Franciszek Bechołnek. Wąwóz pod Ryukanem. Tłumaczyła Jadwiga Bułakowska. Czyta Piotr Olęcki. Wydawnictwo Śląsk. Rok 1966. Nagranie zakładu wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Rok 1987. Prolog. Raoul Dautry minister uzbrojenia armii francuskiej, przyjrzał się bacznie swemu gościowi. Zameldowano mu Le Leblanc'a, artylerzystę, kapitana rezerwy, lecz minister wiedział, że ten siedzący naprzeciw niego mężczyzna w ciemnym ubraniu cywilnym to największy francuski fizyk atomowy, Frédéric Joliot-Curie, odkrywca sztucznej radioaktywności, laureat Nagrody Nobla, dyrektor Laboratorium Chemii Jądrowej w słynnym Collège de France. I że pod kryptonimem Jean Leblanc kieruje jednocześnie pierwszym sektorem Instytutu Badań Wojskowych. Jak przez mgłę przypomniał sobie także, iż dość dawno już dostał od niego obszerne memorandum mówiące o możliwościach skonstruowania nowego rodzaju bomby o znacznie silniejszym działaniu niż wszystko to, czym dotąd dysponuje uzbrojenie armii. Wypadło mu już jednak z pamięci, na czym miała się opierać konstrukcja tej bomby. — Nic nie szkodzi — pomyślał. — Na pewno gość mu sam o tym powie, po to tu przecież przyszedł. Dowiedział się od razu, że J.K.R.I. bowiem swoim zwyczajem, bez zbędnych wstępów, przystąpił do rzeczy. — Bomba atomowa? Pan sądzi, że uda się ją panu skonstruować w pańskim laboratorium? — spytał minister z niedowierzaniem. Rozmowa ta miała miejsce w ostatnim tygodniu października 1939 roku — kiedy to większość francuskiego narodu wierzyła jeszcze, że linia Marinota gwarantuje mu pełne bezpieczeństwo. Kosztowała przecież tyle miliardów. Powinna więc wytrzymać uderzenie, gdyby Hitler ważył się podjąć szaleńczy atak na jej umocnienia. Za tą słynną linią armia francuska stała bezczynnie, podczas gdy likwidowano jej polskiego sprzymierzeńca. Generał był zwolennikiem koncepcji, że Francja za linią Marinota jest bezpieczna. Po co więc opracowywać nowe typy bomb? Elaboratów tego rodzaju, jakie przesłał mu Joliot-Curie, resort jego otrzymywał po kilka dziennie. A już specjalnie, uparcie zasypywał go nimi jakiś szalony pułkownik de Gaulle, twierdząc, że za stałą linią fortyfikacji nowoczesnej wojny wygrać niepodobna, bo do tego celu potrzebne są silne, opancerzone i zmotoryzowane formacje ruchome, których Francja nie posiada. No i oczywiście mocne wsparcie lotnicze, a więc czołgi i samoloty. Tylko, że czołgi i samoloty kosztują masę pieniędzy, a podatnicy już i na linię Marzinota mocno sarkali. Ponieważ sam minister bynajmniej nie pragnął żadnej nowej broni, więc też odpowiedź uczonego obudziła w nim święte oburzenie. — Prawdę powiedziawczy, wcale nie mam ochoty konstruować bomby atomowej — ciągnął poważnie profesor. Jeżeli nasze dotychczasowe obliczenia i wszystkie przeprowadzone doświadczenia są ścisłe, to będzie to wynalazek o tak olbrzymiej niszczącej sile, jakiej świat dotąd nie widział. Więc czegóż pan właściwie chce? Rzucił chłodno minister. Chce nie dopuścić do tego, by bombę taką wyprodukował Hitler. Minister przyjrzał mu się podejrzliwie. A jakże pan to potrafi zrobić? Czyż w Niemczech nie mają fizyków atomowych? Zorientował się jednak, że ton jego wcale nie jest uprzejmy. — Oczywiście wiem, że nie mają tam człowieka pańskiego formatu, profesorze — dodał szybko. Żuliotki rimachnął lekceważąco ręką. — Odpowiem krótko, panie ministrze. Tak pański, jak i mój czas, jest drogi. Będę mówił możliwie najprościej. — Niech pan weźmie metaliczny uran lub jakąś czystą sól uranową i włoży to do ciężkiej wody. Co to jest ciężka woda? Minister już wiedział. Nie tak dawno prasa o tym pisała, aż do znudzenia, więc w pamięci laika utkwiła informacja, że woda ta, zawierająca ciężki wodór, deuter, droższa jest niż gwarantowany prawdziwy koniak z czasów Wielkiego Cesarstwa i że jest jej na świecie wszystkiego parę tuzinów butelek. Co się wówczas stanie? ciągnął Joliot Kiri. Przypadkowy neutron, mała elementarna cząstka materii. Dostawszy się tu z zewnątrz, rozszczepi jakieś jądro atomowe uranu, wyrzucając z niego już dwa lub trzy neutrony. Te zaś będą rozszczepiać dalsze jądra atomów, a przy każdym takim rozszczepianiu wyzwalać się będzie z jądra energia oraz nowe neutrony. Cały ten proces będzie się rozrastał ze straszliwą prędkością lawiny. W ciągu małego ułamka sekundy z atomu wyzwoli się tyle energii, iż starczy jej na zniszczenie całego miasta. Na twarzy ministra pojawił się wyraz zdumienia. Wnet jednak powróciło poprzednie niedowierzanie. Jakąż rolę w tym wszystkim gra ciężka woda? Przeszedł na techniczną stronę problemu. Joliot Kirii uśmiechnął się zadowolony. Minister sam dotarł do punktu, do którego chciał go doprowadzić. Bez niej uzyskać się tego nie da, odparł. Jedynie ciężka woda umożliwia taki przebieg całego procesu, jak panu opisałem. Nadają na wyzwolonym z jąder atomowych neutronom tę najbardziej celową prędkość, która pozwala im na dalsze rozszczepianie jąder atomowych uranu. Być może, że da się ją zastąpić jakąś inną substancją, na przykład grafitem, ale badania w tym kierunku są dopiero w stadium początkowym. I tu doszliśmy do sedna problemu. Istnieją jedyne na świecie zakłady produkujące ciężką wodę na skalę techniczną. Dysponują one większym jej zapasem. Mianowicie Norsk Hydro Company w Ryukanie. Sądowałem już tę sprawę. Mają na składzie około 130 litrów ciężkiej wody, które gotowe są nam sprzedać. Jeżeli wodę tę my zakupimy, to nie dostanie jej Hitler a zanim Norwegowie wyprodukują taką samą ilość tej wody, minie rok, a najprawdopodobniej dwa. Gdyby nawet wojna się przeciągnęła i faszystom udało się także skonstruować bombę atomową, to my już będziemy mieli tę bombę jako broń odwetową. W gabinecie zaległa cisza. Joliot Kiry w tej chwili nie miał już nic do powiedzenia. Minister zaś rozmyślał nad całą sprawą. Może istotnie warto. Laureat Nagrody Nobla to przecież nie jakiś fantasta. W tym wypadku, co prawda, minister nie miał racji, bo naukowiec bez imaginacji i wyobraźni nigdy nie osiągnie zasadniczego sukcesu. Ale cóż, minister nie był psychologiem. To wydaje się nawet realne. A ile ta cała woda mogłaby kosztować? Fizyk zawahał się. Przyzwyczajony był już od dawna, że często bardzo i tak skromne dotacje dla laboratorium chemicznego skreślano mu z budżetu, a tu suma, którą miał wymienić, wydawała mu się olbrzymia. Blisko 30 milionów franków, powiedział po namyśle. Minister odetchnął z ulgą. Bałem się, że pan powie 30 miliardów. W ramach wydatków wojennych 30 milionów to kropla w morzu. Dostanie je pan. 130 litrów ciężkiej wody umieszczonych po 5 litrów w 26 aluminiowych butlach znalazło się w sejfie Laboratorium Joliotta w Collège de France. Leżały tam niecałe pół roku, potem zaś wyruszyły w pełno przygód podróż. Tymczasem wypadki na świecie potoczyły się takim torem, jakiego pan minister Raoul Dotry w dzień października, kiedy to joliot Curie przedstawił mu swój projekt, absolutnie nie przewidział. Prawdę powiedziawszy, nie chciał wierzyć nawet agentom drugiego oddziału, kiedy przekazali mu informację, że dnia 6 maja 1940 roku Niemcy sforsowali słynną linię marzinota pod Mobeż i że ich wojska szerokim wachlarzem prą w górę w stronę kanału oraz na zachód w kierunku na zestawioną na prędce linię obronną Łajganda. Urzędy zaczęły ewakuować się z Paryża jako pierwsze poszło wojsko. W tym czasie. Karmiono się jeszcze iluzją, że w najgorszym wypadku można będzie powstrzymać nieprzyjaciela gdzieś na loaży. Dlatego też na punkt zborny obrano Clermont-Ferrand, historyczne miasto Owerni, gdzie ongiś Piotr Pustelnik w płomiennych słowach zapowiedział pierwszą wyprawę krzyżową. Leży ono o jakieś 400 km na południe od Paryża. Tam właśnie profesor joliot curie przewiózł pośpiesznie swoje aparaty, oraz zapas ciężkiej wody, którą pod kryptonimem Produkt Z oddał na przechowanie dyrektorowi Banque de France. A sam, razem z współpracownikami, zaczął na krańcach miasta, w willi Clar logis urządzać jakieś laboratorium zastępcze. Ciężka woda niezbyt długo przebywała w sejfach banku państwowego. Zatroskany dyrektor banku, którego nazwisko nie przeszło jednak do historii, Zaczął nalegać na Żoliota, by przeniósł ją gdzie indziej. Tego rodzaju niezwykły depozyt bankowy zapewne zwraca powszechną uwagę, bo kiedy ludzie raz już o nim zaczną gadać, to wiadomość łatwo dotrzeć może do nieprzyjaciela i itd. Żoliot-Kirill ustąpił i przetransportował ciężką wodę do odległego 15 kilometrów małego miasteczka Rion, gdzie złożył ją w więzieniu państwowym w celi dla najbardziej niebezpiecznych zbrodniarzy. Miało to miejsce pod koniec maja, tymczasem tempo posuwania się Niemców w głąb Francji znacznie wzrosło. Dnia 11 czerwca mieszkańcy Paryża, a wielu spośród nich przed 18 laty przebywało w Moguncji, wchodząc w skład zwycięskiej francuskiej armii okupacyjnej, byli świadkami momentu, gdy hitlerowskie czołgi z łoskotem wdzierały się na wielkie bulwary miasta. W nocy z dnia 16 na 17 czerwca w willi Clar Nikt prawie nie spał. Jak pisze przyjaciel i biograf profesora Henri Bikal, Żoliotki RI naradzał się z najbliższymi współpracownikami. Jednym z nich był Polak Lew Kowarski, później dyrektor Międzynarodowego Instytutu Badań Jądrowych CERN pod Genewą. Drugim zaś syn fizyka szwajcarskiego narodowości niemieckiej Hans von Halban junior. Co dalej? Nikt już nie wierzył, że Francja zdoła uniknąć okupacji. Jak prowadzić dalsze badania, kto ma iść na emigrację do Wielkiej Brytanii i tam prowadzić dalej pracę, a kto ma pozostać, przygotować się do nowych obowiązków, do nowych form obrony? Ostatecznie zapadła decyzja, że tym ostatnim a los jego był nie do pozazdroszczenia miał być „Joliot-Chierry, Wemigrować zaś mieli Kowarski i Halban, a pierwszym ich zadaniem było ratowanie ciężkiej wody. Załadowali ją na małą wojskową ciężarówkę i sami ruszyli za nią filigranowym osobowym autem Halbana. Wojskowe auto osobowe torowało im drogę. Wiodące na południe szosy zapchane były wozami i pieszymi uciekinierami, łudzącymi się nadzieją, że gdzieś tam daleko, na południu Francji, znajdzie się takie miejsce, dokąd hordy hitlerowskie nie dotrą. Samochód z drogocennym ładunkiem i jego konwojenci kierowali się do Bordeaux. Dotarli tam dnia 17 czerwca przed północą. Tej samej jeszcze nocy załadowali ciężką wodę i sami weszli na pokład brytyjskiego parowca Brum Park. Następnego dnia pożegnali swego szefa i przyjaciela profesora joliot Kiry. Broom Park podniósł kotwicę, owłos uniknął w zatoce Royal najechania na minę i wreszcie 21 czerwca bez przeszkód wpłynął do brytyjskiego portu Southampton. Tego samego właśnie dnia Francja podpisała bezwarunkową kapitulację. Kowarski i Halban nie przypuszczali wówczas, że głos profesora Joliotta następny raz usłyszą dopiero 12 stycznia 1946 roku w rozmowie telefonicznej między Londynem i Paryżem. Joliot-Kiri w rozmowie swej z ministrem Dottry popełnił dwie omyłki. Łatwo je obie usprawiedliwić. Pierwsza polegała na tym, że nie przewidział możliwości okupacji Norwegii. Niemcy opanowawszy zakłady Norsk Hydro, zmusili je do zwiększenia produkcji ciężkiej wody. Drugi raz żołnierzy popełnił błąd, nie biorąc pod uwagę etyki kapitalistycznego kupca, który nigdy nie sprzeda całego zapasu posiadanego towaru za najlepszą nawet cenę, zwłaszcza gdy podejrzewa, że zainteresowanie tym towarem znacznie wzrośnie. Owe 130 litrów, które w listopadzie 1939 roku Joliot Kirina był w Ryukanie, nie wyczerpały pełnego zapasu ciężkiej wody zakładów Norsk Hydro. Pozostała jeszcze cysterna zawierająca całe 300 litrów. I o nie właśnie rozpętała się walka między sprzymierzonymi i hitlerowcami. Rozdział pierwszy Erik Dahl, naczelny inżynier Norsk Hydro, stojąc przy oknie swego gabinetu, nerwowo przyciskał rozpalone czoło do chłodnej szyby. Był przekonany, że coś się święci, po cóż inaczej Niemcy żądaliby wydania wszystkich raportów i wykazów produkcji za rok 1939, od diagramów zużycia prądu aż po listy płac personelu całego kompleksu zakładów w Ryukanie. Wsłuchując się w dudnienie maszyn, które łagodnym rytmem drga niosło się po siedmiopiętrowym budynku, wspominało owo piekło, jakie rozpętało się tu niedawno. Dnia 27 lutego grupa komandosów wysadziła w powietrze główny kabel zasilający oraz większość zbiorników elektrolitu. Minęło blisko pół roku, nim zdołano znów uruchomić fabrykę. Sam głównodowodzący, generał Nikolaus von Falkenhorst. Zjechał na śledztwo w sprawie wypadku, a z nim cała sfora gestapowców, najwytrawniejszych fachowców ze sztabu Himmlera. Cała dywizja Wehrmachtu szperała po górach, szukając sprawców. Wysiłki ich jednak były daremne, co dla Dala stanowiło wielką satysfakcję, mimo iż w pierwszej chwili cała ta burza zwaliła się na jego głowę. Prowadzone w Oslo przeciw niemu śledztwo trwało dwa miesiące. W więzieniu obchodzono się z nim przyzwoicie. Niemcy w Norwegii starali się w ogóle zachowywać poprawnie, by w ten sposób ułatwić zadanie zdrajcy Kisslingowi. Po dwóch miesiącach Dala wypuszczono. Mało tego. Przywrócono mu dawne kierownicze stanowisko. Od wielu już lat był naczelnym inżynierem. Niełatwo znaleźliby następcę na jego miejsce. Ale gdyby wiedzieli, zresztą może wiedzą, po cóż żądaliby całego materiału dokumentacyjnego z 1939 roku. Niespokojne spojrzenie inżyniera ogarnęło rozległy widok rozciągający się przed oknem. Leżała przed nim znaczna część miasteczka Ryukan, liczącego obecnie 15 tysięcy mieszkańców. Dwa razy tyle niemal co przed wojną. Wszędzie, gdzie się tylko dało, rosły domy mieszkalne. Całą kotlinę i przylegające do niej zbocza, wysoko w górę aż pod starą elektrownię Femorg, pokryły domki pracowników. Najgęściej skupiały się w dole, po obu brzegach rzeki Mane, przy oddziałach fabryk dla produkcji saletry i soli azotowych. Dal nagle spochmurniał i odwrócił się zniechęcony. Na gmachu rządowym przy moście powiewała flaga ze swastyką. Skierował wzrok w górę, nad ciemną bryłę skał porośniętych melancholiną zielenią drzew iglastych. Z daleka niby wąska, srebrzysta wstęga – Połyskiwał Ryukan Foss. Wysoki na 350 stóp wodospad. Poprzez zieleń prześwitywał dach elektrowni Femorg. Pracował już tu, gdy ją budowano, jakże to dawno, 20 lat może i więcej. Wtedy był to tylko wodospad i jeden drewniany pensjonat, tam, gdzie dziś stoi nowoczesny hotel Krokan, zamieszkały przez rodziny niemieckich oficerów. Spojrzenie dala pobiegło nieco niżej. Zatrzymało się na Grupie Wysokich Sosen. Kiedy wybudowano Femorg, napędzając turbinę elektrowni olbrzymią masą wody doprowadzaną z wodospadu, okazało się, że ponad połowa jego wód jest niewykorzystana. Obliczono, że zbudowawszy drugą taką elektrownię, można by uzyskać dalsze 150 tysięcy koni mechanicznych energii elektrycznej, gdyby tylko zbytekowych wód uchwycić, zgromadzić i przeprowadzić przez nowy spad. Dość było wokoło odpowiednich zboczy górskich, a także i dolin, nadających się na wielki sztuczny zbiornik wodny. Przebito w skałach tunel trzymilowej długości. Skierowano doń wodę odpływającą z elektrowni femorg, wprowadzając ją na nową, karkołomną drogę dla uzyskania w ten sposób mocy do napędu dalszych turbin. Z tych czasów pozostało w skałach wiele mniejszych szczelin oraz grot, używanych tymczasowo jako składy. W pierwszym rzędzie do magazynowania materiałów wybuchowych i narzędzi. Jedna z nich od dawna zapomniana kryła się za ową grupą wysokich sosen, ku którym teraz wzrok dala biegł jakby przyciągany magnesem. Istniała po temu konkretna przyczyna. Owej tragicznej nocy, kiedy Hitler zaatakował Norwegię, trzej mężczyźni w tej właśnie małej grocie skalnej, gdzie poniewierał się jakiś pusty bak po kwasie siarkowym. Ukryli cały pozostały zapas ciężkiej wody wyprodukowany ubiegłego roku. Jednym z tych mężczyzn był Erik Dahl. Pomagali mu dwaj dawni pracownicy zakładów mechanicy Oskar Thornberg i Finn Hansen. Smutny był fakt, że w imprezę tę nie mógł wtajemniczyć więcej ludzi. Lecz kraj roił się wprost od agentów piątej kolumny inaczej faszyści nie byliby go opanowali tak łatwo. Mimo iż, że. Ze tysięcznej armii zdołano zmobilizować zaledwie połowę. Nie, faktycznie niepodobna było obdarzyć pełnym zaufaniem nikogo prócz tych dwóch dawnych pracowników. Wykonanie zadania było bardzo trudne. 350 litrów ciężkiej wody trzeba było przenieść do ukrytego w grocie zbiornika, a wejście zabezpieczyć tak, by nikt go nie znalazł. Leżał więc ukryty w skałach zakonspirowany skarb, prawdziwy skarb, tak pod względem wartości, jak i znaczenia. Przed wojną każda kropla ciężkiej wody warta była 10 ery, a litr kosztował 2500 koron norweskich. Produkowały ją jedyne na świecie zakłady w Ryukanie. Nie robili jej ani Amerykanie, ani Niemcy. W skałach tych więc tkwił niezbędny czynnik reakcji nuklearnych, konieczny do produkcji energii atomowej, ów zasadniczy element, którego tak bardzo brak było sprzymierzonym, a niepodobna go było czymkolwiek zastąpić. Niemcom nie brak było ciężkiej wody. Zmusili Norsk Hydro do zwiększenia produkcji. Zamiast 20 litrów miesięcznie otrzymywali teraz 80 lub nawet 100. Mimo, że akcja sabotażowa zdołała na pół roku unieruchomić fabrykę, że na jeziorze Tin zatopiła statek z ładunkiem ciężkiej wody, to jednak w rękach hitlerowców pozostało jej jeszcze dosyć, by zgotować światu kataklizm przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię. Ileż oni tego już wywieźli? Inżynier odszedł od okna, wyjął z kieszeni notatnik, zaczął odczytywać ledwie widoczne, zaszyfrowane, porozmieszczane na różnych stronach zapiski. Ponad dwa tysiące litrów. Ilość ta obudziła w nim przerażenie, zaczął sprawdzać raz jeszcze. Naraz rozległo się głośne pukanie do drzwi, szybko wsunął notatnik do kieszeni. Czas był najwyższy, drzwi się otwarły, zanim jeszcze zdołał zawołać wejść. Pierwszy wszedł szczupły oficer w mundurze Obersturm SS, podniósł rękę w hitlerowskim ukłonie. Idący za nim cywil niewolniczo zawtórował mu okrzykiem Heil Hitler. Dal skłonił się bez słowa. Gości swoich znał doskonale. Pierwszym był inżynier sprawujący nadzór nad Norsk Hydro Hans Kepfen, drugim rodak Dala, kislingowiec Arne Brun, naczelny inspektor zakładu w Dukanie. Poprosił ich, by usiedli i zapytało o cel wizyty. Niemiec usiadł i nonszalancko założył nogę na nogę. Uśmiechający się kwaśno Brun sam poprowadził całą rozmowę. Kepfen nie wtrącał się zupełnie, mimo że rozmawiali w języku niemieckim. Siedział nieruchomo, lecz zimne, nieludzkie wprost spojrzenie jego szarych oczu zaczynało inżyniera denerwować. Chcielibyśmy obejrzeć pewne dokumenty z 39 roku zaczął układnie naczelny inspektor. Bardzo żałuję, ale wszystkie dokumenty już przed paru tygodniami zabrał obecny tutaj pan Obersturmbannfuhrer. Odparł spokojnie dal, zwracając się w stronę oficera. Kapfen uśmiechnął się, a ten nieznaczny ruch mięśni dziwnie jakoś zmienił mu na chwilę twarz. Był to człowiek przystojny, lecz tylko połowa jego twarzy miała regularne rysy, druga połowa natomiast była zniekształcona blizną po cięciu szablą. Kiedy się uśmiechał, ta druga część twarzy przybierała jakiś szatański wyraz. Brun odkrząknął. Nie, nie wszystkie. Księga główna z danymi co do sprzedaży ciężkiej wody pozostała w fabryce. Dal sekundę się zawahał, potem podszedł do biurka, otworzył je płaskim kluczem i bez słowa położył na stole wielką oprawną w skórę księgę. Brun szybko ją otworzył i zaczął wertować strony. O, jest tutaj! zawołał, wskazując palcem jakąś pozycję. Oficer nie zdradził najmniejszego zainteresowania, jakby z góry wiedział, co tam znajdą. Dnia 18 listopada sprzedano konsulatowi francuskiemu 130 litrów. Wodę odebrał dnia 21 listopada pan Hans von Halban junior. Dowód odbioru w załączeniu, czytał szybko inspektor. Kto to jest ten. Hans von Halban młodszy. Nazwisko brzmi zupełnie po niemiecku. Szwajcar, współpracownik profesora Joliotta z Paryża, syn znanego fizyka, wyjaśniał obojętnie dal. A dlaczegoż tyle ciężkiej wody sprzedano Francuzom? To mogłoby wyjaśnić panu Ministerstwo Handlu w Oslo. My, jak panu dobrze wiadomo, nie zajmujemy się handlową stroną zakładów, odpowiedział dal. Lekka ironia kryjąca się w jego słowach rozdrażniła kislingowca. Ale i poza tą poważną pozycją dane biura sprzedaży nie zgadzają się z ilością zużytej energii, z poczerwieniałą ze złości twarzą. Rok 1939 obfitował w dużej ilości opadów. Przybór wody był znacznie wyższy od normalnego. Musieliście przecież wyprodukować znacznie. Oficer zakaszlał ostrzegawczo, Brun zamilkł. Dal podwoił czujność. Nerwy miał napięte do ostateczności. W raportach produkcji nie ma żadnych luk, powiedział bez pośpiechu. Kepfen uśmiechnął się znowu i podniósł się energicznie. Jutro rano o dziesiątej zgłosi się pan w komendanturze. Rzucił szorstko dalowi i nieznacznym ruchem ręki, zaznaczywszy coś w rodzaju ukłonu wyszedł. Bron ruszył za nim. Po ich odejściu w myślach dala zapanował chaos. Wiedział, co oznacza polecenie kepfena. Oto stanął twarzą w twarz z kryzysem, którego spodziewał się od dawna. Jakie to szczęście, że nie ma przy nim najbliższych, że ulokował ich daleko na północy, gdzie nikt ich nie zna. I władze nie znały miejsca ich pobytu. Bradzaś zameldował całą rodzinę pod panińskim nazwiskiem żony. Lepiej było się zabezpieczyć. Wiadomo przecież, hitlerowcy potrafią mścić się na niewinnych. W protektoracie Czech i Moraw, w odwet za zamach na Heidricha, zastępcę wielkorządcy z ramienia Rzeszy Niemieckiej... Rozstrzeliwano nawet czternastoletnie dzieci. Cios uderzy tylko w niego, rodziny nie dosięgnie. Szybko odzyskał równowagę. Trzeba było załatwić jeszcze sprawy wielkiej wagi. Sprzymierzeni muszą się dowiedzieć, gdzie jest ukryty zapas ciężkiej wody. Dawno już starał się nawiązać kontakt z norweskim podziemiem, ale w Ryukanie nie było potem żadnych możliwości. Wszędzie tylko wierni współpracownicy premiera Zdrajcy, majora Fitkuna Kislinga. Jeżeli wsadzą mnie do więzienia, mruknął do siebie, a nie miał najmniejszych wątpliwości, że go wsadzą, to wszystko przepadnie. Wzburzony krążył po gabinecie. W kątach cienie kończącego się chmurnego październikowego dnia ciemniały coraz bardziej. Nie, jeszcze nie wszystko stracone jest. Przecież Oskar jest fin. Wystarczy, gdy przekroczą pobliską granicę szwedzką i przekażą wiadomość w brytyjskim lub amerykańskim konsulacie. Czynił sobie gorzkie wyrzuty, że już dawniej sam tego nie zrobił. Wreszcie energicznie machnął ręką. Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Czas był najwyższy napisać odpowiedni meldunek o całej sprawie, bo zwykłemu mechanikowi mogą przecież nie uwierzyć. Wiadomość trzeba zaszyfrować, najlepiej, by ten, kto ją będzie przenosił, nie znał ani szyfru, ani treści całej sprawy. Sprzymierzeń mają przecież specjalistów od rozwiązywania szyfrów. A klucz znajdą sobie sami. Tak, ale przyszło mu nagle na myśl, także i hitlerowcy mają fachowców od szyfrów. Zaniepokoił się. No więc dobrze, trzeba napisać tak, by nikt tego nie mógł odczytać, a klucz przekazać Oskarowi lub Finowi. Jeżeli jednak złapie ich gestapo, podobno mają szatańskie metody zmuszania ludzi do mówienia. Tak czy inaczej trzeba zaryzykować, szepnął podchodząc do szafy z książkami. Wyciągnął pierwszą, jaka wpadła mu pod rękę i otworzył na chybił trafił. Usiadłszy przy biurku, napisał notatkę po angielsku. Ten zwięzły język najlepiej nadawał się do tego celu. Wykreśliwszy wszelkie zbędne słowa, zaczął starannie przepisywać tekst za pomocą cyfr, dokładnie obliczając linijki i litery w książce. Praca szła powoli, ale kartka w notatniku zapełniała się cyframi. Gdy wreszcie skończył, otarł pot z czoła, dokładnie wbił sobie w pamięć kartę tytułową książki i odłożył ją na półkę w bibliotece. Gdy zamykał szafę, przeraźliwy jęk syren ogłosił alarm. Schwyciwszy notatnik szybko wybiegł z gabinetu. Biegł długim korytarzem. Już na schodach prowadzących do schronu przypomniał sobie, że kartka z angielskim raportem została w gabinecie. Zawrócił i pognał z powrotem, biorąc po trzy stopnie naraz. Wkoło słuchać już było pierwsze salwy dział przeciwlotniczych. Spojrzawszy w przelocie przez okno, zauważył deszcz listków staniolu, którym lotnicy sprzymierzonych bronili się przed działaniem radaru. Wysoko nad górami motory samolotów grały już swoją złowrogą pieśń. Naraz ogłuszający trzask, jakby uderzył piorun, a potem drugi trzeci. Już huk bomb rozlegał się niemal bezustannie. Potężny gmach trząsł się w posadach. Dal opanował zdenerwowanie, porwał bielejącą na biurku kartkę i podpalił ją nad popielniczką. Zanim jeszcze zgasła trzymana w ręce zapałka, potężna detonacja rzuciła go na kolana, pokój zapełnił się kurzem, jakaś drzazga z rozbitego mebla zraniła go w czoło. Zupełnie ogłuszony, podniósł się powoli. Po dobrej chwili dopiero przytomniał. Trafili w sam gmach. Ogarnięty paniką rzucił się ku drzwiom, lecz daremnie próbował nacisnąć klamkę. Wstrząs zablokował drzwi tak mocno, jakby je kto z zewnątrz zamknął na zasuwę. Próbował nacisnąć na drzwi najpierw ramieniem potem całym ciałem. Musi się jakoś wydostać. Bomby wybuchały nieustannie tuż obok. Odcinek drugi. Dopiero gdy kolejny wybuch celnej bomby targnął gmachem aż do samych fundamentów, drzwi się otworzyły. Bomba, która zdemolowała jego gabinet, wpadła przez sufit sąsiedniego pokoju, lecz wybuchła gdzieś na niższym piętrze. Inżynier z trudem przedarł się przez gruzy, wydostał się na ciemny korytarz. Drogę znał dobrze, światło nie było mu potrzebne. Potykając się o kawałki rozwalonych murów, bez przeszkód dotarł do schodów. Teraz wybuchy bomb i dudnienie artylerii przeciwlotniczej słychać było bardzo wyraźnie, z czego wywnioskował, że budynek musiał odnieść poważne uszkodzenia że uległy przebiciu także ściany nośne. Zszedł tylko piętro niżej. Dalej schody wisiały już w powietrzu. Spojrzał przez barierę. Dostrzegł olbrzymią stertę gruzów i zawalone konstrukcje żelazne. — Tędy się nie przedostanę — rzekł do siebie i zawrócił na wyższe piętro. Bombardowanie przycichło na chwilę. Ponad inne odgłosy wybijał się głuchy huk dział przeciwlotniczych. Dal odszukał tylne schody służbowe — i szybko zaczął schodzić w dół. Ale i one uszkodzone były poważnie. Chwilami stopnie chwiały mu się pod stopami. Jednakże mimo to przedostał się bez wypadku na małe podwórko. Przeskoczył je szybko w poprzek i wpadł do niskiego korytarza, skąd odgałęzienie wiodło do podziemnego schronu. Tam natknął się jednak na tak olbrzymi zwał zniszczonych murów, że musiał zawrócić. Wyglądało na to, że bombardowanie zmieniło cały siedmiopiętrowy gmach w labirynt, z którego nie ma już drogi wyjścia. Inżynier stał przytulony do ściany, lecz i tu także gwizdały przelatujące odłamki pocisków przeciwlotniczych. Zanim jeszcze zdecydował się przejść na przeciwległy korytarz, by stamtąd okrężną drogą przez wyższe piętra przedostać się do schronu, nadleciała nowa fala bombowców. W małe, zamknięte wysokimi ścianami podwórko wdarły się serię potężnych detonacji. Dal miał wrażenie, że stoi na dnie olbrzymiego komina. Wysoki słup powietrza nad jego głową wibrował tak ogłuszającym łoskotem i tak naciskał na bębenki uszne, iż obawiał się, że lada chwila pęknął. Zupełnie ogłuszony przez chwilę stało parto ścianę. Krew ze skaloczonego drzazgą czoła wciąż spływała po twarzy. Machinalnie otarł ją rękawem i znów ruszył w stronę schronu. Wędrował przez długie, całkowicie opustoszałe korytarze, wypatrując tylko strzałek wskazujących drogę do schronu. Miał uczucie, że to bombardowanie trwa strasznie długo. Gdy przy małym, okratowanym okienku, przez które wpadał odblask pożarów, rzucił okiem na zegarek, zdumiał się. Od chwili ogłoszenia alarmu płynęło niecałych 15 minut. Po długim krążeniu strzałki doprowadziły go wreszcie do leżącego już poza obrębem budynku schronu numer 6. Z którego korzystała również sąsiednia fabryka azotanów. U wejścia siedzieli werkszuce z karabinami przy nogach. Te szczury zawsze pierwsze w schronach, mroknął Dal, wchodząc do niskiej podziemnej izby z ustawionymi pod ścianami ławkami. W schronie zastał już ludzi z azotanów, ale też i swoich pracowników z zakładu elektrolizy. Kiedy przechodził obok jednego z kierowników oddziałów, ten obrzucił go tylko obojętnym spojrzeniem. W pierwszej chwili fakt ten go zastanowił. Wnet jednak zorientował się, że umazana krwią twarz i zasypane kurzem wapiennym ubranie spowodowały, iż tamten absolutnie go nie poznał. Podszedł do grupki robotników sąsiedniej fabryki. Oberwaliście kolego, zaczepił go jeden z nich. Zejdźcie na opatrunek, tam jest punkt sanitarny. Wskazał na odgrodzony szarą zasłoną przeciwległy kąt izby. Szkoda zachodu, tylko zadrapanie, odpowiedział mu Dal, kręcąc głową. A skąd i idziecie? Zainteresował się robotnik. Z głównego zakładu elektrolizy. No, tam poszło dobrych kilka bomb. Gadali przed chwilą w werkszczuce, że podobno został tam pod gruzami naczelny inżynier Erik Dal. Szkoda go, porządny był chłop. Zaskoczony Dal już otwierał usta, by sprostać wiadomość, ale na dźwięk dobiegających z sąsiedniej grupy słów postanowił zmilczeć. — A ja ci mówię, że podstacja numer dwa też tak oberwała, że żywa dusza stamtąd nie wyszła. Szkoda gadać — twierdził kategorycznie jakiś starszy mężczyzna w kombinezonie. Dokoła odezwały się głosy sprzeciwu. — Przecież ja znam język niemiecki, a skoro to mówił komendant Werkszuców, to chyba musiał wiedzieć — irytował się starszy robotnik, któremu tamci nie chcieli wierzyć. Dal przyjrzał mu się uważnie. Poznał jednego z konfidentów naczelnego inspektora. To Amerykanie rzucają to nowe bomby. Zaraz w parę minut, jak tylko nadlecieli, wpakowali bombę w sam środek podstacji numer 2. Jakiś bydlak zdrajca musiał dostarczyć wrogom plany zakładów, oburzał się Monter, patriota. A ilu tam było naszych ludzi? Zainteresował się robotnik, który przed chwilą rozmawiał z Dalem. Inżynier mógłby go poinformować zupełnie dokładnie, ponieważ podstacja numer dwa, wytwarzająca połowę całej mocy elektrycznej dla Ryukanu. Od czasu, gdy Niemcy zwiększyli dziesięciokrotnie produkcję ciężkiej wody, pracowała wyłącznie dla jego zakładu. Coś jednak nie pozwoliło mu otworzyć ust. Wiedział, że w skład załogi podstacji wchodzili obaj jego przyjaciele Oskar Thornberg i Finn Hansen. Obaj więc zginęli. Już żaden z nich nie zawiezie informacji o ciężkiej wodzie do Szwecji. I nagle w umyśle Dala zrodziła się nowa myśl. Odsunęła wszystkie inne na plan dalszy. Skupił się. Rozważał szybko i logicznie. Jutro wsadzą go do więzienia, to pewne. A tym samym koniec nadziei, by można było powiadomić sprzymierzonych o zapasie ciężkiej wody. Jak to ten robotnik opowiadał, co słyszał od jakiegoś werkszuca, że podobno pod gruzami głównego bloku zginął naczelny inżynier. Dal przekonany był, że wersja ta przenoszona jak wszystkie inne z ust do ust rozniesie się natychmiast po całym ryukanie, a przez stałe powtarzanie nabierze walorów prawdy. Dzięki temu otwierała się przed nim wąska szczelina, przez którą mógł próbować ucieczki. Przed chwilą nie poznał go jeden z jego własnych pracowników. Powoli cofnął się od grupy w cień, przygarbił się, wciągnął głowę między ramiona. Oszczędnymi ruchami rozmazał jeszcze bardziej wapno na ubraniu, by uniemożliwić rozpoznanie jego koloru. Potem, wsparty o ścianę, czekał końca nalotu. Do leżącego głęboko pod ziemią schronu dźwięki docierały dość słabo, wciąż jednak słychać było jeszcze wybuchy i strzelaninę. Wychodzenie ze schronu było zabronione, nie pozostawało więc nic innego jak czekać. Nareszcie dzwonek oznajmił koniec alarmu. Robotnicy zaczęli tłoczyć się przy wyjściu. Dal nie śpieszył się. Wyszedł jako jeden z ostatnich. Gdy po przejściu długiego korytarza znalazł się na dworze, dokoła panowała już noc. Tylko niebo rozświetlały jaskrawe łuny licznych pożarów. Rozdział drugi Na drogach pełno było ludzi. Wszyscy biegli do pożarów. Paliła się głównie wschodnia część miasta, dzielnica mieszkaniowa. Niepoznany przez nikogo dal łatwo zgubił się w biegnącym tłumie. Po drodze przyglądał się, jak duże szkody poczyniło bombardowanie. Jego oddział leżał do połowy w gruzach. Lecz takie szkody, jak dobrze wiedział, łatwo było naprawić. O ile oczywiście zniszczenie nie dosięgło podziemnych hal elektrolizy. Gorzej będzie wyglądała sprawa, jeżeli istotnie latającym fortecom udało się zrównać z ziemią pod stację numer dwa, jak to twierdził przed chwilą ów przyjaciel Niemców. W takim wypadku produkcji ciężkiej wody nie uda się uruchomić nawet za trzy kwartały, a do tego czasu może i wojna się skończy, rozmyślał inżynier po drodze. Z początkiem roku armia Paulusa została na dobre wykończona pod Stalingradem, co budziło przekonanie, że po takim ciosie Niemcy już się nie pozbierają. Rosjanie naciskali na potężne armie niemieckie, spychając je coraz bardziej na zachód. Akcja rozwijała się powoli. Hitlerowcy wciąż jeszcze są zuchwali i pewni siebie, ale sytuacja ich jest kiepska. Drugi front mógłby przyspieszyć ich zagładę lub chociażby bomba atomowa. Snując takie myśli, inżynier Dahl szedł wąską, krętą ścieżką na lewym brzegu rzeki Mene, gdzie mieszkał. W pewnej chwili niespokojnie obejrzał się za siebie. Wysoko na zboczu w blasku pożarów połyskiwały czerwienią trzypnie sosen. Strzegących wejścia do groty, gdzie schowana była cysterna z ciężką wodą. Jasz roześmiał się z własnego niepokoju. Skawy dobrze chroniły płynny skarb, nawet to nowe bomby nic bytu nie wskurały. Mieszkał na zachodnim krańcu miasta w pięknej, jednopiętrowej kamiennej willi oddzielonej ogrodem od innych domów, zajmowanych wyłącznie przez pracowników fabryk Norsk Hydro. Skupił całą uwagę, by przy wejściu do domu nikt go nie zauważył, ale okazało się, że wszelka ostrożność była niepotrzebna. W tej części Ryukanu nie było żywego ducha. Ludzie kręcili się na drugim końcu miasta przy gaszeniu pożarów. Wiedział, że w domu nikt na niego nie czeka. Od czasu rozstania się z rodziną jadał w stołówce zakładowej, a do willi tylko rano przychodziła na godzinę stara posługaczka, by posprzątać mieszkanie. Jakież to szczęście, że na wiosnę po wyjściu z więzienia śledczego wysłał rodzinę. Nie trzeba dziś będzie odpowiadać na żadne pytania, udzielać żadnych wyjaśnień. Gdy cichutko otwierał furtkę w płocie, na ulicach było zupełnie ciemno. Zaciemnienia w ryjukanie przestrzegano bowiem bardzo szurowo. Przebiegł szybko chodnikiem między grządkami i otworzył drzwi do willi. Po raz pierwszy życzliwie ocenił srogie przepisy o zaciemnianiu. Mógł bowiem za zasłoniętymi oknami zaświecić pełne światło. Uśmiechnął się do siebie na myśl, że przecież Niemcy, wyznaczając kary za złe zaciemnianie, ułatwiają pracę pod ziemią. Przebrał się w nowy garnitur sportowy przygotowany na narty, choć nie miał jeszcze czasu go nałożyć. Zamiast jeździć na nartach, siedział w więzieniu śledczym. Ale co zrobić ze starym ubraniem, które właśnie zdjął z siebie? Było bardzo prawdopodobne, ba nawet pewne, że jeżeli Niemcy uwierzą wersji, iż zginą pod gruzami fabryki, to i tak w jego mieszkaniu przeprowadzą rewizję. W domu nie było kotła do centralnego ogrzewania, gdzie można by spalić ubranie. Wille, tak jak wszystkie inne domy w Wiukanie, ogrzewał prąd elektryczny. Nie pozostawało nic innego, jak ubranie zabrać ze sobą. Stanowiło ono główną zawartość jego plecaka. Mimo umycia twarzy wodą, rana już nie krwawiła. Zalepił ją niewidocznym plastrem. Rzut oka w lustro nasunął mu myśl, że powinien jakoś zmienić swój wygląd zewnętrzny. Bez namysłu zrezygnował z ciemnych okularów przeciwsłonecznych ulubionego rekwizytu wielu powieści. Zwracają tylko uwagę, takiego człowieka każdy łatwiej zapamięta. Warto by przyczernić szpakowaty wąsik pod nosem. No i włosy na schroniach, ale nie było czym. Machnął więc ręką i kończył przygotowania do drogi. Przy pracy połykał zawartość jakiejś puszki, którą w przelocie wziął ze spiżarni. Nic nie jadł od południa. Wrócił także do plecaka parę konserw, zapakował kilka sztuk bielizny. Kontrolował się dokładnie, by nie zostawić w mieszkaniu nieładu ani żadnych śladów. Do tego rodzaju spraw posługaczki miewają zwykle dobrego nosa. Łatwo potrafią rozpoznać, co się od ostatniego sprzątania zmieniło. Odsunął ciężkie biurko, podważył z cyzorykiem mały kwadrat parkietu, miał tu w skrytce trochę funtów angielskich, pistolet i kilka magazynków. Wszystko to rozmieścił po kieszeniach i bardzo starannie ustawił znowu meble na dawnym miejscu. Wydobył z biblioteki przewodnik po Norwegii i Szwecji, wydarł mapy, które mogły mu być potrzebne. Starał się, by nie zostawić śladów wydarcia, potem książkę postawił na dawnym miejscu. Usiadłszy przy stole, zaczął opracowywać swą trasę. Już miał podkreślić zielonym ołówkiem miejscowości, przez które powinien przechodzić, gdy nagle coś sobie przypomniał. Zamyślił się, odłożył ołówek na to samo miejsce, skąd go wziął. Przed sabotażem w lutym na północy w górach spadły dwa samoloty typu Halifax, zaopatrzone w płozy. W szczątkach samolotów Niemcy znaleźli mapę, na której lotnik czerwonym kółkiem wyraźnie zaznaczył zakłady Norsk Hydro w Ryukanie. To wystarczyłoby zarządzić alarm. A jeśli mimo to atak komandosów częściowo się powiódł, to chyba jeszcze jeden więcej dowód, że tak ludźmi jak wypadkami rządzi los. Długo i uważnie wpatrywał się w mapy. Wszystko zależało od właściwie obranej trasy ucieczki. Najbliżej do Szwecji było koleją przez oslo, ale też ta droga była najbardziej strzeżona. Dla człowieka z papierami na własne nazwisko była absolutnie nie do przyjęcia. W pociągach stale przeprowadzano kontrolę, a nawet najgłupszemu z gestapowców inżynier z Ryukanu jadący w stronę granicy szwedzkiej musiałby się wydać podejrzany. Druga droga do granicy stwarzała lepsze szanse ucieczki, ale po chwili namysłu i ją odrzucił także. Przede wszystkim musiałby przepłynąć całe niemal jezioro Tin, po którym krążyły statki z Norsk Hydro i kręciło się sporo pracowników, a ci dobrze go znali. Bez jakiegoś przebrania nie warto było nawet próbować. Potem parę godzin jazdy pociągiem, mniej uczęszczaną linią na południe do wybrzeża, a tam z Larvik można już było żaglówką przeprawić się w trzy lub cztery godziny na szwedzki brzeg. Jednakże w tej części wybrzeża nie miał nikogo znajomego, a przy stale zaostrzającej się niemieckiej kontroli żeglugi, aż do najmniejszych pływających jednostek włącznie nie było żadnej szansy najęcia żaglówki. Najpoważniejszą przeszkodą w planie zrealizowania ucieczki był po prostu brak kontaktu z norweskim podziemiem. Niepodobna przecież zaufać pierwszemu lepszemu napotkanemu człowiekowi. Kislingowców było w kraju więcej niż patriotów. Ci niemal wszyscy przedostali się do Anglii. Te myśli zwróciły uwagę Dara na inny problem. Przecież jego właściwe miejsce jest w Anglii, tylko jak się tam dostać? Pełnym zaufaniem darzyć można tylko rodzinę krewnych. Szybko przebiegł w myślach ich skromną listę. Brat prowadzi małe gospodarstwo na północy i pomóc mu w niczym nie może. Dosyć już tego, że ukrywał u siebie żonę i troje dzieci. Ale jest jeszcze cioteczny brat żony, który prowadzi niewielki warsztat szkutniczy we fiordzie Hardanger. Starał się przypomnieć sobie, co właściwie wie o tym człowieku. Nie widział go już cztery lata. Przez ten czas wielu jego rodaków zmieniło swój stosunek do kraju i ludzi. W czasie pierwszej wojny światowej Gustaw woził kontrabandę do kraju Fountanty. Ale wtedy miał 22 lata, a w tamtych czasach nie było chyba Norwega który nie sprzyjałby aliantom zachodnim przeciw Niemcom i związanej z nimi przymierzem Austrii. Ale jaka dziś jest postawa polityczna Gustawa? Co tu długo rozmyślać? Innego wyjścia nie było. Zaczął więc studiować drogę na zachód, wiodącą przez rozległe, bezludne wrzosowiska Hardangeru. Miała ona tę dobrą stronę, że nie groziło mu tam spotkanie z niemieckimi patrolami, chyba żeby natknął się przypadkowo na jakąś specjalną obławę. Ale droga ta była długa i bardzo męcząca. Zegar na wieży pobliskiego kościoła wybijał północ, gdy dal opuszczał willę. Spory kawałek drogi szedł prowadząc rower. Później dopiero przy ostatnich już domkach wskoczył na siodełko. Niebo było ciemne, tylko chwilami blask księżyca przedzierał się przez postrzępione chmury ale inżynierowi światło nie było potrzebne. Drogę do jeziora Miesz znał na pamięć. Często jeździł tędy razem z rodziną. Obliczał, że jeszcze przed świtem dotrze do leżącego nad jeziorem małego portu Miesdamen, skąd wczesnym rankiem odchodzi statek do Lizet na północnym krańcu jeziora. Droga szła mu dość gładko. Nigdzie dotąd nie napotkał nikogo, raz tylko musiał zejść na sam brzeg szosy, gdy obok niego przelatywały motopompy, wracające od pożarów w Ryukanie. Stojąc skulony za krzakiem, widział jak mijały go niby jakieś koszmarne nocne zjawy. Rozmów żadnych nie słyszał. Zmęczone załogi spały. Ruszył za nimi, ale huk motorów szybko przepadł gdzieś w dali. Noc była znów tak cicha jak poprzednio. Przed szóstą Mocno zmęczony wjeżdżał do śpiącego miasteczka. Dojechawszy do małej przystani, stwierdził, że przybył za wcześnie. Statek odchodził dopiero o godzinie ósmej. Wejście na pokład było niemożliwe. Prowadząc rower, zniechęcony rozglądał się, gdzie można by się napić gorącej kawy. Godzina była zbyt wczesna, wszystkie kawiarnie i restauracje jeszcze zamknięte. Już miał zawrócić do przystani i tam usiąść gdzieś na ławce, by trochę odpocząć, gdy nagle z jakiejś bocznej uliczki. Dobiegły go hałasy i dźwięki muzyki. Skręcił i po chwili przystanął przed napisem Finstue. Nie miał ochoty na nocny lokal, ale ponieważ marzył o gorącej kawie, więc wszedł. Za drzwiami od ulicy znajdowały się jeszcze drugie, wahadłowe, i te wepchnęły go do wielkiej, mocno zadymionej sali, gdzie radio daremnie starało się zagłuszyć gwar pijackich głosów. Najchętniej byłby się cofnął, Zauważył bowiem kilku niemieckich żołnierzy, zabawiających się w najlepsze z grupą norweskich cywilów. Lecz było już za późno. Goście winiarni zauważyli go. Skłoniwszy się lekko, rozejrzał się szybko po lokalu i podszedł do narożnego stolika stojącego najdalej od rozkrzyczanego towarzystwa. Przy stoliku siedział niski, barczysty mężczyzna, sądząc po zapachu zalatującym dziwną mieszaniną ryb i dziegciu rybak palił krótką fajkę. Na zapytanie Dala, czy można się przysiąść, skinął tylko głową. Otyły kelner podał Dalowi kawę i kanapki z dorszem. Poproszę o kartki na chleb, powiedział, wyciągając z kieszeni na piersi małe nożyczki. Dal, zmieszany, sięgnął ręką do kieszeni, lecz wydobył ją pustą. Przecież wszystkie kartki oddał w stołówce zakładowej. Przygotowując się do ucieczki, zupełnie zapomniał, że bez tego skrawka zadrukowanego papieru nie będzie mógł zdobyć prawie żadnych produktów spożywczych. Już kelner chciał zabrać kanapki, gdy w sprawę wdał się rybak. Wydobył z kieszeni duży pognieciony arkusz i rzucił go na stół. Niech pan sobie z tego świstka wytnie, ile panu potrzeba mruknął przez zęby. Kiedy Dal mu podziękował, mężczyzna nie odpowiedział ani słowa, tylko mocniej jeszcze pochylił swój potężny nos nad sporym kieliszkiem okowity. Z siedzącego naprzeciwko towarzystwa nikt, zdaje się, tego małego intermed, co nie zauważył, bo temperatura zabawy wzrastała nieustannie. Dal nie interesował się tym zupełnie. Popijał na miastko obrzydliwej, co prawda, lecz przyjemnie rozgrzewającej kawy i łapczywie gryzł czerstwy chleb. Natomiast jego sąsiad oka nie spuszczał z dużego stołu. Dal chwilami miał wrażenie, że spod okazałych, jak u Morsa, wiech szpakowatych wąsów, chwilami padają jakieś epitety. W pewnej chwili podchwycił coś jakby fitkunowskie pluskwy, ale gwar w knajpie był taki, że raczej domyślił się tego niż dosłyszał wyraźnie. Wypiwszy kawę, inżynier zaczął ukradkiem obserwować głośne towarzystwo. Szybko zorientował się, że inicjatorem całej zabawy jest niski, łysawy mężczyzna, porządnie już zalany. Świadczyły o tym szkliste spojrzenia wytrzeszczonych oczu i zachowanie się godne rzeźmieszka. Właśnie ów niski drap demonstrował swą byczą wprost siłę na osobie młodego, dobrze zbudowanego żołnierza. Przytrzymując mu szklankę pełną wódki przy ustach zmuszał do wypicia, mimo iż tamten bronił się wszelkimi siłami. Owym bohaterskim wyczynom siłacza towarzyszyły wrzaski zachwytu podpitego towarzystwa. Przez cały ten hałas i gwar przebijały się z radia dźwięki hałaśliwego marsza wojskowego. W pewnej chwili jeden z mniej pijanych żołnierzy zauważył, że za chwilę Berlin będzie nadawał dziennik poranny. Istotnie. Wnet odezwał się wstrętny, bełkotliwy głos spikerki, zapowiadający, że przed dziennikiem zostanie powtórnie nadane wczorajsze przemówienie ministra propagandy Rzeszy Józefa Goebbels'a. Teraz rybak już dość głośno warknął soczyste przekleństwo, także Dalu słyszał je wyraźnie. Już miało mu rzucić przyjazne ostrzeżenie, było przecież oczywiste, że to nie agent czy prowokator. Gdy nagle nowa scena przy dużym stole przykuła jego uwagę, niski drap, fundatorowej fety, szamotał się ze swym sąsiadem, młodym żołnierzem, którego uprzednio zmuszał do picia wódki. Starał się wyrwać mu pistolet. Zwariowałeś, dawaj go tu, bełkotał. — Słuchaj, ty, Karl, przecież przemówienie pana ministra trzeba uczcić salwą honorową. Był kompletnie pijany, lecz wypity alkohol wzmógł jeszcze jego siły. Unieruchomiwszy obie ręce żołnierza w swej jednej łapie, drugą sięgał do kabury po broń. Pistolet widocznie jednak o coś zaczepił, bo nie dawał się wyciągnąć, wobec czego drap szarpnął mocniej i wydobył go właśnie w chwili, gdy żołnierz zdołał wyswobodzić ręce. W lokalu rozległ się trzask serii wystrzałów, potem okrzyki bólu, i Cisza. Tylko z radia słychać było wyraźnie natarczywy głos ministra propagandy Rzeszy. Dal zerwał się i patrzył osłupiały. Wśród sterty poprzewracanych naczyń z wyciągniętymi rękoma i głowami leżeli bezwładnie na stole dwaj żołnierze. W fotelu zwijał się w kłębek jeden z cywilów, z którego ramienia powoli spływała krew na mały emaliowany znaczek norweskiej organizacji Kisslinga patriotów, przyjaciół nowej Europy. Na tym wszystkim stał niski drab, sprawca masakry. Zdaje się, że wytrzeźwiał od razu. Tępym wzrokiem wpatrywał się w trzymany wciąż w ręku długi czarny pistolet, którego lufa dymiła jeszcze. Lecz cisza nie trwała długo. Podniósł się ogłuszający brzask. Wszyscy mówili naraz, jeden przez drugiego. Jedni rzucili się ratować rannego i leżących bez ruchu żołnierzy, inni próbowali niskiemu drabowi odebrać pistolet. Dal zorientował się, że czas najwyższy zniknąć. Rzucił na stół drobny banknot i pochylił się do sąsiada. — Trzeba szybko wiać, o ile nie chce pan posiedzieć czternaście dni w więzieniu, chociażby tylko jako świadek. Mężczyzna spojrzał na nie zdziwiony, chwilę się wahał, potem jednak skinął głową, położył na stole pieniądze i szerokim krokiem ruszył za nim. Zamieszanie przy dużym stole wzrosło jeszcze. Najwidoczniej sprawcy zajścia... Wódka znów uderzyła do głowy, bo wzbraniał się oddać broń, dzięki, której tak skutecznie wziął udział w zabawie towarzyskiej. Nikt z obecnych nie zauważył, że dwaj nimi świadkowie tej morderczej sceny zniknęli. Niech pan skoczy na oś zachęcał Dal swego nowego przyjaciela. Pan do przystani, prawda? Oczywiście, no tak. Ale czy mnie ten rower udźwignie, to inna sprawa martwił się rybak z nad jeziora Mews. Wprawdzie pod jego ciężarem rower zgrzytnął i mocno przysiadł, ale resor wytrzymał. Tam na dół, do ostatniego żurawia w lewo, jeśli to panu nie zrobi różnicy, prosił rybak, gdy zbliżali się do krótkiego mola. Dal zgodził się i wysadził swego współtowarzysza przy niewielkiej żaglówce przypominającej kuter. Sieci i beczki na ryby wskazywały, że nie mylił się, przypuszczając, iż gość nocnej winiarni trudni się rzemiosłem rybackim, które, od czasu gdy wszelki dowód żywności ustał niemal zupełnie, Przynosiło niezły zysk. Rybak, zeskoczywszy niezgrabnie z roweru, wyciągnął do inżyniera szeroką, stwardniałą rękę. Dziękuję panu bardzo, a pan właściwie dokąd? Dal spojrzał na zegarek i skrzywił się zniechęcony. Chce się dostać do lizet, ale odjazd statku dopiero za godzinę. Rybak przesunął czapkę na tył głowy i podrapał czoło. I nie na wiele się przydało, że zdążył pan stamtąd w sam czas wyrwać. Zanim statek odpłynie, szkopy na pewno wejdą na pokład i będą węszyć. Powiada pan do lizet, ja też tam jadę. A jeżeli moja łajba da się namówić, to nabije cały ten statek w butelkę, ponieważ właśnie wieje taki wiatr, jakiego mi potrzeba. Dal nie kazał się długo prosić. Wszedł za rybakiem na kuter, ukrył rower pod żaglem i pomógł staremu odwiązać linę. Rybak powoli i z namaszczeniem postawił żagiel. Zniszczone brudne szare płótno chwyciło wiatr. Niskie nabrzeże przystani zaczęło się cofać. W chwilę później minęli statek dala, na którego pokładzie wciąż jeszcze panowała głucha cisza. Na małej łodzi nic nie było do roboty. Wiatr gnał ją szybko. Woda z głuchym pluskiem biła kil. Stary kuter robił co mógł. Rybak, siedząc na ławce, spokojnie palił fajkę. Ukradkiem tylko spoglądając na swego gościa. Lecz ilekroć ten zwrócił wzrok w jego stronę, natychmiast odwracał spojrzenie. Dal milczał także, przyglądał się brzegom jeziora, rysującym się mgliście na tle zanikających cieni nocy. Ma pan w lizet jakichś krewnych? przerwał milczenie rybak. — Nie mam — odparł krótko Dal. I znów zaległa absolutna cisza, mącona tylko poświstywaniem wiatru i szumem wody za rufą. W pewnej chwili rybak nachylił się ku siedzącemu obok inżynierowi tak, że porośnięty szczeciną policzek dotknął jego twarzy. — Czy to prawda, że Rosjanie przeszli już Dniepr? — zapytał szeptem. Tak jednak źle wymawiał nazwę wielkiej rosyjskiej rzeki, że musiał po dwakroć powtarzać pytanie, zanim wreszcie Dal zrozumiał. No naturalnie, oczywiście. Nie słucha pan norweskiego radia z Anglii? Rybak przecząco skinął głową. Nie mam radia. Dawno już się rozwaliłem z wściekłości, kiedy nam ci hitlerowcy wciąż wmawiali, że zatopili sto tysięcy ton rejestrowych brutto i wywrzaskiwali tę swoją piosenkę, że płyną na Anglię. Tłumaczył powoli jakby zapstydzony własnym brakiem opanowania. — A nie ma pan żadnych sąsiadów, żeby mogli panu powiedzieć, co nowego w angielskim radio? — pytał Dal z uśmiechem. Teraz już poczuł żywą sympatię do swego szorstkiego przewoźnika. Twarz rybaka wykrzywiła się w groteskową maskę. — Mam sąsiadów — rąbał powoli słowa. — Ale najchętniej wydrapałbym im oczy. Chociaż inżynier nie zachęcał go ani słowem, usłyszał historię ostatnich lat jego życia. Krótka była i obracała się koło... Jednego charakterystycznego punktu: losu dwóch jego synów. Były to chłopaki na schwał. Jeden lat 20, drugi o dwa lata młodszy. Obaj dzielnie pomagali ojcu w połowie ryb, co było solą wokół dwóch sąsiadów. Przed wojną dobrze się musiał rybak napracować, by zarobić na utrzymania. Ci obaj leniwi byli aż strach. Iwar Holte, tak brzmiało nazwisko rybaka, i teraz jeszcze dobrze musiał się uwijać cały dzień. Nawet i kawał nocy, zanim nadszedł ranek i ryby były sprzedane. Tak jak i tego właśnie dnia, kiedy to handlarz odebrał od niego towar już przed piątą rano. Tamci dwa jednak obijali się tylko i krew ich zalewała z zazdrości. Rzecz prosta, że pierwsi zaraz przystali do Fitkuna. Odcinek trzeci I łowią dalej? Przerwał mu zaciekawiony Dal. Holtes plunął za burtę łodzi. Teraz to już im to niepotrzebne. Mają lepsze zajęcie. Wydają ludzi. Sypnęli do gestapo obu jego synów za to, że jednemu ściganemu człowiekowi pomogli zawczasu przedostać się przez jezioro. W oczach Dala błysnęło zainteresowanie. A czy tak było naprawdę? Szybko rzucił pytanie. Rybak zwrócił ku niemu gniewną twarz. A gdyby nawet odpowiedział wyzywająco. — Cóż, spełniliby tylko obowiązek każdego uczciwego Norwega — powiedział z powagą Dal. — Słyszał pan apel królewski? — Holte skinął głową. — Jeszcze miałem wtedy radio. — No i co się stało z pańskimi synami? Rybak przeniósł spojrzenie na rozległą toń jeziora. — Jeden siedzi w obozie koncentracyjnym w Rzeszy, drugiego zaprzęgli do pracy w fabryce także w Rzeszy. Dal zaczerwienił się ze wstydu, jakże mógł Holtemu prawić kazanie o etyce patriotycznej. Tamten już spłacił swój dług ojczyźnie i to spłacił z nawiązką, a on sam, inżynier Erik Dahl, co zrobił? Ukrył co prawda przed hitorowcami cysternę ciężkiej wody, ale jakiż to był tani gest w stosunku do tego, co tak po prostu, bez wszelkiego patosu wykonali synowie starego rybaka. Obaj teraz spokutowali za to wrzeszy, a tymczasem on żył sobie nadal spokojnie i wygodnie, a nawet wyrabiał ciężką wodę dla Hitlera. Wsparł głowę na dłoniach i bezmyślnie wpatrywał się w brudną wodę przelewającą się na dnie łodzi. — Zostanie pan w Lizet? — odezwał się cicho rybak. Dal podniósł głowę. Nagle przyszła mu ochota powiedzieć temu obcemu człowiekowi, którego jeszcze przed godziną nie znał, kim jest i dokąd ucieka. Ogarnęła go nieodparta, przemożna chęć zwierzenia się ze wszystkiego. I kiedy zaczął mówić, wyjawił mu wszystko, nawet i to także, że chce uciekać do Anglii. Tylko o schowanej cysternie ciężkiej wody nie wspomniał. Patrzcie, ludzie, to ci historia zaczął powoli Holte. To wobec tego zrobimy inaczej. Nie zawiozę pana do Lizet. Ci moi dwaj sąsiedzi w Szpicle mogliby pana wypatrzeć i zadenuncjować. Skręcimy trochę na wschód. Jest tam taka mała zatoka, do której nikt nie zagląda. Tam wysadzę pana na brzeg i pokażę drogę do schroniska w Mogen. Objedzie pan Lizet z daleka, ale już tam dalej rowerem nie da rady. Więc go pan schowa. Powiem pan gdzie. A jak będę miał kiedy w nocy czas, to wyskoczę po niego i przechowam u siebie. Zgłosi się pan do mnie po wojnie. Dal zaczął mu dziękować, lecz rybak przerwał mu zaraz. Bo to jeszcze nie wszystko. Schronisko w Mogen jest własnością klubu narciarskiego z Telemarku. Przed wojną zawsze tam zimą i latem było pełno turystów. Ale teraz żywego ducha nie ma. Przyjeżdżali głównie Anglicy. Kierownikiem jest tam mój szwagier, brat nieboszczki żony. To porządny chłop. Napiszę panu do niego parę słów. On ma kucyki, więc odwiezie pana do Zanhauk. To dziś już także bezludna miejscowość. Będzie to trwało jakieś 10, 11 godzin. Zazwyczaj stamtąd wracał, ale skoro tu o taką sprawę chodzi, to pojedzie z panem aż do Eidfjordu. Pominiecie Fossli, gdzie ktoś mógłby pana zobaczyć. I koło wodospadu Fering. Dostaniecie się wprost do fiordu. Dalej będzie pan musiał jechać sam, ale najdłuższą i najgorszą część podróży będzie pan miał już za sobą. Fjord Eid jest jednym ramieniem fiordu Hardanger, o tym pan wie. Liczę, że jak dobrze pójdzie, to pojutrze o tej porze już pan tam będzie. Było to jak na zwyczaje starego rybaka niezwykle długie przemówienie, więc porządnie go zmęczyło. Orzeźwił się solidnym haustem z płaskiej butelki, którą wyciągnął z wewnętrznej kieszeni kurtki, potem podał ją Dalowi. A nie ma o czym gadać, był krótko jego podziękowanie za oddaną mu przysługę. Kiedy z daleka ukazała się niewyraźna biała linia domów w Lizet, Stary zwrócił łódź na północny wschód. Kuter wchodził do małej, zarosłej drzewami zatoki. Holte wszedł na ławkę. I trzymając się masztu, wodził wzrokiem po szerokim lustrze jeziora. A co nie mówiłem, oświadczył z triumfem. Statku ani śladu, nawet tyle dymu nie widać, ile daje ta moja fajka. Udzielił jeszcze ostatnich rad swemu pasażerowi, ciężką ręką skreślił parę linijek do szwagra na kartce z Notesudala i pożegnał go krótko, życząc powodzenia. Rozdział trzeci. Droga przez wrzosowiska Hardangeru wyglądała mniej więcej tak, jak to sobie Dal na podstawie słów rybaka wyobrażał. Szwagier rybaka, starszy, pogodny mężczyzna, wobec ciągłego kontaktu z turystami był bardzo rozmowny. Ale to było przyjemne, że o nic swego gościa nie wypytywał. Rozmawiał z nim o rozmaitych sprawach, przede wszystkim o wojnie. Podczas wspólnej wędrówki po górskich ścieżkach, gdzie jego małe koniki z trudem mogły stąpać obok siebie, nie ukrywał swych sympatii dla sprzymierzonych. Świetnie znał język angielski, mieszkając z dala od ludzi, słuchał rozmaitych audycji, jakie w tym języku mógł złapać. Chwalił się, że doskonale odbiera Amerykę nawet na długich falach, starał się więc przekazać Dalowi jak najwięcej ostatnich wiadomości. W takich okolicznościach czas mijał im przyjemnie, w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa. W tych bowiem okolicach. Nie było żadnej drogi dostępnej dla wozów, a niemieckie patrole policyjne zapuszczały się w górę tylko w wypadku otrzymania specjalnego rozkazu. O, tam jest Eitfjord! — zawołał przewodnik Dala, zatrzymując po dwudniowej wędrówce swego kucyka. Stali na łagodnym zboczu, przed nimi w dole między okryte świeżą zielenią górskie łąki, wbijał się klinem smutny, szary płat wody, w której odbijały się jesienne obłoki. Eightfjord machinalnie powtórzył za nim dal. Przewodnik spojrzał nań badawczo. A pan właściwie dokąd się wybiera? Pan daruje pytam nie przez ciekawość, ale pańskie towarzystwo było mi tak miłe, że radbym panu dopomóc, jak tylko potrafię. Do Ejdę, do krewniaka. To na drugiej stronie i dosyć daleko, dobre 3-4 godziny łódką. Wskazał ręką na góry rysujące się na krańcu horyzontu. — Oczywiście ma pan pozwolenie na wyjazd. Dal ociągał się z odpowiedzią. — Nie ma pan? Przewodnik szybko zwrócił się ku niemu. Dal milczał. Kierownik schroniska gwiznął przeciągle. — O, to zupełnie inna sprawa. Trzeba to będzie jakoś załatwić. Widzi pan? O, tam jest wieś, która nazywa się Wig. Wskazał w bok na grupkę ubogich domków. — Znam tam jednego człowieka, Syna ma w marnarce królewskiej, oczywiście jest teraz w Anglii. Wstąpię do niego, a pan niech lepiej poczeka w tym lasku, przez który przejeżdżaliśmy teraz. Zostawię panu mego boba. Na koniec zwracałbym za nadto na siebie uwagę. Dal podziękował mu serdecznie. Wziął w rękę uzdę niesfornego kucyka i zawrócił na skraj świerkowego lasku. Dobre dwie godziny trwało, zanim kierownik zjawił się znowu. Musiałem czekać. Knut Olsen wyjechał na połów i dopiero teraz wrócił, tłumaczył się. Olsen zobowiązał się odwieźć Dala do Ejde. Jak tylko się ściemni, będą mogli wyruszyć, a jak wszystko dobrze pójdzie, już o północy dopłyną do Ejde. Stanowczy gest kierownika powstrzymał rękę Dala sięgającą do kieszeni po portfel z pieniędzmi. A czy ma Pan dosyć forsy? zapytał z uśmiechem. Zmieszany Dal kiwnął głową. — Niech pan mówi szczerze, bo mógłbym panu służyć moim portfelem. — Rad jestem, że mogłem się przysłużyć naszej wspólnej sprawie. — Niech pan podejdzie ze mną jeszcze na skraj lasu, pokaże panu stamtąd chatę Olsena. Nie mógł dłużej zwlekać. Chciał jeszcze przed zapadnięciem ciemności dotrzeć do górskiego schroniska na Zandhauk. Znacznie większą liczbą słów i dużo wylewniej niż jego szwagier, rybak pożegnał i prowadząc drugiego kucyka za uzdę, odjechał. Teraz Dal postanowił nieco wypocząć. Miał przed sobą dobrych dziesięć godzin wyczekiwania. Wszedł dość głęboko w las, gdzie nie było już żadnych ludzkich śladów i rozpalił niewielkie ognisko. Rozpostarł na wilgotnej trawie otrzymano od kierownika koc i wyciągnął się na ziemi. Dzień październikowy był pochmurny. Ognisko grzało przyjemnie. Podsunąwszy się do niej jak najbliżej, zaczął analizować przeżycia ostatnich dni. Ciekawe czy w Ryukanie, Wszczęto już zanim poszukiwania. I co powiedział SS obernsturban Hans Hepfen, skoro przedwczoraj nie zgłosił się u niego o godzinie dziesiątej rano? Przecież przed trzema jeszcze dniami był w Norsk Hydro. Teraz wydawało mu się, że to już tak dawno. A w dalszych kolejach jego losu była jeszcze wielka niewiadoma. Brat cioteczny żony Gustaw. Jak on się zachowa? Czuł, że oczy mu się kleją. Ostatnią część drogi przebyli nocą, i mimo, że konno, inżynier był zupełnie wyczerpany. Na górskich ścieżkach ani na chwilę nie można było spuścić drogi z oczu. Zresztą, chociaż jego konik potulnie szedł za bobem kierownika, o drzemce nie mogło być mowy, ponieważ nie umiał spać w siodle. Postanowił więc teraz brak snu odbić sobie z procentem. Owinął się w koc i z pistoletem w ręku usnął. Obudził go chłód. Ognisko wygasło już dawno. Noc niosła ze sobą zimniejsze powietrze. Usiadł zdrętwiały, odrzucił koc i schował pistolet. Wykonał szybko dwanaście przysiadów, by pobudzić krew do żywszego krążenia, potem pożywił się resztkami otrzymanych od kierownika prowiantów. Nim dotarł na skraj lasu, było już tak ciemno, że nie rozróżniał pojedynczo stojących drzew. Na łące jednak było nieco widniej. Dość łatwo więc odszukał drogę. Cała osada rybacka pogrążona była w ciemnościach. Być może, że mieszkańcy Wiku tak starannie przestrzegali przepisów zaciemniania, lecz Dal podejrzewał raczej, że z wyjątkiem Olsena wszyscy już śpią. Po krótkim błądzeniu odszukał chatę rybaka i zgodnie z instrukcją kierownika zapukał w małe okienko na prawo od drzwi wejściowych. Najpierw raz, potem dwa razy i wreszcie trzy razy. Prawdopodobnie rybak czekał na ten sygnał. Drzwi cicho się otwarły i w ciemnym otworze zjawiła się męska postać. Pan Jensen, ktoś spytał szeptem. Takim właśnie nazwiskiem, równie pospolitym jak Brown czy Smith w Anglii lub w Ameryce, dal przedstawił się kierownikowi. Tak, nazywam się Jensen, odpowiedział tak samo cicho. Idziemy, niech mi pan da rękę, bo tu ciemno, powiedział rybak, schodząc ku niemu ze schodków. Ruszyli zupełnie niewidoczną dla Dala drogą w dół nad morze, potem jeszcze czas dłuższy wędrowali przez nierówne błotniste wybrzeże. Nie mogłem zostawić łodzi w przystani, wolałem, żeby pana nikt nie widział, tłumaczył się Olsen, bo to człowiek nigdy nie wie, dodał tajemniczo. Barka stała przy brzegu, mocowana liną do wbitego w brzeg Pala. Olsen bez pomocy Dala podciągnął burtę bliżej, by gościowi łatwiej było wsiąść. Uwaga na sieci i beczki. Gdybyśmy kogoś spotkali, to jedziemy na połów, pouczył go. Zdjął linę i zręcznie wskoczył do łodzi. Ciągnący od lądu lekki wiatr wydał żagiel, barka powoli ruszyła. Dalej od brzegu wiatr będzie silniejszy, tłumaczył rybak, zajęty właściwym ustawieniem żagla. Potem zawisił na maszcie osłoniętą starannie latarnię, tak że rzucała tylko wąską szmugę światła. We wnętrzu łodzi panowały zupełne ciemności, zdawały się wprost nieprzeniknione. Później, gdy wzrok dala przyzwyczaił się do nich nieco, udało mu się dostrzec niewyraźną sygwetkę siedzącego z tyłu przy sterze rybaka. Także i cały fiord pogrążony był w ciemnościach. Zaciągnięte chmurami niebo nie przepuszczało światła gwiazd. Gdzieś tylko daleko migotał drobny, świecący punkcik latarnia na płynącej do brzegu łodzi. Teraz już robimy dobrych pięć węzłów po jakiejś pół godzinie drogi, odezwał się rybak. Tak, wyraźnie czuję, że płyniemy szybciej, i zgodził się DAL. Obeznany był z morzem, tajemniczy wygląd Morza Nocą nie działał nań przygnębiająco. Spędziwszy dwa dni w towarzystwie rozmownego kierownika, miał ochotę pogadać ze swym towarzyszem, tym bardziej, że nieodzownie mu były potrzebne pewne informacje, których tamten mógł mu może udzielić. Zna pan trochę Ejdę? nawiązał znów rozmowę. Dosyć dobrze moja barka stamtąd pochodzi. Może z zakładów szkódniczych Gustawa Hauswika szybko rzucił pytanie dal. A tak od pana Hauswika buduje dobre łodzie i nie jest to drogi. A co teraz robi? Nie wiem ostatnio rozmawiałem z nim dwa lata temu kiedy mi był potrzebny nowy bukszpryt. — Miał zdaje się dwóch synów dal starał się pomóc jego pamięci. A tak, starszy był pod porucznikiem rezerwy, zginął pod Namsos. O tym Dal wiedział, gdyż kuzyn przekazał im smutną wiadomość. A co z młodszym, miał wtedy chyba osiemnaście lat. Rybak zawahał się chwilę, potem pochylił się tajemniczo w stronę dala i rzucił szeptem. Jest po tamtej stronie. Inżynier zrozumiał, że jego bratanek knut jest w Anglii. Odetchnął z ulgą. Jeżeli kuzyn Gustaw ma syna w Anglii, nie może być w szeregach zwolenników Kislinga. — Ja też chcę się tam dostać powiedział cicho. Tak sobie myślałem. Tam jest sporo naszych ludzi, tylko że teraz niełatwo się przedostać. Niemcy bardzo pilnują. Dal nie odpowiedział. Olsen także nie podtrzymywał rozmowy. Cisza była absolutna. Tylko morze pluskało o burty płynącej średnią szybkością łodzi. Stonących w ciemnościach brzegów nie dobiegał żaden dźwięk. Inżynier miał przez chwilę uczucie, że płynie po jakiejś podziemnej rzece w państwie absolutnych ciemności, gdzie nie można nawet spodziewać się świtu. Nagły ruch milczącego współtowarzysza wyrwał go z zadumy. Rybak pochyliwszy się na prawą burtę przyłożył rękę do ucha. Słyszy pan? szepnął. Nasłuchiwali przez chwilę. Od dalekiego brzegu. Dobiegał słaby regularny odgłos. Szeroko otwarte oczy nie mogły dostrzec w ciemnościach najmniejszego śladu światła. Motor? Tak, motorówka potwierdził rybak. Kto to może być? Zaniepokoił się dal. Niemcy, a ktoś inny. Nam przecież nie dają benzyny. Płyną bez świateł to patrol. Nie możemy się gdzieś ukryć? Gdzie? Brzeg tu wszędzie gładki, zresztą zauważyli nasze światło, odpowiedział spokojnie Olsen. Jakby na potwierdzenie jego słów nagle ostro zarysowany stożek światła rozdarł ciemności. Przesunął się po powierzchni wody i wreszcie silnym blaskiem zalał kuter. Dal oślepiony przymknął oczy, wsunął rękę do kieszeni i zacisnął ją na kolbie rewolweru. Olsen unieruchomiwszy ster podniósł się, by opuścić żagiel. Łódź zwolniła biegu, kołysała się miękko z fali na fale. Blask reflektora wzmagał się. Motor warczał tuż obok. Naraz wszystko ucichło. Z ukrytej za jaskrawą barierą światła motorówki odezwał się głos komendy: Bot, alt, verdort. Rybak Knut Olsen z osady Wik, dokąd płyniecie? Na połów, na łowisko pod utne. Dal, siedząc skulony z głową opuszczoną przed natarczywością światła, czuł, że zbliża się decydujący moment. Zimny pot okrył mu czoło. Konwulsyjnie zaciskał palce na kolbie rewolweru, aż mu się jej kanty wpijały w ciało. Legitymację zakomenderowano z motorówki. Rybak szybko sięgnął ręką pod płaszcz nieprzemakalny, by wydobyć portfel z papierami. Dal skulił się jeszcze bardziej i rękę z rewolwerem wyciągnął z kieszeni. Nie wir Wirfaren-Weiter, odezwał się drugi głos z łodzi, zanim jeszcze Olsen zdołał podać swe dokumenty człowiekowi na dziobie, zupełnie niewidzialnemu, za jaskrawym światłem reflektoru. Achtung, szczeknął mężczyzna na dziobie. Motor warknął na szybkich obrotach. Wsteczny bieg zaczął oddalać motorówkę od kutra. Dal z trudem rugał obolałymi oczyma. Wymknęliśmy się szczęśliwie, rzekł, gdy łoskot motoru ucichł już gdzieś w oddali. Możemy się natknąć jeszcze na inny patrol, czasem aż się tu od nich roił, przezałł Olsen. Tym razem jednak się omylił. Już bez żadnych przeszkód dopłynęli do Ejde, punktualnie o jedenastej przybili do brzegu. Cóż ja mogę panu dać? pytał zakłopotany Dal, wysiadając przy drewnianym nabrzeżu. Istnieją przecież takie przysługi, których wynagrodzić niepodobna. Ta należała do jednej z nich. Olsen odpowiedział mu uśmiechem. Zrewanżuje mi się pan czym innym. Bardzo chętnie zapewniał go dal, o ile tylko będzie to w mojej mocy. Olsen wspiął się na ławkę i przytknął usta do ucha dala. Mój syn jest palaczem na torpedowcu renwick. Jak pan będzie tam za morzem? Niech pan do niego napisze, że my oboje z matką co dzień o nim myślimy, Dal chętnie mu to przyobiecał. Stał na nabrzeżu i ścigał wzrokiem kuter, póki ten nie zniknął za pobliskimi skałami. Jedyna oświetlająca nabrzeże latarnia tak była osłonięta, że można ją było zauważyć wtedy dopiero, gdy człowiek uderzył o nią bezpośrednio czołem. Już dobrych parę lat minęło od czasu, gdy Dal był po raz ostatni w Ejde. Mimo to jednak po omacku odnalazł drogę do domu kuzyna, położonego tuż za niewielkimi zakładami szkutniczymi. Był to stary, drewniany dom, jednopiętrowy, dość obszerny i wygodny. Siedziba kilku generacji hauzwików, z dawien dawna rodu szkutników. Wszedłszy przez niezamkniętą furtkę, Dal ostrożnie podszedł do ciemnego i pogrążonego w kompletnej ciszy domu. Po schodkach wszedł na werandę i ręką szukał dzwonka. Nie znalazłszy go, przypomniał sobie, że kiedyś wisiała tu nad drzwiami starodawna kołatka. Namacał ją i zastukał. Lecz dom w dalszym ciągu był niemy. Niecierpliwie zastukał po raz drugi, już trochę mocniej. Posłyszał, że gdzieś wewnątrz otworzyły się jakieś drzwi. Po chwili coś zgrzytnęło tuż na wysokości jego twarzy. Kto tam? — zapytał nieprzyjemny głos kobiecy przez uchylone, maleńkie okienko w drzwiach. — Chciałem mówić z panem Hauswikiem — odpowiedział Dal. — A kto pan jest? Za późno już na wizyty! — gderał głos za drzwiami. — Jestem kuzynem pana Hauswika. Przyjechałem z daleka — powiedział Dal, nie chcąc wyjawiać swego nazwiska. Drzwiczki okienka zamknęły się z suchym zgrzytem. Potem słychać było oddalające się szuranie pantofli po podłodze — Wnet jednak zabrzmiały inne, szybkie i wyraźne kroki, a nad głową dala zapaliła się żarówka, tak jednak zaciemniona, że krąg światła padał tylko na jego postać. Zdumiał go ten rodzaj urządzenia zabezpieczającego, przeciw komu wymierzone. Hitlerowcy, wpadając na niespodziewaną rewizję, nie mieli zwyczaju czekać, zadzwonili i już w minutę później kolbami rozwalali drzwi. Miał przykre uczucie, że obserwuje go spojrzenie niewidzialnego człowieka. Poruszył się mimo woli, by usunąć się spod natarczywego światła. Za drzwiami zabrzęczał, zdejmowany z drzwi łańcuch. Zgrzytnęła odsuwa na zasuwa. Potem otwarto i zamek. Siedzą tu jak w fortecy, mruknął do siebie dal. Drzwi się otworzyły szeroko i na progu, na tle słabo oświetlonego żarówką, wnętrza domu. Stanął wysoki starszy mężczyzna. Dal poznał ciotecznego brata żony. Zdziwił się jednak, że tamten był zupełnie ubrany, jakkolwiek była już blisko północ. Erik Dal zrył a to niespodzianka, rzucił cicho Hauswig. Proszę cię, wejdź. Dal odniósł nieprzyjemne wrażenie, że w jego słowach czaiła się ironia. Wahając się, podał mu rękę i po starym, wydeptanym dywanie poszedł za nim do niskiego, obszernego pokoju na parterze jasno oświetlonego wiszącym pod sufitem żerandolem. Okiennice były zamknięte. Na kominku z kamienia błyskał żarem palący się piecyk elektryczny. W pokoju panowała miła atmosfera spokoju i ładu, jakiej Dal nie zaznał już od dawna. Z rozkosznym uczuciem ciepła i bezpieczeństwa rozsiadł się w starym, krytym skórą fotelu. Hauswig podsunął mu pudełko z papierosami i cygarami. — Służę ci, — powiedział, zapalając papierosa. Zdenerwowany Dal odmówił. Przyjęcie przez kuzyna sprawiło mu zawód, budziło uczucie goryczy. Nie spodziewał się jakichś wlewnych uczuć, ale po tak długim niewidzeniu przywitanie było wyraźnie obojętne i chłodne. — Dobrą miałeś drogę? — spytał uprzejmie gospodarz. Konwencjonalne pytanie jeszcze bardziej oburzyło Dala. Bardzo odciął szyderczo a potem w paru słowach opowiedział kuzynowi, jak wyglądała jego podróż. Hauswig zmarszczył brwi. — No więc jednak przestałeś wyrabiać ciężką wodę dla Hitlera — zauważył jadowicie. Dal już miał mu odpowiedzieć, że on co prawda skończył już z hitlerowcami. Sam Hauswig jednak dalej produkuje dla nich łodzie, ale się pohamował. — Będzie to wprawdzie uchybienie staronorweskiej gościnności, ale pozwól, że postawię ci pytanie — Ciągnął Hauswig z nieubłaganym spokojem. Dlaczego przyjechałeś do mnie? Dalsze szeroko otworzył oczy. To szczere, niemal brutalne pytanie wytrąciło go z równowagi. Całym wysiłkiem woli opanował umysł, by wyjaśnić sprawę. Muszę uciekać. Nie mam papierów. Chcę się dostać do Anglii. Mówię chcę, ale powinienem powiedzieć muszę. Od tego, czy tam się przedostanę, zależy bardzo wiele rzeczy. — Przyjechałem do ciebie, bo uważałem, że należysz do uczciwych Norwegów — mówił szybko, rwąc słowa i z trudem opanowując zdenerwowanie. — Częstujesz mnie komplementami, tylko skądże taka pewność? — postawił pytanie Hauswig z lodowatym spokojem. — Ponieważ syn twój jest w Anglii, wybuchnął Dal. — Twój Erik także. Dalasz poderwał się ze zdumienia. — Co ty mówisz? Mój Erik wyjąkał? — Hauswig skinął głową. Ależ Ebba mi nic nie pisała, zawołał wzburzony Dal. O takich sprawach się nie pisze, uśmiechnął się Hauswig. — No dobra, musisz dotrzeć do Anglii. Rzecz prosta, chciałbym wiedzieć dlaczego, bo gdyby wchodziło w grę tylko twoje osobiste bezpieczeństwo, można by to załatwić bez Anglii. Tysiące ludzi bez kenkart lub z fałszywymi dokumentami ukrywają się w kraju. To nie jest kwestia mojego osobistego bezpieczeństwa. Chodzi o sprawy znacznie wyższej wagi. Odpowiedział stanowczy, rozdygotany Dal. O, uspokój się. Czyż nie szkoda nerwów? Hauswig stale się uśmiechał. Nawet jeżeli chodzi o sprawy wyższej wagi, jak mówisz. I te także może dałoby się załatwić naszymi własnymi siłami, które wcale nie są tak skromne, jak przypuszczasz. Dal milczał. Pachał się, co odpowiedzieć. Gdyby nie wiadomość, że jego jedyny syn jest w Anglii, może przyjąłby propozycję akcji norweskiego podziemia, a wtedy losy wielu ludzi, a jego własny los w pierwszym rzędzie potoczyłyby się inaczej. Teraz jednak uczucia osobiste odniosły zwycięstwo nad trzeźwą rozwagą. Muszę się dostać do Anglii, inaczej się tego załatwić nie da, powtórzył uparcie. Hauswig przyglądał mu się badawczo. Może masz rację, to bez wątpienia ma związek z Twoją pracą zawodową. Pomogę Ci więc, ale. Sprawa nie jest łatwa i to nie będzie zaraz. Ledwie Dal zdołał mu podziękować, gdy rozległo się ciche pukanie do drzwi wejściowych trzy razy, jeden i znowu trzy. Napięte nerwy chorobliwie wyolbrzymiały każdy impuls z zewnątrz. Stojący na kominku zegar z kolumienkami, tylko co wybił godzinę dwunastą. Metaliczny dźwięk kołatał mu się jeszcze w mózgu. Kto to może być o tej porze? Wsunął rękę w kieszeń, gdzie miał rewolwer i nie spuszczał wzroku z hałzwika. Tamten wyglądał raczej zatroskany niż zaskoczony. — Mam gościa, resztę omówimy jutro, idź się położyć. A może chciałbyś jeszcze coś zjeść? Zaprzeczył ruchem głowy i poszedł za gospodarzem w kierunku wiodących na piętro schodów, po drugiej stronie sieni. Po drodze minęli starą służącą, pomrukując niechętnie szła otworzyć drzwi spóźnionemu gościowi. Dal miał wrażenie, iż wie na doskonale, kto przyszedł i że gościów nie będzie poddany indagacji, tak jak on. Miał ochotę przystanąć na podejście, skąd widać było drzwi wejściowe, ale Hauswig, przejrzawszy jego intencje, potrafił im przeszkodzić, ujął go przyjaźnie pod rękę i zmusił do przyspieszenia kroku. Poprowadził go na sam koniec długiego korytarza, oświetlonego spod sufitu jedną tylko słabą żarówką. Korytarz kończył się zamkniętym oknem, okiennice sięgały od niskiego sufitu aż do podłogi. Ostry narożnik przysłaniał ozdobnie rzeźbiony filar. Hauswig wyciągnął jeden z listków ornamentu i ramieniem oparł się o ścianę. Cofnęła się w głąb, obracając się bezgłośnie jak drzwi na zawiasach i oczom dala ukazał się wąski, ciemny otwór od podłogi do stropu. Tu nikt cię nie znajdzie, choćby sobie najwięcej zadał trudu przy rewizji domu, rzekł gospodarz, wszedł pierwszy i przekręcił kontakt. Mała, bardzo wąska komóreczka miała ściany, sufit i podłogę obite grubo skórzaną tapicerką. Urządzenie jej stanowił materac, ułożony w poprzek komórki i zasłany jak łóżko. Szafka z wysuwaną umywalką, podobną do używanych na statkach i wieszak. — Zamyka się bardzo po prostu — tłumaczył Haruswik, odwracając również grubo skórą obite drzwi i wskazując małą metalową zasówkę otwierającą się z zewnątrz przez wysunięcie fragmentu rzeźby. — Dopływ powietrza jest dobry, nie obawiaj się, że będziesz się dusił. Przewody wentylacyjne ukryte w frontowej ścianie domu wychodzą na zewnątrz pod rynnami. — Doskonała skrytka — pochwalił Dal, rozglądając się po długiej, bardzo wąskiej komórce. Miał uczucie, że nie jest ona pierwszym lokatorem tego schowka. Trochę wąska usprawiedliwiał się Hauswig wychodząc. — Nie mogliśmy bardziej zmniejszyć sąsiedniego pokoju, by się to nie rzucało w oczy. Możesz hałasować ile chcesz. Skórzane obicie pochłonie każdy dźwięk. — Zajdę po ciebie rano. Nic ci nie potrzeba? — Nie, dziękuję ci. — No to dobranoc. Zamknij za mną. Z zewnątrz to jakoś trudniej. Dobranoc. Odcinek czwarty. Dal zamknął tajne drzwiczki, lecz nie wypuścił zasłówki z ręki. Odczekał chwilę, by Hauswig zdążył dojść do końca korytarza i schodami w dół do holu. Potem szybko otworzył drzwiczki i po grubym kokosowym chodniku cichutko pobiegł do bariery schodów. Przystanął i ostrożnie pochylił się w dół. Właśnie Hauswig podprowadzał swego gościa do paru schodków prowadzących do pokoju na wysokim parterze, w którym jeszcze przed chwilą siedział wraz z Dalem. Wiedli ze sobą jakąś żywą rozmowę, lecz tak cicho, że nie można było dosłyszeć ani słowa. Gościem był mężczyzna w ciemnym ubraniu, wysoki, o tak charakterystycznej postawie, która mimo cywilnego garnitur natychmiast zdradza żołnierza. Wchodził po stopniach zwrócony do Dala tyłem kiedy jednak postawiwszy nogę na najwyższym stopniu zatrzymał się na chwilę i zwrócił głowę ku Hauswikowi, jakby pragnąc lepiej zrozumieć, co ten mówi, dal zobaczył profil jego twarzy. Osłupiał ze zdumienia. Nocnym gościem Hauswika był Helmut von Wartenberg, adjutant Nikolausa von Falkenhorsta, komendanta wojskowego Norwegii, ulubionego generała Hitlera. Rozdział czwarty Większą część nocy Dal nie mógł spać. Rozważał problem swego rewelacyjnego odkrycia. Myśli nieustannie kłębiły się pod czaszką. Wiele czasu minęło, zanim zdołał dojść do jakichś konkluzji. O żadnej pomyłce nie mogło być mowy, znał przecież Wartenberga. Jeszcze z tych czasów, kiedy to sam Falkenhorst zjechał do Ryukanu na śledztwo w sprawie sabotażu w lutym. Jakiego rodzaju stosunki łączą Hauswika z adjutantem pana i władcy całej Norwegii, zdecydowanego hitlerowca i osobistego przyjaciela, wodza Falkenhorsta? Na pewno nie urzędowe, to było jasne, bo przecież nie spotykaliby się o tak późnej godzinie i to w dodatku u Hauswika w domu. A jeżeli Hauswik jest zakonspirowanym konfidentem niemieckim, Człowiekiem zaprzedanym, członkiem piątej kolumny, nędznym zdrajcą, który wydaje członków norweskiego ruchu oporu hitlerowcom. Ta myśl nasunęła mu się pierwsza, ale zaraz pojawiły się wątpliwości. Przeczyła temu cała przeszłość kuzyna, także i znane metody hitlerowskie stały z tą sprawą wyraźnej sprzeczności. Wojsko nie załatwiało spraw dotyczących policji. Nie dawało nawet do nich swej asysty. Kontakty z kislingowcami wchodziły w zakres czynności gestapo i jego siepaczy, zarówno mundurowych jak cywilnych. Kiedy jednak Dal odrzucił te najbardziej zrozumiałe argumenty przemawiające za współpracą Hauswika z Niemcami, niełatwo mu było podjąć inny wątek rozumowania. Rzecz prosta, że Hauswik miał dla Niemców jakąś wartość. Inaczej przecież generał Falkenhorst nie wysyłałby do niego swego pierwszego adiutanta. Tylko jaką? Szpiegostwo nie wchodziło tu w rachubę, skoro Niemcy opanowali całą Norwegię bez reszty, a sprzymierzeni nie zdradzają planów strategicznych pierwszemu lepszemu norweskiemu szkutnikowi. Przespawszy parę godzin dal z jaśniejszym już umysłem, przemyślał raz jeszcze cały problem. Nie doszedł wprawdzie do jakichś nowych wniosków, ale przynajmniej ustalił, jak ma się dalej zachować. Odrzucił pierwotny pomysł bezpośredniego nacisku na Hauswika. Jeśli w grę wchodzi słuszna sprawa, to wszystko w porządku i nie ma sensu wdzierać się w tajemnice, które Hauswik wyjawić może tylko dobrowolnie. Jeżeli natomiast Hauswik jest zdrajcą, bez wątpienia będzie się starał pozbyć świadka swej zdrady. Dal nie miał nikogo, do kogo mógłby zwrócić się o pomoc. Skazany był na łaskę i niełaskę Hauswika. Fakt, że wiedział o tej nocnej schadzce, stanowił w jego ręku jedyny posiadany przeciwko tamtemu argument, a zmarnowanie go w niewłaściwym czasie to zupełny nonsens. Na rano Hauswig, tak jak obiecał, przyszedł podala. Był w stosunku do niego serdeczny. Wczorajsza sztywność i ironiczny ton zniknęły bez śladu. Zapowiedział mu, że nie będzie już musiał się ukrywać, bo załatwi mu dokumenty i zatrudni normalnie w swym przedsiębiorstwie. Istotnie, jeszcze tylko jedną noc spędził Dal w zamaskowanej kryjówce. Potem dostał potrzebne papiery na nazwisko Haralda Christensena, księgowego w firmie Gustav Hauswig w Eide. W parę dni później szkutnik już oficjalnie dał mu pokój we własnym domu i pracę w kancelarii. Niebezpieczeństwo równa się zeru, świadczył kuzynowi, ponieważ w Ryukanie potwierdzono, że zginąłeś podczas nalotu w gruzach twojej fabryki znaleziono szereg zwłok tak strawionych przez ogień, że niepodobna było ustalić ich tożsamości. Jesteś człowiekiem umarłym. Na pytanie, w jaki sposób zdobył tego rodzaju szczegóły, kuzyn zbył Dala wymijającym uśmiechem. Uciszone na czas jakichś podejrzenia znowu dały znać o sobie, chociaż Dalu silnie starał się je zwalczać. Bo jeżeli Hauswig był wpływowym członkiem norweskiego podziemia to nie mu było zdobyć informacje z miejscowości, w której mieszkało ponad 15 tysięcy ludzi, chociażby była ona strzeżona tak surowo jak Ryukan. Po trzech tygodniach pobytu w domu Hauswika nadarzyła się wreszcie okazja, na którą Dal tak niecierpliwie czekał. Pojedziesz do Tromze, oddać łódź motorową tamtejszemu instytutowi geofizyki, zaproponował któregoś dnia Dalowi Hauswik. Do Tromze Dal nie wydawał się zachwycony. — Do Tromzy — potwierdził Hauswig. — A ciebie to nie cieszy? — Przyznaję, że nie. Tromzy leży na północy, Anglia zaś na zachodzie. — Pojedziesz z oficerem służby meteorologicznej, będzie tu łódź odbierał. Potrafisz taką łódź poprowadzić? — Potrafię, na silniku czy pod żaglem to żadna sztuka. Tyle, że towarzystwo niemieckiego oficera nie uprzyjemni mi bynajmniej podróży. — Przypuszczałem, że będziesz mi bardzo wdzięczny — zaśmiał się Hauswig. Spodziewałem się, że właśnie na taką podróż czekasz. Zaskoczony Dal skupił uwagę. Co masz na myśli? Na podróż do Tromze? Kuter do Tromze nie dojedzie, zawróci po drodze na zachód. W odpowiedzi Dal zasypał hałzwika pytaniami, lecz żadnych bliższych informacji nie uzyskał. Szkutnik uparcie odmawiał wszelkich wyjaśnień, twierdząc, że o wszystkim się dowie we właściwym czasie. Równie enigmatyczny był w trzy dni później, gdy Dal żegnał się z nim przed wyjazdem w towarzystwie młodego trzydziestoletniego kapitana. Do Bergen nie potrzebujesz się o nic martwić, a potem, co ma być, to i tak będzie, brzmiały jego ostatnie słowa. Dawne podejrzenie co do Hauswika odezwało się znowu, ale szybko je odtrącił. Tyle rozumiał, że gdyby Hauswik chciał się go pozbyć. Miał wiele innych sposobów, a nie wysyłać go w towarzystwie niemieckiego oficera w długą morską podróż. Przy wyjeździe z Ejde niemiec objął prowadzenie łodzi. Dal miał chwilę czasu, by myśli swe, zmącone dziwnym pożegnaniem z Hauswikiem, jakoś doprowadzić do ładu. Mocna, piękna łódź, niedawno zbudowany w zakładach szkutniczych Hauswika Kuter, płynęła szybko. Mała przystań, gdzie na molo stał Hauswig, przesyłając im ręką znaki pożegnania, wnet zniknęła dalowi z oczu. 25-tonowy kuter miał silnik niezbyt mocny, lecz mimo to lok wskazywał szybkość 10 węzłów, chociaż zdawało się, że motor nie pracuje na pełnych obrotach. Inżynier zaczął w duchu obliczać, jak długo może potrwać droga z Bergen do Anglii. Kursem bezpośrednim na Szetlandy. Jakiś 18 godzin lub niewiele więcej, a przy pełnym wietrze jeszcze mniej. Byle tylko wyplątać się z licznych drobnych wysepek u norweskich wybrzeży. Nastrój jego uległ poprawie któż mu zabroni wykonać własny plan? Ten szczupły, uśmiechnięty, i bardzo uprzejmy młody człowiek, to przecież hitlerowiec. Jeżeli go krótko załatwi, będzie o jednego wroga mniej. We fiordach nie da się tego zrobić, bo tu zbyt ruchliwie. Oprócz tego wszędzie na brzegach tkwią zamaskowane niemieckie bunkry i umocnienia z czuwającymi patrolami, dopiero jak minął Bergen i wypłynął na pełne morze. Hauswig także mówił, że wszystko się rozstrzygnie, gdy minął Bergen. Obliczał, kiedy się tam znajdą. Wypłynęli o świcie. Do Bergen jest niecałe 100 mil. Tak czy tak dotrą tam po ciemku dopiero. Zapewne będą nocować, a rano pojadą dalej, Jutro około południa nadejdzie moment krytyczny. Dobrze idzie, zauważył zadowolony Niemiec, gdy szczęśliwie przemknęli się przez małą flotylę rybacką, zagradzającą wjazd do zamlen z Fiordu. Dal otrząsnął się z zamyślenia. A tak, to niezła łódź zgodził się i dobrze ją pan prowadzi, dodał po chwili wahania. Słowa uznania dla Niemca nie chciały mu przejść przez usta, ale. Powiedział sobie, że aroganckim zachowaniem mógłby obudzić czujność współtowarzysza, którego miał zamiar pozbyć się w odpowiednim momencie. Czy pan urodził się nad morzem? Nie, pochodzę z gór, z protektoratu, ale mieszkam tu już trzeci rok i nauczyłem się prowadzić łódź. Niemiec nazywał się Friedrich Effenberger, był człowiekiem rozmownym i sam dbałby, by rozmowa się nie rwała. Bez zachęty zaczął opowiadać o sobie. I o swojej narzeczonej, której ojciec jest generałem i komendantem wojennym Szczecina. Długo jej już teraz nie zobaczę we snu. Dlaczego, czyżby pan nie mógł dostać urlopu? Rzucił machinalnie pytanie. Dal? Sercowe sprawy hitlerowskiego oficera nie interesowały go wcale. Na myśl mu przyszła jego własna rodzina. Nie przekazał im o sobie żadnej wiadomości. Pewnie Ebba dostała już oschłe, urzędowe zawiadomienie, że zginął podczas nalotu. Z Erikiem na pewno spotka się w Anglii, ale czy w ogóle dotrze kiedyś do tej Anglii? Pogrążony w własnych myślach nie zauważył dziwnego spojrzenia, jakie po tym pytaniu skierował na jego twarz kapitan, ani też faktu, że nie dał mu na nie odpowiedzi. Zmieniali się sterze łodzi i każdy z nich oddzielnie jadł obiad w małej kajucie, służącej zasypialnie i jadalnie zarazem. Dal zauważył, że oficer nieustannie przenosi ze sobą z miejsca na miejsce teczkę z mocnej cielęcej skóry. Ma pan w niej jakieś skarby? spytał żartem, gdy Niemiec wrócił z obiadu z teczką pod pachą. Kapitan przy zimnym obiedzie pociągał po trochu z butelki francuskiego koniaku, był więc w dobrym humorze. Mogłbym ją gdzieś zostawić, a to się nie opłaci zaśmiał się, siadając obok prowadzącego ujdala. I zaczął mu opowiadać, jak to jeden z czeskich spiskowców w akcji przeciwko Heydrichowi, człowiek, który pełnił funkcję najważniejszego łącznika, zostawił teczkę w tramwaju. I policja po tym tropie wyśledziła zamachowców? Spytał dal z zainteresowaniem. Reinhard Heydrich działał również w Norwegii i tu także zostawił po sobie krwawe ślady. Nie, zagnali się sami w ślepą uliczkę, poplątali jako Siemiona, śmiał się Niemiec. Eh, Gestapo, SS. Dorzucił tonem głębokiej pogardy i dyskretnie pochylił się w stronę Dala. Czy pan uwierzy, że mnie nie przyjęto do SS tylko dlatego, że jestem brunetem? Dal zaczynał się wszystkiego domyślać. Nie, zdaje się, że nie będzie trzeba gwałtem pozbyć się tego gadatliwego chłopaka. Gdy dopływali do portu w Bergen, było już ciemno. Niemiecki patrolowiec przeprowadził ich przez zapory minową. A oficer dowództwa portu sprawdził papiery Effenbergera. Zanocowali w jakimś małym hotelu, rankiem jednak kapitan nie śpieszył się bynajmniej z wyjazdem. Muszę tu jeszcze załatwić pewne sprawy, rzekł wymijająco. Spotkamy się na dole przy obiedzie. Dal siedział w swoim pokoju aż do obiadu. Nie chciał niepotrzebnie pokazywać się w mieście, gdzie ktoś mógłby go rozpoznać. Jego współtowarzysz wrócił dosyć późno. Jadalnia hotelowa była już niemal pusta. Mimo to nie śpieszył się z obiadem i raz po raz dolewał sobie z butelki, w której pozostały resztki wczorajszego koniaku. Inżynier nie tknął prawie alkoholu, ale starannie obserwował swego towarzysza. Effenberger początkowo milczał, lecz w twarzy jego widoczne było jakieś napięcie, jakiego wczoraj w niej nie dostrzegał. Koniak rozwiązał mu wreszcie język, ale humoru nie poprawił wygłosił parę ostrych zdań na temat niemieckiego prowadzenia wojny, które Dala ogromnie zaskoczyły. Za długo już ta wojna trwa, oświadczył. Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, kto wie, czy nie stało się źle, żeśmy ją w ogóle zaczynali. Żeby chociaż te Włochy pozostały neutralne, tak jak sobie Führer życzył. Ci Włosi to stare Kacelmachery. Dal nie zrozumiał epitetu. Tchórze, jeśli pan już chce, tłumaczył Niemiec. Nie wystarczy włożyć czarną koszulę, by z człowieka stać się bohaterem. Powinien był Führer przyjąć to, co mu proponowali Anglicy jeszcze po monachium. Mogliśmy dostać kolonię w Afryce. Cóż by to była za okazja do wykorzystania zdolności niemieckich młodych ludzi, i dopiero potem mógłby prowadzić wojnę, ale tak machnął ręką. Dalo osłupiał na tego rodzaju wyznanie wiary. Niemiec, zauważywszy wyraz zdumienia na jego twarzy, zamilkł. Dokąd teraz pojedziemy? Zaatakował dal wprost. Teraz powtórzył powoli Effenberger. W górę, aż do Tofte. Tam weźmiemy ropę. Potem będziemy płynąć całą noc, a na rano znajdziemy się zawahał się na sekundę w Drontheim, czy jak wy to nazywacie Trondheim. W oczach jego dal jednak wyczytał inną odpowiedź. Nawet już nie Trondheim. Urzędowa nazwa miasta brzmi teraz Nidaros. Odpowiedział obojętnie i poszedł po swą walizkę. Wyjazd odbył się zupełnie normalnie. Kiedy wypłynęli na niezbyt szeroką drogę wodną, ograniczoną z zachodu nieprzerwanym łańcuchem wysp i wysepek, od wschodu zaś wybrzeżem Norwegii, była godzina trzecia. Dal liczył, że do wyspy Tofte przybiją tuż przed Zmierzchem. Był najzupełniej przekonany, że kiedy tylko wyspa ta zniknie im z oczu, Effenberger zamiast płynąć na północ, zwróci dziób łodzi wprost na zachód. Po drodze mijali konwój statków towarowych, eskortowany przez patrolowce i niszczyciele. Dal morocznym spojrzeniem przeprowadzał statki. Niektóre z nich były dość zniszczone, widniały na nich norweskie nazwy. Dużo macie naszych statków? spytał oficera. Nie, niewiele, odpowiedział szczerze Fenberger, Zaledwie dziesiątą część tego, co mieliście przed wojną. Większość waszych kapitanów zawinęła do zachodnich portów. Przypuszczam, że było ich ponad tysiąc. Chmura z twarzy Dala zniknęła, lecz dalsza część drogi przeszła im w milczeniu. Zanim zapadł zmierzch. Wpłynęli do małego fiordu na wyspie Tofte, gdzie hitlerowcy zgromadzili olbrzymie zapasy materiałów pędnych dla konwojów i okrętów podwodnych. Naprędce wybudowane drewniane baraki świadczyły, że przed inwazją było tu pusto i bezludnie. Fiord, jak większość norweskich fiordów, stanowił idealny port. Nie trzeba było budować falochronów. Niemcy zadowolili się postawieniem drewnianego nabrzeża. Wyposażonego w szereg pomp dostarczających ropę. Łódź podpłynęła pod jedną z nich, a Effenberger, nie czekając na przycumowanie, wyskoczył na molo. 200 litrów ropy do silnika, ale już! Rzucił władczo rozkaz podoficerowi nadzorującemu pompę i podał mu odpowiedni dokument. Podoficer wziął papier, przeczytał uważnie, potem znów wyprężył się na baczność. Zawiadomił go jednak zupełnie nieoczekiwanie, Otrzyma pan ropę, panie kapitanie, ale wpierw musi pan dostać pieczątkę z komendantury. Pan pozwoli ze mną. Pieczątkę z komendantury? Od kiedyż to zdziwił się Fenberger? Dal słuchał uważnie. Właśnie miał uwiązać sumę do portowego polera, posłyszawszy jednak, jak bardzo zdziwił oficera ten nowy rozkaz, machinalnie wypuścił sumę z ręki. Widział, że podoficer odpowiedział na pytanie tylko wzruszeniem ramion i to go zaniepokoiło. Już miał krzyknąć na Niemca, który wraz z nieodłączną teczką ruszył za podoficerem, żeby zawrócił, ale się opanował. Usiadł przy sterze z ręką na rozruszniku silnika i nieznacznie się rozglądał. Dotąd nikt nie zwrócił na niego uwagi. Gdzieś przy dalszej pompie tankował ropę ścigacz. W porcie stało kilka niewielkich motorówek tego samego mniej więcej tonarzu co ich kuter. Przeniósł wzrok na komendanturę. Niski, długi drewniany barak, zbudowany na łagodnym stoku, mniej więcej o 100 kroków od nabrzeża. Effenberger i idący za nim podoficer właśnie zniknęli w drzwiach. Parę minut minęło w pełnym napięcia oczekiwaniu. Nagle z budynku dobiegł przytłumiony trzask szybko po sobie następujących strzałów. Dal nerwowo nacisnął rozrusznik. Łódź ruszyła całą szybkością. W tej samej chwili Drzwi komendantury rozwarły się szeroko i wypadł z nich podoficer na czele patrolu. Dal sterując jedną ręką, drugą wyciągał linę cumowniczą, by nie zaplątała się w śrubę. Pędzący jak koń, który zerwał wędzidło, kuter był już spory kawał od nabrzeża, gdy padły pierwsze strzały. Poszły bokiem, tylko jakaś zabłąkana kulka dłupała długą drzazgę z masztu. Dal zmienił kurs i szybko się obejrzał przez ramię. Było już niemal ciemno, mimo to jednak zauważył na skraju nabrzeża strzelających żołnierzy. Wydało mu się, że i koło tankującego ropę ścigacza zrobił się jakiś ruch, ale nie miał czasu się tym zajmować. Znowu zmienił kurs i nowa salwa szczęśliwie minęła kuter. Następne padły już w wodę daleko za nim. Teraz od portu dzieliła go co najmniej mila. A na taką wległość w gęstniejącym, szybko przechodzącym w ciemność mroku trafić mógłby w ruchomy cel tylko strzelec wyborowy. Strzały ucichły. Dal gnający z najwyższą szybkością skierował kuter na zachód. Płynął tak kilka minut, gdy nagle w jego silnika wdarł się jakiś nowy dźwięk. Usłyszawszy go, wyłączył motor na sekundę. Teraz słyszał już zupełnie wyraźnie. Gonił go ścigacz. Zimny pod wystąpił mu na czoło. Miał wprawdzie parę mil przewagi, ale jakież to mogło mieć znaczenie. ścigacz może rozwinąć szybkość do pięćdziesięciu mil na godzinę, więc cała jego przewaga zniknie w ciągu paru minut. A ciemności nie były jeszcze tak gęste, by, by go za pomocą nocnej lornety nie dostrzeżono. Zwiększył jeszcze szybkość. Cała łciaż dygotała. Obejrzał się za siebie. Wydało mu się, że widzi w oddali dwa białe, zbliżające się szybko grzybiety spienionej wody. Z rozpaczą powiódł spojrzeniem po ciemnej toni. Za prawą burtą łodzi morze zbiegało się daleko z czarnym niebem. Po drugiej jednak stronie rozpływało się znacznie bliżej w białawej, połyskliwej substancji. Dalowi serce żywiej zabiło z radości mgła i to tak blisko, zaledwie o mil od łodzi. Gwałtownie przerzucił ster, aż łódź położyła się na burtę i pognał ku tej białej zasłonie. Zanim jeszcze poczuł na twarzy wilgotne dotknięcie, odezwał się ciężki karabin maszynowy ścigacza. Kule zastukały po rufie kutra. Zmienił kurs. Jeszcze kilka pocisków padło tak blisko, że opryskała go woda morska. Dalsze już szły daleko od celu. Nagle strzały ucichły. Zrozumiał, że osłoniła go mgła. Teraz jeszcze bardziej w lewo, zmniejszyć szybkość. Po paru minutach wyłączył motor. Łódź płynęła jeszcze siłą bez władu. Dal nasłuchiwał uważnie. Ryk motoru ścigacza słychać było wyraźnie. Dobiegał z nieznacznej odległości kilkuset zaledwie stóp od strony prawej burty. Naraz ucichł, jakby kto nożem uciął. Widocznie dowódca ścigacza zorientował się, że ściganie niewidzialnego celu po macku we mgle nie ma sensu i kazał wyłączyć silnik, licząc, że usłyszy pracę motoru łodzi i po dźwięku ustali odległość oraz kierunek. Wokół łodzi zaległa cisza. Gdzieś blisko, może tuż obok, czaił się w niej wróg. Inżynier siedział nieruchomo, taju dech i czekał. Mijały minuty. Ciemności były nieprzeniknione. Nawet maszt, stojący o parę zaledwie stóp od steru, był niewidoczny. Można by teraz postawić żagiel i próbować wymknąć się przy pomocy lekkiego wiatru, który dziób jego łodzi skierował na południowy zachód ale najmniejszy nawet szmer mógł być groźny. Leżąca wokół cisza zaczynała go denerwować. Miał wrażenie, że niewidoczny aż do chwili ataku wróg skrada się ku niemu krok za krokiem. To znów zdawało mu się, że słyszy cichą rozmowę w tak nieznacznej od łodzi odległości, że wystarczy wychylić się nieco przez prawą burtę, by ręką dosięgnąć rozmawiających. Ale gdy uważnie nastawił ucha, chcąc. Pochwycić jakieś słowo, nie słyszał nic. To nerwy odmawiają posłuszeństwa, pomyślał, starając się narzucić sobie spokój. Lecz sytuacja była niełatwa. Czuł nieustannie czyhającego tuż za plecami wroga. Spojrzał na lśniącą tarczę pokładowego zegara. Minęła już godzina dziewiąta, a gdy w pośpiechu opuszczał port na wyspie Tofte, nie było jeszcze ósmej. Grawczyć u babkę ze śmiercią trwała już godzinę. Noc była chłodna i wilgotna, zesztywniały z zimna podniósł się, by przeciągnąć mięśnie. Nie bardzo mu się to udawało, z trudem trzymał się na zdrętwiawych nogach. Łódź kołysała się wyraźnie z boku na bok, musiał schwycić się masztu ze zwiniętym żaglem, by nie upaść. Stojąc w szerokim rozkroku, wpijało wzrok w ciemność, gdy nagle za rufą zapaliło się światło. Szaro-żółtawa, jarząca się kula o rozpływających się we mgle konturach. To reflektor, który daremnie starał się przebić mgłę. Nie, dotąd go nie dostrzegli, lecz jeżeli wiatr się zmieni, sytuacja w każdej chwili może ulec zmianie. Jak długo wiał wiatr z północy, pewne było, że będzie niósł ze sobą mgłę, oddech obszernych pól lodowych polarnego morza. Nie pozostawało nic innego, tylko czekać. Chętnie wykorzystałby ten przymusowy spokój, by coś zjeść. Od obiadów Bergen nie miał nic w ustach. Nie zdobył się jednak na to, by zapalić latarkę elektryczną, mimo iż niemiecki reflektor nie zdołał sobie utorować drogi do jego łodzi. Ale położenie obu łodzi mogło się z czasem zmienić. Niepodobna przewidzieć, na jaką odległość wiatr i prąd zbliżają je ku sobie. Jak dotąd Niemcy próbowali przebić mgłę za pomocą światła. Obserwował ich daremne próby na zmieniających się kształtach świetlnego stożka, który zwężał się, a nawet znikał zupełnie, ilekroć reflektor kierował się w inną stronę. Ta beznadziejna walka światła z mgłą trwała ponad pół godziny. W ciągu tego czasu świetlista tarcza powracała wielokrotnie. Nareszcie światło zgasło i nie pojawiło się więcej. Zaraz potem odezwał się daleki warkot motoru. W pewnym momencie zabrzmiał niebezpiecznie blisko. Potem jednak zaczął cichnąć. słabł z każdą sekundą. Ścigacz zatoczył duże koło i zrezygnowawszy z daremnych poszukiwań zawrócił do portu. Teraz dopiero Dal odważył się wejść do kajuty. Osłaniając ręką latarkę, zabezpieczył małe iluminatory grubymi zasłonami i wtedy dopiero zapalił wiszącą pod pułapem acetylenową lampę. Zapasy znajdowały się pod wąskimi kojami, marnarskie suchary i corned beef w puszkach. Było tego tyle, że starczyłoby dla dwóch ludzi na tydzień. Wsnąwszy suchary do kieszeni, powrócił na step. Włączył motor i wziął kurs zachodnio-południowo-zachodni. Siedząc przy sterze, gryzł suchary i rozmyślał o ostatnich wypadkach. Nieproporcjonalnie wielkie zapasy żywności i wody utwierdziły go w przekonaniu, że łódź miała popłynąć przez ocean. Na dopłynięcie do Tromze nie było im potrzeba właściwie nic, zawsze przecież można było przybić do brzegu, by coś zjeść. Najwidoczniej kapitan służby meteorologicznej zmierzał do tego samego celu co i dal. Wszystko to wyglądało dość niewiarygodnie, ale równie niewiarygodny był fakt, że Rudolf Hess, najbardziej zaufany przyjaciel Hitlera, jego zastępca, w ataku pomieszania zmysłu wylądował dnia 10 maja 1941 roku w Szkocji. Hess poleciał na rozkaz Hitlera, a tymczasem Dal nie mógł się oprzeć wrażeniu, że Führerowi nic nie wiadomo o tym poselstwie zwyczajnego młodego oficera. Powiązanie z adiutantem Falkenhorsta było oczywiste. Kto wie, czy nie nawet samym Falkenhorstem. Może już szczury próbują. Uciekać z tonącego okrętu. Próba ta zaraz na samym początku skończyła się tragedią, czego dowodem była strzelanina na Toftę. Tak starannie strzeżona przez młodego oficera teczka znalazła się teraz w rękach hitlerowców. Gdyby ją był zostawił w łodzi, sprawy mogłyby potoczyć się inaczej. On sam na pewno już nie żyje, co do tego nie było wątpliwości. Wybrał raczej samobójstwo niż katownię gestapo i egzekucję. Mimo iż chłopak był w pewnym sensie sympatyczny, dal nie zajmował się zbyt długo jego osobą. Przyszedł mu na myśl Hauswig. czy jest jeszcze na wolności. Jeżeli groziło mu aresztowanie, być może także wybrał śmierć. Noc dyszała lodowatą mgłą. Dala dreszcz przebiegł, owinął się szczelniej w płaszcz. Napięcie ostatnich godzin rozładowało się, ustępując miejsca bezgranicznemu zmęczeniu. Przyłapał się na tym, że usypia i głowa mu opada. Z najwyższym trudem utrzymywał przytomność. Cóż kiedy regularny szum motoru działał tak usypiająco? Ocknął się z uczuciem, że coś nie jest w porządku. Motor milczał. Strzałka wskaźnika paliwa stała na zerze. Podszedł i otworzył kran drugiego zbiornika, ale natychmiast stwierdził, że i ten także jest pusty. Przypomniał sobie, że wypływając z Ejde, nie uzupełnili zapasu paliwa, a na to wtedy dotankowania nie doszło. Dosyć długo trwało, zanim udało mu się po ciemku postawić żagiel. Wiatr północno-północno-wschodni utrzymywał się do rana, potem ucichł, nie na długo jednak. Przechodził na zachodni, wreszcie na tym kierunku się ustalił. Dal walczył z nim przez kilka godzin, lecz nieustanne lawirowanie tak go zmęczyło, że koło południa Pozwolił sobie na trochę wypoczynku. Spuścił żagiel i wyrzucił dryw kotwę, która utrzymywała łódź stale w kierunku pod wiatr. Odcinek piąty. Dal walczył z nim przez kilka godzin, lecz nieustanne lawirowanie tak go zmęczyło, że koło południa pozwolił sobie na trochę wypoczynku. Spuścił żagiel i wyrzucił dryw kotwę, która utrzymywała łódź stale w kierunku pod wiatr. Nie wiedział, gdzie się znajduje i nie mógł określić swego położenia. Był wprawdzie na pokładzie sekstant, nie było jednak rocznika astronomicznego i tablic nawigacyjnych. Widocznie Effenberger miał je w swojej teczce. Tłumaczył sobie, że i tak nie na wiele by się przydały. Niebo cały czas było przesłonięte chmurami. Miał wrażenie, że do brzegów Szetlandów jest jeszcze bardzo daleko. Pragnął więc gorąco, by wiatr się zmienił. Późnym wieczorem istotnie wiatr zmienił kierunek, lecz była to zmiana na gorsze. Dał teraz od południowego zachodu, a na to i lawirowanie nie pomagało. Całą następną noc przetrwał na drywkotwie. Rankiem wypił ostatnią kroplę wody. Wieźli co prawda ze sobą zapas kondensowanego mleka, ale kule karabinu maszynowego stojącą na rufie skrzynkę z puszkami pozirawiły jak sito. Mleko wyciekło do ostatniej kropli. Świt po drugiej nocy przyniósł nieco deszczu, tak jednak mało, że udało mu się na rozpostartym żaglu złapać zaledwie pint wody. Miał zamiar oszczędzać jej jak rozbitek na tratwie, lecz złożył ją w ciągu jednego dnia, chociaż było dość chłodno. Sprawiły to zarówno ostre korzenne konserwy, jak i fakt dziwnego załamania psychicznego, z którego w momentach jaśniejszej świadomości zdawał sobie sprawę. Chociaż kuter był solidny, a przeciwny wiatr nie mógł dąć wiecznie, dal doszedł do wniosku, że do Anglii nigdy nie dotrze. Przekonanie to utkwiło w nim tak głęboko, że daremnie przyzywał na pomoc zdrowe pierwiastki logiki i rozsądku. Kiepski stan zdrowia wywołany źle znoszonym pragnieniem częściowo mógł tylko uzasadnić tak wyjątkowy upadek sił fizycznych i duchowych. Główna przyczyna tkwiła gdzie indziej. Wykończyła go samotność, brak odwagi i chęci do życia. Ostatecznie kryzys nastąpił piątego dnia, gdy łódź jego wciąż jeszcze kołysała się bezwładnie na falach Atlantyku. Nie interesował go kurs łodzi. Może nawet wiatr zmienił kierunek, lecz to nie dotarło do jego świadomości. Leżał wyciągnięty na koi, wzrok miał utkwiony w niski pułap. Gdy rosnące pod wpływem wiatru fale zbyt mocno rzucały małą łodzią. Wstał i wyrzucił za burtę dryfkotwę. Lecz to jakby wyczerpało resztę jego sił i energii. Nie zwracał już uwagi na nic. Nie obchodził go ani zwinięty żagiel, ani niepotrzebna dryfkotwa. Nawet gdy dosłyszał pewnego dnia mocny warkot motorów lecących nisko samolotów, nie podniósł się z koi, nie wyszedł na pokład. Przez iluminator w bocznej ścianie kajuty widział ich potężne, metaliczne, połyskujące kadłuby, Lecz nie próbował nawet rozpoznać, jakie mają wymalowane znaki na skrzydłach. Chciało mu się tylko spać i nic więcej. Rozdział 5. Powracający z Murmańska do Nowego Jorku konwój numer 81 musiał zejść nieco bardziej na południe niż zazwyczaj, ponieważ na północy leżała gęsta polarna mgła. Idąc w szyku długim na parę mil, płynął z normalną szybkością dwunastu węzłów. Zaś okręty eskorty, torpedowce, fregaty i korwety uwijały się wśród wielkich transportowców nieustannym, szybkim zegzakiem, wypatrując okrętów podwodnych. Jakieś 200 mil na południowy wschód od Islandii korweta numer 348 płynęła właśnie kursem najbardziej wysuniętym na południe, gdy sygnalista wypatrzył małą łódź. Płynęła mniej więcej w odległości dwóch mil na północny wschód od korwety. Wyglądało na to, że nie ma na niej żywego ducha. Dowódca korwety, porucznik Richard Berwick, mimo to przesłał meldunek na okręt dowódcy konwoju. W odpowiedzi otrzymał rozkaz, by wziąć łódź na hol i przekazał ją najbliższemu ze statków. Sam bowiem jako okręt eskorty przy znacznej szybkości i nieustannych zmianach kursu holować jej nie mógł. Porucznik Berwick rozkazł wykonał szybko i dokładnie. Może było spokojne. Korweta dobiła więc łatwo burtą do burty łodzi, jak się okazało, małego kutra oznaczonego cyfrą 77 i nazwą portu macierzystego Tromze Noc. Zaintrygowany nazwą, odczytaną przez lornetę jeszcze z daleka, porucznik wysłał swego pierwszego oficera na pokład dziwnego stateczku z przywiązaną dryfkotwą. Jakby na morzu szalał lichowie jakiś sztorm. W kajucie kutra leżał na pryczy starszy, wychudzony mężczyzna. Podporucznik w pierwszej chwili odniósł wrażenie, że nie żyje. Dopiero gdy nachyliwszy się nad nim, poczuł słabiutki powiew oddechu, stwierdził, że to żywy człowiek. Sądząc, że tylko śpi, starał się go obudzić, ale daremnie. Nie mając zbyt wiele czasu do dyspozycji, konwój tymczasem odpłynął już dość daleko i zbliżał się wieczór. Oficer rozkazał wziąć kuter na hol i pozostawiwszy dwóch marynarzy, Jednego czuwającego w kajucie drugiego przy sterze, wrócił na okręt, gdzie złożył dowódcy szczegółowy meldunek. Zanim jeszcze zapadł zmrok, porucznik Berwick dogonił swój konwój i natknąwszy się na pierwszy z brzegu statek, był to amerykański transportowiec o nośności 7,5 tysiąca ton, John Talbot przekazał mu kuter na holu, zawiadamiając zarazem, że na pokładzie kutra jest człowiek wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej. Na tym dla porucznika Richarda Berwicka sprawa kutra nr 77 się skończyła. Natomiast dla kapitana Johna Talbota, Lexingtona, V. Browna, zaczęły się kłopoty. Człowieka z kutra przeniesiono od razu do szpitala, gdzie lekarz otoczył go sumienną opieką. W pół godziny później zgłosił się do kapitana, by złożyć mu meldunek. Minę miał przy tym niezbyt zadowoloną. No i co z tym człowiekiem? spytał L. We brown. Nie podoba mi się, odparł doktor. Dlaczego? Wyglądał wcale nie najgorzej, tyle tylko, że nie chciał się obudzić, zdziwił się kapitan. A no właśnie to. Jego stan fizyczny jest stosunkowo dobry, a mimo to zdradza wyraźnie brak ochoty do życia. Dałem mu zastrzyk kamfory, zobaczymy, jak podziała. Zostawiłem tam pańskiego stewarda, by czuwał przy nim i zaraz dał mi znać, jak tylko się ocknie. Na wiadomość nie musiał zbyt długo czekać. Ledwie skończył palić, podanego mu przez kapitana papierosa, przed steward. Ten człowiek się obudził, doktorze, zameldował. Pytał, gdzie jest. Chciał pić i rozmówić się z kapitanem statku. Pić mu nie dałem, ale obiecałem, że przyprowadzę pana kapitana. W porządku, rzucił kapitan. Pójdziemy go zobaczyć, doktorze. Ich gość nie spał i był ogromnie podniecony. Chciałbym czegoś się napić i pomówić z kapitanem, odezwał się słabym głosem. Pić pan dostanie, ale tę rozmowę, może by pan odłożył na jutro, jak pan trochę przyjdzie do siebie, zauważył lekarz. Nie, tego odkładać niepodobna. Jutro mogłoby być za późno, upierał się z irytacją pacjent. No dobra, ja właśnie jestem kapitanem, chętnie pana wysłucham. Nie mam teraz nic pilnego do roboty, uspokajał go L. W. Brown. Dajcie mu się czegoś napić, doktorze. Lekarz zmarszczył czoło, ale nie śmiał sprzeciwiać się kapitanowi. Sam wlał do szklanki soku z greffruitu, dodając parę kropel uspokajającego lekarstwa. Dobra, niech pan mówi, ale nie za długo. Jutro jest także dzień, powiedział, podsuwając szklankę do ust pacjenta. Mężczyzna pił chciwie. Napój widocznie bardzo go rzeźwił, dało się to zauważyć po jego głosie. Dziękuję panu, doktorze, powiedział już znacznie spokojniej, ale chciałbym porozmawiać z kapitanem w cztery oczy. Doktor uśmiechnął się z przymusem. To się da bardzo łatwo zrobić. Chodźcie, Jack. Nie, poczekajcie jeszcze chwilkę, zawołał mężczyzna, rozglądając się niespokojnie dokoła. Gdzie moje ubranie? Wisi za panem. Czy pan życzy sobie czegoś? Spytał Stuart. Kurtkę. Wsnął rękę do wewnętrznej kieszeni kurtki i twarz jego rozjaśniła się natychmiast. Wyciągnął mały notesik w ciemnej, skórkowej oprawie. Wsunął go pod poduszkę i podziękował stewardowi. Nazywam się Erik Dahl, jestem Norwegiem. Do niedawna byłem naczelnym inżynierem zakładów Norsk Hydro w Ryukanie, rozpoczął słabym głosem, gdy lekarz wraz z stewardem opuścili kajutę. A ja jestem Lexington Victor Brown, kapitan amerykańskiego statku handlowego John Talbot, na którego pokładzie właśnie się pan znajduje. Odpowiedział kapitan. Płyniemy z Murmańska do Nowego Jorku. W tej chwili znajdujemy się około 60 mil na południe od Islandii. Ściśle powiedziawszy od przylądka Kaddaflioc. Zazwyczaj trzymamy się jego północnych brzegów. Tym razem jednak leży tam gęsta mgła, dlatego wzięliśmy kurs na południe. No i dzięki temu ratował mnie pan. Zawdzięczam panu życie. Nie ma o czym mówić, to przecież oczywiste. Kapitan machnął ręką. Dokąd pan chciał płynąć? Łódź ma pan dobrą, ale zdaje się ani kropli paliwa. Wypłynąłem z Bergena, chciałem dotrzeć na Szetlandy, którego dziś jest. Kapitan podał mu datę, Dal szybko obliczał, do jego ucieczki w minął prawie tydzień. Tak znacznie zawrócił pan na północ, zdziwił się kapitan. Czy mógłbym dostać jeszcze coś do picia? Poprosił Dal. Kapitan podał mu napój. Dal zaczął opowiadać swoje przygody, rozpoczynając od momentu, gdy uciekł po nalocie z Ryukanu. Jak widać, miał pan niebyle jakie przygody, zauważył kapitan, gdy dal skończył. Chciał pan jechać do Anglii, a pojedzie pan do Stanów Zjednoczonych. Przypuszczam, że dla pana to niezbyt wielka różnica. No, przyślę panu teraz doktora, a później niech się pan porządnie wyśpi. Na takim statku jak ten i tak nic nie ma mądrzejszego do roboty. Zabierał się do wyjścia. Lecz dalgo powstrzymał. Nie, jeszcze chwilkę, kapitanie, niech pan poczeka. Kapitan znowu usiadł. Czy nazwa Ryukan nic panu nie mówi? Kapitan zaprzeczył ruchem głowy. Produkowaliśmy tam ciężką wodę, rzekł z naciskiem inżynier. Kapitan zmarszczył brwi, ciężka woda, a co to takiego? Znam ciężki krążownik, ciężkie działo, ciężki karabin maszynowy, ale ciężką wodę. To jest woda, która zamiast zwykłego wodoru zawiera deuter, ciężki wodór, dwa razy cięższy niż wodór zwyczajny, jakim napełnia się balony, tłumaczył zmęczony Dal. A do czego ona służy do picia? Nie, nie do picia. Na pewno nie byłaby zdrowa, a jest zbyt droga. Galon kosztuje 3000 dolarów. Dopiero należy to straszne pieniądze, zdziwił się uprzejmie kapitan. Ta ciężka woda zaczynała go interesować. Używa się jej do doświadczeń atomowych, ciągnął dal. Znam miejsce, gdzie ukryto większą jej ilość. To ma niesłychane znaczenie dla sprzymierzonych. Sporządziłem w tej sprawie notatkę. Niech pan spojrzy. Gdyby mi się coś stało, niech ją pan odda do rąk profesora Chadwicka w Cambridge albo profesora Fermi z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Szybko przerzucał kartki notatnika. A cóż by się panu mogło stać? Uspokajał go kapitan. Chyba, żeby nas jakiś szkop zatopił, zanim dojedziemy do portu, ale to mało prawdopodobne. Oni rzadko atakują konwoje pod balastem. W takim razie jednak wszystkich nas spotkałby ten sam los i nie przypuszczam, by uratował się ktoś taki, kto mógłby odnieść pański notes jednemu z tych dwóch dżentelmenów. Dalnie zwracał uwagi na jego słowa, gorączkowo przerzucał kartki, szukając swego szyfru. O, jest tutaj, niech pan spojrzy. Kapitan pochylił się nad nim zaciekawiony. Mała strona notatnika zapisana była gęsto cyframi, a tylko w pierwszym rzędzie odbijały się od nich dwie wyraźne, stojące samotnie litery P, N, które, dlatego tylko, że były jedyne, dobrze utkwiły kapitanowi w pamięci. Dal ponad jego głową wpatrywał się w mały, okrągły, zasłonięty iluminator. Lekarz przed odejściem uchylił go, by do niewielkiej, mocno nagrzanej kajuty. Wpuścić nieco świeżego, nocnego powietrza. Lecz w czterech punktach umocował do haczyków nieprzejrzystą filcową zasłonę, by światło z kajuty nie przedostawało się na zewnątrz. Nagle inżynier zauważył, że dolny brzeg zasłony odchylił się nieco do środka, jakby w nią uderzył ostry powiew wiatru. Gotów był przysiądz, że w okienku mignęła jakaś ręka, starająca się powiększyć otwór. O tam, kapitanie, niech pan spojrzy. Ktoś jest pod oknem, podsłuchuje. Szeptał zdławionym głosem i podniecony w najwyższym stopniu wskazywał ręką na okienko. Kapitan odwrócił się zdziwiony. Zasłona wisiała nieruchomo. Tam? A któż by tam mógł być? Jesteśmy na pokładzie łodziowym. Wszyscy ludzie z wachty są pod nami. Na pewno ktoś podsłuchiwał. Nie mam żadnych wątpliwości. Upierał się dalej. Kapitan zmarszczył brwi, szybko wyszedł, przebiegł korytarzem na pokład, stamtąd wąskim niekrytym przejściem między ścianą nadbudówki i relingiem dostał się pod iluminator kajuty szpitalnej. Tu nie było nikogo, ale gdy wychyliwszy się przez reling, spojrzał na pokład poniżej, wydało mu się, że dostrzega ciemną sylwetkę. Kto tam? Zapytał surowo. Nolan, panie kapitanie, odezwał się głos z dołu. Chmura z czoła kapitana zniknęła. Terence Nolan, Irlandczyk, stary wytrawny marynarz z załogi Johna Talbota, co najmniej już od 15 lat służył wraz z nim w tej samej spółce armatorskiej i cieszył się jego absolutnym zaufaniem. Terry, jak długo tu już jesteście? Godzinę, kapitanie. Należy do wieczornej wachty pierwszego oficera. Na statku John Talbot wieczorna wachta obejmowała służbę o godzinie szóstej. Nolan był więc na swym miejscu już w chwili, gdy kapitan wszedł do Kajuty Dala. A tu gdzie ja stoję nie widzieliście nikogo? pytał kapitan? Nie widziałem kapitanie, zresztą tam nie patrzyłem uczciwie przyznał się marynarz. Mam nadzorować ten odcinek, rozglądam się więc po morzu czy nie ukaże się gdzie okręt podwodny, ale w tych parszywych ciemnościach można zobaczyć najwyżej koniec własnego nosa. A nie zaskoczył ktoś stąd na wasz pokład? To pytanie kapitan postawił już tylko formalnie, nie miał więc za zły wachtowemu pewnego zdziwienia czy nawet oburzenia w to odpowiedzi. — A któż by tu mógł skoczyć, kapitanie? — Musiałbym go słyszeć, a ja przecież na wachcie nie śpię. — Okej, okay, nie gniewajcie się, Terry — zaśmiał się kapitan. Już miał odejść, ale przed wejściem do nadbudówki pokładu łodziowego zawahał się jeszcze. Obszedł powoli dokoła cały pokład obok ciężkich łodzi ratunkowych osłoniętych szczelnie brezentem. Tu wacht nie było, ponieważ łodzie zasłaniały widok na morze. Kapitan świecąc latarką oglądał starannie wszystkie łodzie po kolei. Znalazł je we wzorowym porządku. Zgodnie z przepisami, brezent umocowany był na burtach. Pod nim zaś nikt ukryć się nie mógł, chyba żeby miał pomocnika, który po nim umocowałby na łodzi brezent. Sam z wnętrza łodzi nie mógłby tego zrobić. Uspokojony powrócił kapitan do kajuty szpitalnej. Był przekonany, że uratowanemu przez statek Norwegowi coś się przywidziało. — Coś się panu zdawało. Nikt nie mógł nas podszukiwać. Na pokładzie nie żywego ducha, a niżej, pod pańskim iluminatorem, jest wachta. — Całkowicie godzin zaufania marynarz — powiedział do Dala, który siedział na koi i z oczyma utkwionymi w przestrzeń. — Nie, nie, nie zdawało mi się. Zupełnie wyraźnie widziałem rękę — protestował zdenerwowany Dal. — Skontrolowałem cały pokład łodziowy i nie znalazłem nigdzie nawet myszy. Ma pan, przyjacielu, stargane nerwy. — Niech się pan położy, przyślę panu doktora. Da panu coś na uspokojenie — perswadował mu kapitan. — Kapitanie, to notatka niezmiernej wartości. Gdyby się tak o niej hitlerowcy dowiedzieli — szeptał rozgorączkowany Dal. — Ależ ja nie mam hitlerowców na pokładzie, kolego — mruknął niechętnie kapitan. — Moi oficerowie i marynarze to uczciwi demokraci ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą, jeżeli pan tak bardzo bawia się o tę notatkę, to niech mi pan da ten notes. Schowam go w kasie pancernej. Wyciągnął rękę. Dal się wahał. Nie miał ochoty rozstać się z notatnikiem, który z tak wielu trudnościami udało mu się przewieźć aż na amerykański statek. Także szorstki ton słów kapitana uraził jego krańcowo już wyczerpane nerwy. Myślę, że ma pan rację. Zmusił się do spokoju. Ten tydzień samotności mocno nadszarpnął mi nerwy. Nie będę już panu zawracał głowy tym notatnikiem. Dziękuję, że w stosunku do mnie okazał pan tyle cierpliwości. Spróbuję zasnąć. Położył się i wyciągnął do kapitana rękę. Brown uścisnął ją mocno. Najlepsze, co pan może zrobić, inżynierze, uśmiechnął się wesoło. Jeszcze przyślę tu panu doktora. Mam nadzieję, że jutro będzie pan już na nogach, a wtedy napijemy się czegoś lepszego niż sok z grepfruitu. Jak długo potrwa droga do Nowego Jorku? zapytał Dal. Do Nowego Jorku jeszcze daleko, przyjacielu zaśmiał się stojący już w drzwiach kapitan przeszło 3000 mil. Płyniemy wprawdzie bezpośrednim kursem, ale robimy wszystkiego 12, najwyżej 15 węzłów jeszcze dobrych 10 dni nie, zanim ujrzymy statuę wolności. Z ust Dala wyrwało się ciężkie westchnienie. Na pożegnanie kapitana odpowiedział machinalnie, a gdy przysłany lekarz stawiał mu pytania, bąkał tylko od niechcenia tak lub nie. Nie był głodny, chciał mu się tylko pić. Łapczywie więc wypił jakąś podaną mu przez lekarza mieszankę. Doktor, przesłoniwszy górne światło, życzył mu dobrej nocy, potem wyszedł. Dal leżał bez ruchu, ze wzrokiem utkwionym w pułap pogrążonej w półmroku kajuty. Podniecenie i niepokój dziwnie jakoś zniknęły. Gotów był teraz na tę historię z firanką patrzeć tak jak kapitan. Na pewno uległ złudzeniu. To wszystko były tylko nerwy. Widział rzeczy, które nie istniały. Statek płynął spokojnie, bez przechyłów. ściany wibrowały lekko w rytm pracy maszyn. Usnął spokojnym snem, bez widziadeł. Obudziło go silne potrząsanie i ucisk na ramieniu. Z trudem otworzył oczy i spojrzał w twarz nachylającego się nad nim mężczyzny. Zauważył, że kajuta jest jasno oświetlona, a jego koja przychylona nieco na bok. Nareszcie skonstatował mężczyzna z ulgą i dźwignął go, pomagając mu usiąść. Teraz dal zauważył złote galony oficerskie na jego rękawie. Na cichym, w chwili, gdy usypiał statku, było pełno hałasu i gwaru, nie było wibracji od pracy maszyn, a statek przychylony na jedną burtę zataczał się z boku na bok. Inżynier zorientował się, że coś zaszło. Opuścił nogi na podłogę i przy pomocy oficera próbował wstać. Jakoś się to udało, chociaż w pierwszej chwili aż się zatoczył, tak bardzo był słaby. Torpeda rąbnęła nas w dziób wyjaśniał oficer. Właściwie tylko się o nas otarła, prawie cała siła eksplozji poszła w wodę inaczej już bylibyśmy na dnie, ale i tak jeszcze nie wiemy, jak wielkie jest uszkodzenie. Być może, że trzeba będzie spuszczać łodzie ratunkowe. I dlatego kapitan przysłał mnie po pana. Nazywam się Frederick Osgood. Jestem drugim oficerem na statku John Talbot. Sądzi pan, że przy mojej pomocy będzie mógł pan iść? Chętnie posłałbym po jeszcze kogoś, ale gdyby istotnie doszło do opuszczenia statku, wszystkie ręce będą tam potrzebne, mówił szybko, pomagając przy tym ubierać się Dalowi. Dal, czepiając się mebli, przeszedł parę kroków. Jakoś pójdzie, tylko będę musiał oprzeć się o pana. Już mieli wychodzić, gdy nagle zatrzymał się przerażony. Co się stało? Oficer niecierpliwił się trochę, ponieważ przechył stawku zwiększył się nieco. Zapomniałem czegoś. Przepraszam pana sekundę. Z trudem dotarł do koi, wsunął rękę pod poduszkę i wyciągnąwszy notatnik odetchnął z ulgą. Nie zwracając uwagi na nalegania oficera, przystanął pod lampą i szybko zaczął przerzucać kartki. Zaszyfrowana informacja była na swoim miejscu, wszystko w porządku. Nie bez trudności zeszli po mocno odchylonych w schodach na niższy pokład. Silnie opadający lewą burtą ku powierzchni morza. Łodzie ratunkowe będziemy mogli spuszczać tylko z tej burty, zauważył świecąc sobie latarką ozgód. Było tu niemal zupełnie ciemno, tylko od strony przedniego luku dobiegały jakieś blade światła, tak jednak wątłe, że skutkiem odległości nie docierały nawet do połowy pokładu. Niech pan tu usiądzie na tej skrzyni, tylko proszę uważać, by nie wypadł Pan przez reling. Jak tylko będziemy spuszczać łodzie ratunkowe, zaraz po pana przyjdę. Zresztą i tak ludzie wsiadać do nich będą z tego pokładu. Niepodobna więc, żeby o panu zapomniano. Na razie do widzenia, panu. I szybko odszedł w stronę przedniego luku. Dal pozostał sam. Przez chwilę obserwował barwną grę świateł rakiet sygnalizacyjnych, gdy okręty eskorty konwoju. Porozumiewały się ze sobą przy daremnej pogoni za okrętem podwodnym, który storpedował Johna Talbota. Potem zaczął nasłuchiwać, co się na statku dzieje. Cały ruch skupiał się na baku. Od czasu do czasu tylko ktoś przebiegał obok niego, poza tym było zupełnie pusto. Na pogładzie łodziowym ukończono już przygotowania do spuszczania łodzi. Lecz chociaż minuty mijały, do opuszczenia statku nie doszło. Uwaga dala zaczęła słabnąć ogarniało go trudne do opanowania uczucie zmęczenia wreszcie otuliwszy się w ciężki płaszcz na wpół wyciągnął się na wielkiej skrzyni z narzędziami i głowę oparł o reling usnął najtwardszym snem w życiu nie obudziła go nawet lodowata woda atlantyku rozdział szósty John Talbot miał szczęście Torpeda istotnie otarła się tylko o dziób statku, jak powiedział drugi oficer Dalowi, lecz mimo to częściowo spełniła swoje zadanie. Zniszczyła stewę dziobową, komorę kotwiczną i jedną z grodzi wodoszczelnych. Prócz tego spowodowała niebezpieczne przesunięcie się balastu, co sprawiło, że zanurzony już dziobem w wodę John Talbot groźnie przechylił się na lewą burtę. Natomiast maszynownia była w zupełnym porządku. Nie ucierpiały także zasoby paliwa. Parę godzin trwała praca, zanim udało się prowizorycznie zażegnać niebezpieczeństwo. Należycie zabezpieczyć gruć drugiej komory wodoszczelnej na dziobie i właściwie rozmieścić balast. Zatrzymane maszyny unieruchomiły statek, a tymczasem konwój popłynął dalej wyznaczonym kursem. Przez cały ten czas nikt nie zainteresował się sobą bala. Od kapitana aż po ostatniego palacza wszyscy zajęci byli pracami naprawczymi na dziobie. Nad ranem dopiero, gdy już cała załoga upadała wprost ze zmęczenia, drugi oficer przypomniał sobie o człowieku, którym kazano mu się zaopiekować i chociaż namiętnie marzył o odpoczynku, ruszył na miejsce, gdzie Dala pozostawił. Spostrzegłszy, że skrzynia, na której go posadził, jest pusta, przeraził się w pierwszej chwili. Wnet jednak powiedział sobie, że widocznie Norwek dość miał bezcelowego oczekiwania i albo sam, albo z czyjąś pomocą, Zorientowawszy się, że bezpośrednie zagrożenie minęło, udał się do swej kajuty. Rozsądny człowiek, mruknął zadowolony tego rodzaju wyjaśnieniem sprawy i poszedł przespać się trochę, ponieważ za dwie godziny miał objąć wachtę, którą teraz pełnił w charakterze dowódcy najstarszy na statku marynarz Irlandczyk Terence Nolan. Tak się złożyło, że steward kapitana, który obsługiwał kajutę szpitalną, stwierdził dopiero w południe, że inżynier dal zniknął z kajuty. Kapitan spał jeszcze, a stewardowi namyślnie przyszło go obudzić. Zameldował jednak o tym fakcie oficerowi wachtowemu, którym w tym czasie właśnie był Ozgud. Ozgód niewiele się namyślając, poszedł obudzić kapitana. Dobrą chwilę trwało, zanim L.W. Brown się ocknął. Potem jeszcze miał minę bardzo niezadowoloną, póki nie usłyszał meldunku drugiego oficera. Zaklął soczyście i szybko zaczął się ubierać, wydając rozkaz Ozgudowi, by zwołał całą załogę. 68 ludzi załogi zebrało się na rufie Johna Talbota. Niewyspani i zmęczeni próbowali odgadnąć, co ten nowy alarm może oznaczać. Maszyny zastopowały, ponieważ na zbiórce stanęli także palacze i maszyniści. Wielki statek kołysał się łagodnie na długiej, niskiej fali wywoływanej przez słaby zachodni wiatr. Przemówienie kapitana do załogi było krótkie i stanowcze. Kto widział mężczyznę z kutra? Kiedy i gdzie? Zgłosiło się kilku marynarzy, którzy przypomnieli sobie, iż przechodząc koło skrzyni z narzędziami, zauważyli, że ktoś na niej leży. Nie mogli, co prawda, po ciemku rozpoznać, kto to jest, ale po prostu doszli do przekonania, że to nie ktoś z załogi, gdyż wszyscy marynarze z Johna Talbota mieli wówczas pełne ręce roboty. Badania prowadził kapitan, pierwszy oficer, notował wypowiedzi. Gorzej przedstawiała się sprawa z ustaleniem czasu. Nikt przecież nie patrzył na zegarek. Pozostawała więc tylko ocena w przybliżeniu, mająca jako punkt wyjścia moment trafienia Johna Albota Torpedą ustalony w dzienniku pokładowym na godzinę 1.35. Drogą porównania różnych wypowiedzi udało się stwierdzić, że Erika Dala widziano po raz ostatni mniej więcej w dwie godziny po wypadku, a więc gdzieś koło czwartej nad ranem. Kapitan był w bardzo złym humorze. Zniknięcie dala irytowało go z dwóch powodów. Z jednej strony sprawa normalnej gościnności, z drugiej to wszystko, czego się od Dala dowiedział. W trakcie rozmowy z nim gotów był argumenty o niezwykłej wartości jego informacji uważać za mocno przesadzone. Wszyscy ci emigranci uciekający z Europy do sprzymierzonych zdradzali tendencję do przesad na temat ważności własnej osoby. Teraz jednak, kiedy Dal zniknął, kapitan nabrał znacznie większego zaufania do przekazanych przez niego wiadomości. Wraz z ludźmi, którzy widzieli dala w nocy, podszedł do skrzyni, na której inżynier siedział i polecił, by każdy z nich po kolei zajmował taką pozycję, w jakiej widział dala. Zaznaczyły się pewne różnice w zdaniach, lecz wszyscy kładli się na skrzyni w ten sam sposób. Teraz pokład miał już pozycję poziomą, a kapitan wraz z oboficerami mógł tylko w przybliżeniu odgadnąć, jaki kąt nachylenia przybrał po trafieniu torpedą statek. Zgodzili się na jedno. Że przechył był wprawdzie dość znaczny, ale mimo to dal nie mógł bez czyjejś interwencji wylecieć przez relink, o ile leżał tak, jak to zgodnie zaznaczali marynarze, ponieważ morze było całą noc tak samo spokojne jak obecnie. Musiał go ktoś wyrzucić za burtę, innej możliwości nie widzę, rzekł cicho kapitan do pierwszego oficera. Panie Heinz, niech mi pan przyniesie do kajuty musterole. Pan zaś panie ozgód. A z panem Nolan i inżynier McTewish pójdziecie we trójkę przeprowadzić rewizję całego statku i wszystkich rzeczy osobistych załogi bez żadnego wyjątku. Mnie osobiście złoży pan meldunek. Będzie pan szukał przede wszystkim małego notatnika, pokazał na dłoni jego wielkość w okładce z granatowej skórki. Ozgudowi mocno zrzedła mina. Zasalutował jednak bez słowa i poszedł wypełnić żmudny obowiązek. Odcinek szósty. Kapitan powrócił do swojej kajuty. Po chwili wszedł tam, zanim pierwszy oficer, niosący dużą księgę, pełną listę załogi statku. Ludzie się rozeszli, statek płynął powoli w stronę bazy w Juliane Hap na Grenlandii, gdzie miał się poddać pierwszemu solidniejszemu remontowi. Przeglądając listę załogi, tak kapitan, jak pierwszy oficer, nie dowiedzieli się nic nowego. Dwie trzecie nazwisk znalazło się od razu poza wszelkim podejrzeniem. Należały bowiem do ludzi, których obaj oficerowie znali od dłuższego czasu pracując wraz z nimi lata całe w tej samej kompanii żeglugowej. Resztę stanowili ludzie przydzieleni na Johna Talbotta dopiero podczas wojny, kiedy to załogi statków, wobec nieustannych ataków niemieckich okrętów podwodnych, wymagały stałych uzupełnień. W sumie 21 mężczyzn o uczciwych amerykańskich nazwiskach, których rejestry kar były czyste z wyjątkiem drobnych wykroczeń przeciwko dyscyplinie na statku. To wszystko, co udało im się sprawdzić. Nic się z tego nie dowiemy, zdecydował kapitan z niechęcią odsuwając listę. Zobaczymy, co ustali zgód. Kiedy drugi oficer powrócił po sześciu godzinach sumiennej rewizji, meldunek jego brzmiał negatywnie. Nie znalazł nic prócz butelek brandy u kilku ludzi, którzy wbrew przepisom przechowywali alkohol w swych szufladkach. Statek to mały, zamknięty świat, żyjący własnym życiem, odcięty od wszelkich kontaktów z światem zewnętrznym. Nie może więc na nim zginąć nawet puste pudełko od zapałek, o ile oczywiście nie wyrzuci go ktoś za burtę lub nie spali w kotle. Człowiek, który wykończył dala, na pewno notatnika nie zniszczył. Bo skoro miał on wielką wartość, dla sprzymierzonych musiał ją mieć także i dla mocarstw tak zwanej osi. Wprawdzie kapitan, na myśl, że on, Lexington V. Brown, pełniący służbę na statkach już 25 lat, mógłby mieć na pokładzie członka piątej kolumny, robił się purpurowy na twarzy ze złości, a jednak takiej możliwości wykluczyć nie mógł, nie wyczerpawszy uprzednio wszelkich środków kontroli. Co do solidności rewizji nie miał wątpliwości. Powierzył ją bowiem trzem ludziom, których po pierwszym oficerze obdarzał największym zaufaniem. Ale w pewnej chwili przyszło mu na myśl, że może przestępca nie ukrył całego notatnika. Jeżeli istotnie podsłuchiwał pod iluminatorem kajuty, jak twierdził Dal, to słyszał wzmiankę o szyfrowanej notatce, schował więc tylko tę jedną kartkę, która miała dla niego wartość. Niech pan zarządzi znowu zbiórkę całej załogi, rozkazał z chmurną miną pierwszemu oficerowi. Gdy cała załoga zebrała się na rufie, polecił. Wszyscy rozebrać się do naga, ułożycie swe rzeczy przed sobą. Hans i Ozgud przejrzą wszystko sztuka po sztuce. Oficerowie i ja rozbierzemy się ostatnio. Zaczynamy. Ten niezwykły rozkaz przyjęty został z takim niedowierzaniem, że kapitan musiał powtórzyć go raz jeszcze. Koniec listopada nie jest właściwą porą do rozbierania się na świeżym powietrzu, nawet kiedy świeci słońce i wieje łagodny wietrzyk, a tym bardziej pod 60 równoleżnikiem, nie zaś w okolicach równika. Lecz wszyscy usłuchali rozkazu, na pokładzie zaczęły się gromadzić sterty ubrań bielizny. Obok nich zaś szczękali zębami zmarznięci marynarze. Rewizja odbywała się szybko, ale dokładnie. Najmniejszy strzępek papieru nie przemknął się niezauważony. Marynarze, których rzeczy już zrewidowano, pośpiesznie wciągali bieliznę i ubrania na zmarznięte ciała, ale ubrawszy się bynajmniej nie zdradzali ochoty do odejścia. Z wielkim zainteresowaniem i z wesołymi uwagami asystowali przy rewizji mniej szczęśliwych kolegów, których miejsca wypadły w dalszej kolejce. Kapitan uznając, że za tak niezwykłe zarządzenie coś im się należy, nie gnał ich do roboty. Potraktował całą sprawę tak dalece po sportowemu, że nie poszedł do ciepłej kajuty wraz z oficerami na rewizję ich rzeczy osobistych, ale urządził załodze zabawne widowisko. Oto ich dowódca, pierwszy po Bogu, stał na pokładzie tak, jak przyszedł na świat i z śniałymi wargami czekał cierpliwie, aż dość flegmatyczny stary Nolan skontroluje i zwróci mu bieliznę oraz ubranie. Uważam, że to wszystko było niepotrzebnym dręczeniem siebie i innych, mówił później, siedząc w kajucie z oficerami i lekarzem przy szklaneczce gorącego grogu. Powiada pan doktorze, że ten mężczyzna był bardzo słaby. A tak, panie kapitanie. Dziwiłem się nawet, że pan Osgood sam i to tak łatwo ściągnął go na niższy pokład. Wobec tego wytłumaczenie jest jasne i proste. Pan Dal znudził się niepotrzebnym wyczekiwaniem, a widząc, że łodzi nie spuszczono i stary John Talbot spokojnie płynie dalej, podniósł się i chciał sam przejść do kabiny. Lecz po drodze siły go zawiodły, a ponieważ było bardzo ciemno, wleciał przez mocno przechylony reling i utonął. Dziwne tylko jest to, że nikt z nas nawet krzyku nie słyszał, wtrącił inżynier McTevish. Jakże pan chciał coś słyszeć w tym hałasie i gwarze, jaki powstał w ładowni podczas akcji ratunkowej? Zapytał pierwszy oficer. Uwagę jego przyjęto w milczeniu. Czy panowie sądzą, że całą tę sprawę możemy uznać za zamkniętą? Postawił pytanie kapitan. Czy ten człowiek miał przy sobie coś cennego? Zainteresował się drugi oficer, Fred Osgut. Kapitan zawahał się sekundę. Opowiadał coś mętnie, że w notatniku swym ma zaszyfrowaną jakąś informację, niezmiernie ważną dla sprzymierzonych, powiedział po chwili. — Nie mogłaby przecież zniknąć bez śladu, gdyby ktoś zgładził go tylko dlatego, by zagarnąć ten szyfr. Rewizję zrobiliśmy tak dokładnie, że ten szyfr musielibyśmy znaleźć, zauważył pierwszy oficer. A jeżeli sprawca tego czynu nauczył się szyfru na pamięć a potem notatnik rzucił po prostu do wody wtrącił drugi oficer Młody był miał skłonności do romantyzmu kapitan parsknął pogardliwie Musiałby to chyba być ów fantastyczny matematyk Wańczuk, czy jak się ten człowiek z Rosji nazywał Widziałem tę notatkę figurowały tam tylko dwie litery a dalej przynajmniej sto liczb jedno dwój trzy cyfrowych Chciałbym ja tak pana zobaczyć, jak się pan na przykład czegoś takiego we właściwej kolejności, bo przecież przyfrakt to rzecz zasadnicza, nauczył w tym czasie, jaki miałby pan do dyspozycji, powiedzmy w ciągu ośmiu czy dziesięciu godzin. I pociągnąwszy solidnie gorącego grogu, spojrzał po swych gościach. Prócz o zguda, w którego twarzy wciąż malowało się niedowierzanie, wszyscy inni zdawali się zgadzać z jego zdaniem. Kapitan podyktował oficerowi krótki protokół, który wszyscy obecni podpisali. Także ozgód po chwili wahania. John Talbot, idąc z połową szybkości, dowlógł się wreszcie do bazy w Juliane Hap, nieniepokojony już przez niemieckie okręty podwodne. Owa baza na Grenlandii, zbudowana przez Amerykanów zaraz w pierwszym roku przystąpienia do wojny, była wprawdzie dobrze zaopatrzona, nie posiadała jednak suchego doku, nie mogła zatem przeprowadzić definitywnie remontu Johna Talbota. Lecz mimo to statek stał w tym bardzo nieciekawym porcie pełnych 14 dni. A ponieważ po tym drugim tymczasowym remoncie szybkość jego zwiększyła się bardzo nieznacznie, więc też minęło dalszych dni 14, zanim załoga jego ujrzała statuę wolności na amerykańskiej wyspie Bedlows. Było to dnia 2 stycznia 1944 roku wieczorem. Kapitan porozumiawszy się uprzednio przez radio z dowództwem portu, skierował swój uszkodzony statek wprost do doków Hoboken i przekazawszy dowództwo statku pierwszemu oficerowi, sam wsiadł do motorówki. Z protokołem o zniknięciu Dala i z dziennikiem pokładowym popłynął dalej rzeką Hudson do dowództwa portu. Wiedział, że mimo późnej godziny wieczornej zastanie tam dowódcę i konwoju, komodora Edwarda Richardsa, któremu chciał co prędzej złożyć meldunek. Gdyby był przypuszczał, w jakie z tego powodu wpadnie tarapaty i że zarówno tej nocy, jak i do połowy dnia następnego nie zmruży oka, bez wątpienia nie byłby tak gorliwym służbistą. Jadąc taksówką do Port Authority Commerce Buildings przy ósmej alei, gdzie mieściła się część biur dowództwa konwojów, obserwował wspaniałą grę świateł Nowego Jorku z egoistycznym zadowoleniem człowieka, który powróciwszy z krajów ścisłego zaciemniania i nocnych alarmów, Cieszy się z tego, że jego ojczyźnie tych koszmarów los oszczędził. Komodor Richards z trudem mieścił się wraz z adiutantem w mikroskopijnej kancelarii, gdzie z trudnością znalazło się krzesło dla spóźnionego gościa. Przejrzawszy pobieżnie dziennik pokładowy kapitana, oddał go adiutantowi, podsunął kapitanowi papierosa i poprosił, by bardziej szczegółowo powiedział mu o swoich kłopotach. Kapitan opisał mu nocny atak a potem z humorem przeszedł na opowiadanie o scenie rozbierania się na pokładzie Johna Talbota. — Jak to zniknął wam człowiek ze statku przerwał mu komodor No tak właśnie ten norwy którego podnieśliśmy z morza wraz z kutrem Nie pamiętałem o tej historii przyznał chmurny komodor Zestawiałem przede wszystkim oddany to nasz transportu i obliczałem czasy niech mi pan opowie o tym szczegółowo Słuchał chwilę, nie przerywając kapitanowi, ale gdy Brown zaczął mówić o szyfrowanej notatce, nagle zainteresował się tym wyraźnie. Jak pan powiada, skąd był ten inżynier? Z Rjukanu. Z Rjukanu w Norwegii? Tak, panie komodorze. Ale chyba nie z zakładów Norsk Hydro. Kapitan dał odpowiedź twierdzącą i ogromnie był zdziwiony, spostrzegłszy na twarzy, Uważnie słuchającego oficera, wyraz niezwykłego podniecenia. Próbował więc odtworzyć możliwie dosłownie swą rozmowę z Dalem na tematowego szyfru. Chciał, żebym to w wypadku jakiegoś nieszczęścia oddał komuś w Anglii, ale nazwiska niestety zapomniałem, przyznał się zgnębiony takim brakiem pamięci. To szkoda, moglibyśmy chociaż w przybliżeniu odgadnąć, o co chodziło, zauważył komodor. Nie sądzę, to nazwisko nic mi nie mówiło. — Niech pan poczeka, komodorze. Wspominał coś także o jakimś profesorze tutaj w Nowym Jorku. Tylko jak on się nazywał? Kapitan Brown tarł czoło, pragnąc z niego wydobyć zapomniane nazwisko. Komodor starał się ukryć zniecierpliwienie. Jak tylko kapitan wymienił nazwę Ryukan, sprawa zainteresowała go mocno, a informacja Brauna, że uratowany, uciekający z Norwegii do Anglii człowiek był naczelnym inżynierem w Norsk Hydro... Utwierdziła go w przekonaniu, że w grę wchodziła sprawa najwyższej wagi. Komodor po amatorsku śledził postępy fizyki atomowej i był namiętnym czytelnikiem czasopism popularno-naukowych, zamieszczających wiadomości z tego zakresu. Z drugiej strony fantastycznego projektu bomby atomowej nie udało się zachować w tak ścisłej tajemnicy, jakby sobie tego najwyższe koła wojskowe życzyły. Mówili o nim między sobą wyżsi oficerowie armii i marynarki. Jakkolwiek były to przeważnie tylko niesprawdzone informacje i domysły. Było to coś jakby farmer, a imię jego także miało cudzoziemskie brzmienie, przypomniał sobie kapitan. Fermi? Rzucił komodor. Ależ tak, tak, właśnie to fermi. I zdaje mi się, że Enriquez. Enrico Fermi? Oczywiście, Enrico Fermi, potwierdził z zadowoleniem kapitan. To Włoch, ale pracuję tutaj w Nowym Jorku na Uniwersytecie Columbia. Komodor podniósł słuchawkę i przebiegł wzrokiem długi spis numerów. Nie pogniewa się pan, że poproszę policję, by jeszcze teraz zrewidowała pański statek? zapytał nakręcając numer. Kapitan oczywiście nie był z tego zadowolony, przywiązywał bowiem wielką wagę do solidności swej własnej rewizji. Proszę odpowiedział chłodno. W dobrą chwilę później komodor dostał połączenie z oddziałem, który zdecydował wysłać sierżanta i paru konstablów. Umówili się na spotkanie przy nabrzeżu, gdzie czekała motorówka kapitana, ponieważ mieli tę samą mniej więcej drogę co policja, wyszli więc zaraz. Wóz policyjny zajechał niemal równocześnie z autem komodora. Wysiedli z niego trzej detektywi, starszy, szczupły, dość niski mężczyzna, który przedstawił się jako sierżant Rollins. Sierżant chciał przede wszystkim wiedzieć, gdzie John Talbot stoi na kotwicy, a dowiedziawszy się, że został skierowany bezpośrednio do doku, mruknął coś niezadowolony. Kazał sobie opowiedzieć cały przebieg wypadku ze wszystkimi szczegółami, a tymczasem motorówka szybko płynęła w stronę doków. Ogromnie bym się zdziwił, gdybyśmy coś znaleźli, stwierdził niezadowolony, kiedy kapitan skończył. Jeżeli to była zbrodnia, to przestępca miał masę czasu, by zatrzeć za sobą ślady i zniknąć. Załodze nie pozwolono zejść na ląd, dopóki kapitan nie złoży meldunku w dowództwie konwoju, poinformował go komodor. Sierżant zaśmiał się krótko, ale nie odpowiedział. Doki zajęte były przez statki, które ucierpiały skutkiem ataków niemieckich okrętów podwodnych, więc John Talbot stał jeszcze zacumowany na zewnątrz doku. Trab był zdjęty. Na pokładzie, zgodnie z przepisami, pełniła służbę wachta kotwiczna. Na rozkaz kapitana Wachtowy przywołał drugiego marynarza i razem opuścili trap, po którym komodor z towarzyszącymi mu ludźmi weszli na pokład. Jakie mamy wydać zarządzenia, sierżancie? Spytał kapitan. Proszę zwołać całą załogę, rzekł policjant po chwili namysłu. Zobaczymy od razu, jak się sprawa przedstawia. Dowódca Wachty nacisnął sygnał alarmowy. Była już północ. Cała załoga spała, oprócz pełniących wachtę. Dobrą chwilę trwało, zanim zebrali się wszyscy. Jako jeden z pierwszych zjawił się pierwszy oficer. Przywitało go pytanie, czy wszyscy członkowie załogi znajdują się na statku. Naturalnie to oczywiste, przecież załoga otrzyma wypłatę i urlopy dopiero jutro w południe, jak to jest w zwyczaju zdziwił się Heinz. Kiedy wreszcie nadszedł i ostatni spóźnialski z załogi, pierwszy oficer zaczął odczytywać z listy nazwiska. Brak było dwóch ludzi. Romantyczny ozgód, który z taką niechęcią podpisał ostrożny protokół o zniknięciu Dala, poczuł jakieś lekkie wzruszenie. Pełnią wachtę na norweskim kutrze przypomniał sobie pierwszy oficer. Trzeba ich było także sprowadzić. Kiedy zarządzam zbiórkę całej załogi, mam na myśli istotnie całą załogę skarcił go ostro kapitan. Skryty w cieniu Johna Talbota, kuter stał tuż przy nabrzeżu, wznoszącym się nad nim niby potężna ściana skalna. Minął czas jakiś, zanim wysłany po jego wachtę marynarz powrócił. Ponieważ wołanie z rufy statku nie dało rezultatu i wysłannik musiał zejść po sztorm trapie służącym do utrzymania łączności statku z kutrem. Powrót jego wywołał uzasadnione zaskoczenie. Za nim szedł tylko jeden marynarz, który przecierał ciężkie od snu powieki. Gramit, gdzie ten marynarz, którego tam do was posłałem? spytał surowo pierwszy oficer zaspanego marynarza. Nie wiem, panie poruczniku. Miał mieć wachtę do północy, a potem mnie obudzić. Miał widocznie wzgląd na wasz smaczny sen. Północ już minęła, zauważył sarkastycznie sierżant. Parker, idźcie no tam zobaczyć, zwrócił się do jednego z detektywów. Po jego odejściu poprosił kapitana o dane personalne zaginionego marynarza. Był nim dwudziestopięcioletni marynarz William Highworth z Bostonu, który według akt personalnych Dawniej pracował w Ferns Bermuda Line. Na Johna Talbota zamustrowano go przed 11 miesiącami. Brał na nim trzykrotnie udział w konwojach. W drodze służbowej skarb nigdy na niego nie było. Właśnie sierżant kończył czytać zanotowane dane, gdy powrócił Constable detektyw Parker, meldując, że na kutrze nic nie znalazł. — Bardzo bym się zdziwił, gdybyście tam coś znaleźli — barknął sierżant. — Przypuszczam, Parker... — Że nie zgubiliście oczu po drodze i patrzyliście uważnie. Parker uśmiechnął się. — Nie zgubiłem ich po drodze, sierżancie, ale pokazały mi tylko drabinkę z klamer w murze, po której ten typek mógł wygodnie wejść na nabrzeże. Wcale nie potrzebował przechodzić przez statek, gdzie była wachta. — Czy ten pański współtowarzysz miał coś ze sobą? Sierżant zwrócił się do wachtowego skutra. Tamten usilnie szukał w pamięci. Owszem, miał coś zapakowanego w paczkę, a kiedy go o nią zapytałem, odpowiedział mi, że to koc żeby mu nie było zimno, kiedy po zmianie położy się spać. To był cywilny garnitur, zdecydował Sierżant. A po zrewidowaniu szafki Hayworth'a okazało się, że miał rację. Mundur zabrał ze sobą, oczywiście nie będzie biegał po Nowym Jorku w czapce ze złotym napisem John Talbot. To prawdzie jest beznadziejne, ale nie wolno nam niczego zaniedbać, powiedział Sierżant i wszystkich swych detektywów z opisem zaginionego rozesłał w najbliższą okolicę. Na nabrzeżu w porcie było co prawda pusto, ale w sąsiednim doku praca szła pełną parą. Może tam ktoś przypadkiem zauważył zbiega. Dokładną i precyzyjną fotografię Haywortha znaleziono w jego papierach osobistych. Był to duplikat zdjęcia w dowodzie osobistym. Prawdziwa twarz przestępcy, rzekł sierżant Rawlins, przyglądając się zdjęciu przy ostrym świetle żarówki w kajucie kapitana. Pan daruje, a ja bym powiedział, że przeciwnie. Odezwał się ze zdziwieniem komodor. To twarz przeciętna, normalna, z jaką spotyka się pan bardzo często. A to jest właśnie to, co nazywam twarzą przestępcy potwierdził z triumfem sierżant. Taki człowiek może popełniać zbrodnie na oczach całej masy świadków, a nikt nie poda jego dokładnego rysopisu. Dlaczego? Dlatego, że twarz jego jest zbyt pospolita, nie ma więc powodu, by ją człowiek miał zapamiętać. Gdyby natomiast miał uszy nietoperza czy twarz szczura, to nawet po wielu latach przypomniał sobie przynajmniej 50 na stu ludzi. Potem wystawił kapitanowi potwierdzenie odbioru fotografii i osobistych papierów Haywortha. No a teraz rozejrzyjmy się trochę po statku. Czy mógłby mnie pan kapitanie zaprowadzić do kabiny szpitalnej? Rzuciwszy tylko pobieżne spojrzenie na wnętrze kajuty, obszedł. Powoli cały pokład łodziowy następnie zagłębił się w wąskie przejście między relingiem pokładu i nadbudówką. Za nim szedł komodor, kapitan i jego oficerowie. Czy jest tu iluminator kajuty szpitalnej? Kapitan skinął głową. Więc pan powiada, że ten podsłuchujący nie miał się gdzie ukryć, ponieważ pan natychmiast skontrolował cały pokład. Że nie mógł przeskoczyć przez reling, ponieważ na niższym pokładzie była wachta, a był nim pański zaufany stary marynarz. Oczywiście zgodził się kapitan. No to niech pan patrzy wezwał go sierżant. Wspiął się na palce, schwycił za górną krawędź nadbudówki, podciągnął się i zniknął w ciemnościach, ani razu przy tym nie uderzywszy w ścianę szpitalnej nadbudówki. Czy mnie pan widzi? spytał leżąc na dachu owej nadbudówki. Bardzo kiepsko przyznał zmieszany kapitan. A przecież tu jeszcze dobiega światło z nabrzeża i z doków. Bardzo wątpię, czy podczas konwoju na morzu było go tam nawet tyle. Kapitan musiał uczciwie przyznać fakt zgodny z prawdą, że wówczas oświetlenie statku było znacznie gorsze. — Idziemy dalej — wezwał sierżant wszystkich obecnych na pokładzie, zeskoczywszy z dachu. Ciasnym przejściem doszedł aż do końca i tam światło mocnej latarki elektrycznej skierował w dół, za reling. Tu pod nami znajduje się nadbudówka dolnego pokładu. Tak jest, potwierdził kapitan. Mieszczą się w niej kuchnia, zmywalnia, naczyń i mesa oficerska. Przypuszczam, że jej dach utrzyma mój ciężar, rzucił sierżant i nie czekając na odpowiedź, przelazł przez reling. Stłoczeni w przejściu oficerowie spoglądali za nim, widzieli jak lekkim krokiem przebiegł na skraj nadbudówki i stamtąd świecił w dół na pierwszy pokład. Powrócił natychmiast, i dołączył do nich. Możemy zejść na dół normalną drogą, rzekł. Jest tak, jak przypuszczałem, tuż przy poprzecznej ścianie dolnej nadbudówki jest wielki nawiewnik i przez niego wasz przedsiębiorczy marynarz dostał się bez przeszkód do pomieszczeń załogi pod pokładem. Sprawdziwszy raporty przekonacie się, że w krytycznym momencie nie miał służby, bo w takim wypadku nie mógłby sobie pozwolić zniknąć na czas dłuższy ponieważ dowódca Wachty obchodzi stanowiska swoich podkomendnych, więc zauważyłby jego nieobecność. Zresztą zaraz możemy to wyjaśnić. Zeszli znowu do Kajuty kapitana i w przywiezionym z dowództwa konwoju dzienniku pokładowym od razu sprawdzili, że sierżant miał rację. Właśnie kończyli przeglądać notatki służbowe, kiedy wrócili detektywi. Mimo iż rozszerzyli zasięg poszukiwań aż na kotwicowisko ferry botów, stanowiących środek komunikacji z manchatańskim brzegiem Hudsonu, nie natrafili nigdzie na ślad zbiega. Nic z tym nie było nadzwyczajnego. Oprócz tych szybkich statków miał on jeszcze do dyspozycji dwie linie kolei podziemnej, nie mówiąc już o tunelu holenderskim przebiegającym pod Hudsonem. To niedobrze, że w ogóle nie wiemy, co ma na sobie. Tu na statku nikt nie pamięta koloru jego garnituru, tłumaczył się Parker w imieniu wszystkich. Nawet gdybyście wiedzieli, nie byłoby wiele lepiej, mruknął sierżant, wiedząc, że. Do podjęcia natychmiastowego pościgu za zbiegiem i szukania jego śladów potrzeba by dziesiątków ludzi. Teraz nie warto było się tym zajmować. Należało powrócić do normalnej praktyki. Zrobić odbitki fotografii Highwortha, rozesłać je na wszystkie posterunki policyjne, wysłać zaopatrzonych w nie detektywów na wszystkie stacje środków komunikacji na drugim brzegu Hudsonu, opublikować listy gończe w prasie i przez radio. Było z tym roboty na wiele godzin. Im wcześniej się ją zacznie, tym lepiej. Wysłał natychmiast jednego z łodzi z fotografią do centralnego laboratorium, a sam z pozostałymi dwoma detektywami rozpoczął rewizję statku. Nie umiem sobie wyobrazić, gdzie on mógł tę kartkę czy też notę schować, odezwał się kapitan. Dowiemy się i o tym także, zapewniał go sierżant. Mówił pan, że do maszyn nie miał dostępu. W ładowniach także nie miał czego szukać. Więc zasięg poszukiwań znacznie się zacieśnia. Dość pobieżnie przejrzał pomieszczenia załogi, kuchni i mesę. Powrócił znowu na pierwszy pokład. Szedł powoli wzdłuż relingu, oświetlając dokładnie latarką pasy ratunkowe rozmieszczone w regularnych odstępach na całej długości statku. Jeden z nich zrewidował dokładnie. Wynik widocznie go nie zadowolił, ponieważ ruszył dalej, a za nim jego ludzie komodor, kapitan i oficerowie. — To jest boja ratunkowa, przystanął przed niewielkim przedmiotem tego kształtu, z którego starczała dziwaczna nasadka. Przedmiot ten zwrócił jego szczególną uwagę. — Tak, to pława ratunkowa chemiczna z sygnalizacją świetlną, potwierdził kapitan. — W tej nasadce znajdują się pewne substancje, które z chwilą zetknięcia się z wodą zapalają się i oświetlają powierzchnię morza na określonej przestrzeni — Używamy je w wypadku, gdy człowiek w nocy wyleci za burtę. Bardzo ciekawy, czy pan skontrolował te boje także? zapytał sierżant. Nie, bo i po co? odparł kapitan zdziwiony. Przecież wiszą tu na oczach wszystkich, zresztą w nich na pewno nic ukrać się nie da. Sierżant skierował ostre światło latarki na pławy. Jak widzę, jest zaplombowana. Tak. To jest plomba firmy, która dostarcza nabój świetny. Na plombie jest data, ponieważ nabój z czasem ulega zniszczeniu i musi być odnawiany. Pław na pokładzie było dwanaście. Sierżant, przechodząc wraz z wszystkimi od jednej do drugiej, każdą z nich oglądał uważnie. Tu brak drucika z plombą, zauważył, rzuciwszy snop światła naboje numer 7. Czy pan jej używał? — Nie, nie używaliśmy jej — odpowiedział zaskoczony drugi oficer Ozgut, któremu podlegała służba sygnalizacyjna na statku. — W poprzednim konwoju także nie. — Wtedy także nie. Zresztą, gdybyśmy jej uprzednio użyli, musielibyśmy zgodnie z instrukcją uzbroić ją znowu przed następnym wyjściem w morze. Może pan sprawdzić w dzienniku pokładowym, że wszystkie urządzenia sygnalizacyjne były w absolutnym porządku — wyjaśniał Ozgut. — No to ją sobie obejrzymy — zdecydował sierżant. Kazał odczepić pławy i sam zdjął przykrywkę nasadki świetnej. Wydrążony stożek był pusty. Nabój z substancją oświetlającą zniknął. Czy ten poszukiwany notes zmieściłby się tutaj? Pytał sierżant, wskazując kapitanowi próżną wnękę o podstawie wielkości dłoni. Kapitan bez słowa skinął głową. No, naturalnie ciągnął satysfakcją sierżant. I Biblię w formacie kieszonkowym można by schować. Sądzę, moi panowie, że w ten sposób załatwiliśmy sprawy. Teraz tylko gdzieś spiszemy krótki protokół. Wrócili do kajuty kapitana. Sierżant poprosił o pożyczenie maszyny do pisania i jednemu z detektywów zaczął dyktować protokół. Czy w tym notesie jest coś tak bardzo ważnego? przerwał nagle w półsłowa. Bo właściwie o tym jeszcze nie było mowy. Kapitan już otwierał usta, ale komodor przesłał mu ostrzegawcze spojrzenie. W Kajucie było sporo ludzi. Ostrożny oficer marynarki wojennej wolał o tych sprawach przy nich nie mówić. Przeprowadził sierżanta do sąsiedniej kabiny nawigacyjnej. Teraz podczas postoju w porcie zupełnie pustej i szeptem opowiedział o notatce, o wnotesie Dala i o swoich domysłach. To sprawa, która znacznie przekracza moje kompetencje, stwierdził sierżant, gdy tamten skończył. Poproszę pana, by zechciał mnie odstawić do komendy, każe ściągnąć naczelnego komendanta lub jego zastępcę. Kapitan Brown minę miał nieszczególną, dowiedziawszy się, co go czeka. Wyraźnie stracił humor. Myśl o wypoczynku w łóżku odpływała gdzieś w niedosiężną dal. Sierżant Rowlings zadowolił się bardzo zwięzłym protokołem. Uzyskawszy potrzebne podpisy, przedstawiciele policji wsiedli wraz z komodorem i kapitanem do motorówki Johna Talbota, a ta przewiozła ich na drugi brzeg Hudsonu, gdzie czekał wóz policyjny. Chociaż samochód był natłoczony, nieszczęsny kapitan Brown spał przez całą drogę do gmachu komendy policji przez Central Street. Spał także w kancelarii sierżanta, gdzie czekali na zastępcę komendanta. Dla niego ten wysoki urzędnik policji, którego po różnych interwencjach telefonicznych odnaleziono w klubie. Zjawił się stanowczo za wcześnie. Najpierw komodor podzielił się z szefem swoimi domysłami co do znaczenia notatki Dala. Z kolei sierżant zwięźle zameldował o wynikach przeprowadzonej inspekcji na pokładzie Johna Talbota. Uważam, że sprawa jest jasna, zgodził się z nim policyjny dygnitarz. Hayworth to oczywiście faszystowski szpieg, a jak się zdaje, zręczny typek, który umie decydować się szybko. Podsłuchał rozmowę norweskiego inżyniera z kapitanem Braunem i postanowił zdobyć notes za wszelką cenę. Storpedowanie statku stworzyło mu niezwykle sprzyjającą okazję. Po prostu ukradł notes dalowi, gdy ten czekał na spuszczenie łodzi ratunkowych. Może wyciągnął mu go we śnie, może go przedtem ogłuszył, tego nie wiemy. Zresztą to sprawa drugorzędna. Zlikwidowanie dala było nieodzowną konsekwencją kradzieży, bo inaczej powiedziałby nam, co było w notatce. Hayworth zepchnął go do morza. To przemawia za tym drugim argumentem, że uprzednio jakimś sposobem zmusił go do milczenia. Pewno bał się, że Dal będzie wzywał pomocy, jeżeli jego krzyk ktoś usłyszy. Ukrycie łupu nie stanowiło problemu, na statku bowiem panowały niemal zupełne ciemności. Hayworth łatwo mógł to zrobić w czasie, gdy miał wachtę. Oczywiście zarządził pan dalsze poszukiwania zbiega i sprawdzenie jego dotychczasowego życiorysu. Tak jest, panie szefie, odpowiedział sierżant. Odcinek siódmy. Jeżeli motyw przestępstwa jest taki, jak pan przypuszcza, to właściwie z wyjątkiem ścigania Hayworth'a, ta sprawa nie należy do nas, zwrócił się zastępca komendanta policji do Komodora. Został stworzony specjalny oddział do tych spraw, Alsos. Posiada on specyficzne, własne kompetencje. Najlepiej będzie, jeżeli zaraz się z nim skomunikujemy. Biura ma niedaleko stąd, Federal Buildings. Nieszczęsny kapitan Brown poddał się losowi. Była już godzina trzecia, noc tak czy tak stracona. Złapał się na tym, że żałuje, iż zgodził się na przyjęcie holu kutra nr 77 przez jego statek, ale to w tej chwili nic już zmienić nie mogło. Wysoki urzędnik policji pożegnał się z nimi i odjechał do swego klubu. Dla niego sprawa na razie się skończyła, ponieważ przejmuje ją inny oddział. Sierżant Rawlins ucieszył się. Problem poszukiwania zbiegłego szpiega. Pozostawiono w jego rękach. Była to okazja, na jaką czekał całe życie i po której wiele sobie obiecywał. Komodora interesowała cała sprawa, nie żałował więc bezsennej nocy, czyli że z trzech ludzi pędzących w policyjnym wozie pustymi ulicami w stronę gmachów federalnych, jeden tylko kapitan Brown marzył, by znaleźć się gdzie indziej. Lecz jego obecność była dosłownie konieczna, ponieważ tylko on jeden widział tajny szyfr. Taką opinię wyraził zastępca komendanta policji, tego samego też zdania był naczelny inspektor Darrow, który wysłuchawszy krótkiego meldunku sierżanta oczekiwał ich teraz w oddziale Alsos. Był to starszy, wysoki mężczyzna o szpakowatych włosach, ale mimo spóźnionej pory wyglądał tak rześki i wypoczęty, że Brown aż mu tego zazdrościł. Spróbuję zadzwonić do profesora Fermiego. Sądzę, że jest teraz w Nowym Jorku. Będziecie musieli panowie zaczekać, powiedział inspektor, podnosząc słuchawkę telefoniczną. Gdyby pan zastępca komendanta wspomniał mi o co tu chodzi, byłbym to już zrobił uprzednio, żeby panów nie zatrzymywać tak długo, ale rzecz prosta, w takich sprawach lepiej nie posługiwać się telefonem. Szybko dostał połączenia, profesor odezwał się natychmiast. Nie spał, pracował jeszcze w swym laboratorium. Pół godziny później wszedł do kancelarii inspektora. Komodor z wielkim zainteresowaniem przyglądał się sławnemu fizykowi odznaczonemu Nagrodą Nobla. Stał przed nim starszy, niski mężczyzna z wysokim czołem i ciemnymi, niesłychanie bystrymi oczyma. Uśmiechał się, mimo iż oderwano go o tak nieodpowiedni porząd bardzo ważnych obliczeń. Mówił śpiewną, romańską i nie bardzo zrozumiałą angielszczyzną, Lecz wyrażał się ściśle, tak że słuchający go bez specjalnych trudności rozumieli o co mu chodzi. Czy mógłby pan przypomnieć sobie chociaż cośkolwiek z tego zaszyfrowanego zapisu? zwrócił się do kapitana Brauna, wysłuchawszy sprawozdania o całym wypadku. Kapitan kręcił głową. Bardzo żałuję, ale tam były same cyfry. No, chociaż coś, niechże pan sobie przypomni, nalegał zawiedziony Włoch. Śmiertelnie zmęczony człowiek starał się zdopingować swą pamięć. Zaraz. To coś jednak utkwiło mi w mózgu, ale to i tak nie będzie miało dla Pana żadnego znaczenia. No niech Pan powie, domagał się stanowczo profesor. Między tymi wszystkimi literami były tylko dwie litery i to na samym początku. To było P i N. Profesor pokiwał głową. Tego należało się spodziewać. To wzór jądra atomowego ciężkiego wodoru, który składa się z jednego protonu. To jest litera P oraz z jednego neutronu, który oznacza się przez N. Że tu w grę wchodzi podobna, sprawa było już wyraźne z racji pracy zawodowej inżyniera, ale nic więcej wywnioskować z tego nie możemy. Jaka szkoda, że ten człowiek zginął. Czy sądzicie Panowie, że zbrodniarza znajdziecie? Zwrócił się do naczelnego inspektora. Musimy to pozostawić w BI, to jest ich sprawa. Kto tu u Was prowadzi? Zwrócił się daro do sierżanta. Ja z wielką pewnością siebie, rzekł sierżant. Wy, naczelny inspektor, nie próbował nawet ukryć braku entuzjazmu. Tak jest, ja, powtórzył z uporem sierżant. Czy ta historia ma dla Pana wielkie znaczenie? Zaryzykował Komodor pytanie skierowane do profesora. Fermi ruszył ramionami, zastanawiał się chwilę. Może mieć bardzo duże znaczenie w sensie negatywnym. Nie wiem, czy mnie pan rozumie. Komodor był wyraźnie zdezorientowany. Jeżeli dostaniemy tę notatkę, może się okazać, że dla nas nie ma ona właściwie wielkiej wartości. Lecz z drugiej strony nie jest wykluczone, że dla wrogów posiada ona wartość, może nawet bardzo znaczną. A teraz znajduje się w ręku ich szpiega. Och, to niedobra sprawa, wesnął Daru. Jego oddział miał specjalne zadania kontrwywiadu, a także zajmował się tym wszystkim, co łączyło się z zachowaniem tajemnicy bomby atomowej. Na biurku inspektora zadzwonił telefon. Daro podniósł słuchawkę i po paru słowach rozmowy oddał ją sierżantowi. To do was, rzekł krótko. Sierżant słuchał przez chwilę, a twarz jego wyraźnie rozjaśniła się. Dobra, Parker, zaraz przyjeżdżamy. Zaczekajcie tam na nas. — Nasi ludzie znaleźli na Christopher Station marnarski mundur — zwrócił się z triumfującą miną do zamilkłych słuchaczy. — Dobrze będzie, jeżeli pojedziemy tam zaraz z kapitanem Brownem obejrzeć to ubranie. Kapitan, poddając się już bez reszty losowi, milcząc, skinął głową. — Christopher Station znajduje się tuż przy dokach, gdzie stoi John Talbot — zauważył naczelny inspektor Darrow — ta niewinna i prawdopodobnie pozbawiona jakichkolwiek tendencji uwaga zirytowała sierżanta z FBI. Lecz mimo to jest to pewien sukces. Czy pan nie sądzi? rzucił szczypliwie. Życzę panu całkowitego sukcesu, bo przede wszystkim leży on w moim interesie, zapewnił go spokojnie naczelny inspektor. Zdaje mi się, że w interesie nas wszystkich, odezwał się profesor Fermi. Zdanie to wypowiedział powoli. Komodor zauważył, że w tym momencie... Uśmiech znikł z jego twarzy. Rozdział 7. Paczkę z ubraniem znalazł pracownik kolejki podziemnej pod siedzeniem w wagonie i tuż przed północą oddał ją na stacji Christopher. Mundur należał rzeczywiście do Haywortha, co stwierdził ostatecznie kapitan Brown, porównawszy go z mundurami innych marynarzy z Jonathan Albota, ale nie dostarczył żadnego nowego śladu. Ponieważ Highworth zniknął gdzieś między 8 a dziewiątą wieczorem, rzecz prosta, że podrzucony w wagonie kolejki podziemnej mundur leżał niezauważony, póki nie zmniejszył się natłok podróżnych, a przez ten czas jego właściciel mógł obrać jedną z wielu dróg ucieczki. Przesłuchanie uczciwego pracownika, znalazcy i oddawcy munduru też nie wniosło nic nowego. Pościg za zbiegłym marynarzem potoczył się normalnym trybem. Zaostrzono kontrolę na granicy kanadyjskiej i meksykańskiej. Na wszystkich statkach gotujących się do opuszczenia portu w Stanach przeprowadzono dokładne rewizje. Statków europejskich obecnie było tam niewiele. Cała komunikacja z krajami sprzymierzonych odbywała się wyłącznie przez konwoje morskie. Wobec tego w grę wchodziły tylko trzy statki szwedzkie, jeden portugalski i dwa hiszpańskie. Jako statki towarowe nie zabierały one pasażerów i czekały tylko na pozwolenie wyjścia z portu. Bardziej skomplikowana była sprawa statków państw Ameryki Południowej, których moc stało w portach Stanów. Tam rewizje były bardzo szczegółowe, całe tłumy ludzi nie mogących udowodnić swej tożsamości wędrowały z powrotem na ląd i podlegały internowaniu do czasu przedstawienia wiarygodnych dokumentów. Surowość zarządzeń sięgnęła nawet tak daleko, że brazylijski statek pasażerski Olivares, który jeszcze przed wydaniem zakazu opuszczania portów wyszedł przez cieśninę Denarous między Staten Island i Manhattanem, a nadany przez torpedowiec Sullivan sygnał nie zastopował natychmiast maszyn, został przez okręt ten bezpardonowo ostrzelany o 10 mil na północ od Coney Island. Wynikła z tego powodu pewna przykrość dla State Department, którego przedstawiciel musiał później przeprosić rząd brazylijski. Oliwarys mianowicie miał na swym pokładzie, prócz innych wybitnych osobistości, także pewnego ministra. Fachowcy z policji i z Alsosu sceptycznie zapatrywali się na tego rodzaju zarządzenia. Wątpili, by szpieg starał się natychmiast opuścić Stany Zjednoczone. Przeczyły temu wszelkie dotychczasowe doświadczenia z piątą kolumną. Jej członkowie pracowali za pośrednictwem central mieszczących się w Nowym Jorku, Waszyngtonie i kilku innych większych miastach. A później centrale te wysyłały ich informacje na miejsce przeznaczenia, zwykle za pośrednictwem statków państw neutralnych, rzadziej przez Meksyk, a już najrzadziej przez Kanadę. W państwie liczącym 160 milionów mieszkańców członków piątej kolumny było wielu. Mimo największych wysiłków policji nie udało się ich zlikwidować. Rekrutowali się oni częściowo z potomków niemieckich emigrantów których w ciągu ostatniego stulecia przybyło do Stanów Zjednoczonych około 10 milionów. Znacznie jednak więcej przysłano ich tu z Niemiec na parę lat przed wybuchem wojny. Przybywali zakamuflowani jako prześladowani demokraci, ba nawet jako Żydzi wygnani z ojczyzny przez hitlerowską tyranię. Natychmiast potrafili wykorzystać współczucie, jakim ludzie wolni przejawiają swą sympatię dla ofiar okrucieństwa. Highworth był z całą pewnością jednym z takich fałszywych emigrantów – jak się okazało przy śledztwie, co do jego pochodzenia. W Bostonie, skąd miał pochodzić, nie miał rodziny, nie miał jej także gdzie indziej. Papiery okazały się sfałszowane. Z danych zgadzała się tylko służba Farnes Bermuda Line. Pracował istotnie w tym przedsiębiorstwie, utrzymującym komunikację między Stanami i Wyspami Indii Zachodnich, ale tylko pół roku. Potem zgłosił się jako ochotnik do służby w konwojach atlantyckich i dostał przydział na Johna Talbotta. W związku z tą aferą, przeprowadzona także i na innych statkach transportowych, czystka spowodowała liczne aresztowania, nawet wśród Korpusu Marynarki Handlowej. Wprawdzie większość aresztowanych po szczegółowym śledztwie została później z przeprosinami zwolniona, ale jednak kilku agentów osił więzło w okach sieci sprawiedliwości. Highworth wymykał się. Sierżant Dick Rawlins był na tyle rozsądny, Iż przyznał, że zbyt niski posiada stopień służbowy, by przejąć tak poważne zadanie. Mężnie przyjął decyzję swego szefa, że śledztwo i pościg za Williamem Wolfem obejmie znany specjalista z kontrwywiadu, naczelny inspektor FBI Ralph Longsdale. Kryjące się mimo wszystko na dnie serca poczucie krzywdy opanował, wnioskując logicznie, iż nie wszystkie jego posunięcia przyniosły sukces. Wyglądało na to, że losowi żal się jednak zrobiło tego skromnego człowieka, który swe najlepsze lata spędził w niskim stopniu sierżanta FBI, zdecydował więc dać mu pewną szansę. Posłużył się przy tym przypadkiem tym najlepszym i najwierniejszym współpracownikiem policji we wszystkich krajach. Zaczęło się to w chwili, gdy dwunastoletni synek sierżanta dostał od nauczyciela ostrą naganę za to, iż podczas dyktanda pozostaje daleko w tyle za innymi uczniami. Chłopak bronił się rezolutnie, że jego wieczne pióro nie chce pisać, lecz ukarano go za to, wpisaniem pisaniem nagany nie wolno zuchwale odpowiadać nauczycielowi. Nagane te musiał młody Richard sam napisać i dać ojcu do podpisania. Jesteś próżniak i nic poń oświadczył Rowlinson, starszy, gdy syn poprosił go o podpis, a decyzję swą poparł paru solidnymi klapsami. Kiedy to pióro naprawdę nie chce pisać, szlochała dwunastoletnia nadzieja rodu Rowlingsov. – Bo jesteś nic poń, już ci powiedziałem. Dawaj je tutaj, już ja ci je naprawię, odpowiedział ojciec. Nie naprawił wcale, lecz na odwrót zepsuł pióro tak dokumentnie, że w ogóle nie dało się napełnić atramentem. Oddał synowi swoje własne, a zepsute pióro wsadził do kieszeni z postanowieniem, że zaraz jutro daje do naprawy. Przypomniał sobie o nim rano, gdy szedł do służby. Mieszkał przy ulicy Oliwera, a do komendy zasadniczo chodził piechotą, najkrótszą drogą wiodącą przez chińską dzielnicę. Przechodził właśnie przez pasaż, kiedy naraz przyszło mu na myśl, że czas już najwyższy poszukać jakiegoś sklepiku, gdzie można by dać do naprawy piórodyka i drugie kupić dla siebie w miejsce tego, który pożyczył synowi. Rozejrzał się dokoła i naprzeciw znanej restauracji In Yin, która wspaniałą reklamą zalecała Real Chinese Dishes, zauważył sklepik z wielce obiecującym napisem For men in a hurry. Pod napisem widniały wiele mówiące afisze. Na pierwszym mocno zgnębiony człowiek pochylał się nad czymś, co przy pewnej dozie imaginacji można było uważać za okruchy wiecznego pióra. Bardzo wyraźnie wymalowany zegarek na ręku nieszczęsnego posiadacza owych okruchów wskazywał równo godzinę dziesiątą. Na drugim stał ten sam człowiek z promiennym uśmiechem, a spoza lady nachylał się ku niemu młody dżentelmen z piórem jak nowe w ręku i płynącymi z ust jaskrawą farbą słowami: Oto pańskie naprawione pióro. Pięknie wymalowany na ręku właściciela pióra zegarek wskazywał tym razem godzinę dziesiątą i minut dziesięć. Sceptycznemu sierżantowi przyszło jednak na myśl, że reklama jest w pewnym sensie niezupełna. Brak bowiem kalendarza do zdzierania z tą samą datą na obu afiszach. Mimo to nacisnął klamkę oszklonych do połowy drzwi. Sklepik był mały i ciemny. Wyglądał tak samo jak wszystkie tego rodzaju lokale. Trzy czwarte miejsca zajmowała nieduża lada i wąskie szafy przy ścianach. Za ladą stał niski, łysy mężczyzna. Biały, nie Chińczyk, co w pierwszej chwili zdziwiło sierżanta. Rozmawiał z klientem, odwróconym tyłem do drzwi i wystawy tak, że twarz jego pogrążona była w cień. W chwili, gdy sierżant wszedł, sprzedawca przerwał rozmowę. Dzień dobry, czy mogę służyć? Chciałbym dać pióro do naprawia, także kupić nowe. Czy pan istotnie naprawia pióra w ciągu dziesięciu minut? Jak to twierdzi pańska reklama? Może bym poczekał. Sierżant wyjątkowo był w dobrym humorze, więc słowom jego towarzyszył uśmiech. Zdziwiony właściciel sklepu mrugał oczami wnet, jednak jego pomarszczoną twarz ozdobił uprzejmy uśmiech. To zależy, proszę pana, odparł tajemniczo. Ale sierżant wyczuł w jego słowach tylko banalny wykręt. W chwili, gdy kupiec odwrócił się do stojącej za ladą szafy, by wyjąć z niej wieczne pióro, Rowling zwrócił uwagę na pióro leżące przed milczącym klientem. O, to i takie jeszcze bywają? Już dobrych dziesięć lat nie widziałem takiego pióra z gumowym wewnętrznym zbiornikiem na atrament i rozbawiony sięgnął ręką po pióro. Zaskoczył go gwałtowny ruch ręki, jakim stojący przed ladą klient sięgnął po pióro. — Przepraszam, to jest moje pióro — rzucił szorstko, lecz przy tym odwrócił nieco twarz ku światłu. Dziwnym zbiegiem okoliczności znalazła się ona w tej samej pozycji, w jakiej wykonane było zdjęcie Williama Highwortha. Sierżanta Rowlinsa tylko na ułamek sekundy oszołomiło niezwykłe szczęście, zaraz potem wyciągnął rękę do właściciela pióro. Zechce pan pofatygować się ze mną na chwilę? W odpowiedzi ujrzał lejkowaty otwór groźnego czarnego tłumika tkwiącego na pistolecie, z którego mierzył do niego właściciel sklepiku. Skoczył w przejście między ladą i ścianą w ostatnim ułamku sekundy, niemal w chwili, gdy u wylotu tłumika pojawił się błysk. Klaśnięcie przytłumionego strzału zmieszało się z ostrym trzaskiem serii. To sierżant, przyklęknąwszy na jedno kolano za wąską ścianą Lady, strzelał z przyrzutu do Haywortha, w którego ręku zjawiła się broń. Pierwszy strzał Haywortha trafił wystający ponad Ladą i stanowiący dobry cel kapelusz Rowlinsa. Natychmiast jednak zachwiał się. Ręka trzymająca broń jakoś dziwnie opadła, trafiona kulą z pistoletu sierżanta. Nie przestała jednak naciskać spustu, zanim zwalił się na Ladę. Kule, jakie zdążył wystrzelić, trafiły w zupełnie inny cel. Sprzedawca piór zatoczył się. Długi pistolet z tłumikiem, z którego padł tylko jeden strzał, wypadł na ziemię. Schwycił się otwartych drzwi szafy, ale tracące już czucie palce nie zdołały go utrzymać. Miękko obsunął się na ziemię. Sierżant nie widział, co działo się za ladą. Nie miał czasu tym się zajmować. Cała jego uwaga skupiała się na osobie Highwortha. Widząc, że marynarz wali się, wyskoczył ze swej kryjówki i wtedy zauważył właściciela sklepu, leżącego nieruchomo przed otwartą szafą. Zdaje się, że obaj mają dosyć mruknął niezadowolony i podszedł otworzyć drzwi sklepiku, by przywołać pomoc. Stanął przy tym nogą na coś obłego, schylił się ku ziemi było to pióro, przyczyna całej strzelaniny. Ledwie je zauważył, sklepik pełen był gryzącego, drażniącego do kaszlu dymu od strzałów. Przed drzwiami stała mała gromadka cichych, milczących chińskich gapiów. Sierżant, zauważywszy wśród nich jednego białego, który ciekawie przyciskał twarz do szyby wystawowej, zwrócił się do niego z prośbą o pomoc. Panie, a co to się stało? spytał zaciekawiony mężczyzna. Później się pan dowie, odpowiedział Rollins wymijająco. — Niech pan będzie łaskaw zatelefonować skądś do komisariatu policji przy Elizabeth Street, by przysłali tu kilku ludzi z porucznikiem oraz karetkę pogotowia. — Pania, czy są tam jacy zabici? — pytał tamten podniecony. Sierżant skinął głową. Wrócił do sklepiku i zamknął za sobą drzwi. Obejrzał najpierw Haywortha, kładąc go z braku innego miejsca na podłodze. Dostał fatalny postrzał w dolną część tułowia. Twarz miał woskowo-żółtą, ale oddychał jeszcze. Natomiast sprzedawca już nie żył. Kula trafiła go w skroń. W pierwszej chwili sierżant nie umiał wytłumaczyć sobie tego postrzału. Potem dopiero przypomniał sobie, że kiedy trafił Haywortha w rękę, pistolet jego odwrócił się, oddając przy tym strzał. Zrozumiał, że ten właśnie pocisk dosięgnął wspólnika szpiega. — Sąd Boży, lepiej byłoby jednak, żeby ten nędznik żył. Moglibyśmy coś z niego wydobyć — mruknął do siebie — Wydało mu się, że pomoc z komisariatu policji coś długo się nie zjawia, zaczął więc szukać aparatu telefonicznego w sklepiku, ale go nie znalazł. Później dopiero ustalono, że ów biały z tłumu w ogóle do komisariatu nie zadzwonił. FBI była zdania, że to był chyba wspólnik Haywortha, który spełniał przed sklepem rolę obstawy. Świadczyło o tym także różne dalsze fakty. Mając dość daremnego wyczekiwania, sierżant znowu otworzył drzwi. Z małej grupki Chińczyków stojących cierpliwie przed sklepikiem wybrał pierwszego z brzegu, wcisnął mu w rękę kartkę z numerami telefonów oraz dolara i wysłał go naprzeciw do restauracji In-In, by zadzwonił bezpośrednio do komendy policji. Chińczyk sumiennie wykonał danemu polecenie i zadzwonił do komendy policji. Zanim jednak żon sam powrócił do grupki przed sklepem, podszedł policjant w mundurze, któremu to zbiegowisko wyraźnie się nie podobało i miał zamiar je rozpędzić. Nie wiedział o niczym, ponieważ Chińczycy to naród milczący i nieskłonny do zwierzeń. Bardzo się więc zdziwił, gdy Rowling, pokazawszy mu swą legitymację i oba ciała leżące w sklepiku, poprosił, by poszedł sprowadzić pogotowie. — Już lecę — ofiarował się chętnie. — Dopiero na to. Tu poszło na ostro, a panu nic się nie stało? — Tylko kapelusz oberwał. Policjant pobiegł do telefonu, kręcąc głową ze zdumienia nad niezwykłym szczęściem pracownika komendy policji. Ambulans nadjechał niemal równocześnie z samochodem policyjnym. Fotograf szybko wykonał potrzebne zdjęcia, potem oba ciała przeniesiono do czekającej sanitarki. Hayworth nie odzyskał jeszcze przytomności, a puls miał tak słaby, iż sierżant obawiał się, że umrze w drodze do szpitala. Sam nie wiedział, co ma wpierw zrobić. Jechać do komendy, złożyć meldunek i oddać korpus delicti, wieczne pióro Highwortha, czy wraz ze szpiegiem jechać do szpitala, czy wreszcie pozostać w sklepiku i wziąć udział w rewizji. Najrozsądniej będzie, jeżeli pojedziesz do komendy. My już tu rewizję przeprowadzimy sami. W szpitalu i tak nie przydasz się na nic. Poślij jednego z ludzi z Highworthem na wypadek, gdyby odzyskał przytomność. To wystarczy. Radził mu przybyły z oddziałem śledczym przyjaciel sierżant. Rowling usłuchał. Kilku wysokich funkcjonariuszy wysłuchało jego raportu o strzelaninie w sklepiku z zawodowym zainteresowaniem. Potem przystąpiono do skontrolowania owego pióra, z którego już poprzednio zdjęto daktyloskopijne odciski palców. W rurce gumowej, służącej w tym starym typie piór za zbiornik atramentu, znaleziono ciasno skręconą karteczkę papieru. — Przypuszczam, że to jest ta notatka, którą nam niedawno odpisywał kapitan Jonathan Albota, rzekł wezwany z oddziału Alsos, naczelny inspektor Darrow. — Wygląda to na kartkę wydartą z notesu kieszonkowego, ale pewność mieć będziemy wtedy dopiero, gdy ją zidentyfikuje kapitan Brown. — Są tutaj te litery PN, o których wspominał. Czy mogę zabrać tę kartkę? Starszy komisarz zawahał się. Właściwie to jest nasza własność, no ale z drugiej strony ten przypadek należy do Was. Może ją Pan dostać, ale wpierw każe sporządzić fotokopię. Wolałbym jednak, żeby Pan z tego zrezygnował. Jeżeli Pan się zgodzi, sami postaramy się o to zdjęcie dla Pana, rzucił szybko daru. Komisarz zjeżył się od razu. A to z jakiego powodu? spytał szorstko. Niechże się Pan nie gniewa, próbował łagodzić sprawę, inspektor, ale. No bo to nigdy nie wiadomo. Jestem przekonany, że tajność pewnych spraw my możemy znacznie lepiej zabezpieczyć niż Wy. Tu już wsadził kij w mrowisko, a ponieważ był sam jeden przeciwko pięciu, nie wyszedł zwycięsko z debaty, jaka rozpętała się po jego słowach. Dobra, zatrzymajcie tę karteczkę, ale będą panowie osobiście odpowiedzialni za wszystko, co ewentualnie może wyniknąć skutkiem jakichś manipulacji z tą notatką, zakończył wstając. Nie pozwolił się zatrzymać. Wrócił do swego biura. Energicznie telefonował do różnych instancji to z takim skutkiem, że w niecałą godzinę po jego wyjściu komenda policji otrzymała surowy rozkaz od samego wiceministra, by w sprawie owej kartki nic nie podejmowano i wraz z piórem oraz wszelkim materiałem znalezionym w sklepiku sprzedawcy piór Johna Higginsa w Chinatown przekazano ją do oddziału Alsos. Naczelny inspektor triumfował, a FBI musiało przełknąć gorzką pigułkę. — Dobra, niech się duszą w własnym sosie rzekł złowróżbnie zastępca komendanta głównego policji do naczelnego inspektora Ralpha Longsdale'a, odsyłając sierżanta Rowlinsa z opieczętowaną paczką do Federal Buildings. Przesłano także do Alsosu wszelkie dalsze wiadomości o wypadku zawierały one jednak bardzo mało informacji. W sklepiku Johna Higginsa nie znaleziono nic podejrzanego, chociaż nie było wątpliwości, że zabity mężczyzna był jednym z drobniejszych pośredników między szpiegami a większym ośrodkiem wywiadu. Adresu tego ośrodka nie udało się odszukać, ale zastępca komendanta policji Benson, który osobiście zaszedł do małego sklepiku w Chinatown, wpadł na pewien pomysł i natychmiast zaczął go realizować. Jak się później okazało, rezultat był bardzo interesujący. Darrow zatelefonował do laboratorium profesora Fermiego, lecz tam się dowiedział, że dnia poprzedniego słynny fizyk wyjechał do Nowego Meksyku. Poprosił więc o pomoc jego pierwszego asystenta, a czekając na niego, połączył się z Memorial Hospital, dokąd został przewieziony ciężko ranny szpieg Hayworth. Tu otrzymał niedobrą wiadomość. Hayworth, wobec przestrzelenia nerki, został natychmiast poddany operacji i przed 10 minutami, nie odzyskawszy przytomności, zmarł. Właśnie odłożył słuchawkę, gdy detektyw z komendy policji. Przyniósł paczkę z osobistymi rzeczami Haywortha. Ani pierwsza, pobieżna, ani późniejsze, bardzo dokładne rewizje, obie dokonywane za pomocą rentgena i promieni ultrafioletowych, nie wniosły nic ciekawego. W kurtce szpiega znaleziono portfel z dwoma tysiącami dolarów, dowodem osobistym i paszportem z wizą konsulatu Meksyku. Opiewał on na nazwisko James Pine, kupiec branży żelaznej. Tak jedno, jak i drugie było fałszywe. Tylko wiza konsulatu meksykańskiego, jak stwierdzono z wypowiedzi urzędnika przy badaniach na miejscu, była prawdziwa. Urzędników na przedłożonej mu przez detektywa Alsosu fotografii rozpoznał Haywortha. Potwierdził także datę wystawienia wizy, którą mu wydano na tydzień przed strzelaniną w chińskiej dzielnicy, czyli w pięć dni po ucieczce Haywortha z Johna Talbotta. Zanim jeszcze skończono pierwszą rewizję ubrania Haywortha, Zjawił się asystent fermiego, młody chyba 30-letni Amerykanin z Wirginii, fizyk z Uniwersytetu Columbia, Paul Westcote. Lepiej będzie, jak pojedziemy z tym do nas, powiedział, rzuciwszy pobieżnie okiem na szyfr inżyniera Dalla. Tak czy tak, musieliby panowie przesłać to do zbadania za pomocą promieni, prawda? Inspektor Darrow zgodził się. W towarzystwie dwóch detektywów pojechali do Uniwersyteckiego Instytutu Badań Nuklearnych. Przeszli przez potrójną kontrolę dowodów osobistych, długim, podziemnym, wyłożonym zieloną glazurą korytarzem dotarli do wielkiej, pustej sali. Ściany jej obstawione były szafkami na ubranie, a pod sufitem, na przesuwanych wieszakach, wisiały ubrania cywilne pracowników Instytutu. Daru dobrze znał te formalności. Nie czekając na wezwanie, naśladował asystenta, który rozebrał się do naga i włożył płócienne ubranie bez kieszeni, i płaszcz laboratoryjny, również pozbawiony kieszeni. — Pan ma za długie włosy — rzekł niezadowolony pracownik, stary, wysłużony marynarz, który asystował przy przebieraniu i wskazał przy tym na Daroła. — Dajcie spokój, Angus — roześmiał się Westcoat. — Znacie przecież inspektora Daroła. Ostatecznie możecie mu przeczesać włosy, zanim stąd wyjdzie, aby nam w nich nie wyniósł jakiejś tajemnicy. — Co? Może mam się ostrzyc? Na zero za każdym razem, kiedy do was idę, mruknął Daru. A jednak w duchu bardzo był dumny z takiego zabezpieczenia przed szpiegostwem, przy którym sam współpracował. To także miał na myśli, kiedy rano wnosił zastrzeżenia co do robienia zdjęć z notatki w komendzie policji, a teraz bardzo by chciał, żeby panowie ze FBI zobaczyli, w jaki to sposób oni dbają o zachowanie tajemnicy. Tu w grę wchodzi na pewno szyfr książkowy, zaczął Westcott, gdy zasiedli w czytelni, której ściany zastawione były szafami z książkami od podłogi aż po sufit. Te pierwsze dwie litery to bez wątpienia wzór atomowy jądra Deuteru, jak to panu już powiedział profesor, ale te cyfry za nimi? Dwójka napisana u dołu i ósemka u góry na prawo. Namyślał no, się przez chwilę, wreszcie twarz rozjaśniła mu się uśmiechem. Ale to jasne jak słońce. Ten człowiek był inżynierem w fabryce ciężkiej wody, więc informacje swoje rozpoczął oczywiście od wzoru ciężkiej wody. Czy pan rozumie? Daro nie rozumiał, więc asystent energicznie tłumaczył mu dalej. Niech pan popatrzy. Na prawą dołu piszemy liczbę atomów w cząsteczce, czyli że ta dwójka musi oznaczać dwa atomy Deuteru, prawda? Skoro już to wiemy, to znaczenie następnej ósemki jest jasne, tym bardziej, że jest wysunięta w górę. Na górze obok znaku pierwiastka piszemy albo masę atomu, albo jego liczbę porządkową. Atom o masie 8 to radioaktywny beryl, ale to nie zgadza się z tym, co jest na początku. Znacznie wyraźniej chodzi tu o porządkową, czyli atomową liczbę, a wtedy może być mowa tylko o tlenie, który jest ósmym pierwiastkiem w okresowym układzie pierwiastków Mendelejewa. Więc razem z tym podwójnym deuterem daje nam to D2O. Wzór chemiczny ciężkiej wody. Darrow, śledzący z wielkim zainteresowaniem jego posuwanie się naprzód w rozwiązywaniu problemu, skinął głową. A więc szyfr Dala dotyczy ciężkiej wody, czyli że jest niesłychanie ważny, rzekł z powagą Westcote. Z jakiego powodu? Asystent Sekundę się zawahał. Ponieważ bez ciężkiej wody prawie niemożliwe jest wyprodukowanie bomby atomowej. Powiedział pan prawie. I mam po temu powodę, ale dajmy temu spokój. Rozwiązujmy więc dalej. Następuje. Jedynka rzymska 178 1937. To jest chyba cytat, przynajmniej tak oznaczamy cytaty z książek. Jedynka rzymska wskazuje toma, więc tom pierwszy. Pierwsza liczba arabska oznacza strony, czyli strony 178, a ostatnia roka, więc datę wydania książki. Odcinek ósmy. To jest oczywiście klucz dalszej części szyfru, zauważył naczelny inspektor. Asystent był tego samego zdania. Jeżeli przypadkiem DAL wyjął pierwszą książkę ze swej inżynierskiej biblioteki, to w tym wypadku niełatwą będziemy mieli robotę. Potrwa to dłuższy czas, zanim znajdziemy odpowiedni tom, zastanawiał się asystent. No ale miejmy nadzieję, że wybrał książkę, której treść odnosi się do badania tomu. I że szybko uda nam się ustalić, jaka to książka. Wstał, podszedł do szafy z książkami wydanymi w ciągu ostatnich lat dziesięciu. Przeglądał jedną półkę po drugiej. Naraz oczy mu zabłysły. Przystawił drabinkę i z górnej półki wyjął niezbyt grubą książkę dużego formatu w czarnej oprawie. To powinna być właśnie ta rzekł, zdmuchując kurz z grzbietu książki. Zlazł z drabinki i pokazał kartę tytułową inspektorowi. Pierre Curie, radioactive, odczytał Daro. Pierwszy tom, który wyszedł w Paryżu w 1937 roku. Zaraz sprawdzimy powiedział asystent i odszukał 178 stronę. Zaczął obliczać linijki i litery, uważając stale nieparzystą liczbę szyfru za oznaczenie kolejnej linijki od góry, parzystą zaś za wskaźnik kolejności zastosowanej litery. Zgadza się, zawołał po chwili z triumfem. Jest w tym jakiś sens. Mam już pierwsze słowo, jest nim provisions, zapas. Inżynier pisał po angielsku, żeby nam ułatwić pracę. Pracowicie rozwiązywał szyfr dalej. A Darrow z rozjaśnioną twarzą cierpliwie czekał. Westcott rozwiązał jeszcze następny wyraz "of", lecz teraz sensowny wątek się urwał. Zastanawiał się chwilę, potem dopiero zauważył, że ta grupa liczb nie jest rozdzielona poziomą kreską na dwie części, ale podana razem. Ach ty tępy ubie! wymyślał sam sobie. Toż to jasne jak słońce. Są to normalne cyfry. Trzysta pięćdziesiąt. I teraz musi nastąpić określenie czego. Rzeczywiście, następne słowo pojawiło się jako litry. Później już bez trudności rozszyfrował karteczkę do końca. No więc ma pan, powiedział nieco uroczyście, wyciągając przez stół do inspektora rozwiązanie zaszyfrowanej notatki: Zapas 350 litrów ciężkiej wody ukryty w grocie skalnej w drugim bocznym wąwozie kołonowego tunelu sto kroków od trzech sosen czytał Daru. Naczelny inspektor położył karteczkę na stół. Czy to jest ważne dla Waszej pracy? Zapytał. Nie, nie, asystent Westcott przecząco kręcił głową. Nam to nie jest potrzebne. A dla hitlerowców? Westcott zastanawiał się chwilę. To już inna sprawa. Jest rzeczą oczywistą, że gdyby Niemcy posiadali tylko tych 350 litrów ciężkiej wody, to by ich nie uratowało. Ale wiemy, że jakieś zapasy już mają. A w takim wypadku tych 350 litrów może mieć ogromne znaczenie jako owa przysłowiowa kropla wody, która przeleje pełne naczynie. Inaczej mówiąc, te właśnie 350 litrów, które widocznie Dal ukrył w tajemnicy, mogłyby pomóc Niemcom do wyprodukowania bomby atomowej, mówił powoli naczelny inspektor. Lubił wyrażać się konkretnie i nie miał poczucia wartości porównań. Westcold w milczeniu kiwnął głową. Czyli w interesie sprzymierzonych leży, by hitlerowcy tego zapasu nie dostali, ciągnął inspektor. Chciałbym wiedzieć, jak pan chce tę sprawę załatwić i czy jest pan zasadniczo pewien, że Niemcy nie mają odpisu tego meldunku w ręku. Jak pan widzi rozwiązanie szyfru nie przedstawia dla fachowca żadnych trudności, więc nieszczęsny dal mógł równie dobrze informacje te podać po prostu w języku angielskim. O ile znam praktyki piątej kolumny, to mógłbym niemal przysiąc, że odpis nie istnieje. Oczywiście z zastrzeżeniem, że mamy w ręku oryginał Dala, zauważył inspektor. Kapitan Brown, zawezwany następnego dnia z Chicago, gdzie spędzał urlop z rodziną, przyleciał samolotem i stwierdził, że karteczka znaleziona w wiecznym piórze istotnie pochodzi z notesu Dala. Musimy przyjąć, że Hayworth był zwyczajnym agentem, który zdobył pewną wiadomość a obowiązany był przekazać ją następnemu agentowi, stanowiącemu już nieco większe kółko w całej organizacji. I dopiero ten byłby ją przekazał do centrali szpiegowskiej. Zrobienie odpisu stanowiło dla niego poważne niebezpieczeństwo. Wątpię więc, by to zrobił. Nasze organy śledcze mogłyby natrafić przypadkiem u niego na taki odpis i ujawnić jego działalność szpiegowską. Ciągnął dalej darą. Wobec tego można by chyba z tym coś zrobić, zgodził się asystent. Najprościej byłoby zniszczyć cały ten zapas ciężkiej wody, lecz moje serce fizyka wzdraga się przed tego rodzaju barbarzyństwem, kiedy pomyślę, ileż to potrzeba wysiłków, by wyprodukować taką ilość ciężkiej wody. To mówiąc oglądał drugą, niezapisaną stronę kartki. Nic tu nie widać, ale dla pewności każemy zrobić zdjęcia na wypadek, gdyby tam było jakieś niewidoczne pismo. Połączył się telefonicznie z laboratorium fotograficznym. Już po chwili wszedł do biblioteki starszy, szczupły mężczyzna o poważnej twarzy. Westcott przedstawił go jako Bena Fieldinga, naczelnego fotografa Instytutu. To nasza prawa ręka już od lat dwudziestu, czyli pracuje tu znacznie dłużej niż ja sam, dodał. Żadne niewidzialne pismo nie ukryje się przed wzrokiem old Bena, prawda? Po surowych rysach twarzy Fieldinga przemknął lekki uśmiech. Bez słowa wziął kartkę i wyszedł. Wrócił wraz z nią w jakieś pół godziny, przynosząc także dwa malutkie filmy fotograficzne o powierzchni zaledwie cala kwadratowego. Spojrzał pan na to przez projektor? Spytał asystent. Fotograf zaprzeczył ruchem głowy. Nie, myślałem, że panu się śpieszy. Dobrze, obejrzymy to sami. Fotograf skłonił się i wyszedł. Westcoat wsunął oba filmy do aparatu projekcyjnego stojącego w kącie czytelni. Dlaczego robicie takie maleńkie fotografie? Zainteresował się Daru. Oszczędność miejsca. Gdybyśmy robili zdjęcia normalnej wielkości na kartotekę, nie wystarczyłby nam ani gmach biblioteki miejskiej, odparł Westcott. Nie, 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 nie ma nic ani na rentgenogramie, ani na zdjęciu zrobionym za pomocą promieni ultrafioletowych. Nie pan sam zobaczy. Ustąpił swego miejsca przy aparacie inspektorowi, a ten, zaciekawiony, pochylił się nad listwą chroniącą ekran przed zewnętrznym światłem. Patrzył na powiększony obraz drugiej strony kartki w podwójnym wykonaniu. Wypisane przez Dala na pierwszej stronie cyfry lekko prześwitywały, lecz poza tym kartka była pusta. Tu nic nie ma, zgodził się, zresztą sam raport Dala wystarczy. Całe szczęście, że kartka nie dostała się w niepowołane ręce. Przesłuchamy jeszcze kapitana Johna Talbota, a potem przekażemy wszystko ministerstwu, by natychmiast wydało dalsze zarządzenia. Dla nas i dla FBI na tym sprawa się kończy. Zabrał oryginał i oba zdjęcia, by wszystko to schować w kasie pancernej swego oddziału i w towarzystwie asystenta wyszedł do szatni. Tu w księdze protokołów zanotował, co wynosi, a do notatki tej asystent i dozorca dołączyli także swoje podpisy. Potem przebrawszy się, pożegnał Westcota i w towarzystwie czekających, cały czas w samochodzie detektywów, odjechał. Rozdział ósmy Twierdzenie, że przypadek Dal highworth jest dla Alsosu i FBI definitywnie skończony, było grubą pomyłką. Przekonał się o tym naczelny inspektor Darrow, zanim jeszcze zdążył się postarzyć o trzy dni. Tyle bowiem trzeba było czasu zastępcy komendanta policji Bensonowi na zebranie dostatecznej ilości oddziałów policji do przeprowadzenia olbrzymiej obławy, jednej z największych, jakie przeżył Nowy Jork. Tego rodzaju obławy przeprowadzano od czasu do czasu, ale do tej ostatniej widocznie zachęcił Bensona na reklamowy napis na sklepiku zastrzelonego szpiega For Men in a Harry dla kogoś, komu się śpieszy. Zarządzona przez niego kolosalna obława obejmowała nie tylko nocne kluby i lokale rozrywkowe, ale także wszystkie sklepy, na których widniały rzucające się w oczy napisy reklamowe. Nie ominęła nawet niewinnych sklepów księgarskich, wystawiających ostatnie nowości literackie pod hełpliwym hasłem That is the book you are waiting for oto książka, na którą czekaliście. Znaczna większość przeprowadzonych rewizji nie dała żadnych rezultatów, a jednak w paru wypadkach mimo wszystko udało się zerwać ważne nici łączności piątej kolumny. Na długo pozostała ludziom w pamięci dosłowna bitwa, jaka toczyła się o bardzo ważny ośrodek centrali szpiegowskiej, niewinny na oko hurtowy skład nasion selekcyjnych Tomlinsa przy 29 ulicy Zachodniej, gdzie policja do zlikwidowania oporu musiała użyć bomb z gazem łzawiącym i broni. Na początku wojny przy 45 Alei, w tym samym bloku, gdzie mieści się znany teatr Criterion oraz hotel Pelas, powstał w podziemiu lokal rozrywkowy Seven Dwarfs, siedmiu krasnoludków. Stał się on ulubionym lokalem warstw średniozamożnych. Ceny miał przystępne, smaczne jedzenie i dobre napoje, a kapela złożona z siedmiu drobnego wzrostu mężczyzn przebranych za krasnoludków grała wcale nie najgorzej. Prócz młodzieży, która schodziła się tu, by potańczyć, bywali tu także dorośli wracający z kina lub teatru do domu pary małżeńskiej. W godzinach między 11 a 12 tego rodzaju goście byli tu w większości. Lokal siedmiu Krasnoludków w tym czasie robił wrażenie idyllicznego wprost lokalu nocnego dla całych rodzin. Sierżant Hyde, wysłany by kierował całą akcją w tym lokalu i znalazł się tu nieco wcześniej niż patrol policyjny pod dowództwem porucznika, był tak dalece zachwycony siedmioma krasnoludkami, że postanowił przy najbliższej okazji przyprowadzić tu swą żonę oraz starszą córkę wraz z narzeczonym. Z pogodnym uśmiechem rzucił na talerz obchodzącego stoły muzykanta karzełka kilkadziesiątaków, za co krasnalek ukłonił mu się z takim szacunkiem, że aż białą brodą zamiótł po parkiecie, mimo iż na jego talerzu znajdowały się przeważnie papierowe banknoty. Po takim dowodzie skromności sierżant Hyde z jeszcze cieplejszym uczuciem odniósł się do siedmiu krasnoludków. — To niepotrzebna robota, przeprowadzanie rewizji w takich lokalach. Szkoda nieprzespanej nocy — powiedział sobie i zupełnie z siebie zadowolony przytryknął zapalniczką, by spokojnie wypalić papierosa, zanim wpadną tu koledzy. Prysnęła iskra z kamyka, ale knot się nie zapalił, a sierżant z przykrością przypomniał sobie, że w pośpiechu zapomniał w komisariacie nalać do zapalniczki benzyny. Pan pozwoli ognia, odwrócił się w stronę małego sąsiedniego stolika, przy którym siedział rozmawiających cicho dwóch mężczyzn. Zaczepiony, młody, bardzo śniady człowiek usłużnie podsunął własnego papierosa. Hyde przypalił i przy tym spojrzał od dołu na podającego mu ogień. Zaskoczyło go ostre, badawcze spojrzenie, jakie tamten skierował na niego. — Już ja ciebie chyba gdzieś widziałem, chłopcze, tylko gdzie? — pomyślał sobie, odwracając się do swojego stolika. Przesunął krzesło tak, by siedział odwrócony do mężczyzn plecami. Nieznacznym ruchem ustawił metalowy przybór z korzeniami, solą i wykałaczkami tak, że sylwetki sąsiadów odbijały się w jego lśniącej powierzchni doskonale jak w lusterku. Naprzeciw mężczyzny, który podał mu ognia, siedział człowiek starszy o pociągłej twarzy, bardzo przyzwoicie ubrany. Sierżant nie interesował się nim, natomiast rysy jego towarzysza studiował uważnie, ale bez rezultatu. Nie udało mu się wygrzebać z pamięci jakiegoś wspomnienia, najprawdopodobniej główną przyczyną tego był zniekształcony obraz na wypukłości metalu. Rozmowa przy sąsiednim stoliku nie kleiła się smagły mężczyzna spokojnie palił papierosa, a jego zamyślony kompan słuchał muzyki. Sierżant po daremnych próbach wykrzesania czegoś z pamięci przestał się im przyglądać. Świecąca wskazówka wielkiego zegara pod sufitem zbliżała się do dziesięciu minut przed dwunastą, momentu naznaczonego na wtargnięcie policji. Na parę sekund przedtem, nim we wszystkich trzech wejściach do wielkiego podziemnego lokalu zjawili się detektywi, a przez wejście główne wkroczył porucznik w mundurze, rzucając jak zwykle rozkaz, by wszyscy pozostali na swoich miejscach i przygotowali dokumenty do kontroli, sierżant Hyde w swoim lusterku zauważył jakiś ruch. Śniady mężczyzna wydobył z kieszeni pudełko papierosów, otworzył je i z zawiedzionym spojrzeniem zaraz je zamknął, stwierdziwszy, że jest puste. Kompan jego sięgnął do kieszeni i bez słowa podał mu przez stół swoje pudełko. Tamten podziękował uprzejmie, pochylił się nad stołem i zaczął wybierać papierosa. Powolność jego ruchów zaostrzyła uwagę sierżanta. Zauważył, że tamten wyjął dwa papierosy, z których jeden bardzo zgrabnie ukrył w rękawie. W tym momencie ruch jego był niesłychanie szybki, nie uszedł jednak uwagi sierżanta i ten właśnie ruch pozwolił Haitowi zidentyfikować owego mężczyznę. Wyraźnie stanął mu w pamięci obraz nocnego klubu karciarzy, gdzie ten właśnie człowiek takim samym ruchem przy grze hazardowej pozbywał się zbędnej, nieodpowiedniej karty, jaką kupił od trzymającego bank. Bizi, Willy, no naturalnie. Dawnośmy się już nie widzieli, chłopaczku. Pomyślał z uśmieszkiem zadowolenia i postanowił, że podczas rewizji sam się tym ptaszkiem zajmie. Zapomniał o tym na mgnienie oka, ponieważ właśnie na salę wkroczyła policja. Trzeba im było dać znać, gdzie siedzi. Natychmiast jednak powrócił myślą do swej decyzji, ale naraz zgasły wszystkie światła i cała sala zatonęła w ciemnościach. A tylko tu i ówdzie błyskały ogniki papierosów wystraszonych gości. Proszę pozostać na miejscach. Gdzie jest właściciel lokalu? Odezwał się surowy głos dowódcy patrolu i w ciemnościach rozbłysło kilkanaście elektrycznych latarek policjantów. Na sali powstał chaos. Słychać było liczne głosy ludzi protestujących hałaśliwie przeciwko ograniczaniu obywatelskich swobód i krzyki rozhisteryzowanych kobiet. Ale sierżant Hyde tym wszystkim się nie przejmował. W smudze światła swej latarki zauważył w ostatniej chwili szerokie bary. To chybki Willy. I natychmiast skoczył za nim, nie zważając, że przewraca krzesła i stoliki, że w pogoni zaopatrzonym celem depcze komuś po nogach. Willi z rozpędem ściganego dzika torował sobie drogę. Jednakże w pewnym momencie zatrzymała go ściana. Sierżant już wyciągał po niego rękę, gdy zaplątał mu się pod nogami krasnoludek muzykant z wyraźnym zamiarem powstrzymania prześladowcy. Sierżant skoncentrował atak na najwrażliwsze miejsce, długą białą brodę. Ale kiedy została mu na ręce, a karzełek błyskawicznym ruchem uskoczył w bok, zaklął szpetnie. Światło latarki elektrycznej hajta błysnęło na metalowych odznakach konstabla z patrol porucznika. Trzymajcie tego małego nisponia! — krzyknął na niego, odbijając łokciem zdradziecki cios, który karzeł skierował właśnie w jego brzuch. Konstabl skoczył do małego napastnika, a tymczasem sierżant klnąc jeździł gorączkowo stożkiem światła po ścianie, w której Willie dosłownie się rozpłynął. W tej chwili jednak zapaliły się znowu światła w barze i one to ukazały sierżantowi niewidoczny niemal guzik, który otwierał oklejone tapetą drzwiczki. Hyde z pistoletem w ręku wbiegł w wąski korytarzyk kończący się krętymi schodkami. Nie było w nich nic tajemniczego. Korytarz i schodki prowadziły na półpiętro do zaplecza kuchennego, a personel używał ich do usprawnienia obsługi Miejąc naczynia murzyn, błysnął białkami szeroko rozwartych z przerażenia oczu na widok mężczyzny, który z pistoletem w ręku wpadł do kuchni. Stwierdziwszy, że ma przed sobą przedstawiciela policji uspokoił się i chętnie udzielił informacji. Owszem widział pana o twarzy, przed chwilą przechodził tędy trzymając chusteczkę przy nosie. Szukał lekarza, bo krew ciekła mu z nosa, dokąd poszedł, a no wybiegł tamtymi drzwiami, wychodzącymi wprost do bramy. Chat miał szczęście. Obsługujący windę chłopak już od dłuższej chwili nie odwoził nikogo. Siedząc na miękkim stołku przed otwartymi drzwiami, windy, melancholijnie żył gumę. Widział mężczyznę z chusteczką w ręku, przed chwileczką wybiegł przed dom. Zdziwił go fakt, że był bez kapelusza, bo przecież styczniowa noc była bardzo chłodna. Sierżant nie zatroszczył się o własne nakrycie głowy. Poszedł za przykładem Williego. — Na 45 ulicy przystaną, a teraz którędy, na zachód czy na wschód? Nie namyślał się długo. Powiedział sobie, że na miejscu Williego pognałby o dwa bloki domów dalej, gdzie na placu Times Square zapraszała niemal ściganego człowieka stacja kolejki podziemnej, okrzyżujących się tu trzech trasach. Przesłuchanie sprzedawcy na sąsiedniej stacji kolei podziemnej umocniło jego nadzieję. Sprzedawca widział zbiega, zainteresował go człowiek wespalta i kapelusza w wieczorowym ubraniu, więc mu się przyglądał. Na peronie przy wagonach, które odchodziły na istriwer, znikł mu z oczu. Sierżantowi zabrakło już sił na dalszy pościg. Dopadł budki telefonicznej, połączył się z komendą policji, a ta już zarządziła dalsze poszukiwania. Potem powrócił do siedmiu krasnoludków, gdzie zatrzymywanie podejrzanych ludzi było w pełnym toku. Zaaresztowano cały personel lokalu, a wraz z nim siedmiu karów muzykantów i ich menażera. Obok tej grupy zaczęła się gromadzić inna, dużo większa, składająca się z osób, które nie mogły się wykazać ważnymi dowodami osobistymi albo też nie miały żadnych w ogóle papierów. Wśród nich Hyde dostrzegł człowieka o ascetycznej twarzy towarzysza Williego. Ale w tej chwili nie zainteresował się nim specjalnie. Ponosiła go rządza porachunków osobistych. Wypatrywał więc tego karła, który napadł go w trakcie pogoni za oszustem szulerem. Miał nadzieję, że rozpozna go po oberwanej brodzie, ale muzykanci porzucili już charakteryzację, a ich wygolone twarze nic mu nie mówiły. Szukacie tego chłopaczka, co to wam chciał wpakować fangę prosto w brzuch, odezwał się ktoś tuż za nim. Odwrócił się i zobaczył tego z konstablów, który przyszedł mu z pomocą. To właśnie ten wskazał na zuchwale stawiającego się karła. Poczekaj, ty łobuzie, dostaniesz za swoje. Zobaczysz, co to znaczy próbować uderzyć sierżanta na służbie. odgrażał się haj. Karzeł uśmiechnął się tylko pogardliwie. Ja być obywatel Meksyko, wy ze mną być grzecznie, bo mój ambasador wam zaraz pokazać oświadczył bezczelnie. Choćbyś ty był nawet samą królową samą. Dostaniesz, co ci się należy. Obiecał mu sierżant. I odłożywszy sprawę małego muzyka, na później podszedł do wspólnika Williego. Jak pan się nazywa? Mężczyzna chwilę się namyślał. John Smith odpowiedział obojętnie. Sierżant wyszczerzył zęby w uśmiechu. A dlaczego nie raczej Brown? Czy Wilson? Dowodu pan oczywiście nie ma. Odpowiedzią był przeczący ruch głowy. Ani po ręki dwóch wiarygodnych ludzi także nie. Tamten nawet nie próbował odpowiadać. Kto to był ten śniady gentleman, który tu z panem siedział? Nie wiem, ja go nie znam. Przysiadł się do mnie, widziałem go dziś po raz pierwszy, twierdził przesłuchiwany stanowczo. Sierżant uśmiechnął się tylko. Panie poruczniku, tych wszystkich zatrzymanych niech pan przekaże do komendy głównej, wprost na czternasty oddział. To jest sprawa pierwszego zastępcy. Zwrócił się do oficera, który kierował przesłuchiwaniem dalszych osób. W porządku, odparł krótko oficer. A tych dwóch typków zabiorę od razu ze sobą. Ciągnął dalej sierżant, wskazując Smisa i Karła, który go atakował. Wóz odeślę panu z powrotem. Zdąży nim pan tu skończy. Posłał jednego z wywiadowców, postojący przed hotelem Palace. W samochód policyjny i w towarzystwie jeszcze jednego policjanta wyprowadził obu zatrzymanych, założywszy mu przednio dla pewności kajdanki. Starszy mężczyzna gwałtownie zaprotestował przeciwko kajdankom i domagał się, by mógł się natychmiast porozumieć ze swym obrońcą, ale odmówiono mu krótko. Być może że istotnie jest taki przepis w kodeksie karnym, jak pan twierdzi, ale teraz jest wojna, a ona rządzi się innymi prawami oświadczył sierżant. W komendzie zażądał przede wszystkim, by mu wyszukano dane co do osoby karciarza oszusta zwanego Busy Willy. Potem przystąpił do badania jego wspólnika. Mężczyzna z pewną siebie minął. Zasiadł pod stożkiem oślepiającego światła, zionącego ciepłem na jego pokrytą przerzedzonym włosem głowę. Z otaczających go ciemności zaatakowały go głosy prowadzącego przesłuchanie sierżanta i jego dwóch pomocników, stawiających mu kolejno pytania. Odpowiadał tylko od czasu do czasu, przeważnie milczał. Nie wyjawił własnego nazwiska nawet wtedy, gdy mocno zmęczona trójka zaniechała daremnych wysiłków i przekazała go kolejnym funkcjonariuszom śledczym. Stanowczo odmówił przyjęcia słonej wody mineralnej, którą mu podano, gdy prosił o wodę do picia, a po siedmiogodzinnym przesłuchaniu zwalił się całkowicie wyczerpany, mimo zaaplikowanego mu przez lekarza policyjnego zastrzyku koraminy. — Będziecie musieli zwolnić nieco tempo, jeżeli chcecie, by ten człowiek wytrzymał — ostrzegł lekarz sierżanta Hyde, gdy ten po krótkim wypoczynku podjął śledztwo. — Zamelduję o tym zastępcy komendanta — zapewnił go sierżant. Pułkownika Bensona zastał w świetnym humorze. Ubiegłej nocy w sieci obławy policyjnej uwięzło wiele większych i mniejszych rybek, a niektóre z nich już podczas przesłuchania nie dotrzymały przysięgi milczenia składanej przez pływającą szpiegowską szajkę. Z wypowiedzi ich zaczynały się rysować wyraźne ślady, które obiecywały bardzo wiele. Ostatecznie nie zawiodły pokładanych w nich nadziei i nieco później doprowadziły do wykrycia wspomnianego już wielkiego centrum szpiegowskiego, które kryło się pod skromną nazwą hurtowni nasion. Pułkownik z zainteresowaniem wysłuchał raportu sierżanta. Busy Willy, a który to z tych ptaszków próbował sobie przypomnieć? Sierżant podsunął mu bliższe dane i pół na nazwisk, pod jakimi Willy występował na transoceanicznych statkach. Pan go wymienia w powiązaniu z piątą kolumną, a mnie się to jakoś nie widzi, mówił zamyślony Benson. Ci ludzie zasadniczo nie dobierają sobie pomocników typu Williego znanych policji dokładnie zarejestrowanych. No zobaczę ja tego waszego typka. Niech pan się tymczasem dowie, czy są jakieś nowe wiadomości z pościgu za Willim. Wiadomości nadeszły, ale niezbyt pocieszające. Inspektor Rajlicz, Kierujący pościgiem za Willim, dotarł po śladach mężczyzny bez płaszcza i kapelusza aż do przystani ferryboatów odchodzących z Bay Ridge na Staten Island, lecz tam zbieg przepadł jak kamień w wodę. Oczywiście jego rysopis rozesłano po całych Stanach jeszcze owej nocy, kiedy to zgarnięto ludzi z lokalu siedmiu krasnoludków, a kontrola granic została w normalnym trybie zaostrzona. Ale pierwsze kilka dni po wydaniu tych zarządzeń nie przyniosło żadnych rezultatów. — Ten wasz typek wygląda jak jakiś szacowny dziadek kościelny, oświadczył pułkownik Benson, przyjrzawszy się wspólnikowi Williego, gdy docna wyczerpany spał w swej celi. — Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby się okazało, że rodzina go poszukuje. Niech pan zwróci uwagę na ogłoszenia o zaginionych. Sierżant skorzystał z jego rady i już na zajutrz wpadł do biura Bensona z wiadomością, która zrobiła takie wrażenie jak wybuch bomby. Zatrzymanego poszukiwała, co prawda, nie rodzina, ale jego pracodawca. Zastępca komendanta policji z nietajoną radością wpatrywał się w świetną, ostrą fotografię, zaopatrzoną w szczegółowe dane osobiste. Proszę natychmiast przeprowadzić rewizję w mieszkaniu, polecił uradowanemu sierżantowi. To wdowiec, więc kłopotów z rodziną nie będzie. Syn chyba nie mieszka u niego, bo tu jest podany inny adres. Tego też aresztuje pan od razu i zrewiduje mieszkanie. A co będzie z jego szacownym ojcem? spytał ambitny sierżant. Sam go przesłucham wraz z inspektorem Longsdale. Spojrzawszy jednak na zawiedzioną twarz sierżanta pułkownik zaśmiał się. No ale za to może pan dzisiaj oblać swój awans na inspektora? dodał w formie rekompensaty. Już bez żadnych dalszych pytań uszczęśliwiony i uśmiechnięty sierżant wybiegł, by wykonać wszystkie polecenia szefa. Drugi awans w tak krótkim czasie. Ay, oberwę ja od komendanta, że przekroczyłem budżet! Odezwał się po jego wyjściu pułkownik do swego sekretarza. No, Rowling zasłużył na tego inspektora, ryzykował znacznie więcej przy tej strzelaninie w Chinatown niż Hyde. Benson pokiwał głową i wysłał go po aresztowanego, którego na razie określano nazwiskiem John Smith, jaki sam podał w lokalu siedmiu krasnoludków. Aresztant dość niepewnym krokiem wszedł za sekretarzem, z tyłu za nim szedł drugi policjant. — Możecie, konstamplu zaczekać w korytarzu. To nie potrwa długo — powiedział pułkownik. — Proszę, niech pan siada — wskazał aresztowanemu wygodny fotel odwrócony wprost do okna. Po mizernej twarzy Smitha przemknął wyraz zaskoczenia. Usiadł bez słowa. — Papierosa — zaproponował grzecznie Benson, podając z wyjętą z kieszeni srebrną papierośnicę. Wyraz nieufności w twarzy resztanta pogłębił się jeszcze. A ręka sięgająca po papierosa zatrzymała się w pół drogi. No niechże pan weźmie, zachęcał uprzejmie pułkownik. Sam podał mu ognia z zapalniczki. To i tak będzie pański ostatni papieros, panie Fielding. My tutaj nie jesteśmy tak kurtuazyjni wobec skazanych na śmierć, jak na przykład w Anglii. Nie proponujemy im papierosa przed ostatnią podróżą. Zapalony papieros wypadł z drżącej ręki. Mężczyzna osunął się bezwładnie na oparcie fotela. Ja jestem John Smith, wyjąkał gasnącym głosem. Pan jest Benjamin Fielding, lat 54, wdowiec, ojciec jedynego syna Roberta Fieldinga, kasiera General Telephone Company. Jest pan kierownikiem laboratorium Instytutu Badań Nuklearnych, ostatnio przydzielony do planu Manhattan. Mieszka pan no, nie będę już pana tym męczył. Benson odłożył kartkę papieru, z której odczytywał dane. Nakręcił numer wewnętrznego telefonu, a gdy odezwał się Ralph Longsdale, szef oddziału kontrwywiadu, poprosił go do swego gabinetu. Bez słowa wręczył mu kartę z danymi aresztowanego i znowu zwrócił się do Fieldinga, który wciąż jeszcze siedział skulony w fotelu, z utkwionym gdzieś w przestrzeni spojrzeniem wytrzeszczonych oczu. Z tym fotelem elektrycznym to wcale nie przesada, panie Fielding, ciągnął uprzejmie. Wie pan przecież, jakie pan podpisywał warunki, kiedy pana przyjmowano do planu Manhattan, który projektuje bombę atomową. Niechże pan sobie przypomni, jaka kara czeka tego, kto zdradzi wrogowi tajemnicę i w ten sposób wystawi na niebezpieczeństwo życie swych współobywateli. Ja nic nie zdradziłem, protestował jak szalony Fielding. Bardzo bym chciał dla pańskiego dobra, żeby tak było istotnie. Pokiwał głową pułkownik. A co to było w tym drugim papierosie, który pan podsunął Williamu Stantowicz, czy jak się tam panu przedstawił, ten pański wspólnik w lokalu siedmiu krasnoludków? My nazywamy go raczej Busy Willy, bo istotnie jest bardzo chybki, a nazwisk ma tyle, że przeciętny człowiek nie potrafi ich wszystkich zapamiętać. Ja tego człowieka nie znam. Dałem mu tylko jednego papierosa. To był. Zupełnie zwyczajny papieros upierał się nadal Fielding. A dlaczego wtedy podczas rewizji u siedmiu krasnoludków nie wylegitymował się nam pan jak każdy przyzwoity obywatel, skoro miał pan czyste sumienie? Wtrącił się do rozmowy Longsdale. Odcinek dziewiąty Fielding spojrzał na niego z uchwale, ale nie odpowiedział. Naczelny inspektor już dalej nie nalegał. Pułkownik milczał także. Palił tylko bez słowa papierosa. W pokoju zaległa dławiąca cisza, przerywana tykaniem pięknego zegara na marmurowym kominku. Mijały minuty. Napięcie rosło, a wytrzymałość nerwowa Fieldinga słabła z każdą chwilą. Odetchnął niemal z ulgą, gdy na biurku pułkownika zabrzęczał telefon. Sekretarz podniósł słuchawkę i powiedział kilka słów. — Do pana, ser, dzwoni Hythe. Podał słuchawkę Bensonowi. Znalazłem coś ciekawego, panie pułkowniku. Na drugim końcu drutu meldował w wielkim podnieceniu sierżant. Mianowicie dopingował go krótko-pułkownik. Papier z licznymi nazwiskami, wśród nich także wytłumaczenie słowa ALSOS. Zastępca komendanta nerwowo poprawił się na krześle. Gdzie? spytał zwięźle. Wygląda to jak stary porzucony kawałek papieru, który przez niedopatrzenie przylepił się po zewnętrznej stronie do dna miski z wywoływaczem czy z czymś podobnym. Cały jest szary, ale pismo da się dobrze odczytać. Przylepiony kawałkiem czerwonego plastycznego wosku. Tego wosku znaleźliśmy tu więcej, a także jakieś kawałki, które mają bardzo dziwny kształt, nie wiem. Przerwijcie tam akcję i przywieźcie to wszystko natychmiast do mnie, do biura, przerwał pułkownik dalsze wywody sierżanta. Już w trakcie rozmowy zauważył skupiony wyraz twarzy aresztowanego, uśmiechnął się. Słuchawki w komendzie policji miały specjalną konstrukcję. Głos z ich mikrofonów mógł usłyszeć tylko ten, kto trzymał je przy uchu. Szybko zanotował treść rozmowy telefonicznej na kartce i podsunął ją Longsdale'owi, na którego twarzy pojawił się wyraz niesłychanego zdumienia, zaraz potem złośliwy uśmieszek. — A to się darło zdziwi dopisał naczelny inspektor pod notatką pułkownika. Benson skinął głową z uśmiechem. Czas wlókł się nieznośnie, chociaż zegar na gzymsie się kominka niezmordowanie odliczał tykaniem jego drobne okruchy. Aresztowany zaciskał pięści, wbijając paznokcie w ciało. Co przyniesie najbliższy moment? Coś podejrzewał. Bacznym spojrzeniem obserwował rysy twarzy pułkownika podczas tej krótkiej rozmowy telefonicznej. Nie uszedł jego uwagi wyraz podniecenia, jaki przemknął po jego twarzy, ani rzucone w jego stronę w pewnej chwili spojrzenie spod oka. A to końcowe zdanie, zanim odłożył słuchawkę? Przywieźcie to natychmiast do mnie do biura. To na pewno jego dotyczy, bo po cóż inaczej trzymaliby go tutaj. Czuł, że jest u kresu sił. Serce zaczęło bić gwałtownie, przycisnął je ręką i czekał. Sierżant Haif... Korzystając z surowego rozkazu, wpadł do gabinetu zastępcy komendanta bez zameldowania. O, jest tutaj, panie pułkowniku, mówił Zdyszany, kładąc przed Bensonem małą paczuszkę. Pułkownik rozpakował ją ostrożnie. Mieściły się w niej dwie inne paczuszki, jedna większa, druga mniejsza. To coś jak ta zaczarowana koperta mruknął rozbawiony, a sierżant zaśmiał się cicho z jego dowcipu. Pułkownik zajrzał do mniejszej paczki. Były w niej kawałki plastycznego wosku w kolorze krwisto-czerwonym. Odsunął je na bok i z większej paczki wyjął małą, emaliowaną kuwetę. Odwrócił ją dnem do góry. Z wielkim zainteresowaniem zaczął odczytywać pismo na małej karteczce, zniszczonej brązowym kolorem wywoływacza. Aresztant ciekawie wyciągał szyję, próbując zobaczyć, co to sierżant przyniósł, Ale Hyde i Longsdale zasłaniali mu widok na biurko pułkownika. Benson ruchem ręki poprosił ich, by się cofnęli. Muszę przyznać, że niezbyt dba pan o czystość i ład w swym prywatnym laboratorium, panie Fielding, rzekł, pokazując aresztowanemu kartkę przylepioną do dna kuwety. No niech pan popatrzy. Fielding skoczył jak szalony, sięgając ręką po naczynie, lecz jeden ruch sierżanta rzucił go z powrotem na fotel. Ten ostatni wysiłek wyczerpał resztki jego sił i możliwości oporu. Na wpół leżąc w fotelu, z głową bezwładnie opuszczoną, dyszał ciężko. Wpił rozpaczliwe spojrzenie zaszczutego człowieka w twarz naczelnego inspektora, który właśnie pochylił się nad nim. Wie pan, że tylko całkowite przyznanie się może pana uchronić przed fotelem elektrycznym? Na cóż pan jeszcze czeka, Fielding? powiedział z naciskiem Longsdale. Fielding kiwnął głową bez słowa. Szeptem poprosił o szklankę wody. A wypiwszy ją, zaczął mówić, początkowo z przerwami, jakby przypominając sobie każde słowo, potem im dalej, tym prędzej, jakby od razu pragnął się pozbyć nieznośnie gniotącego mu barki brzemienia. Migające po klawiszach maszyny do pisania palce sekretarza ledwie mogły za nim nadążyć. Wystarczy, każcie go wyprowadzić, rzekł pułkownik, gdy Fielding skończył i podpisał protokół. Surowym spojrzeniem odprowadzał Fieldinga, który zataczając się wychodził podtrzymywany przez konstabla. — No a teraz poprosimy tu Daroła z Alsosu — powiedział z wielką satysfakcją, gdy drzwi zamknęły się za zdrajcą. Na twarzy naczelnego inspektora zjawił się szeroki, radosny uśmiech. — Ma pan pewne kłopoty, co? — powiedział uprzejmie pułkownik, przywitawszy się z naczelnym inspektorem Alsosu. Co pan chce przez to powiedzieć? Odciął się hardo Darrow. Mam wrażenie, że i wam także nie brak kłopotów. Racja, zgodził się pułkownik. Tylko, że nam długoletni pracownicy tak łatwo nie przepadają. Zdziwiony Darrow już otwierał usta, ale Benson nie dał mu czasu na postawienie pytania. Mam na myśli waszego długoletniego, doświadczonego i absolutnie godnego zaufania naczelnego fotografa, Benjamin'a Fieldinga, którego już od trzech dni poszukujecie ciągnął rozkosznym tonem. Jego zniknięcie zgłaszał pan przecież także i do nas, co? Naczelny inspektor Daru kiwnął głową. Ale ja nie rozumiem, zaczął surowo. Zaraz pan zrozumie, przerwał mu pułkownik. Więc przede wszystkim, żeby skończyć z pana kłopotami, Fielding jest u nas pod dobrą, troskliwą opieką. Rozejrzeliśmy się trochę w jego mieszkaniu. Co takiego, a to, a to jakim prawem? Przerwał mu z irytacją Daru. I znaleźliśmy tam interesujący dokument. Ciągnął dalej z niezachwianym spokojem pułkownik, podając gościowi kuwetę wraz z przylepioną do niej kartką. Tamten zaś czytał: District Manhattan kryptonim Grupy Specjalnej Inżynierów Wojskowych, których zadaniem jest nadzór nad produkcją bomby atomowej DSM Development of Substitute Material planowanie materiałów zastępczych. Kryptonim zadania tej grupy Alsos, grecki przekład słowa Grove Guy. Kryptonim nadzorczej służby wywiadowczej policji, wyprowadzono od nazwiska Leslie R. Groves, generała majora szefa dystryktu Manhattan. Metallurgical Laboratory, kryptonim głównej kwatery sztabu naukowców w Chicago, szef profesor Arthur H. Compton, dalsi kierownicy Enrico Fermi, Philip Oppenheimer, produkcja w Hanford, stan Washington. W Oak Ridge, stan Tennessee. Zwane laboratorium Clinton. W Los Alamos, stan Nowy Meksyk. Główni producenci DuPont de Nemours. Głos czytającego załamywał się coraz wyraźniej, ależ to jest cała organizacja projektu atomowego w pigułce, wtrącił Longsdale sarkastycznie. Dziś bez wątpienia w ręku hitlerowców, dodał z powagą pułkownik. Jakże to mogło przedostać się na zewnątrz? Jąkał zgnębiony Darrow. Przy tak wspaniałych urządzeniach zabezpieczających, jakie wymyśliliście, Walsos, prawda? rzucił ironiczne pytanie Benson i podał inspektorowi odpis protokołu z przesłuchania fieldinga. Ale dla naczelnego inspektora policji mało jeszcze było tej zemsty. Nie mógł sobie odmówić najbardziej szczegółowego sprawozdania. Jakkolwiek było to zbyteczne, ponieważ rzeczy zasadnicze i ważne mieściły się w wypowiedziach fieldinga. Rozbieraliście ludzi do naga i uważaliście, że sprawa jest wygrana, że jesteście idealnie zabezpieczeni przed jakimkolwiek wynoszeniem informacji zaczął drwiąco. Ale fielding bardzo łatwo was przechytrzył. Z tego oto wziął w rękę kawałek czerwonego wosku, Zrobił sobie fałszywe podniebienie i pod nim najspokojniej wynosił mikrofotografie i duplikaty tego, co sporządzał dla was, a potem w ustronnych miejscach, zazwyczaj w kinach, oddawał je dalszym pośrednikom. Miał pecha, że wybrał właśnie w siedmiu krasnoludkach ten moment, kiedy myśmy urządzili tam obławę. Przyłapaliśmy go, jak przekazywał w papierosie kopię notatki dalał ciężkiej wodzie. Ta kartka jest dowodem, że nawet najsprytniejszy człowiek ostatecznie popełni jakiś głupi błąd. Robił fotograficzne pomniejszenie tej informacji, a zapomniał o oryginale, który przylepił się od spodu do kuwety, a tam ją znalazł nasz sierżant. Po cóż on to robił na miłosierdzie boskie? Miał taką wysoką pensję, jęknął Daru. I o tym się pan dowie, niech pan czyta dalej, zachęcał go pułkownik. Żadna pensja nie jest dostatecznie wysoka, gdy człowiek ma syna tak namiętnego pokerzysta jak młody Fielding. Ostatnio sfałszował czek własnej firmy, groziło mu więzienie, i w takich właśnie tarapatach stary Fielding, który świata nie widzi poza synem, uległ namowom niemieckiego agenta, ale nie sprzedał się zbyt tanio. Ma pan tam dokładne sumy. Rozdział 9 Prawdę mówiąc, bardzo długo trwało, bo aż. Pełnych pięć miesięcy zanim Ralfowi Longsdale i jego bardzo licznemu sztabowi współpracowników udało się zestawić pełną mozaikę sprawy Willie Stantona, zwanego Busy Willie. Zdawało się, że liczne fakty w ogóle nie łączą się ze sobą. Trzeba było bezgranicznej wprost cierpliwości, by je powiązać właściwie. Przypadek podrzędnego członka piątej kolumny, karciarza Williego, ukazał się wreszcie cały i bez luk. Błędem było, że rozwiązanie całej zagadki przyszło dopiero w chwili, gdy już... Jednej sekundy brakowało do owej przysłowiowej godziny 12 oraz że skutki tego faktu znalazły niesłychanie tragiczne odbicie w miejscu odległym o kilka tysięcy mil. Oto pokrótce główne punkty przebiegu tej sprawy. Mniej więcej w 10 dni po opisanych w poprzednim rozdziale wydarzeniach Ford Jackson na małej stacyjce kolejowej bocznej linii, która kończy się w zatoce. Kewenaw Jeziora Górnego wysiedli dwaj mężczyźni, jeden z nich był średniego wzrostu, barczysty, smagły i czarnowłosy, drugi zaś wysoki, szczupły blondyn. Obaj ubrani byli w mundury straży celnej. Ten wyższy wzrostem odebrał z wozu bagażowego mocny motocykl z przyczepą marki Harley Davidson. Urzędnikowi wylegitymował się normalnie jako starszy kontroler Michael Christon. Urzędnik przypadkowo zapamiętał to nazwisko, stąd też w raportach policyjnych cała ta sprawa figurowała pod tytułem Kriston Case, sprawa Crichtona lub pod skrótem CC. Chwilę jeszcze urzędników patrzył na odjeżdżający motocykl i odpowiadał na ukłony szczupłego mężczyzny, który prowadził motor. Zdziwił się nieco widząc, że celnicy pojechali kiepską drogą na zachód, dokąd łatwo mogli się dostać pociągiem, ale ponieważ było przejmujące, lutowe, zimno, a od rozległego jeziora górnego dmuchał nieprzyjemny wiatr północny, szybko zawrócił do biura. Gdyby był na swym punkcie obserwacyjnym wytrzymał jeszcze chwilkę dłużej, byłby zauważył, że motor gwałtownie skręcił na boczną jeszcze znacznie gorszą od głównej drogi ścieżkę, wiodącą przez niezbyt wysokie góry Churon nad brzeg jeziora górnego. Mike, dojedziemy tam jeszcze za dnia? spytał zaniepokojony człowiek siedzący w przyczepie, gdy motocykl zaczął rozpaczliwie podskakiwać na wyboistej ścieżce. Prowadzący motor mężczyzna uśmiechnął się chłodno. Oczywiście, chyba, żeby się ścieżka nagle skończyła. W takim razie dostaniemy się tam piechotą. W linii powietrznej to najwyżej 25 mil, a jest dopiero dziewiąta. 25 mil piechotą w taką pogodę? jęknął mężczyzna w przyczepie. Ależ ze mnie po kwadransie byłby już trup. Jego współtowarzysz rzucił mu ze swego wyżej umieszczonego siodełka pełne pogardy spojrzenie. Jaka z ciebie skończona oferma Willy Umiesz tylko chować karty do rękawa i wyciągać je stamtąd, kiedy ci wygodnie. Willy coś odburknął, lecz uwaga, jego rozpłynęła się w warkocie motoru. Rozmowa się urwała. Zaczął padać śnieg, północny wiatr dął wprost w twarze jadących. Wyraźnie pociemniało. Brzemienne śniegiem chmury opadały aż nad samą ziemię. Ścieżka zniknęła wkrótce pod śniegiem. Droga była coraz bardziej trudna. Parę niebezpiecznych poślizgów przeraziło mężczyznę w przyczepie nie na żarty. Ciężka naszyna wlokła się chwilami krok za krokiem, ale ta psia pogoda zdawała się na mężczyźnie prowadzącym motor nie robić najmniejszego wrażenia. Nie zasłonił twarzy maską ochronną, tak jak jego kompan, a mimo to wspaniale prowadził maszynę po fatalnym, pełnym wertepu w terenie. Krótko przed dwunastą, gdy śnieg przeszedł w szaloną zadymkę, nagle rozległ się jego głośny okrzyk. — Yellow do Rivera, niech mnie diabli wezmą! Zadowolony z siebie krzyczał do wpół zdrętwiałego z zimna Williego. Teraz zjechał ostrożnie w kierunku pustych domków kempingowych bogaczy w Duluth, stojących po obu brzegach rzeki przy jej ujściu do jeziora górnego. No, jesteśmy na miejscu. Przed ostatnim z domków, leżących tuż u ujścia Yellow Dokriver River, wyłączył motor. Cichutko, bez motoru, zsuwał się w dół po łagodnym zboczu. Wyglądało jednak na to, że to zbyteczna ostrożność. Prócz wycia wichury, ciskającej im w twarze całe masy śniegu, nie było słychać absolutnie nic. Kryszton mocował się chwilę z zamkiem w ciężkiej żelaznej bramce, wreszcie otworzył i wepchnął motocykl do środka. Potem bramkę zamknął starannie i wąską alejką wśród niskich kanadyjskich świerków przepchnął motor w stronę małego butyneczku z drewnianym dachem, stojącego na końcu ogródka jakieś sto jardów od bramki. Natychmiast po ich przejściu wichura zacierała wszelkie ślady. Gdyby nawet ktoś w parę minut po ich przejeździe podszedł do bramki, Znalazłby tylko świeże, nietknięte zaspy śniegu. Wnętrze pustego domku zionęło zimne, lecz gazowy kominek zasilany ze zbiornika sprężonego propanu szybko nagrzał przyjemnie małą, parterową izbę. Kryszton momentalnie dokonał przeglądu spiżarni, wrócił z imbrykiem na herbatę i całym naręczem konserw. Mógłbyś mi trochę pomóc fuknął na Williego, który przemarznięty do kości tulił się do gazowego kominka, omal nie podpalając na sobie ubrania. Willy, ociągając się, usłuchał, zaczął przynosić nakrycia. Chwilę później siedzieli przy pełnych filiżankach gorącej herbaty i porcjach jedzenia, które tylko jeden z nich zajadał ze smakiem. — Bardzo bym rad wiedzieć, ile takich schronisk rozsianych po całych Stanach ma nasza instytucja — zauważył Krystian z ustami pełnymi jedzenia. — A jeżeli człowiek weźmie pod uwagę, że mieć ich musi co najmniej dziesiątki, to w takim razie godny jest szacunku — ten, kto tym wszystkim kieruje. Lecz jego entuzjazm nie zdołał zarazić Williego. Siedział zgnębiony, prawie wcale nie biorąc udziału w jedzeniu. Patrzył w okno, za którym ściemniało się szybko, na jednolitą, białą zasłonę śniegu, gęstą, bez cienia prześwitu. Idealna pogoda, zachwycał się Kryślon, idąc za kierunkiem jego spojrzenia. — W tak straszną śnieżyce chcesz ruszać dalej w drogę, Mike? — jęknął Willi. A ty myślałeś, że co? Może wtedy, kiedy będzie jasno i widoczność będzie doskonała, żeby nas strażnicy z odległości 20 mil zauważyli, jak się przemykamy do brzegów Kanady. Mówili no weź się w kupę. Za godzinę będzie ciemno i wtedy pojedziemy. Znalazłem już ubrania jak skończymy jeść, to się przebierzemy. Zaraz po czwartej, z małej ukrytej przy letnim domku przystanie wypłynęła motorówka wiążąca obu tych ludzi. Ciemno było zupełne. Kryszton, kierując się jedynie świecącą podziałką małego, umocowanego przy sterze kompasu, ustalił kurs na północno-północny wschód. Dopóki nie oddalili się od brzegu, motor szedł na pół szybkości. Dopiero potem ruszyli całą naprzód. I ta ostrożność także była zbyteczna, w łoskocie wichru ginęły wszelkie inne dźwięki. Na nieosłoniętym pokładzie motorówki w parę chwil potworzyły się wysokie zaspy śniegu zamarzające szybko w skorupę lodową. Lecz Kryszton nie zwracał na to uwagi. W grubym kożuchu i ciepłych futrzanych butach nie czuł zimna, które wykańczały jego współtowarzysza. — Idź się położyć — rzucił pogadliwie. — Wcale mi tu nie jesteś potrzebny. Jakby coś było, to cię obudzę. Willy wstał z uczuciem wdzięczności, lecz zatoczył się na zesztywniałych nogach i schwycił Majka za ramię. Kryszton szybko zbalansował motorówkę, która przy nagłym ruchu Williego mocno się przechyliła na burtę. No, bo nas przywróci rzucił drwiąco. Kiedy będziemy na miejscu? Mruknął Willy, wysokaż po oczy postawiony kołnierz. To jak dobrze pójdzie, to za sześć do siedmiu godzin. Gdzieś koło północy pistolet masz? Przerażony Willy zaczął się macać po kieszeniach. Nie masz! warknął Krzysztof poprzez świsty wichury. Ty przeklęty idioto, wiecznie gdzieś czegoś zapominasz. Musiałem go zostawić w tym mundurze cennika, kiedy się przebierałem. Nie gniewaj się Mike — tłumaczył się płaczliwie Willy. To jeszcze nic takiego. W kajucie jest cały arsenał łącznie z lekkim karabinem maszynowym, odparł łagodnie Kryszton. — Ale czy nic innego w tym łachu nie zostawiłeś? rzucił surowo z nagłym podejrzeniem. Nie zostawiłem, Mike. Naprawdę nic nie zapomniałem, zaklinał się Willi. Dygotał równie dobrze z zimna, jak i ze strachu, jaki chwilami budził w nim jego współtowarzysz. O, dobre i to pokiwał głową Mike. Willie nie czekał dłużej, przygarbiony wlazł pod niski daszek, którego skąpe wymiary przypominały raczej psią budę niż kajutę. Świecąc sobie latarką, zaciemnioną niebieskim szkłem, stwierdził ku wielkiej swej radości, że znajdował się tam nie tylko mały arsenał, jak wspomniał Mike, ale także duża, kanciasta butelka z naklejką, na której wspinał się biały koń, znana marka doskonałej whisky. Ze sztywniałymi palcami otworzył ją, położył się na niski prycz i pociągnął, ile mu tchu starczyło. Bardzo mu było potrzebne wzmocnienie tego rodzaju. Ogarniało go bowiem przerażenie na myśl, co zrobiłby z nim Mike, gdyby mu się był przyznał, że w kurce celnika zostawił także swój mały notesik. Był malutkich wymiarów, ale pełen notatek. Willy bowiem nigdy nie odznaczał się dobrą pamięcią. W dwie godziny później, przy dużej szybkości, Kryszton minął w przyzwoitej odległości wyspę Manitu, nie dostrzegłszy nawet skutkiem zamieci świateł i ostro szarpnął koło sterowe na północny zachód. Mał już za sobą trzecią część drogi. Przeszła szczęśliwie, bo nie napotkali ani jednego statku. Mogło się wydawać, że i dalsza podróż przebiegnie równie spokojnie. Zamieć ustała, natomiast opary nad powierzchnią jeziora zaczęły gęstnieć. Wkrótce potem mgła zasłoniła przebłyskujące wśród poszarpanych chmur gwiazdy. Miało to swoje zalety, miało i wady. Wprawdzie mgła osłaniała motorówkę, ale człowiekowi przy sterze uniemożliwiała orientację. Od początku płynął na oślep, licząc tylko na dokładność wskaźników logu. Teraz groziło mu niebezpieczeństwo, że całą szybkością wpakuje się na mielizny przy wielkiej wyspie Royal. Postanowił opłynąć się od strony północno-wschodniego przylądka Black, w bezpiecznej odległości co najmniej 20 mil, aby ominąć liczne wysepki mielizny, z których Bato rok była najbardziej zdradliwa. Wpakować się na te skały podwodne to znaczy rozwalić motorówkę na tysiące kawałków, których nikt już nigdy nie pozbiera. Na myśl o tym Krysztonowi przebiegł dreszcz po plecach. Zwrócił ster nieco na wschód i próbował spojrzeniem przebić mglistą, barwiącą się matową bielą zasłonę. Nie dostrzegł nic, aż wreszcie rozśmieszyła go myśl o bezsensowności własnych poczynań. Trzeba było liczyć na szczęście, które jak dotąd im sprzyjało od chwili, gdy agent nr 89 ukrył ich w swej melinie w Richmond przed pościgiem policji podjętym po wielkiej obławie w Nowym Jorku. Spojrzał na błyszczące wskazówki zegarka na ręku. Była dziewiąta. Jeżeli kurs motorówki był właściwy, musi ona w ciągu najbliższych minut przepłynąć ową wyimaginowaną linię, która wyznacza na tafli jeziora granicę między Stanami i Kanadą. Nad głową dostrzegł błyskające zimnym światłem gwiazdy. Mgła zrzedła, chociaż tego nawet nie zauważył. Niespokojnie powiódł wzrokiem po ciemnej tafli wody. Za lewą burtą gdzieś daleko zauważył światło, ale wnet znów zaległa ciemność. Kriszton wyłączył silnik i nasłuchiwał. Wydało mu się, że słyszy daleki warkot motoru. Na zachodzie, skąd dobiegał dźwięk, leżała wielka wyspa Royal, sięgająca wysoko do kanadyjskich brzegów, ale stanowiąca jeszcze teren Stanów Zjednoczonych. Zamocował ster i poszedł obudzić Williego. Poczuwszy odór wódki, zaklął i brutalnie szarpnął śpiącego: Wstawaj, ty, stary pijaku. Ale wszelkie jego wysiłki były daremne. Dopiero gdy roztarł na twarzy śpiocha garść śniegu, ili się rozbudził. Co się stało? wyjąkał. Jeszcze nic, ale być może, że się stanie. Bierz oba pistolety i chodź. Sam chwycił ręczny karabin maszynowy i sięgnął po zapasową taśmę z nabojami. Ledwie usiedli i na ławeczce zalało ich jaskrawe światło. Ktoś coś wołał do nich przez tubę głosową. Zadaszek i strzela, ile masz sił w łapach! krzyknął Kryszton, nie czekając co zrobił Willi, sam skoczył za osłonę. Zaraz potem rozczekał się jego karabin maszynowy. Jedna z pierwszych kul rozbiła lustro reflektora. Nad jeziorem znowu zapadły ciemności. Nie dbając o gwizdzące mu koło uszy kule, Kryszton pobiegł do steru. Motor zawarczał, ruszył na pełnych obrotach. Łódź dosłownie skoczyła na falach. Kryszton zaśmiał się jadowicie. — Łapcie mnie teraz, durnie! — krzyknął poprzez łoskot motoru. Wygodnie wyciągnął nogi i trafił na coś miękkiego. Willie oberwał. Przemknęło mu przez myśl. Ale w tej chwili nie mógł nic zrobić. Trzeba było wyrwać się z zasięgu strzałów policyjnej motorówki. Zmuszał motor do największej szybkości, lecz mimo to po chwili usłyszał jęk Williego. Zamocował ster i pochylił się nad rannym. Oszust karciany omdlał z ból, lecz strumień chłodnego wiatru, spowodowany szybkim pędem łodzi, przywrócił mu przytomność. Gdzie dostałeś? zapytał Kryszton. Odpowiedzią był głośniejszy jęk rannego. Kryszton dwukrotnie musiał powtórzyć pytanie, zanim otrzymał zrozumiałą odpowiedź. Willy miał przestrzeloną rękę, a oprócz tego kulę w ramieniu. To nic strasznego! Wejrzę się w karby! Na brzegu założyć opatrunek, obiecywał Kryszton. A tymczasem krew mi ujdzie, lamentował Willi. Dno łodzi straszliwie zazgrzytało na skalę. Kryszton zaklął i skoczył do steru, odblokował i ostro wyłożył ster na burtę, kierując łódź na prawo. Zgrzytliwy dźwięk już się nie powtórzył, natomiast jęki rannego były tak głośne, że zagłuszył łoskot motoru idącego teraz z najmniejszą szybkością. Kryszton wyłączył motor zupełnie. Chwilę siedział bez ruchu, pogrążony w myślach, potem sięgnął do kieszeni i pochylił się nad William. Co ty robisz? sęknął czując, że Mike ściąga mu ciężki kaptur z głowy. Coś zimnego dotknęło jego karku, a potem wszystko już się rozpłynęło w ognistym ciosie. Nie słyszał nawet huku wystrzału, który przyniósł mu śmierć. Hydroplan Straży Granicznej starannie kontrolował jezioro górne na wschód od wyspy Royal. Czynił to na rozkaz dowódcy motorówki policyjnej, która z nocnej strzelaniny powróciła do bazy z dwoma ciężko rannymi ludźmi na pokładzie i ze zniszczonym reflektorem. 10 mil na północ od wysepki Gul wykrył płynące na wodzie zwłoki. Było to co prawda już głęboko na kanadyjskich wodach, ale sierżant McIntyre, nawigator samolotu, nie miał zbyt wrażliwego sumienia, gdy chodziło o zachowanie przepisów międzynarodowych. — Niech będą zadowoleni, że za nich zrobimy robotę. — Siadaj na wodę, Joe — polecił pilotowi. Ponieważ wiatru nie było, wodowanie nie przedstawiało żadnego problemu. Podobnie jak wydobycie zwłok z wody. Samolot przewiózł je najpierw na wyspę Royal. Stamtąd inna maszyna dostarczyła je do Duluth, gdzie lekarz policyjny natychmiast przystąpił do sekcji. Stwierdził w ciele mężczyzny w średnim wieku trzy postrzały — Jeden w kości łokciową lewej ręki, drugi pod obojczykiem i trzeci śmiertelny w tyle czaszki. Tkwiącą w kości łokciowej kule wyjęto i zidentyfikowano. Ustalono, że pochodzi z karabinu maszynowego motorówki policyjnej numer 49, która nocą 10 lutego została zaatakowana strzałami z nieznanego statku. Jeszcze przed końcem sekcji mężczyznę tego zidentyfikowano na podstawie fotografii nadesłanej do wszystkich komisariatów policji i placówek Straży Granicznej jako Williego Stantona, karciarza oszusta zwanego Bizzy Willie. Największe zainteresowanie wzbudziła rana w tyle głowy. Kuli nie znaleziono, przeszła na wylot. Natomiast osmalona wokół wlotu kuli skóra świadczyła, że broń, która zadała śmierć Williemu, znalazła się w bezpośredniej bliskości jego głowy. Ponieważ motorówka policyjna podczas strzelaniny znajdowała się przynajmniej w odległości 100 jardów od nieznanego statku, znawcy rzekli, że jego zamordował niechybnie któryś z jego wspólników. Prawdzie dowódca motorówki policyjnej widział przez lornetkę tylko dwie sylwetki na pokładzie strzelającej łodzi, nie był jednak pewien, czy to była cała jej załoga, ponieważ łódź była stosunkowo duża i mogła pomieścić znacznie więcej osób. Zaraz po powrocie łodzi policyjnej na Royal Island, między godziną dwunastą i pierwszą po północy, zaalarmowano kanadyjskie posterunki graniczne. Oczywiście zaostrzono czujność, ale normalne śledztwo policyjne zaraz na początku grzęzło, ponieważ nie było wiadomo, ile osób w grę wchodzi. Nie posiadano także ich rysopisów. Skutkiem tego dopiero w trzy dni później, 14 lutego, udało się pochwycić trop samotnego człowieka, który wczesnym rankiem wsiadł do idącego na zachód pociągu na malutkiej stacyjce Pearl River, a na trop ten naprowadziło odnalezienie porzuconej motorówki ze śladami krwi na pokładzie. Zupełnie przypadkiem natknęli się na nią rybacy w bezludnej małej zatoczce, jednej z licznych odnóg wielkiej zatoki Black. Miejsce znalezienia łodzi odległe było od stacji Pearl River o niecałe 7 mil. Na motorówce nie znaleziono absolutnie nic, co wskazywałoby na jej właściciela lub jej pochodzenie. Brak było zwyczajnego numeru rejestracyjnego i nazwy portu macierzystego, gdzie powinna być zgłoszona w policji. Także i Ralph Longsdale, który natychmiast, gdy komenda otrzymała wiadomość o znalezieniu zwłoku lego przyleciał do Dulut ze sztabem swych współpracowników, nie miał szczęścia przy oględzinach na chłodzi przechowywanej na przystani w Port Arthur. Odcinek dziesiąty. Z faktu, jak starannie usunięto wszelkie ślady, mogące doprowadzić do identyfikacji łodzi, trzeba wysnuć wniosek, że była ona z góry przygotowana do takiego celu, mówił Longsdale do naczelnika policji Sport Artura. Lecz dygnitarz ten nie miał zbyt wielkiej wyobraźni. Nie potrafił więc zrozumieć, co ten naczelny inspektor z Nowego Jorku, którego obecność budziła w nim ogromne zdumienie, przez tego rodzaju uwagę chciał powiedzieć. Longsdale spokojnie wytłumaczył mu całą sprawę a z tego wypływa niezbicie że ci ludzie mają tu gdzieś swą melinę i to po naszej stronie ponieważ motorówka przypłynęła z południa powrócił do Dilut lecz ponieważ miejsce to było zbyt odległe od prawdopodobnej trasy znalezionego motocykla przeniósł swą kwaterę na małą stację węzłową kolei Huntington nad jeziorem Portages ściągnął tam wszystkich możliwych konstabli, którzy w danej chwili nie byli potrzebni na swych posterunkach, podzielił ich patrole pod dowództwem własnych wywiadowców, wręczył wszystkim fotografii Williego i rozpoczął kontrolowanie terenu we wszystkich możliwych kierunkach podziałki kompasu. Nie pognał ich za daleko na zachód, sądząc, że motocykl Williego musiał przejechać z miejscowości leżącej na wschód od Kevana Point. Natomiast zakres działania na wschód rozszerzył aż po zatokę Tekamenen. Zdjęcie Williego ponownie opublikowano w miejscowej prasie i to parokrotnie. Tak się dziwnie złożyło, że patrol prowadzący śledztwo na stacji Fort Jackson nie zastał na służbiowego urzędnika, który wydawał Krisztonowi motocykl. Człowiek ten nazywał się Frederick Kenneth. Otrzymał później nagrodę 10 tysięcy dolarów, gdyż jego informacje dostarczyły najcenniejszych danych. W chwili, gdy policja zjawiła się na stacji, leżał na ciężką grypę. Dręczony wysoką gorączką, nie interesował się radiem, był kawalerem. Mieszkał ze starą ciotką, której zainteresowaniem była hodowla rasowych królików, a nie dokonana zbrodnia. Tak więc o pościgu policji za William dowiedział się zupełnie przypadkiem, gdzieś dopiero około 20 lutego, kiedy stan jego poprawił się na tyle, że lekarz pozwolił mu czytać. Okładając książkę starą gazetą, zauważył fotografię mężczyzny, którego tak niedawno widział na swojej stacji. Wyznaczona nagroda wzmogła jego zainteresowanie do tego stopnia, że mimo późnej godziny pognał swą starą ciotkę na stację z depeszą do inspektora Longsdale w Hafton. Podczas gdy Longsdale szukał po swojej stronie, kanadyjska policja ruszyła po śladach ze stacji Pearl River z entuzjazmem, który wart był lepszego wyniku. Ślady były sprzed trzech dni, mocno już zatarte. Prowadziły do portu Artura, a za tą stacją dwoma drogami do Winnipeg. Policja kanadyjska była zdania, że Zbieg nie chciał chyba wracać na teren Stanów, dlatego też trzymała się drogi północnej. Ale kasjer w Pearl River dał tak niesprecyzowany rysopis człowieka, który kupował u niego bilet, że na jego podstawie można było aresztować przynajmniej milion ludzi. Winnipeg to miasto ruchliwe i węzłowa stacja kolejowa, więc też ślad istniejący jedynie w wyobraźni kanadyjskiej policji urwał się ostatecznie. W dwa dni po zaskakujących informacjach pracownika kolei Frederica Kennetha w trakcie penetrowania dalszych okolic stacji Fort Jackson udało się Longsdale'owi odnaleźć w pustym domku nad Yellow Dock River notesik Williego, który stanowił potwierdzenie, iż intuicja policji kanadyjskiej była uzasadniona. Chryston istotnie uciekał na Winnipeg, ale nie zatrzymał się tam, lecz pojechał dalej koleją północną do stacji końcowej Waterways, 50 mil od fortu McMurray. Longsdale nie tracił czasu na szukanie właściciela letniego domku, ponieważ nic sobie po tym nie obiecywał. Był przekonany, że zawiedzie go w ślepą uliczkę, co zresztą później potwierdziło się w zupełności. Właścicielem okazał się nieistniejący Davis Hilton, właściciel składu maszyn do szycia, w którego imieniu kupiono w domek w biurze pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Longsdale, przekazawszy ustalenie tej niejasnej sprawy jednemu ze swych ludzi, odleciał wraz z sierżantem Priestleyem do Waterways. Trop był już bardzo dawny, pełnych 10 dni, ale stacyjka ta to mała dziura, ostatnia wyspa na północy, gdzie kończą się tory kolejowe. A w takim miejscu ludzie na pewno pamiętają każdego obcego przybysza. Przypuszczenie tym razem nie zawiodło naczelnego inspektora. Pierwszy ślad znalazł się od razu na stacji. Pracownicy kolejowi przypomnieli sobie wszystkich podróżnych wysiadających z pociągu owych krytycznych 11 i 12 lutego. Z zapisków roztargnionego Williego w notesiku dowiedział się inspektor, że Kryszton nie miał zamiaru zatrzymywać się gdziekolwiek po drodze do Waterways. W grę wchodziły więc tylko te dwa dni. W lutym ruch pasażerski w tych niegościnnych stronach jest bardzo mały, więc pamięci pracowników kolei nie obciążało zbyt wiele faktów. Pierwszego dnia wysiadły na stacji tylko trzy osoby: dwaj pracownicy miejscowej faktorii oraz agent wielkiej firmy futrzarskiej objeżdżający poszczególne miejscowości. Następnego dnia ruch był nieco większy. Podróż zakończyło tu aż pięć osób. Był więc właściciel tutejszego sklepu, wracający wraz z żoną od chorego ojca z Edmonton. Dwaj pracownicy wielkiej firmy drzewnej, którzy zaraz na zajutrz wyruszyli saniami miejscowego woźnicy nad jezioro Atabaska, gdzie pracował ich obóz. I wreszcie młody, szczupły, wysoki mężczyzna, odpowiadający dosyć dokładnie szczegółowemu opisowi kolejarza Fryderyka Kenneta. Przlot samolotu, zaopatrzonego w płozy do tak malutkiej osady, jak Waterways, wzbudził zrozumiałą sensację. Pilot gładko wylądował na zamarzniętym śniegu tuż w pobliżu budynku stacyjnego. Nim jeszcze Longsdale zakończył przesłuchiwanie pracowników kolejowych, miejscowy naczelnik policji, ogromnie zdumiony niespodziewanymi faktami, zaskoczył go stwierdzeniem. Łatwo możemy ustalić, gdzie jest ten pański człowiek. Mamy tu tylko jeden hotel. Znajduje się stąd niedaleko, wskazał na niski parterowy drewniany budynek. W Grand Hotelu, jak dumnie nazywało się to przedsiębiorstwo, Kryston istotnie nocował z 12 na 13 lutego. Do książki gości wpisał się jako Edward Gordon, przedstawiciel faktorii PENA w Fort Norman nad rzeką Mackenzie. Fort Norman rzeczywiście istnieje faktoria PENA argumentował naiwnie naczelnik policji w Waterways. Longsdale rzucił mu pełne współczucia spojrzenie. Kiedyś miał lepszą opinię o kanadyjskiej policji konnej powstałą skutkiem chłopięcej lektury o bohaterach w czerwonych kurtkach. Niech pan spróbuje zapytać, czy tam mają przedstawiciela tego nazwiska, doradził mu Oschle. Można to było zrobić, ponieważ Fort Norman posiadał łączność radiową na krótkofalówkach, jak i waterways. Wynik rozmowy był oczywiście negatywnych. Na żądanie Logsdela naczelnik policji rozesłał do wszystkich posterunków policji rozkaz natychmiastowego aresztowania człowieka. Tu następował dokładny rysopis, a tymczasem naczelny inspektor dalej prowadził śledztwo w sprawie Krysztona. Ukończył je szybko. Od miejscowego hodowcy psów pociągowych Metysa Labina Kryszton kupił dziewięć silnych zwierząt, a w domu handlowym Sanie oraz żywność na trzy dni dla siebie i psów. Wyruszył zaraz po obiedzie, chociaż pogoda była niepewna, a ludzie miejscowi ostrzegali go przed podróżą. Istotnie, pod wieczór rozpętała się burza śnieżna i szalała bez przerwy aż do późnego wieczora dnia następnego. Kierunek ucieczki Krysztona ogromnie zdziwił naczelnego inspektora. Dokąd to on zmierza? Dlaczego gna na północ, gdzie nie ma osad ludzkich i gdzie ma szansę jedną na sto, że uda mu się spotkać z kimś, kto mógłby pośredniczyć w dalszym przekazaniu informacji dala? Inspektor nie wątpił ani przez chwilę, że notatkę tę ma przy sobie. Udowodniło to śledztwo przeciw wspólnikom Williego. Nie zastanawiał się dłużej nad tą sprawą, lecz postanowił szukać Krysztona za pomocą wszelkich dostępnych mu środków. Zapytanie przez radio w forcie MacMurray przyniosło odpowiedź negatywną. W ostatnich dniach w osadzie nie zatrzymał się człowiek podobny do Krysztona zgodnie z podanym jego rysopisem. Wszyscy przybysze z ostatnich dni mają absolutnie wiarygodne dokumenty. Longsdale stanął przed murem nie do przebycia. Co robić? Kryszton wyjechał przed dziesięciu dniami. W ciągu tego czasu przy dobrym zaprzęgu i sprzyjającej pogodzie mógł zrobić nawet 500 mil. Burza śnieżna mogła spowodować opóźnienie, na pewno go jednak nie pokonała. Zgodnie z tym wszystkim, czego się dotąd podczas śledztwa naczelny inspektor dowiedział, Chryston był śmiałym awanturnikiem, człowiekiem odważnym i silnym, że nie cofa się przed zastosowaniem każdego środka, byle dojść do celu. Postrzały, jakie Willy, podrzędny łajdak, oberwał od policji, nie były śmiertelne. Wykończył go strzał w tył głowy z ręki jego własnego kompana, którym był Michael Crichton. Ten człowiek po prostu pozbył się rannego, który w trakcie ucieczki był dla niego zbyt niewygodnym ciężarem. — Szansa istniała jedna na milion, jak się wyraził inspektor do swego sierżanta, ale nie wolno by było z niej zrezygnować. Postanowił za pomocą samolotu przejrzeć okolice Waterways w szerokim zasięgu. Krótki dzień polarny kończył się zbyt szybko dla tego rodzaju imprezy. Pilot nie chciał ryzykować pozostawienia samolotu na noc w polu, więc jeszcze przed zmierzchem odleciał do Edmonton. Następnego dnia pogoda była podła, zadymka i ostry wiatr, więc dopiero 25 lutego mógł inspektor Longsdale wykonać swój plan. Wraz z sierżantem spędził w samolocie bardzo nieprzyjemnych 6 godzin. Rtęć w termometrze opadła do 30 stopni poniżej zera, a kabina nie była ogrzewana. Dolecieli aż do Fortu Resolution nad brzegiem Wielkiego Jeziora Niewolniczego, czyli do najbardziej na północ wysuniętego punktu, do którego, zdaniem naczelnika policji z Waterways, mógł dotrzeć Kryszton. Po drodze nie widzieli ani śladu człowieka, ani psiego zaprzęgu. Tylko wariat gnałby po śniegu w taki mróz, pomyślał pilot, mocno zirytowany całą tą wyprawą. Mimo to, bez protestu od Fortu McMurray, zawrócił na północny wschód i poleciał aż do wodospadów Elżbiety, łączących Jezioro Czarne z Cyplem Jeziora Tabaska. Ale i ten wysiłek nie dał wyniku. — No a jak długo starczy panu benzyny? — spytał inspektor. Pilot spojrzał na licznik. Na cztery godziny, ale godzinę muszę odliczyć na drogę z Waterways do Edmonton. Dobra, polecimy jeszcze na zachód, zdecydował Longsdale. Lecieli nisko nad zamarzniętym jeziorem Atabaska w stronę Peace River, lewego dopływu rzeki Niewolniczej. Niedaleko fortu Vermilion, śledzący uważnie przez lornetkę teren Longsdale, zerwał się podniecony. Trochę bardziej na południe, poprosił pilota. W chwilę później rozwiało się jeszcze jedno złudzenie. Samolot przeleciał nisko nad jadącą parą Indian, mężczyzną i kobietą, budząc w nich śmiertelne przerażenie. Pilot zawrócił raz jeszcze, krążył, by inspektor Longsdale mógł im się dobrze przyjrzeć. Wreszcie ścigany zajadłym szczekaniem psów indiańskich, odleciał. Lecąc ponad niskimi, przysypanymi śniegiem zabudowaniami fortu Vermilion, szerokim łukiem zawrócili do bazy. Parę dni czekał jeszcze Longsdale w Waterways, jakiejś odpowiedzi na stale powtarzany przez radio Apple. Nie doczekawszy się wyjechał, zostawiając na miejscu sierżanta Prisleja. Nie chciał wyzbyć się ostatniego cienia nadziei, że może ktoś wskaże jakiś ślad dalszego pościgu za Christonem. Wielka firma handlu skórami, kryjąca się pod skromną nazwą Hudson Bay Company... Ma faktorie rozsiane po całej Kanadzie, od półwyspu Melville na wschodzie po potężny nurt Yukonu, stanowiący na zachodzie granice Dominium i Alaski. Faktorie te, a przy nich magazyny, sklepy, gdzie pracownicy i łowcy spółki otrzymują wszystko, czego im potrzeba, od bata na psi zaprzęg po baterie do radia, stanowią ośrodki fortów twierdz powstałych głównie z inicjatywy spółki dla jej interesów handlowych w nieznacznej tylko części na potrzeby wojska. Forty Hudson Bay Company rozrzucone są w dość znacznej od siebie odległości, więc między nimi spółka stworzyła punkty zapasowe. Zwyczajne drewniane chaty, zaopatrzone dostatnio w opał i żywność dla ludzi i psów, gdzie człowiek w drodze może odpocząć i w cieple pod dachem spędzić noc. Chaty te leżały w odległości jednego dnia lub nawet pół dnia drogi saniami, w zależności od znaczenia traktu jako drogi handlowej. Nie były zamieszkałe, z wyjątkiem niektórych, gdzie mieszkał pracownik spółki, którego zadaniem był nadzór nad zaopatrywaniem oraz utrzymywanie porządku w określonej ilości chat. Jedna z takich zamieszkałych chat leżała nad kolanem wielkiej rzeki Mackenzie, około 20 mil za północnym kołem polarnym, a 100 mil w dół rzeki od nowego fortu Good Hope. Mieszkał w nim sam Davidson, dawny pracownik spółki Ongiś-Łowca. Tutaj spędzał ostatnie lata pracy przed przejściem na emeryturę. Miewał czasami ataki reumatyzmu i do łowów pod gołym niebem już się nie nadawał. Tutaj miał pracę stosunkowo dogodną, dbało o dobry stan sześciu punktów zapasowych, a dla pełnienia swych obowiązków służbowych mógł wybrać sobie najbardziej odpowiadającą mu pogodę. W ostatnich dniach lutego uzupełnił zaopatrzenie wszystkich chat od starego, pustego już fortu Good Hope leżącego blisko 50 mil na północ od jego mieszkania, aż po nowy fort tejże samej nazwy. Właśnie wrócił z podróży i ogromnie się cieszył, że wieczorem posłucha radia. Z faktorii bowiem przywiózł sobie nową, suchą baterię. Wmontował ją do aparatu, co by z tym spojrzeniem obserwował pieseski moski Tiny, mieszkający razem z nim w chacie. Już miał włączyć aparat na próbę, gdy naraz posłyszał dalekie szczekanie psów. Tin nastawił uszy i zwróciwszy się ku drzwiom, zaczął warczeć. — Bizyta w taką pogodę? A kogóż to licho niesie? — zdziwił się sam. Jeszcze przed zachodem słońca, który o tej porze roku wypada wczesnym popołudniem, termometr spadł do 30 stopni poniżej zera. Można się było spodziewać, że mróz będzie jeszcze większy. Tylko człowiek niezwykle zahartowany mógł się wybrać w drogę w taki mróz. Nic więc dziwnego, że sam był zdziwiony. Nałożył kożuch, wcisnął na głowę kaptur futrzany, zdjął z haka wiszącą nad płytą kuchenną niedużą latarnię. Gdy otwierał drzwi małej sionki, omal mu jej uderzenie wiatru nie wyrwało z ręki. Płomień światła zachybotał się mocno, lecz jego blask powitało szczekanie stada psów. Sanie zatrzymały się tuż przed samem. Śmiertelnie zmęczone psy od razu zwaliły się w śnieg, dysząc głośno. Mężczyzna podnoszący się z niskich sani, tak było okutany w eskimoskie korzuchy, że stary traper nie mógł dostrzec jego twarzy. Człowieku, niechże pan wejdzie do chaty, tam jest przyjemnie ciepło, zapraszał go uprzejmie. Już ja się zaopiekuję psami i saniami. Mężczyzna namyślał się chwilkę, potem krótko, dziękując, usłuchał. Sam wyprzągł psy Batem zmusił do wstania i zaprowadził do małej stajenki, gdzie uwiązał je w dość znacznej odległości od własnych psów. Każdemu z psów rzucił porządny kawał suszonego sztokfisza z własnych zapasów i wyszedł zabrać sanie podróżnego. Zadziwił go ich lekki ładunek, zawierał tylko trochę żywności. Zaciągnął sanie pod szopę, gdzie stały jego własne środki lokomocji. Wszedłszy do jedynej w chacie izby, zastał przybysza za stołem. Tinie zaś bojowo zaparty nogami warczał nieustannie. Krzyknął na psa, wyciągnął do gościa rękę i wymienił swe nazwisko. Gość, młody, jasnowłosy mężczyzna wysokiego wzrostu, który tymczasem zdjął z siebie ciężkie, grube futra, przedstawił mu się także i zaczął się skarżyć na wielkie zmęczenie po przebytym odcinku podróży. No, tu mnie wypocznie pan porządnie. Cieszę się, że będę miał towarzystwo. Pan zapewne głodny, ale i na to znajdzie się rada, mówił poczciwy sam, stawiając kociołek na herbatę na płycie. Ukroiwszy potężny kawał suszonego łosiego mięsa, otworzył puszkę kompotu z brzoskwin, którą przywiózł właśnie z Good Hope, postawił to wszystko przed gościem i serdecznie zachęcał go do jedzenia. Przybyż był dość małomówny, ale do jedzenia nie trzeba było zapraszać go dwa razy. Wielkie porcje łosiej polędwicy szybko ginęły w jego ustach. Popijał dużymi haustami gorącą herbatę. Sam, który jadł już kolację, patrzył z radością, jak jego gość zajada ze smakiem. A teraz jeszcze trochę muzyki, zagadał wesoło, nim obcy człowiek skończył jeść. Muzyka w sam raz do jedzenia. Muzyka? Powtórzył zdziwiony gość. Czyżby pan miał tu patefon? Mam coś lepszego, pochwalił się traper. Radio. Radio w głosie przybysza brzmiał odcień niedowierzania, ale znajome dźwięki nastawiania aparatu przekonały go, że gospodarz nie przesadzi. Trafili na koniec muzyki tanecznej z Vancouveru, potem odezwał się głos Pikera: Uwaga, uwaga! Prosimy posłuchać apelu sztabu głównego policji z Ottawy do wszystkich posterunków policji powiatów i okręgów oraz do Królewskiej Policji Konnej. Zarządza się pościg za mordercą, mężczyzną, który podaje się za albo starszego inspektora straży celnej USA, Michaela Christona, albo za Edwarda Gordona, przedstawiciela faktorii z Fort Norman nad Mackenzie. Po raz ostatni widziano go dnia 13 lutego w Waterways nad Atabaską, obecnie przebywa prawdopodobnie gdzieś między tą miejscowością a północnymi granicami państwa. To człowiek niebezpieczny, dobrze uzbrojony. Zatrzymać natychmiast i przesłać meldunek do sztabu policji. Rysopis. Odwrócony plecami do swego gościa, sam Davidson słuchał uważnie. Nigdy nie miał zbyt szybkiej orientacji. Tinny często górował nad nim. Ale teraz nawet instynkt psa nie był tak szybki, jak kula z pistoletu. Rozdział dziesiąty Ta część polarnego morza Boforta, do której szeroką deltą wpada Mackenzie, jest ulubionym zimowiskiem wielorybników. Rzecz dziwna. Ludzie ci nawet podczas długich zimowych miesięcy, tak męczących i monotonnych skutkiem bezgranicznej nudy, nigdy nie trzymają się gromadnie. Statki ich można napotkać rozrzucone na przestrzeni kilkuset mil kwadratowych, od Wielkiej Wyspy Richards, aż po znacznie mniejszą wyspę Herschela, położoną już niedaleko granica Laski. Statki te są przeważnie kanadyjskie, ale w myśl zasady Freedom of the Seas, wolność na morzach, respektowanej przez sprzymierzonych nawet podczas wojny, oczywiście gdy chodziło o zaprzyjaźnionych lub neutralnych, poza trzymilowym pasem przybrzeżnym nie brak było także statków obcych. Zazwyczaj byli to Amerykanie, tu i ówdzie trafił się Meksykanin, a już bardzo rzadko statek z Ameryki Południowej, której wielorybnicy wolą łowy na Antarktydzie lub koło wysp Galapagos, dokąd w zimowej porze płyną wieloryby tęskniące za jakimś przyjemniejszym klimatem. Pod koniec zimowego sezonu 1944 roku pierwszą straż od strony wschodniej tej wielkiej flotyli wielorybniczej uwięzionej w lodach Morza Polarnego pełnił statek El Brio. Prawie zupełnie nowy szkuner średniej nośności z motorem diesla. Zbudowany był bardzo solidnie, pochodził z bostońskich stoczni, ale zarejestrowany był w La Paz, kalifornijskim porcie Republiki Meksykańskiej. Stał na kotwicy mniej więcej 10 mil na północ od wyspy Richardsa oraz 5 mil na zachód od niezamieszkanej wysepki Fulena, między nią i równie pustą wysepką Hoopera. Najbliższym sąsiadem tego statku, na którego rufie powiewała zielono-biało-czerwona flaga, był szkuner kanadyjski Rainbow, uwięziony w lodzie około 1,5 mili na południowy zachód od El Brio. Załogi obu statków nie spotykały się ze sobą. Meksykańczycy trzymali się razem. Kanadyjczycy zaś jeździli w odwiedziny na amerykański szkuner Black Beaver, stojący tuż obok wysepki Hoopera, chociaż mieli tam dwukrotnie dalszą drogę niż na statek meksykański. Mimo iż w tym czasie statki mocno jeszcze były wmarznięte w lód i nie groziło im najmniejsze niebezpieczeństwo, kapitanowie ich zgodnie ze zwyczajem kazali wywieszać kolorowe światła pozycyjne boczne i białe światło na maszcie, gdyby statki normalnie były w drodze. Światło masztowe Szkunera El Brio widoczne było zgodnie z przepisami z odległości 5 mil morskich. Stało się ono gwiazdą, przewodnią i zbawieniem dla człowieka, który w bardzo ciemną noc marcową wlukuł się ku niebu bliski śmierci ze zmęczenia. Co najmniej dziesięć razy w ciągu drogi czynił sobie gorzkie wyrzuty, że zlikwidował swój psi zaprzęg. Jakkolwiek żelazna logika mówiła mu, że nie miał innego wyjścia. Przecież on, niemiecki agent, któremu kanadyjska i federalna policja deptała po piętach... Nie mógł dotrzeć do statku Elbrioza przęgiem dziewięciu psów z głośnym trzaskiem bata, żeby wszyscy dokoła wiedzieli, że na szkunerze zjawił się jakiś gość. Więc gdy tylko psy dowiozły go na północny brzeg wyspy Richardsa, popodcinał im gardła. Bez żadnych wyrzutów sumienia byłby je puścił wolno, wiedząc, że z głodu pozażerają się nawzajem. Bał się jednak, by wiedzione instynktem nie trafiły do jakiejś samotnej traperskiej chaty i nie naprowadziły sfory policji na jego ślad. Zagrzebał je wraz z saniami płytko pod śniegiem, gdzie w dwa miesiące później odnaleźli je dwaj Indianie, łowcy zwierząt futerkowych. Wkrótce potem przypadkiem natknęli się na patrol policyjny, który na trasie kilkuset mil wzdłuż wybrzeża przeprowadzał rekonesans służbowy. Indianie opowiedzieli im o swoim odkryciu. Sumienni policjanci udali się na miejsce psiej hekatomby, obejrzeli wszystko dokładnie i przy najbliższej okazji przekazali meldunek do swego komisariatu. Ostatecznie meldunek ten dotarł aż do naczelnego inspektora Ralpha Longsdale'a, w którego rękach stał się dalszym kamyczkiem barwnej mozaiki całego śledztwa w sprawie Michaela Krysztona, agenta III Rzeszy. Kryszton jeszcze w Nowym Jorku zapisał w swym notatniku dokładne położenie miejsca, gdzie ma czekać na niego szkuner, kiedy więc opuszczał na nartach ziemię wyspy Richardsa i ruszał na zamarznięte morze, był przekonany, że owych 10 mil dzielących go od ostatecznego celu, Przebędzie łatwo w ciągu dwóch godzin. Zanim jeszcze przeszedł pół mili od brzegu, zrozumiał jak bardzo się omylił. Kilkaset jardów od brzegu skończył się gładki lód. Jego miejsce zajęły długie grzebienie kry lodowej, zbijanej i wypiętrzanej w górę pod naciskiem wiatru i przypływu, napierających na stały ląd. Nie były to przeszkody wysokie. Pierwszą z nich Krysztorn pokonał łatwo, zdjął narty i założył je na ramię, ale przeszkody te powtarzały się z upartą monotonnością, która po godzinnym marszu wyczerpała go do tego stopnia, że raczej zaczął szukać wąskich przesmyków między bryłami kry. Zmuszało go to do znacznego nakładania drogi, a tym samym do przedłużania wędrówki. Spowodowało wreszcie utratę orientacji. Po trzech godzinach marszu stwierdził z przerażeniem, że zgubił właściwy kierunek, Mimo iż cały czas kierował się strzałką kompasu, Darem nie wypatrywał brzegów wysepki Fulena, które miały dlań stanowić punkt orientacyjny. W bladym świetle gwiazd i migotliwych przebłyskach zorzy polarnej, wszędzie wokół siebie widział tylko zamarznięte morze polarne, zbrużdżone zygzakowatymi grzebieniami kry. Zmobilizował swą odwagę haustem alkoholu i nachybił trafił, powlókł się dalej. Dotarłszy do szerszego pasa gładszego lodu, przypiął narty i ruszył powoli na północ. Nie była to szybka jazda. Zmęczone nogi odmawiały posłuszeństwa. Jeszcze zanim dotarł do kolejnego niskiego grzebienia lodów, zauważył tuż nad horyzontem białe światło. Światło to dodało mu otuchy. Jakże łatwo pragnienie jego zmieniło się w wiarę, że jest to sygnał świetlny meksykańskiego szkunera, a przecież równie dobrze mógł to być jakiś inny statek. Miał szczęście, nie omylił się. Doczogał się raczej niż doszedł do statku na taką odległość, że przy jego zielonym świetle zdołał odczytać nazwę na prawej burcie. El brio, odwaga, mruknął drwiąco. To rzeczywiście symbol. Jeśli komu trzeba było odwagi, to właśnie mnie. Wyczerpany do szczętu zwalił się za jakąś wystającą ze sfałdowanej powierzchni większą bryłę lotu. Przed próbą dostania się ukradkiem na pokład musiał trochę odpocząć. Nie bał się tego, by zauważył go ktoś z załogi. Była druga po północy, o tej porze na statku wszyscy dawno już śpią. Wszyscy na pewno nie bez wątpienia jakaś wachta pilnuje przecież lodów, które zbyt często nieprzyjemnie nacierają na burty nieruchomionego statku. Liczył jednak, że nie będzie bardzo czujna na inne dźwięki, jak zgrzyty i trzaski napierającej kry, że łatwo się jej jakoś wykręci. Droga, którą obliczał na dwie godziny, trwała całych siedem godzin. Poczuł, że krew w nim zastyga powoli. Zdecydował, że dalsze przedłużanie odpoczynku nie byłoby rozsądne. Podniósł się z trudem i, osłaniany wyniosłościami lodów, podczołgał się do statku. Szerokim łukiem ominął wiodący na pokład trap. Skierował się ku rufie rysującej się łukiem nad lodem. Spodziewał się, że tu znajdzie zwisającą linę przygotowaną przez usłużnego kapitana Ricardo Martineza. Oczekiwania go nie zawiodły. Wspinanie się po linie w grubych rękawicach, a zdjąć ich nie mógł, gdyż pozostawiłby na linie własną skórę, stanowiło udrękę, jakiej nie przeżył jeszcze nigdy. Udało mu się to dopiero przy czwartej próbie, ale pochłonęło resztki sił. Dobrą chwilę odpoczywał, ukryty za kutrem wielorybniczym, potem dopiero rozpoczął ostatnie kroki swej wędrówki, ku nadbudówce, w której mieściła się kabina kapitana. Wachtowy chodził po drugiej stronie nadbudówki, nie obawiał się więc, że go zauważy. Starannie liczył iluminatory, zapukał w czwarty od ściany, w umówiony sposób. Pierwsza próba nie przyniosła rezultatów. Powtórzył ją raz jeszcze, klnąc twardy sen kapitana. Na głośne hałasy nie mógł sobie pozwolić, nie chcąc by go usłyszał krążący po drugiej stronie pokładu wachtowy, więc pukał z przerwami, lecz wytrwale. Wreszcie, przy silniejszym blasku zorzy polarnej, zauważył, że iluminator od wewnątrz jest zasłonięty grubą zasłoną chroniącą przed zimnem, ale i zarazem tłumiącą każdy dźwięk. Zaprzestał więc daremnych prób. Ostrożnie podsunął się do narożnika nadbudówki, gdzie były małe drzwiczki. Odczekał, aż wachtowy będzie odwrócony do niego plecami, potem szybko, bez hałasu wsunął się do środka. Kapitan Martinez nagle obudził się ze snu z przykrym uczuciem, że coś razi go w oczy. Był to strumień ostrego światła ręcznej latarki, którą przybysz skierował na jego twarz. Już chciał krzyknąć, gdy czyjaś ręka zdecydowanym ruchem zasłoniła mu usta. Niech pan nie krzyczy, jestem przyjacielem szepnął surowo nocny gość. Nachylił się do ucha kapitana, podał mu swój numer i hasło, potem dopiero zwolnił ucisk ręki. Dobrze, ale ja tego nie rozumiem, mruknął kapitan siadając na pryszy. Był ogromnie nieufny i miał zbyt wysokie mniemanie o przenikliwości ludzi z secret i intelligence service. Kto mu zaręczy, że ten nieoczekiwany gość to nieprowokator? A więc niech pan pyta, odpowiedział spokojnie przybysz. Odcinek jedenasty. Nogi się pod nim uginały ze zmęczenia, zanim jeszcze kapitan zdążył zaświecić acetylenową lampę u pułapu, nie czekając na zaproszenie, usiadł w przymocowanym do podłogi fotelu. Bez namysłu odpowiadał na wszystkie sygnały rozpoznawcze. Twarz kapitana rozjaśniła się wreszcie. No, niech mi pan datę, wiadomość wyciągnął rękę. Może pan zaraz odejść. — Noc jest spokojna. Odwołam wachtę, żeby pana nikt nie zauważył. — Nie mam dokąd iść. Ścigają mnie. Uśmiechnął się niewesoło gość. — Musimy mnie pan ukryć. Kapitan zmienił się na twarzy. — Czy pan oszalał? — wykrztusił. — Nie oszalałem. Sam pan wie, że musi pan usłuchać. Zresztą statek ma odpowiednie urządzenia. Szmuglowano na nim whisky. Pan go przecież kupił od Jacka Grimseya kiedy rozwiązawszy swój gang, wyprzedawał inwentarz. Kapitan bez słowa skinął głową. Zdumiał go fakt, że ten gość tak szczegółowo znał stosunki. Zaczął się domyślać, że ma przed sobą jakąś wysoką figurę sieci wywiadowczej, a jednak nie chciał ustąpić. Ależ tam panu będzie zimno. W państwowym więzieniu za to mogłoby mi być zbyt gorąco, odciął się gość. Niech mi pan da coś jeść, umieram z głodu. Kapitan sam ugotował mu herbaty na maszynce spirytusowej i z własnych zasobów przyniósł konserwę skóry. Pilnował się, by Wachtowy nie zauważył, że bawił niego gość. Starannie zasłonił wszystkie szpary przy iluminatorze, przez które światło mogłoby przedostawać się na zewnątrz. Tajna skrytka znajdowała się przy lewej burcie statku, a była tak wspaniale zamaskowana że celnicy nigdy jej nie znaleźli, mimo że często wpadali nieoczekiwanie na szkunery Grimsey'a i nie żałowali fatygi. Grimzej przewiózł w niej whisky za setki tysięcy dolarów. Wejście do niej prowadziło przez trap z nadbudówki na pokładzie obok kajuty kapitana. Kończyło się aż pod drugim pokładem, wobec czego gość Martineza nie potrzebował się obawiać, że ktoś może go zobaczyć. Kiedy pan odpływa? Zapytał kapitana przed wejściem do wąskiej, ale bardzo długiej komórki, a raczej szczeliny, którą kapitan otworzył przed nim w ścianie ładowni. Dobrnęli do niej wąskim, karkołomnym przejściem między beczkami stanem wielorybim. Kapitan otworzył ją w bardzo skomplikowany sposób przez kolejne przesuwanie poszczególnych elementów ściany, podobnie jak kasę otwierającą się na hasło. Trudno powiedzieć, kapitan ruszył ramionami, jest dopiero początek marca, a tutaj co roku jest inaczej. Być może, że lody ruszą za czternaście dni, ale o równie dobrze może to być i za dwa miesiące. A ja przez ten czas zamienię się w mumie, złościł się cicho Christon, oświetlając latarką skrytkę, której jedynym urządzeniem był materac i śpiwór. A z zimnem chyba nie będzie tak źle. Skrytka jest już pod linią zanurzenia, więc ją może właściwie ogrzewa, zauważył. I zamykająca ją ściana, wybita jest filcem, to ze względu na dźwięk przy opukiwaniu. No dobra, za dnia będę tu siedział, a tylko w nocy będę zachodził do pana przeciągnąć trochę kości. Kapitan uśmiechnął się niewyraźnie i życząc dobrego wypoczynku wyszedł. Kryszton przespał nie tylko resztę nocy, ale i cały następny dzień. Obudziwszy się był porządnie głodny. Zdrętwiały od długiego leżenia, przeciągnął się i już miał otworzyć swą kryjówkę. Gdy posłyszał niewyraźną rozmowę większej grupy osób, przez zręcznie zamaskowane szpary, doprowadzające powietrze do ciemnej komórki, wpadał słaby odblask światła. Kryszton stał nieruchomo, wstrzymując oddech. Głosy i kroki zbliżały się. Drewniany pogłos niósł do jego uszu regularne uderzenia. Stukanie było coraz wyraźniejsze opukują burty statku. Zimny pot okrył mu czoło. Wyciągnął pistolet z kieszeni i odbezpieczył go. Pukanie odzywało się tuż obok, teraz pierwsze uderzenia padały na ściankę dzielącą go od ładowni. W drugim tygodniu marca z fortu McPherson, leżącego na prawym brzegu rzeki Peel, o kilkadziesiąt mil od jej ujścia do Mackenzie, wyruszyła dwunastosobowa komisja poborowa do osiedli Indian Tukut Kuch albo Kosookich. Oczywiście nie była to najwłaściwsza pora do wygodnych podróży. A rtęć na termometrze stale utrzymywała się na 23 stopnie poniżej zera, ale tylko podczas zimy można było zastać kosookich zgromadzonych w ich zimowiskach po obu brzegach rzeki Jerzozwierzy. Jako koczownicy o każdej innej porze wędrują po terenach liczących wiele tysięcy mil kwadratowych od rzeki Mackenzie aż po granicę Alaski. Nie było się co łudzić, by mogła ich tam szukać komisja poborowa. Na ogół trzeba stwierdzić, że Indianie nie są entuzjastami służby wojskowej. Kosocy nie byli w tej zasadzie wyjątkiem. Już w pierwszej wsi nad rzeką Below komisja poborowa dowiedziała się od zaufanego człowieka, który czuwał nad rozdziałem wśród szczepu rządowych transportów żywności nadchodzących w okresach głodu, że tuż przed zjawieniem się komisji duża grupa młodych ludzi uciekła, by uniknąć poboru. Szef komisji, kapitan Leslie Morton, Posłał w ślad za ucieknierami dwóch zwiadowców, a kiedy ci, wróciwszy na zajutrz, zameldowali, że Indianie zawrócili na wschód w stronę rzeki Mackenzie, przesłał za pomocą przenośnego nadajnika meldunek do fortu Macpherson. Tamtejszy komisarz policji zaalarmował wszystkie posterunki w zasięgu kilkuset mil, domagając się ich współdziałania. Z tej właśnie racji z nowego fortu Good Hope, zbudowanego na południe od ujścia rzeki Indian Zajęczyk do Mackenzie, Wysłano pięcioosobowy patrol Królewskiej Policji Konnej pod dowództwem sierżanta Harry Kaminsa. W górę prawym brzegiem Mackenzie z rozkazem wyśledzenia uciekinierów i aresztowania ich. Ponieważ na jazdę konną w śniegi były jeszcze zbyt głębokie, policjanci wyruszyli na nartach, a niezbędne zaopatrzenie wieźli na saniach zaprzężonych psy. Nadchodził wczesny zmierzch dnia 12 marca, gdy patrol dotarł do chaty Sama Davidsona, pracownika Hudson Bay Company. Sierżant postanowił, że tam zanocują. W takim rūsie zawsze lepiej w chacie niż pod namiotem. Zdziwił się tylko, że stary sam siedzi po ciemku, a chata jest tak cicha i spokojna, jakby w niej nie było śladu życia. Chyba nie ma sama w domu, zauważył sierżant. Kiedy w chwilę później wyprzęgli psy, i zaprowadzili je do stajenki, zastali tam osiem straszliwie wychudzonych psów pociągowych, leżących nieruchomo na ziemi. Teraz sierżant zmienił zdanie. Psy były martwe. Młody Konstant, Grilli, ogromnie się zdziwił, że też nie pozagryzały się nawzajem. Tylko człowiek, jak jest strasznie głodny, zje człowieka, ale pies z psem tego nie zrobi. Nawet pies Eskimowski, który całe życie walczy ze swymi kompanami, Ouczał nowicjusza sierżant Kamins, oświetlając przy tym latarką kąty stajni, ale nic nie znalazł. Zostańcie tutaj, chłopcy, krzyknął przez niedomknięte drzwi do pozostałych na dworze podkomentnych. Nie wchodźcie do chaty i nie zbliżajcie się do niej. Martwe psy przywiązane były w swych boksach łańcuchami i to bez wątpienia było przyczyną, że mimo wiary sierżanta w psią Solidarność, nie pozagryzały się z głodu. Faktem wydawał się sierżantowi dziwny. Tak postępuje się z nowymi, nieprzyzwyczajonymi do siebie psami, gdy toczą zbyt krwawe walki, a przecież stary traper miał swój zaprzęg już od kilku lat. Podczas szczegółowej rewizji Małej Stajni sierżant znalazł w drugim kącie resztki jedzenia świadczące, że poza zaprzęgiem właściciela przebywał tu jeszcze jakiś drugi. Tym się tłumaczył także fakt, że miejscowe psy były przywiązane. Sierżant wyszedł ze stajni mocno zachmurzony. Świecąc sobie latarką, obszedł całą chatę dookoła. Żadnych śladów nie znalazł. Zatrzymał się przed wejściem. Wysoko nawiany śnieg dowodził, że już od szeregu dni nikt tam nie wchodził. — Odrzućcie ten śnieg, chłopcy! — wezwał policjantów. Chętnie skoczyli do sań po łopaty. Czuli, że zaszło tu coś niezwykłego. Podniecała ich więc ciekawość. Parę minut później wyjście wolne było od śniegu i sopli lodowych, jakie utworzyły się, między drzwiami i futrynami. Sierżant otworzył drzwi. Dwoma krokami przeszedł małą sionkę i stanął w progu drzwi prowadzących do izby. Światło latarki skierował do środka, tłoczący się za nim wszyscy czterej policjanci pomogli mu, świecąc swoimi latarkami. Oczom ich ukazał się ponury obraz. Przed grubo ciosanym stołem leżał pies z rozwaloną głową, a z pod stołu wystawały nogi w ciepłych indyjskich mokasynach używanych w domu lub na suchy zmarznięty śnieg. Zauważywszy nad kuchnią karbidówkę, sierżant ostrożnie wyminął psa i próbował zapalić lampę, a tymczasem konstable na jego polecenie czekali w siące. Najpierw trzeba było rozgrzać zbiornik w lampie, gdzie woda zamarzła, wreszcie lampka zapaliła się. Jasne, żółte światło wypełniło wnętrze chaty. Kamins pochylił się nad psem, kładąc rękę na posklejanych za krzepłą krwią kudłach. Czaszka była rozbita w bezkształtną masę. Wyglądało to raczej na strzał z bliskiej odległości z broni dużego kalibru niż na uderzenie twardym przedmiotem. Sierżant nie zabawił przy psie długo. Wlazł pod stół do nieżyjącego człowieka. Jego obawy były słuszne. Był to sam Davidson. Mimo światła latarki, zbyt ciemno tam byłoby by dokonać oględzin zwłok. Kazał więc sobie podać kredę. Wyrysował na podłodze kontury leżącej postaci, potem kazał zwłoki wyciągnąć i ułożyć obok stołu. Po zdjęciu ubrania znaleziono dwa otwory od kul. Od przodu tuż nad sercem, z tyłu nieco niżej pod łopatką. Morderca strzelił z góry na ukos, ale w jaki sposób wobec tego sam mógł upaść pod stół, zdziwił się. Sierżant. Starszy konstabl Gryfis zwrócił mu uwagę na zdarcie skóry na czele ofiary, pokryte zaschniętą krwią. Tak to wygląda, jakby padając uderzyło coś, zauważył. Sierżant zdjął karbidówkę z haka i oświetlił nią kanty stołu. W ostrym świetle od razu znalazł ciemne, brązowe plamy krwi. Uważam, że to jest jasne, zaczął powoli. Chodźcie, no tu Gryfis. Ujął konstabla za rękę i ustawił go przy małej półeczce, gdzie stało radio. — Stójcie tak! — polecił mu, zwracając nieco jego twarz w stronę stołu. Wziął w rękę ciężki stołek, wyrób własny Davidsona, ustawił go po drugiej stronie stołu, usiadł na nim, potem patrząc na miejsce, gdzie leżał pies, przesunął go jeszcze trochę. Wydobywszy pistolet z kabury, skierował lufę na psa. Trzymał broń tuż nad blatem stołu, nieznacznie tylko zwróconą w lewo. Palo sierżancie, przypuszczam, że pistolet zabezpieczony, mierzy Pan prosto we mnie próbował zażartować gryfis. Kamis wykrzywił twarz w grymasie i schował pistolet. Musiało to być dokładnie tak, rzekł zadowolony. Weźcie no kredę grilli i obrysujcie nogi mego stołka. Gryfis, nie ruszajcie się jeszcze chwilkę. Jesteście mi tam potrzebni. Wstał, nie poruszywszy stołka z miejsca, oprzedł stół wokoło, by dostać się do gryfisa. Gdybym do was strzelił tak pięknie jak ten łodr do sama, upadlibyście dokładnie na ten kant stołu, gdzie jest krew. Ale na pewno nie moglibyście paść tak daleko pod stół, jak leżał nieszczęsny sam i do tego jeszcze na plecy. Może Davidson sam się tam doczołgał podsunął Griffiths. Nie dostał w samo serce, mógł jeszcze jakiś czas żyć. W tym wypadku położyłby się raczej na pryczy nie sądzicie, opierał się sierżant. A na pryczy wcale krwi nie ma, chociaż wygląda, jakby ktoś na niej leżał. Sam morderca, domyślał się Gryfis. Sierżant pokiwał głową. Niewątpliwie, no tak, jeżeli sam po tych dwóch strzałach żył jeszcze, na pewno się z tym nie zdradził, bo inaczej morderca trzecią kulą wyprawiłby go na tamten świat. Poza tym nie ma żadnych śladów, by nocowały tu dwie osoby, sam jego morderca, czyli żeby do strzelaniny doszło dopiero następnego dnia. Nie, normalne wyjaśnienie jest jedno. Morderca zastrzelił sama podstępnie, zaciągnął zwłoki pod stół, a potem z najzimniejszą w świecie krwią położył się spać na jego pryczy. Widocznie bardzo był zmęczony, inaczej bowiem goniłby dalej, żeby go tu przypadkiem ktoś nie nakrył. Mimo wszystko jednak sam nie od razu musiał zginąć. Upierał się przy swoim gryfis. — To możliwe, nie jestem lekarzem, nie będę się z wami o to sprzeczał — Mruknął zniecierpliwiony sierżant i zaczął rysować plan izby, znacząc położenie zabitego człowieka i psa. Naraz przyszło mu na myśl, czy przypadkiem ten uparty konstabl nie ma racji. Ku wielkiemu zdumieniu członków patrolu wlazł pod stół i położył się w dokładnie takiej samej pozycji, w jakiej znaleźli sama Davidsona. Oświetlił latarką dolną część blatu stołu i osłupiał. Nad jego głową widniały krwawe ślady, nieregularne plamy i dziwnie powyginane ledwie widoczne kreski, przypominające jakby pismo. Popatrzcie no, czy sam ma na palcach ślady krwi zawołał. Tylko na wskazującym palcu prawej ręki odezwało się kilku ludzi naraz. Sierżant coś mruknął zadowolony. Niech no któryś z was tu wlezie i potrzyma mi lampę. Grilli kucnął tuż koło niego. Sierżant coś rysował w notatniku. No, macie tutaj chłopcy, powiedział, porzuciwszy niewygodne miejsce. Pismo nieżyjącego człowieka. Skupili się wokół niego i przy świetle karbidówki rozwiązywali zagadkę napisu. Wyraźnych liter było tylko kilka. W pierwszych trzech rozpoznali bez specjalnych trudności niepełne słowo kric. Ale to nic mi nie mówiło. W języku angielskim, prócz znanego wyrazu cricket, które tu oczywiście nie mogło wchodzić w rachubę Istnieje jeszcze jedno słowo zaczynające się tak samo krik, czyli kurcz. Ale Davidson, na pewno chciał im przekazać coś znacznie ważniejszego niż fakt, że chwycił go kurcz. A może to drugie C to nie C, tylko E podsunął konstabl bez powodzenia. To byłoby z deszczu rynne odpowiedział na to Kamins Mogło to być tylko jedno słowo, krier zapowiadacz. A to byłby jeszcze większy nonsens. Nie mówiąc już o tym, że to znacznie bardziej wygląda na C niż na E, przyciął koledzy Griffiths. Bezpośrednio za ową sporną literą ciągnęła się wielka plama krwi. Dalej kilka nieregularnych kresek i litery zidentyfikowane po dłuższych naradach jako mur. Ale ponieważ za R znów rozlała się duża plama krwi, trudno było uzgodnić, czy chodzi o początek słowa morderca, czy też zamordował. Rozwiązanie zagadki pisma nieżyjącego człowieka przyszło na myśl sierżantowi i Gryfisowi równocześnie. — Pierwsze słowo to nazwisko mordercy — krzyknął z triumfem Constable. Sierżant tylko skinął głową. Już trzymał w ręku notatnik i przerzucał w nim kartki, by odszukać jakieś dawniejsze listy gończe. Nareszcie znalazł. Za morderstwo ścigany jest mężczyzna posługujący się nazwiskiem Michael Christon lub Edward Gordon — prócz innych nieznanych dotąd policji, rysopis. Odczytał policjantom. Przemilczał tylko zamieszczoną na końcu ogłoszenia uwagę przeznaczoną wyłącznie dla szarż. SS Case. Czyli Secret Service. Tajna służba, wywiad lub kontrwywiad. Griffis, zaraz jak tylko się rozwidni, wyruszycie wraz z Donaldem, wioząc meldunek do naszego komisariatu. A ja wraz z Grillem i Wortonem pozostanę tutaj, aż do przybycia samolotu z komisją. Niech na razie diabli wezmą tych kosookich dezerterów. Możecie w forcie jeden dzień odpocząć, potem wyruszycie za nami. Będziemy posuwać się wolno brzegiem McKenzie w górę rzeki. Do przybycia z samolotu, powtórzył zdumiony gryfista. Tak ważna sprawa, że komisja przyleci tu samolotem. Sierżant nie odpowiedział. Kazał zwłoki sama i trupa psa przenieść na razie do szopy, gdzie stały sanie. Przygotowali sobie kolację i spokojnie spali całą noc w izbie, gdzie popełniono morderstwo. Jeszcze przed świtem Griffiths wraz z Donaldem opuścili chatę. W dwa dni po ich odejściu w pobliżu chaty na zamarzniętej rzece McKenzie wylądował duży dwumotorowy, zaopatrzony w płozy samolot wypożyczony z wojskowego obozu ćwiczebnego w Edmonton. Na jego pokładzie, prócz całego plutonu ludzi z Secret Service, był także sierżant Prisley z FBI oraz lekarz policyjny. Detektywi bardzo szczegółowo zrewidowali całą chatę, sfotografowali napis na dolnej stronie blatu stołu. Zasadniczo nie znaleźli nic więcej niż sierżant Kamins, słusznie uradowany z pochwały, jakiej udzielił mu kapitan Szeno, dowódca grupy wywiadowców. Lekarz policyjny, po dokonaniu sekcji sama Davidsona, potwierdził pogląd, że traper nie umarł natychmiast, mógł więc pozostawić na stole notatkę pisaną własną krwią. Komisja nie bawiła zbyt długo w chacie sama. Według przypuszczeń lekarza traper nie żył już tydzień, a może nawet i dwa. Morus tak zakonserwował zwłoki, że datę śmierci można było ustalić tylko w przybliżeniu. Morderca znacznie wyprzedził ich w czasie, dlatego też kapitan Chenault dał zaraz na zajutrz rozkaz do startu. Co do kierunku ucieczki nie mogło być wątpliwości, mimo iż morderca miał do wyboru dwie drogi kierunek na Alaskę był znacznie dłuższy i wiódł znowu na terytorium USA. Znacznie bardziej prawdopodobna była szansa ucieczki w kierunku na ujście rzeki Mackenzie, na jakiś statek wielorybniczy. Tam też skierował się samolot. Jakkolwiek Chenot przesłał przez radio ostrzeżenie do sztabu głównego, że ucieczka Christona na Laskę nie jest całkowicie wykluczona, żeby więc zarządzono pościg także i w tym kierunku. Po niepełnych dwóch godzinach lotu samolot krążył już nad morzem u ujścia McKenzie. Dzień był jasny, kiedy pilot wszedł na wysokość 10 tysięcy stóp. Widzialność dobra. Wywiadowcy widzieli więc zamarznięte morze w zasięgu 50 mil wyraźnie jak na dłoni. Na trasie 50 lub 60 mil naliczyli rozproszone 23 statki wielorybnicze. Na polecenie kapitana pilot szedł niżej, by leżąc nad zamarzniętym morzem można było ustalić po flagach przynależność państwową poszczególnych statków. Stało tu 17 szkunerów kanadyjskich, 5 amerykańskich i jeden meksykański. Ten ostatni natychmiast obudził podejrzenia wśród grupy detektywów. Samolot na żądanie kapitana Szeno wylądował w pobliżu statku El Brio i tam przeprowadzono pierwszą rewizję. Chociaż bardzo szczegółowa nie dała żadnych rezultatów, także przesłuchanie 20 ludzi załogi nie wniosło żadnych informacji. Ten kapitan Ricardo Martinez ma gębę proszącą o stryczek, ale twarz to jeszcze nie dosyć, by człowiek zadędał na stryczku. Skarżył się Szenopryslejowi, gdy nic nie wskurawszy schodzili z meksykańskiego wielorybnika. Lecz mimo wszelkich niepowodzeń kapitan nie wyzbył się podejrzeń co do Meksykanina i ukończywszy po trzech dniach wyczerpujące rewizję reszty statków, niespodziewanie wszedł na Elbrio z następną wizytą. Podobnie jak pierwsza nie dała wyniku, kapitan był zdania, że mają minimalne szanse powodzenia, z tego choćby względu, iż lądowanie samolotu dostatecznie przestrzegło Meksykańczyków, by się mieli na baczności. Najchętniej kazałby rozebrać cały szkuner do ostatniej deski lub internować go do końca wojny. Nie miał jednak do tego prawa. Odpowiedź, jaką otrzymał ze sztabu głównego na zapytanie w tej sprawie, nie byłaby najmniej zachęcająca. Oto Meksyk, wypowiedziawszy dnia 22 maja 1942 roku wojnę Państwo Mosi, był sprzymierzeńcem, niepodobna więc było z jego obywatelami, postępować tak jak z jakimiś podejrzanymi przedstawicielami państw neutralnych. Ostatni całkowicie nieoczekiwany atak na El Brio przypuścił kapitan Szeno w ten sposób, że parę dni po odlocie samolotu, który przywiózł jego oddział, Wysłał na pokład szkunera silny patrol Królewskiej Policji Konnej z naddolnej Mackenzie, pod pozorem, że ściga on zbiega szukającego schronienia na zimujących statkach wielorybniczych. Rewizją kierował naczelny inspektor Ted Morrison, jeden z zasów kanadyjskiego kontrwywiadu przebrany w mundur zwykłego policjanta. Lecz i tym razem nie udało się wykryć na pokładzie meksykańskiego szkunera czegokolwiek, co się tam znajdować nie powinno. Na tym sprawa Michaela Christona na razie się skończyła. Równolegle z nią, lecz niezależnie od niej, toczyła się dalej akcja sprowokowana informacją Dala o ukrytym w tajemnicy przed wrogiem zapasie ciężkiej wody. Została ona poważnie zagrożona niepowodzeniem kanadyjskiej i federalnej policji w sprawie Krysztona. Było bowiem pewne, że ten agent, którego upór i wytrwałość budziły podziw wśród prześladowców, doręczy do rąk niemieckich kopie informacji norweskiego inżyniera. Wyglądało na to, że cała ta sprawa, Zamieni się w wyścig między sprzymierzonymi i faszystami, a tymczasem w sprawie Christona nagle nastąpił nieoczekiwany zwrot. W drugiej połowie kwietnia u ujścia rzeki Mackenzie puściły lody i cała flotylla szkunerów wielorybniczych porzuciła swe zimowisko. Ładownie szkunera El Brio były pełne, więc kapitan Martinez nie miał wcale powodu przedłużać swojego pobytu na wodach, gdzie miejscowa policja darzyła go tak niezwykłą uwagą. Przez nikogo nie zatrzymywany ruszył na zachód. Piątego dnia minął przylądek nadziei. Zauważyła go tam obsługa stacji meteorologicznej, zaś w tydzień później przepłynął między skrajnym cyplem języka, jaki Alaska wyciąga w stronę Wysp Aleutskich a Wyspą Unimak. Mimo iż policja musiała poniechać wszelkich dalszych przeciwko niemu kroków, każdy ruch szkunera był stale śledzony. Zwrot w stronę lądu kanadyjskiego i zawinięcie do portu księcia Raperta. Nie wzbudziło specjalnego zdziwienia, ponieważ było to uzasadnione ze względów handlowych. Port Księcia Raperta to punkt zborny statków wielorybniczych i drewnowców, więc Martinez mógł tu swój tran wielorybi znacznie korzystniej sprzedać niż w Meksyku, który nie odczuwał braków skutkiem wojny i nie interesował się tłuszczami. W porcie Księcia Raperta El Brio zabawił tylko trzy dni potrzebne do wyładowania zdobyczy i załadowania zapasów żywności oraz innych potrzebnych przedmiotów. Gdy dnia 15 maja opuszczał port, załoga jego była zdekompletowana. Brak było czarnego kucharza Tobi Robinsona. Poprzedniego dnia otrzymał część wypłaty podobnie jak cała załoga, ale gospodarował nią tak niemądrze, że wieczorem nie pamiętał już własnego nazwiska ani nazwy swego statku. Nie chciał uwierzyć w napis na własnej czapce, którą mu jakiś kompan w trakcie tej skapady podsuwał pod oczy skutkiem czego doszło do bijatyki zakończonej dopiero interwencją policji. Kucharza oraz kilku jego kumpli z innych statków doprowadzono na posterunek policji, a ponieważ Tobi stawiał się z uchwale, zarobił więc ogółem sześć tygodni więzienia. Połowę za bijatykę, drugą połowę za wymyślanie na przepisy prawa oraz jego przedstawicieli. Kiedy po dwóch dniach wytrzeźwiał ostatecznie z pijackiego zamroczenia i zrozumiał, co przeskrobał, Ogromnie był szczęśliwy, że wypadek ten zdarzył mu się na ziemi Kanady, gdzie prawo traktuje Murzynów zupełnie inaczej niż kraj leżący nieco bardziej na południe. Karespont znosił cierpliwie i był tak wzorowym więźniem, że dostał pozwolenie swobodnego poruszania się po terenie całego więzienia. U urzędników więzienia wykonywał różne drobne prace domowe, a już specjalnie cieszył się życzliwością żony naczelnika, którą przy pracy w kuchni zabawiał rozmaitymi opowiadaniami ze swego marynarskiego życia. Jedno z nich, i to z zupełnie niedawnych dni, opowiedział tak sugestywnie, że pani naczelnikowa powtórzyła je wieczorem swemu mężowi. Koszmarny szkuner, który to ten meksykańczyk, co stał tu niedawno w porcie? roześmiał się naczelnik Stevenson. Nie wierzę w duchy, kochanie. Murzyni to strasznie zabobonne towarzystwo. Ale kiedy w parę dni później wspomniał o tej historii w klubie, ogromnie był zdziwiony, że ta zwariowana historyjka budziła wyraźnie zainteresowanie komendanta policji kapitana Tatsana. Nie, bliższych szczegółów tej sprawy nie znam, tyle tylko, że Murzyn w kuchni, gdzie sypiał, słyszał w nocy jakieś tajemnicze pukania w ściany, co oczywiście przypisywał duchom, ponieważ tam właśnie była zewnętrzna burta statku. Jeżeli Pan chce, niech Pan zajdzie do nas i porozmawia z Tobim. Kapitan Tatsan zaraz następnego dnia skorzystał z zaproszenia. Tobi powtórzył całą historię, tak jak ją kapitan słyszał od naczelnika więzienia, ale dodał jeszcze, że za tą burtą statku czasem słychać było kaszlanie. — Ależ Tobi przecież... — Duch nie może się przeziębić — oburzała się pani Stevensonowa, w której kuchni odbywała się rozmowa kapitana z czarnym kucharzem. Tobi jednak upierał się przy swoim, zaklinając się na przeróżne świętości, Kapitan natomiast ku wielkiemu zdziwieniu pani Stevensonowej wcale nie starał się mu tego wyperswadować. Później jeszcze Tobi był wielokrotnie przesłuchiwany nawet przez przedstawicieli sztabu generalnego, którzy specjalnie w tym celu przyjechali z Ottawy. Dlatego też przed opuszczeniem więzienia w porcie księcia raperta Tobi chodził ogromnie dumny ze swej sławy. Przyczyną poświęcenia tak znacznej uwagi zwyczajnemu czarnemu kucharzowi był dalszy rozwój wypadków. Oto niszczyciel USA, Edsel II, pełniący służbę zwiadowczą przy brzegach kalifornijskich, pod wieczór dnia 22 maja natknął się między wyspami Santa Catalina i San Clemente na szkuner El Brio i wymienił z nim normalne sygnały morskie. Od tej chwili szkuner zniknął, jakby go pochłonęły fale Pacyfiku. Nie widziały go ani kutry, ani korwety pełniące służbę strażniczą na wodach granicznych między Kalifornią i Meksykiem mimo iż zgodnie z tajnym rozkazem admirała Blendinga na ten statek specjalnie miały zwracać uwagę. Na zapytania w tej sprawie skierowane do portów Meksyku zewsząd nadeszły odpowiedzi przeczące El Brio nie wszedł do żadnego z portów. W trzy dni później, czyli dnia 25 maja, korweta C-72 natknęła się 20 mil na południowy wschód od wyspy San Clemente na peruwiański statek handlowy Cuscu, Bieżący do San Francisco, partię boliwijskiego kasyterytu. Statek ten płynął z dziobem mocno zanurzonym w wodzie. Korweta podpłynęła do statku, którego kapitan poinformował jej dowódcę, porusznika Wymingtona, że ubiegłej nocy ku wpadł na jakiś wrak bardzo nieznacznie, tylko wystający ponad powierzchnię morza i dość poważnie uszkodził sobie dziób. Podziękował jednak dowódcy korwety za propozycję. Odeskortowania go do portu, twierdząc, że przy zmniejszonej szybkości będzie mógł sam dopłynąć do portu Santa Monica, gdzie równie dobrze może wyładować swój ładunek jak w San Francisco. Porucznik Wilmington przesłał do sztabu dowództwa floty Meldunek o wraku, który krąży na szlakach transportowców wodnych. Odcinek dwunasty. W sztabie admirała Blendinga znawcy doszli do przekonania, że w grę może wchodzić część wraku wielkiego transportowca japońskiego Mitsusan Maru o nośności 25 tysięcy ton, storpedowanego jesienią ubiegłego roku przez okręt podwodny USA Shenon na wschód od Nowej Gwinei. Statek nie zatonął i jako pływający wrak jednakowo był groźny dla żeglugi obu walczących stron. Dlatego też czyhali na niego zarówno amerykańscy, jak i japońscy lotnicy. Samolot torpedowy USA typu Avenger wypatrzył go 100 mil na południe od wysp Feninga, dokąd go tymczasem zagnały wiatry i prądy morskie. Samolot rzucił torpedę, ale nie odniósł sukcesu. Udało mu się jedynie rozłupać wrak na dwie części i te najspokojniej pływały sobie dalej, tylko że poszły w odmiennych kierunkach. Jedna wędrowała po północnym Pacyfiku, druga zaś zbliżała się powoli do amerykańskich brzegów. Pod koniec lutego widziano ją o 200 mil na północny zachód od wysp Galapagos, ale pogoń za nią podjęta przez okręty USA i Meksyku wobec niesprzyjającej pogody zakończyła się kompletnym fiaskiem. Po meldunku Wilmingtona wszystkie okręty pełniące służbę strażniczą między 32 a 34 stopniem szerokości geograficznej otrzymały rozkaz podjęcia poszukiwań wraku, na który natknął się Kusku. Tym razem akcja dała oczekiwany rezultat. Kanonierka Seneca odnalazła wrak o 25 mil na południe od wyspy San Nicolas, zidentyfikowała go jako dużą część rufową San Maru. Rozstrzelała pociskami z działu na kawałki, które wreszcie znalazły zasłużony odpocznek na dnie oceanu. Znacznie ciekawsze było odkrycie, jakiego w trakcie poszukiwań wraku, który uszkodził statek Cusku, dokonała korweta C-39. Dnia 30 maja przed południem, o 35 mil na południowy zachód od zatoki San Diego, wachta jej dostrzegła pływający swobodnie po morzu jakiś ciemny przedmiot. W pierwszej chwili można go było uważać za płonącego wieloryba. Kiedy jednak korweta podeszła bliżej, okazało się, że to duża część rozbitego statku. Dalsze badania wykazały, iż jest to część szkunera El Brio. Ponieważ działo się to wszystko w bliskości portu, gdzie ruch na wodach jest dość ożywiony, dowódca korwety nie mógł nakazać rozbicia wraku pociskami z działa, ponieważ nie ufał całkowicie sile ładunku wybuchowego, postanowił więc. Dociągnąć ów wrak do pobliskiego portu San Diego. Był niezmiernie zdziwiony, gdy po złożeniu odpowiedniego meldunku otrzymał natychmiast stanowczy rozkaz, by w sprawie owego wraku nie podejmować żadnych decyzji do chwili przyjazdu komisji. Zaraz następnego dnia przybyła hydroplanem komisja i to w bardzo licznym składzie. Oprócz znawców z zakresu konstrukcji statków byli tam także przedstawiciele i funkcjonariusze FBI. Którzy wraz z inżynierami przebadali wrak za pomocą metod naukowych cal po cal. Wrak pochodził z części rufowej statku. Składał się ze znacznej części lewej burty szkunera, z części rufy i resztek pokładu. Uwagę znawców zwróciła od razu niezwykła grubość burty statku. Całych sześć stóp, jak na opancerzonym okręcie wojennym. Już pierwsze pobieżne badanie wykazało, że burtę stanowi podwójna ściana. Za dźwiękoszczelną ścianką wewnętrzną jest wolna przestrzeń ponad 3 stopy szeroka i 15 stóp wysoka. Długości obliczyć się nie dało ze względów na brak dalszych części wraku. Zamaskowana była świetnie wewnętrzną, wklęsłą powierzchnią burty. Tutaj, nawet najstaranniejsza kontrola płynącego statku bez szczegółowych planów budowy szkunera i ścisłych pomiarów wnętrza nie mogła nic znaleźć. I w ten sposób potwierdziły się całkowicie podejrzenia kapitana konrwywiadu Charlesa Shenota, że Michael Crichton ukrywał się na Elbrio. Podobnie czarny kucharz Toby Robinson oraz jego opowiadanie o koszmarnej burcie statku, która kaszle, doczekały się pełnej rehabilitacji, a przyniosła mu na wzysku dalsze przesłuchania przez rozmaitych dygnitarzy z Secret Service, które napełniały go niesłychaną dumą. Komisja specjalistów długo rodziła nad przyczynami rozbicia się szkunera El Brio oraz jego możliwego przebiegu. Ostatecznie, z wyjątkiem jednego głosu, fachowcy zgodzili się na jedno. W nocy, prawdopodobnie między 23 a 25 maja, szkuner najechał burtą na niewidoczny wrak Midzu San Maru, idąc z dużą szybkością i został dosłownie rozcięty na dwie części. Znacznie większa wraz z ładunkiem i ludźmi zatonęła, natomiast mała część rufowa utrzymała się nad wodą. Katastrofa musiała nastąpić tak szybko, że statek zatonął, zanim jego załoga zdołała obudzić się ze snu. Inżynier Ernest Cartwright, reprezentujący odmienną opinię zniszczenia statku El Brio, był osamotniony. Jego zdaniem było absolutnie wykluczone, by uderzenie płynącego tuż pod powierzchnią z słabą szybkością wraku, a tylko taką szybkość mogły mu nadać prądy morskie, mogło spowodować tak niezwykłe zniszczenie statku, który płynął z szybkością nie wyższą jak 12 węzłów. Nawet kontrtorpedowiec płynący z szybkością 35 węzłów nie mógłby odnieść takich uszkodzeń, twierdził. Jak więc zdaniem pańskim został zniszczony El Brio? Spytał go przewodniczący Komisji Rzeczoznawców, naczelny inżynier Stoczni w San Francisco, Anthony Pretwick. Zniszczyła go mina, odpowiedział Cartwright i poparł swą teorię dowodami powierzchniowych zmian na niektórych częściach wraku. Natrafił na opór nie tylko własnych kolegów, ale i na zdecydowany sprzeciw obecnych komisji oficerów marynarki wojennej ze sztabu admirała Blendinga. Technicy wysuwali zupełnie inne wyjaśnienie zmian strukturalnych drewna i metalu niż Cartwright. Marynarze natomiast twierdzili, że wprawdzie Japończycy początkowo próbowali zaminować zachodnie brzegi Ameryki, ale minęło co najmniej półtora roku i ani jednej miny nie wyłowiono. Zresztą wybuch miny powoduje olbrzymią detonację, która nie uszłaby uwagi blisko brzegów, gdzie dniem i nocą kręcą się statki. A jaki panowie mają dowód, że Elbrio zatonął w tych okolicach, gdzie korweta znalazła wrak? Wysuwał zastrzeżenia inżynier Cartwright. Po raz ostatni widziano ją dnia 22 maja między wyspami Santa Catalina i San Clemente. Lecz wrak jego odnaleziono dopiero 30 maja. Jeżeli zaraz po spotkaniu z kontrtorpedowcem Edsel 2 wziął kurs na zachód zamiast na południe, to mógł w ciągu dwóch dni zrobić co najmniej 500 mil i wydostać się na pełny ocean, gdzie statki nie kursują. W takim razie ta część jego wraku musiałaby płynąć bardzo regularnie, by w ciągu tych paru dni dopłynąć do brzegów koło San Diego, przerwał jego wywody kategorycznym stwierdzeniem naczelny inżynier. Cartwright ruszył ramionami. Po pierwsze miała na to pełnych 8 dni czasu, a po drugie wiadomo, że niektóre prądy morskie posiadają szybkość do 5 mil na godzinę, a to wystarczyłoby jej z nadwyżką. Owszem, posiadają, zgodził się komodor George Wine, szef komisji wojskowej, ale nie w tych miejscach. Ponieważ człowiek ten był znanym oceanografem, od jego decyzji nie było odwołania, więc Cartwright zrezygnował z dalszej obrony swojego stanowiska. Przedstawiciele Secret Service niesłychanie byli zadowoleni z odnalezienia wraku, a dyskusja fachowców nie bardzo ich interesowała. W taki czy inny sposób El Brio uległ zniszczeniu jakby dzięki interwencji Wyższej Sprawiedliwości, a wraz z nim nie tylko dwukrotny morderca, ale i ów tajny dokument, którego doręczenie hitlerowcom mogło spowodować trudne do określenia szkody dla sprzymierzonych. Michael Christon, Murder and Spy Case, jak nazywano ten przypadek, został definitywnie zamknięty. Znalezienie stewy dziobowej łodzi ratunkowej z El Brio przez meksykańską ekipę filmową pod koniec czerwca na wyspie Ebingdon w archipelagu Galapagos było tylko dodatkowym i niewiele znaczącym wyjaśnieniem całej tej sprawy. Wszyscy znawcy zgodni byli co do tego, że zimny, polarny prąd morski płynący z północy i oblewający wyspy Galapagos Miał w tym okresie dosyć czasu, by aż tam donieść w kawałek drewna z miejsca, gdzie prawdopodobnie rozbił się El Brio. Rozdział 11. Mała wskazówka pięknego srebrnego zegara, tykającego na marmurowym gzymsie kominka w gabinecie premiera, powoli zbliżała się do dziesiątej. Do obszernego pokoju poprzez okna zasłonięte grubymi zasłonami, przenikał stłumiony ruch z Downing Street znacznie mniejszy niż w czasach przedwojennych, kiedy to ruch na tej prastarej ulicy nie ustawał ani na chwilę, nawet w późnych godzinach wieczornych. Przy wielkim machoniowym biurku, na którym panował pedantyczny porządek, premier kończył swą dzienną pracę. Podpisywał akta przyniesione w pokaźnych teczkach przez sekretarza, który czekał cierpliwie, aż jego szef skończy czytać ostatnią kartkę. Tak, to by było wszystko, rzekł zadowolony Churchill, osłyszając starannie swój ostatni podpis. Sięgnął po cygaro z ogryzionym końcem, które tymczasem zgasło na onyksowej popielniczce. Przyjął ogień z zapalniczki podany mu przez usłużnego sekretarza i z rozkoszą zaciągnął się dymem. Czy jeszcze coś na dzisiaj, James? zapytał. Tak jest, sir. Czekają tu ci panowie, których kazał pan wezwać na dziewiątą trzydzieści. Churchill zastanawiając się zmarszczył brwi. Generał lotnictwa Sir Henderson, pierwszy sekretarz lorda admiralicji, wiceadmirał Uldsley, norweski atasze wojskowy, pułkownik Hagelund i sierżant Peter Bierge, odczytał sekretarz ze swego notatnika. Premier kręcił głową. To ta sprawa, której pan zażądał bezpośrednio Secret Service, a tu jest odnośnia... Opinia profesora Olifanta. życzył pan sobie serbym, przygotował to pan na dzisiejszy wieczór. Sekretarz starał się pomóc jego pamięci. Podał mu cienką teczkę, którą premier szybko otworzył, lecz ledwie rzuciwszy okiem na gęsto zapisaną pierwszą stronę naukowej oceny profesora, szybko zamknął ją znowu. No wiem już James, o co chodzi, powiedział. Ale na ten raport profesora to nie mam czasu. Pan na pewno go przestudiował. Niech mi pan powie, jaką wagę przywiązuje profesor do informacji o zapasie ciężkiej wody w zakładach w Ryukanie. Tu chodzi o 350 litrów ukrytych przed wrogiem. Profesor Olifant sądzi, że ta ilość sama Niemców nie zbawi, ale jako dodatek do tego, co już posiadają, może mieć wielkie znaczenie. A ma dla nas jakąś wartość? Zdaniem profesora tylko naukową. Mamy jej wszystkiego około 200 litrów. Większość z tego przywiózł współpracownik profesora Joliot'a jeszcze z Paryża. Do produkcji atomowego materiału wybuchowego jej nie starczy. A jak daleko z produkcją są Amerykanie? Przystąpili do ostatniej fazy produkcji bomby atomowej, montowania wybuchowego ładunku atomowego bezpośrednio w bombie. Jak długo to może potrwać? Tego odgadnąć niepodobna. Może rok, może i dłużej. To jakoby najtrudniejsza część całej pracy, ponieważ mogą stosować jedynie przybliżone obliczenia. Tymczasem skończymy wojnę bez bomby atomowej. W tym roku na jesieni, najpóźniej w przyszłym roku na wiosnę padną ostatnie strzały James, rzekł Churchill. Zamyślony obserwował przez chwilę smugę niebieskawego dymu, potem resztkę cygara wrzucił do naczynia z wodą. Niech pan poprosi tutaj tych panów, ale ten sierżant, on się nazywa, Peter Bierg ser, niech jeszcze zaczeka. Sekretarz zapalił Randol na suficie nad skupionym w rogu wokół konferencyjnego stołu kompletem foteli i przeszedł przez swój sekretariat do poczekalni. A tymczasem premier szybko odświeżał sobie w pamięci całą sprawę z własnoręcznych notatek, które niezależnie od swych sekretarzy wpisywał do wielkiego grubego notesu i nie rozstawał się z nim nigdy. Sprawa jest taka, moi panowie, zagaił w chwilę później konferencjach zwykle bez wszelkich niepotrzebnych wstępów. Gdzieś w Norwegii, w górach ukryty jest zapas ciężkiej wody niezbędnej do wyrobu bomby atomowej. Dobrze byłoby, gdybyśmy ją mogli dostać. Ale ponieważ tego się zrobić nie da, musimy przynajmniej zniszczyć ją za wszelką cenę, by nie dostała się w ręce Niemców. Pułkownik Hagelund był o tej sprawie poinformowany i miał z tutejszych Norwegów wyszukać odpowiedzialnego człowieka, który podjąłby się przeprowadzenia tej akcji. Chyba tak się stało, prawda, pułkowniku? Tak jest, ekscelencjo, potwierdził pułkownik. Zgodnie z pańskim życzeniem, człowiek ten przyszedł tu wraz ze mną, jest w poczekalni. Premier kiwnął głową. Dobra, zaraz go tu wezwiemy. Teraz chodzi mi o Pańskie zdanie, sir Richardzie zwrócił się do generała lotnictwa. Fachowcy „Secret Service uważają, że największe szanse powodzenia będzie miał człowiek samotny, który zależnie od okoliczności na miejscu akcji dobierze sobie odpowiednich pomocników. Zgadzam się z nimi pod tym względem, dlatego też prosiliśmy pułkownika o jednego tylko kandydata. Obecnie problem przedstawia się tak. Człowiek ten musi być przewieziony absolutnie ściśle na miejsce przeznaczenia lub przynajmniej do jakiegoś punktu oparcia. Jakie są perspektywy, że uda się to drogą lotniczą? Kiepskie milordzie odparł z żołnierską szczerością generał Henderson. Mamy już pod tym względem pewne doświadczenia i to bynajmniej nieróżowe. Więc na przykład niewiele brakowało, by akcja antropoid skończyła się zupełną klęską, dlatego tylko że skoczków spadochronowych zrzucono przeszło 100 mil od wyznaczonego miejsca zrzutu. Churchill w zamyśleniu zmarszczył brwi. Antropoid to była ta czeska historia z Heidrichem. Tak jest, milordzie, potwierdził generał. Jeszcze gorzej wypadła operacja słalu kierowana właśnie na Ryukan w październiku 1942 roku, ale o tym bardziej szczegółowe dane mógłby nam przytoczyć pułkownik Haglund. Wysadzono czterech ludzi w odległości 120 mil od wyznaczonego punktu w górach podczas mrozu, niemal bez żywności. Całe 14 dni szukali zrzuconego wraz z nimi zaopatrzenia materiałowego, żywiąc się przez ten czas dosłownie garstką mąki kaszy i kawałeczkiem sera, powiedział schmurną ino pułkownik. Ale mimo to dokonali fantastycznej rzeczy unieruchomili Rukan na cały szereg tygodni wtrącił pochlebstwo Churchill. Chmurna twarz norweskiego pułkownika rozjaśniła się od razu. To niezbyt zachęcające wyczyny ser Richardzie. Churchill zwrócił się szorstko do generała lotnictwa. Generał w odpowiedzi ruszył ramionami. Inaczej być nie może milordzie odparł spokojnie. Bywają takie okoliczności, których zawczasu nie możemy brać pod uwagę. Przyjdzie mgła, jak wtedy nad terenem Czechosłowacji i orientacja w terenie się kończy. A jakże bez sygnałów z ziemi pilot może się zorientować w górach norweskich, tak podobnych jedna do drugiej. Bombardowanie takiego środka w górach z powietrza przedstawia także pewne trudności. Aż dziwne, że ubiegłego roku w październiku tak wspaniale udał się Amerykanom rajd na Ryukan. Oczywiście, że rzucali bomby na wszystko, co ukazało się pod maszynami. Trafienie w mały, ściśle określony cel jest wykluczone. — Wiem — warknął premier. — Inaczej nie posyłalibyśmy tam tego człowieka, tylko po prostu zniszczylibyśmy tę przeklętą, ciężką wodę z powietrza. Umilkł. Nikt z obecnych nie odważył się przerwać ciszy. Dopiero po chwili nacisnął guzik dzwonka, kiedy bezszelestnie wsunął się sekretarz, zażądał szczegółowej mapy mórz południowej Norwegii i polecił, by stawił się u niego natychmiast pułkownik Stanley z Intelligence Service. Studiował mapę bez słowa, kiedy wszedł pułkownik, kiwnął tylko głową na przywitanie i natychmiast zwrócił się do niego z pytaniem: Czy tu i tu macie panowie punkty oparcia? Wskazał ręką dwa miejsca na mapie. Mamy ser. Pułkownik Stanley odpowiedział twierdząco, bez namysłu. Tutaj, wskazał wyspę Marstenen, jest mała osada rybacka, która 23 rozbitków z torpedowca Panther Ukrywała tak długo, póki stamtąd ukradkiem nie zabrał na swój pokład okręt podwodny Thames. A tutaj poniżej jeziora Skryken na farmie Einara i Wersena jest zmagazynowana broń i materiały wybuchowe miejscowego ruchu oporu. Pułkownik Hagelund przysłuchiwał się z wielkim zainteresowaniem. Dowiadywał się rzeczy, o których dotąd nie miał pojęcia. Churchill na słowa pułkownika Stanleya z zadowoleniem kiwał głową, nagle jednak skupił się i swoim zwyczajem gwałtownie rzucił pytanie: Czy te ostatnie informacje, czy te punkty dyspozycyjne nie ucierpiały skutkiem buntu pułkowników? To, co nazwał buntem pułkowników, było bardzo mało znaną aferą, natychmiast stłumioną w zarodku przez naczelne dowództwo niemieckich sił zbrojnych. Oberkommando der Wehrmacht, sprawa. Kilku podkomendnych dowódców Norwegii, a jednak zapowiedź wielkiej zdrady generałów, do której sygnałem stał się w kilka miesięcy później wybuch bomby w sztabie głównym Hitlera, w Rastenburgu. Nici tej afery prowadziły do najbliższego otoczenia naczelnego dowódcy niemieckiego w Norwegii, generała von Falkenhorsta, którego adjutant Helmut von Fartenberg skończył nagle śmiercią samobójczą. Najpoważniejszym członkiem z przysiężenia był komendant portu w Narwiku, który miał zamiar miasto to, gdzie Niemcy ładowali na statki przywiezioną ze Szwecji koleją rudę żelazną, wydać w ręce sprzymierzonych. Zniknął bez śladu, zamęczony przez Gestapo, wraz z nim cały szereg niższych oficerów, między którymi był i kapitan Effenberger, współtowarzysz nieszczęsnego inżyniera Dala. Lecz ten zastrzelił się od razu w komendanturze na wyspie Teftę. Hitlerowcy szaleli, wybierali ofiary wśród norweskich patriotów. Gustav Hauswig, szkutnik Zajde, który swemu szwagrowi Dalowi umożliwił ucieczkę do Anglii, był jedną z ich pierwszych ofiar. Na pytanie Churchilla pułkownik z IS zaprzeczył ruchem głowy. Nie, ser, nic nie uległo zmianie. To są informacje z ostatniego tygodnia, zaledwie sprzed paru dni. Dziękuję panu pułkowniku. Dziś już. Nie będzie mi pan potrzebny. Niech pan idzie do domu, o ile nie ma pan żadnej roboty, rzekł Churchill. Pułkownik Stanley uśmiechnął się i skłoniwszy się wszystkim wyszedł. A teraz kolej na pana Wolseley. Churchill po odejściu tamtego zwrócił się do wiceadmirała, dowódcy floty podwodnej. Znał tego człowieka jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej, kiedy sam był pierwszym lordem admiralicji, a Wolseley dowodził flotą ścigającą niemieckie okręty podwodne. Miał do niego zupełne zaufanie. — Czy mógłby pan tego chłopca dostawić bez przeszkód na wyspę Marstenen? Macie przecież okręty podwodne wyposażone w radar. — Tak jest, milordzie, przytaknął wiceadmirał. To są okręty podwodne klasy Severn, wybudowane tuż przed wojną o nośności 1850 ton i szybkości 22 węzłów na powierzchni. Zasięg 10 tysięcy mil... A za pomocą radaru na odległość 500 do 5000 jardów mogą z grubsza określić kontury każdej większej przeszkody. Dobra, to wystarczy. Teraz jeszcze zobaczymy tego chłopca. Zadzwonił na sekretarza i kazał wprowadzić sierżanta Petra Bierge. Przy jego wyborze kierował się pan specyficznymi względami, prawda? Zwrócił się jeszcze do pułkownika Hagelunda z szybkim pytaniem, zanim przed sierżant. Tak jest, od pan Norweg. Szukaliśmy człowieka o wysokich właściwościach charakteru z jednej strony. Z drugiej odpornego fizycznie żołnierza, no i postaraliśmy się, by posiadał wiadomości z zakresu fizyki atomowej. Przypuszczam, że będzie pan zadowolony. Wszedł wysoki, szczupły o bardzo jasnych włosach mężczyzna i, stanąwszy blisko stołu, skłonił się wszystkim obecnym. Miał piękną, wysportowaną sylwetkę, ostro rzeźbione rysy twarzy i niebieskie oczy o jasnym, szczerym spojrzeniu. Ubrany był w mundur angielskiego żołnierza piechoty, a oprócz dystynkcji miał na rękawie pasek z napisem Norcz i norweskim herbem, złotym lwem na czerwonym polu, trzymającym srebrny topór w przednich łapach. Churchill zmierzył go spojrzeniem człowieka umiejącego rozszyfrowywać ludzi. Bierg odpowiedział mu spojrzeniem. Oto miał przed sobą, pod złudnymi pozorami otyłego wiejskiego pastora, człowieka, który po klęsce Francji Jedyny na Zachodzie odważył się stawić opór hitlerowcom. Biło od niego niezwykłe poczucie siły, upór i zawziętość jak u buldoga. Ile pan ma lat? rzucił Churchill pytanie, nie wyjmując cygara z ust. 30, ekscellencjo. Co pan robił przed wojną? Skończyłem wydział fizyko-chemiczny Uniwersytetu w Oslo. Rok byłem na tymże uniwersytecie asystentem profesora Wegarda. Potem rok pracowałem w Instytucie Radiologicznym w Paryżu, profesora de Bierne. Potem wyjechałem do Uniwersytetu w Getyndzie, gdzie miałem zamiar pozostać dwa lata, ale po wybuchu wojny wyjechałem do domu, odpowiadał spokojnie Bierg. Kawaler? Tak jest, ekscelencjo odparł z uśmiechem Bierge. Co pan robił podczas wojny? Jako oficer rezerwy 6 Pułku Piechoty zostałem zmobilizowany. Brałem udział w. Wszystkich walkach opóźniających i w odwrocie na wybrzeże zachodnie. W Namsos wsiadłem na statek Nordlis i przyjechałem do Anglii. Tu skończyłem przeszkolenie lotnicze, ale od 21 października 1940 roku zostałem zestrzelony przy obronie Londynu. Dostałem postrzał lewego ramienia. Cały kwartał przeleżałem w szpitalu, a potem wyłączono mnie do drugiego batalionu norweskiego. Brałem udział w kampanii w Afryce Północnej. Tam dostałem malarii, przywieziono mnie z powrotem do Anglii. Po wyleczeniu powróciłem do swego batalionu i wraz z nim znalazłem się w Oben na zachodnim wybrzeżu Szkocji w obozie ćwiczebnym. Nie żal panu, że pana stamtąd odwołano? Nie żal, chociaż domyślam się, że moich kolegów z Obanu czeka jakieś wielkie przeżycie. Mam nadzieję, że i mnie także odwołano dla czegoś podobnego. Przypuszczam, że się pan nie myli mruknął Churchill. Chwilkę milczał, zaciągając się dymem z cygara. Pójdzie pan zupełnie sam powiedział wreszcie. Z tych jego słów powstała później nazwa śmiałej akcji Petra Bierge, Operation All Alone, akcja Sam Jeden, pod jaką była ona notowana w angielskich archiwach wojskowych. I Mam nadzieję, że wróci pan zdrów i cały dodał po chwili premier. Dźwignął się ciężko ze swego fotela i wyciągnął do sierżanta rękę. Bierge zrozumiał, że audiencja jego jest skończona. Z pełnym szacunku, ukłonem uścisnął podaną rękę, ukłonił się wszystkim pozostałym i wyszedł z gabinetu. Po wizycie na Downing Street jeszcze pełne cztery tygodnie czekał Bierge, zanim wezwał go pułkownik Hagelund i kazał przygotować się do wyjazdu do Scapa Flow. Z początkiem maja znalazł się w tym największym porcie wojennym Wielkiej Brytanii, lecz znów musiał odczekać 14 dni, a potem dopiero kazano mu się stawić na okręcie podwodnym Severn 3. Takie długie przewlekanie sprawy wywoływało w nim niecierpliwość, ale kiedy na serio rozważał całą kwestię, dochodził do przekonania, że nie ma powodu do pośpiechu. W górach, gdzie ma przebiegać jego akcja, śniegi leżą długo, a drogi aż do końca kwietnia są wprost nie do przebycia. Pośpiech nie miał tu sensu. Im krótszy czas będzie przebywał w Norwegii, tym mniejsze jest ryzyko jakiejś zdrady. Severn 3 wczesnym popołudniem wypłynął ze Skapa Flau, idąc pełną szybkością w kierunku wschodnio-północno-wschodnim. Pogoda była sztormowa, może wzburzone przez zachodni wiatr, ale dla zamierzonej wyprawy nadawała się wprost idealnie. Słaba widoczność na pewno uniemożliwi Niemcom loty patrolowe przy zachodnich brzegach Norwegii i okręt podwodny będzie miał wolną drogę. Tak przynajmniej twierdził jego młody dowódca kapitan Coleridge w rozmowie ze swym pasażerem, który narzekał na kołysanie idącego na powierzchni okrętu wywołane naporem krótkich, wysokich fal. By pomóc mu otrząsnąć się z morskiej choroby, kapitan zaprowadził go do kabiny radalowej, gdzie pracujący żyropilot kierowany drogą radiową ze Skapa Flau oraz szereg skomplikowanych urządzeń tak dalece zainteresowały Birgiego, że zapomniał o swych dolegliwościach. Mimo niesprzyjającej pogody podróż przebiegała tak gładko, że już w godzinę po północy Severn III znalazł się zaledwie o kilkadziesiąt mil od długiej linii niezliczonych wysp i wysepek ciągnących się wzdłuż zachodniego brzegu Norwegii. W chwilę później przed dziobem okrętu, niby koszmarny korowód cień, przesunął się długi szereg statków niemieckich idących w konwoju z północy na południe. Ubezpieczało go tylko bardzo skromnie kilka towarzyszących mu jednostek wojennych. Minęły one okręt podwodny w odległości wszystkiego pół mili, nie zauważywszy go zupełnie. Severn III bowiem wobec bezksiężycowej nocy był absolutnie niewidoczny. Kapitan Coleridge kazał zastopować maszyny, by nie prowokować niepotrzebnie aparatów podsłuchowych niemieckich okrętów eskorty. Stojąc obok Biergego w kiosku, obserwował przez nocną lornetę znikający konwój. Jak kiedy ostatni statek rozpłynął się gdzieś w ciemnościach, nie zdołał powstrzymać ciężkiego westchnienia. — Ech, ręce człowieka świeżbią, kiedy się ma przed oczyma taką okazję, ale cóż robić? Naszej tu obecności zdradzić nam nie wolno — zwierzał się gościowi. Kilka dobrze wycelowanych torped, cóż by to było za żniwo. Uważał, że są już dość blisko celu, Czas więc ustalić dalszą drogę przy pomocy radaru. Zeszli obaj do kabiny radarowej, a nawigator przystąpił do wykonywania swych czynności. Pierwsze wiązki fal elektromagnetycznych rozpłynęły się jeszcze w przestrzeni, ale kiedy kapitan Coleridge kazał uruchomić maszyny i okręt podwodny popłynął kilka mil dalej na wschód, wówczas nad zasadniczą linią świetlną jarzącego się ekranu zaczęły się ukazywać błyszczące punkty. Ślady promienia elektronowego kierowanego przez mikrofale odbite od brzegu. Ciągnął się on gdzieś daleko przed nimi w nieprzeniknionych ciemnościach. Nawet przez lornetę nocną niepodobna go było dostrzec. Oficer nawigacyjny położył na ekranie przejrzystą kalkę, pokrytą siatką drobniutkich linii, i zaczął oznaczać na niej pozycje błyszczących punktów. Zachwycony bierge obserwował, jak na kalce rośnie wyraźna linia wybrzeża. Wraz z warstwicami wysokości. Sądzę, że to wystarczy, panie poruczniku Wheeler, rzekł po chwili kapitan. Potem przeszli do kabiny nawigacyjnej, gdzie zaczęli porównywać otrzymany na kalce rysunek ze szczegółową mapą wysepek układających się zygzakowato powyżej i poniżej 60 równoleżnika. To jeszcze nie jest nasza wyspa, tak zresztą jak się spodziewałem, odezwał się po chwili kapitan, skończywszy studiować mapę i porównywać się z rysunkiem. Przed nami wyspa Bierne, Odchyliliśmy się około 8 mil na południe, meldował oficer nawigacyjny. To i tak bardzo dobra dokładność. Błąd wszystkiego ponad 2%. Odcinek 13. Uruchomiono maszyny, zmniejszając szybkość, by łoskot ich nie był donośny. W dwadzieścia minut później przed oczyma wypatrujących ukazała się ciemna sylwetka wyspy Marstenen. Morze i wybrzeże były tu tak idealnie puste, że kapitan zdecydował podpłynąć na powierzchni na odległość mili do brzegu. Szybkość maszyn zmniejszono jeszcze. Okręt podwodny zbliżał się powoli do brzegu, stale kontrolując drogę radarem. Noc była ciemna, bezgwiezdna, ale robiło się już późno. Najpóźniej za godzinę będzie świtać. — Pańska godzina wybiła, kolego — rzekł Coleridge do Biergego, gdy okręt zatrzymał się niecałą mil od brzegu. — Na brzeg musi pan udać się sam. Gdyby ktoś panu towarzyszył, na pewno nie odnalazłby już drogi powrotnej do nas. Na sygnał świetlny pozwolić sobie tutaj nie mogę. Pod wodą czekać mi nie wolno. Musimy wnet meldować się już na pełnym morzu. Jest przypływ. Bez trudności dostanie się pan do brzegu. Zupełnie bez trudności się nie obeszło, jak Bierge przekonał się trochę później, wiosłując w stronę niewidocznego wybrzeża. Wprawdzie przypływ mu sprzyjał, ale krótkie fale, uderzając w miękką gumową łódeczkę, powodowały, że na niespokojnym morzu skakała ona i tańczyła jak korek. Sporo miał roboty, by utrzymać się we właściwym położeniu. Z wdzięcznością wspominał teraz specjalny trening w szkockim obozie szkoleniowym, gdzie bardzo solidnie uczono ich radzić sobie. Z gumowymi łódkami lądować za ich pomocą na wybrzeżach najmniej do tego przydatnych. Całe szczęście, że nie musiał kłopotać się o kierunek drogi. Przypływ bezbłędnie pędził go do brzegu. Wreszcie wiosło zgrzytnęło kamienie, fala przypływu cofnęła się. Peter Bierge wyskoczył z łódki i pociągnął ją na linię za sobą, aż poza linię przyboju. Nim wypuścił powietrze, złożył łódkę i ukryją. Wraz z wiosłami pod stertą kamieni nadszedł świt. Ruszył szybkim krokiem do wioski rybackiej, której położenie, ustalone na mapie Koloridża, miał dokładnie w pamięci. Nim jeszcze dotarł do brzegu, natknął się na rybaka, który bardzo wcześnie wybrał się na połów. Rybak przyjrzał mu się zdziwiony, a potem długo rozglądał się po morzu. Jakiś to statek przywiózł tego obcego człowieka w sportowym ubraniu i z niewielkim plecakiem na plecach. Wreszcie nachylił się ku niemu blisko i szepnął, uśmiechając się porozumiewawczo. — Jest pan ochroniarz? — Niezupełnie, ale coś w tym rodzaju — odpowiedział Peter z uśmiechem. — Czy może mi pan pokazać, gdzie mieszka Sven Nilsen? Oczywiście, że mogę. To mój brat stryjeczny. — Ja jestem Martin Nilsen, a mieszkam tuż obok niego. Chce pan, żeby pana gdzieś odwiózł? Peter zawahał się chwilę. — Tak, do Bergen — powiedział. — Da się zrobić, ale nie zaraz. Wpierw musi Sven nałowić ryb, by miał powód do wyjazdu w tamtą stronę. Kontrola teraz jest bardzo surowa, zwłaszcza od czasu, gdy szkopy biorą od Rosjan takie cięgi, a sprzymierzeni wylądowali we Włoszech. Że jego rozmówca nie przesadzał, mówiąc o ścisłej kontroli, przekonał się Peter w dwa dni później, kiedy nocą płynęli do Bergen. Odległość 25 mil przepłynęli w ciągu czterech godzin, ale w tym czasie trzykrotnie zatrzymywał ich niemiecki patrolowiec. Dwa razy, gdy ostre światło reflektora zalało Kuternilsena, Peter skamieniały z emocji. Przygotowywał się już na najgorsze, ale policji morskiej wystarczyły dokumenty Nielsena. Gdy zatrzymano kuter po raz trzeci, dwaj niemieccy marynarze weszli na pokład, by przeprowadzić rewizję. Peter w ostatniej chwili skoczył do pustej kadzi na ryby i nieznacznie osłonił się płachtą żagla. Niemcy świecąc sobie latarkami zajrzeli do pierwszej, drugiej kadzi pełnej ryb. Jeden z nich już zbliżał się do wej trzeciej, w której Peter dusił się od wstrętnej woni solonych ryb, gdy po drodze zaplątał się w sieci, dopiero po dobrej chwili uwolnił się z pomocą Nilsena. Zapomniał o dalszej kontroli i odszedł wraz z towarzyszem, naczekając obok kuter strażniczy. W Bergen Peter Bierge czuł się znacznie bezpieczniejszy. Miał bowiem w kieszeni normalne, podpisane przez władze niemieckie dokumenty. Według zamieszczonych w nich danych pochodził z tego właśnie miasta i pracował jako agent handlowy firmy LW Torn. Christie jest Gate 5 Handel Antykami. Nie miał zamiaru zatrzymywać się w Bergen, więc gdy Nielsen wysadził go dość daleko od portu, zaraz skierował się na dworzec kolejowy. Stwierdziwszy, że jego pociąg odchodzi za godzinę z kartkami żywnościowymi w kieszeni, w które zaopatrzył go Nielsen, zaszedł na śniadanie do restauracji dworcowej, gdzie po kątach drzemało kilku zmęczonych niemieckich żołnierzy. Kiedy po śniadaniu wyszedł na peron, przeżył spotkanie, na jakie zupełnie nie był przygotowany. Z nudów obserwował na sąsiednim peronie gotowy do odjazdu pociąg wojskowy. W pewnej chwili wzrok jego padł na otwarte okno wagonu pierwszej klasy, w którym ukazała się dobrze mu znana twarz. Był to profesor Weichmann z Uniwersytetu w Lipsku, ubrany w mundur generała majora, na którym widniały odznaki służby specjalnej. W oczach skierowanych na Petra Widne było nietajone zdumienie. Już podnosił rękę, by dać mu znak, aby podszedł doń bliżej, gdy nagle rozległy się gwizdki i pociąg ruszył. Z kroplami lodowatego potu na czole Peter cofnął się do budki z gazetami i zaczął z uwagą czytać pismo kislingowskie North, głoszące wielkimi literami niemieckie zwycięstwo nad małą, otoczoną ze wszech stron grupą Rosjan. A równocześnie intensywnie myślał, o co powinien zrobić. Wszystko zależy od tego, co Weichmann o nim wie. Jeżeli wiadomo mu, że emigrował do Anglii, to wszystko przepadło. Weichmann na pewno narobi alarmo i gestapo natychmiast ruszy w ślad za podejrzanym. Ale może Weichmann przypuszcza, że jego dawny student siedzi spokojnie w Norwegii, to w takim razie nic złego się nie stanie. Peter postanowił nic nie zmieniać w swoich planach ale usunął się w najodleglejszy kąt dworca, gdzie wyczekał momentu odejścia pociągu, gotów w każdej chwili do ucieczki, na najmniejszy choćby przejaw pościgu. Nic nadzwyczajnego jednak nie zaszło. Dworzec kolejowy tętnił normalnym, codziennym ruchem. Znacznie później dopiero Bierge dowiedział się, że profesor w randze generała majora, który sprawował nadzór nad służbą meteorologiczną na terenie całej Norwegii, rzecz niezmiernie ważna dla sił zbrojnych Rzeszy Niemieckiej, Poznał go wprawdzie, lecz nie zadenuncjował, mimo iż wiedział, że ten właśnie jego student uciekł do Anglii. Po sześciu godzinach jazdy przez tunele i zbocza górskie pociąg Biergego dotarł wreszcie do Uste Oset na wschodnim krańcu wielkiego jeziora Uste. Tu już był kresu pierwszej części podróży. Jakkolwiek Peter marzył o solidnym obiedzie, nie zatrzymał się jednak w tym małym miasteczku, lecz ruszył od razu w stronę jeziora Skryken. Położone w górach gospodarstwo norweskiego patrioty Inara i Wersena, odległe było, licząc w linii powietrznej zaledwie o 15 mil. Cóż, kiedy Peter nie był ptakiem, droga jego wiodła więc poprzez górskie wąwozy i szczyty. Chwilami zmieniała się w niezmiernie trudne lub po prostu niedostępne dla człowieka przejścia. Kierował się tylko mapą i kompasem. Wędrówka przedłużała się tak bardzo, że chwilami wątpił, czy idzie we właściwym kierunku. Aż nagle błysnęła mu przed oczyma tonie jeziora Skryken. Po chwili natknął się na duże stado krów. Ich pasterz upewnił go, że do farmy i Wersena niedaleko. Cienie już się kładły na niezbyt szerokiej dolinie, gdy wypatrzył wreszcie zabudowania farmy. Gospodarstwo i Wersena leżało na uboczu, z dala od osiedli ludzkich. Prócz parterowego, murowanego, lecz krytego gątem domu mieszkalnego posiadało wielką stodowę oraz obory zbudowane z drzewa. Obory nie były zbyt duże. Bydło nawet w zimie przebywało w górskich szałasach. Budynki otaczały z trzech stron obszerne, prostokątne podwórze, którego czwarty bok tworzył niski mur z drewnianą bramą. Brama była zamknięta, lecz klamka wyciętej w niej małej furtki ustąpiła pod naciskiem ręki Petra. Z rozgłośnym ujadaniem skoczyły ku niemu dwa potężne wilki, lecz zanim przebiegły podwórze, dźwięczny, dziewczęcy głos osadził je na miejscu. Peter obejrzał się, szukając właścicielki głosu. Mile zaskoczony przystanął, w małym, ciemnym oknie nad zielenią Doniczek dostrzegł ładną różową twarz, obramowaną złotem, krótko przystrzyżonych włosów. Dziewczyna przyglądała mu się z wyrazem nieukrywanego zdumienia w oczach. Nie zwracając uwagi na warczące psy, które jednak nie próbowały go atakować, podszedł do okna i ukłonił się. Czy sąsiad Iversen jest w domu? Zapytał. Dziewczyna odpowiedziała na ukłon, namyślała się na chwilę, zanim dała twierdzącą odpowiedź i zaprosiła go do domu. Chciałbym mówić z panem Iwersenem, przybywam z daleka, powiedział Peter cicho, wchodząc do dużej, lecz dość niskiej izby z belkowaniem na pułapie. Bierge bardzo był zmęczony, mówił o tym wyraźnie jego wygląd, lecz mimo to dziewczyna nie zaproponowała, by usiadł. Przyglądała mu się bacznie, dopiero po chwili wahania zdecydowała, że zawoła Iwersena. Wyszła przez drzwi wiodące do sąsiedniej izby, a Peter, nie czekając już na zaproszenie, usiadł na poczerniałym ze starości tębowym stołku i zaczął się rozglądać. Była to typowa izba norweskiego domu wiejskiego, dawnego typu, z potężnym wypełniającym cały jeden kąt piecem kaflowym, starym krucyfiksem i drewnianym zegarem ściennym, którego wahadło, spiesząc się niespokojnie biegało tam i z powrotem. Prócz kota, któremu obecność obcego bynajmniej nie zakłóciła spokoju, bo drzemał dalej obok pieca, gdzie palił się ogień, chociaż na dworze był ciepły majowy dzień, w izbie nie było nikogo. Lecz mimo to Peter miał niemiłe uczucie, że ktoś go obserwuje. Przyjrzawszy się uważnie drewnianej ściance przydzielającej izbę, odniósł wrażenie, że w dziurze po wypadłym senku, tuż obok drzwi, przez które weszła dziewczyna, mignęło mu ludzkie oko. Wstałby się o tym przekonać, lecz w tej właśnie chwili drzwi się otwarły i wszedł starszy, barczysty mężczyzna z siwą czupryną i wąsami. Nie miał zbyt przyjaznej miny. Na uprzejme przywitanie Petra odpowiedział tylko skinieniem głowy. Czego pan sobie życzy? zapytał gospodarz szorstko. Peter podał mu swoje nazwisko, wyjaśniając skąd przybywa. W takim razie musi pan natychmiast opuścić mój dom rzekł rzekliwersen surowo. Znam obowiązujące przepisy prawne. Nie będę ukrywał siebie wrogów Norwegii. Peter podsunął się ku niemu bliżej i szepnął mu wyraźnie do ucha. Polarna gwiazda świeci stale. Zdumiony Iversen mrugał oczami. — Nie świeci, gdy niebo pokryją chmury — odparł powoli, bacznie patrząc Petrowi w oczy. — Żadne chmury nie trwają wiecznie — odpowiedział przybysz. Była to dalsza część umówionego hasła. Twarz wieśniaka rozpogodziła się. — Wiatr je rozpędzi? — rzucił zaciekawiony. — I wysuszy słońce — zakończył Peter. Iwersent serdecznie wyciągnął do niej rękę. — Niech się pan nie dziwi, że taki jestem nieufny — tłumaczył się. Teraz nawet w górach kręci się tyle hołoty, która tylko czeka, żeby człowieka zadenuncjować. Na myśl o tym aż mnie serce boli. Niechże pan siada, zaraz będzie kolacja. Otworzywszy drzwi, przez które wszedł, zawołał. — Choć no tutaj, Iris, mamy rzadkiego gościa — i zwróciwszy się do Petra, wyjaśniał: To moja siostrzenica, Iris Jurgensen, medyczka. Studiuje w Oslo, ale tego roku Niemcy wcześniej zamknęli szkoły, więc przyjechała na wakacje. Przyjeżdża tu do mnie co roku, jestem wdowcem, dzieci nie mam. czy po mnie tę gospodarkę, jeżeli będzie miała na nią ochotę. Rozdział dwunasty Przy kolacji Peter zasypywał swych gospodarzy pytaniami. Co działo się w Norwegii przez te cztery lata, kiedy on sam przebywał za granicą? Czy to prawda, że cały naród tak bardzo nasiąknął już Kislingowską ideologią, jak to mówiono mu w Anglii? Co się dzieje z ruchem oporu? W odpowiedzi dowiedział się wielu rzeczy, które były dla niego nowością. Opowiadał mu o nich zarówno stary gospodarz, jak i jego siostrzenica należąca do uniwersyteckiego podziemia. Wiedział już o przejściowym zamknięciu wyższych uczelni i wywiezieniu dużej ilości studentów do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Teraz zaś dowiadywał się wielu nazwisk swoich przyjaciół ze studiów, którzy byli ofiarami prześladowań. Dowiadywał się także i nazwisk tych, co przeszli na służbę okupanta. Musiał przy tym przyznać, że hitlerowcy wciąż jeszcze lepiej traktowali jego rodaków niż Słowian, nie mówiąc już o Żydach. Uznawali w Norwegach czystość rasy nordyckiej, czyli pewien rodzaj pokrewieństwa, do którego stosowali inne kryteria. Zaskoczył go entuzjazm bojowy siostrzenicy Iversena. Z przyjemnością patrzył na jej rozpłomienioną rumieńcami twarz w chwili, gdy z zapałem opowiadała o ruchu oporu wśród studentów na uniwersytecie. Lecz ona to zauważyła i przerwawszy zdanie w połowie umilkła zmieszana. Niewiele brakowało, a wróciłby pan już do wolnej Norwegii rzucił Iversen, gdy Iris umilkła. Bierge nic nie wiedział o spisku pułkowników. Z zaciekawieniem więc słuchał opowiadania Iversena. — Jak właściwie spisek ten został wykryty? — zapytał. — W bardzo zwyczajny sposób, przez niedopatrzenie jednego z głównych współoskarżonych pułkownika Wartenberga, adiutanta głównodowodzącego Wojsk Okupacyjnych Kraju. Pomylił dwa listy. Jeden, w którym składał obowiązujący meldunek do Gestapo o ucieczce kilku Niemców do Szwecji, i drugi, wzywający jednego z przysiężonych na pilne, poufne spotkanie. Całe szczęście, że ten ostatni, jakiś major Schmidt z Oslo, był właśnie w podróży służbowej w Trondheim, więc listu tego nie otrzymał, bo inaczej na pewno domyśliłby się, że tu w grę wchodzi jakaś pomyłka. Ponieważ meldunek do Gestapo był podpisany przez samego Falkenhorsta. Zdążyliby jeszcze w ostatniej chwili odwołać to spotkanie. A gestapo, które ukradkiem obsadziło lokal, by usłyszeć przebieg tajnej narady, musiało odejść z kwitkiem, ale tak nikt niczego się nie spodziewał, więc tajna policja otrzymała bez wysiłku wszystkie potrzebne informacje. Kilku oficerów popełniło samobójstwo. Postąpili bardzo rozsądnie. Inni dostali się w szpony gestapo. Zgładzono ich bez hałasu. Oficjalnego procesu nie było, ale Falkenhorst czas jakiś był w niełasce. Nas jednak najbardziej dotknął fakt, że skutkiem tej nieszczęsnej wpadki straciło życie blisko czterdziestu naszych wypróbowanych ludzi, a wśród nich szkutnik Hauswig z Eide, Fjordzie Hardanger, jeden z najbardziej wartościowych przywódców naszego ruchu oporu. Stary wieśniak umilkł i pociągnął z drewnianego kufla solidny łyk piwa. Potem zajął się swoją fajką, a tymczasem Iris zwróciła się do Petra z pytaniem, które w tym czasie było na ustach wielu ludzi. Kiedy wreszcie powstanie drugi front? Jeszcze w tym roku odpowiedział z uśmiechem. Wiedział bowiem o przeprowadzanych już od dwóch lat na wybrzeżach Szkocji olbrzymich ćwiczeniach, lecz bliżej o nich mówić nie miał prawa. Czas już najwyższy mruknął smętnie wieśniak teraz cały ciężar wojny dźwigają na swych barkach Rosjanie. Niewiele brakuje, by wygrali tę wojnę bez pomocy sprzymierzonych. Cały ciężar to chyba nie. Niechże pan weźmie pod uwagę dostawę materiału wojennego przy pomocy konwojów z Ameryki do Rosji, walki w Afryce i we Włoszech. A co dopiero mówić o wojnie lotniczej, którą przecież wyłącznie niemal prowadzą Anglicy i Amerykanie? Argumentował Bierge nieco podniecony, ale jego gospodarz uśmiechał się tylko. Zaraz, wszystko po kolei, rzekł, i zaczął odstawiać jeden palec po drugim. Więc po pierwsze, nie wiem dokładnie, ile tego materiału przywiozły konwoje do Rosji, ale według tego, co ostatnio. Słyszałem w angielskim radiu, wszystko to na pokonanie Niemców absolutnie nie starczy. Po drugie, Afryka to dla nas zbyt daleko, Włochy także. Zresztą nie rzucono tam specjalnie wielkich wojsk, bo inaczej szłoby to dużo szybciej. No i wreszcie lotnictwo. O ile wiem, nikt jeszcze dotąd przy pomocy lotnictwa wojny nie wygrał. Peter sam nie wiedział, co ma na to odpowiedzieć. W obozach wojskowych Wielkiej Brytanii mówiono nieustannie o utworzeniu drugiego frontu. Ale termin jego realizacji pozostawał wciąż w sferze domysłów. Tylko nieliczny krąg ludzi z najwyższego dowództwa mógł znać w przybliżeniu czas i miejsce na wybrzeżu kanału, gdzie nastąpi lądowanie. Wszędzie w zgrupowaniach wojsk stale słuchano zagranicznych, neutralnych stacji radiowych. Największym uznaniem cieszył się szwajcarski komentator radiowy von Salis. Od niego otrzymywali żołnierze informacje natury politycznej których brak było zazwyczaj w radiu i prasie anglosaskiej jego zdaniem wśród sprzymierzonych nie było tak idealnej harmonii o jakiej informowały żołnierze oficjalne wiadomości prasowe wielu zachodnich polityków doradzało odkładanie sprawy drugiego frontu najdłużej jak tylko się da uważali że warto odczekać aż faszyści i bolszewicy wykrwawią się we wzajemnych walkach na dobre a zachodnie demokracje zaoszczędzą własnych sił, by móc ich użyć w ostatecznej decyzji o losach Europy. Ich przeciwnicy natomiast wysuwali zastrzeżenia, że gdy wyczekiwanie przeciągnie się nadmiernie, nie będzie już prawdopodobnie o czym decydować. Wskazywali na fakt, że Rosjanie już całe miesiące posuwają się naprzód szerokim zwycięskim frontem. Jeżeli tak dalej pójdzie, zajmą całe Niemcy razem z Francją, a wówczas dla Zachodu zabraknie miejsca na utworzenie drugiego frontu. Ten argument, równie egoistyczny jak i poprzedni, zachęcał Churchilla do przyspieszenia lądowania, a tymczasem Eisenhower, któremu brak było większego doświadczenia na europejskim placu boju, wahał się i doradzał Rooseveltowi przewlekanie sprawy. Wieści tego rodzaju krążyły po wszystkich obozach wojskowych Wielkiej Brytanii i Bierge znał je dobrze, ale nie miał ochoty rozmawiać o nich z rodakami. Intrygi polityczne, które przesądzały o dalekosiężnych akcjach wojskowych, Zbyt wielki stanowiły kontrast z jego prostym, szczerym i ofiarnym poświęceniem. Jelis zauważyła, że rozmowa na temat drugiego frontu niezbyt odpowiada Biergemu. Starała się więc zmienić przedmiot rozmowy. A co mówią w Anglii o tej tajemniczej broni, którą Hitler wciąż grozi, spytała. Peter spojrzał na nią z wdzięcznością. Chyba nie bardzo się tym przejmują, rzucił gospodarz, zanim Peter zdołał dać odpowiedź. Bo to i tak wszystko jest blaga. Właśnie, że nie i dlatego tu jestem odparł z powagą Peter i krótko nakreślił swoje zadanie. Musiał od Iversona pobrać odpowiedni materiał i broń, coś, niecoś więc na ten temat trzeba było powiedzieć. Szczerość i zapał Iris zrobiły na nim duże wrażenie. Pozyskały jego pełne zaufanie, jakkolwiek znał ją tak mało. Wprawdzie przed wyjazdem z Anglii ostrzegano go stanowczo, by niepotrzebnie nie mówił o swoim zadaniu. Ale teraz patrząc na dziewczynę i słuchając jej słów, zupełnie zapomniał o wszelkich najważniejszych przestrogach. Żuk z pana, że podjął się pan załatwić tę sprawę zupełnie sam świadczył z uznaniem Iwersen. Biegle pochwycił pełne podziwu spojrzenie Iris i uśmiechnął się zmieszany. Nie tak zupełnie sam. Słyszał pan przecież, że muszę od pana dostać bomby zegarowe, jakiś precyzyjny pistolet wielostrzałowy, najlepiej automat. Wszystko to pan dostanie. To drobiazg, rzekł Iversen. Mam tu masę takich rzeczy. Oczywiście nie na miejscu, w domu, bo miałem tu już dwie rewizje. A kiedy pan chce wyruszyć? Zaraz z rana. Petrowi wydało się, że posłyszał pełne zawodu westchnienie Iris i chociaż nie był tego pewien, ogarnęło go uczucie radości. A drogę pan zna? Nie, w okręgu Telemark nie bywałem, nigdy pochodzę ze Stawangeru, ale mam szczegółową mapę. Hmm, to nie to samo, mruknął wieśniak. Mapy mają także Niemcy. Więc jeżeli pan pójdzie drogami zaznaczonymi na mapie, to ryzykuje pan spotkanie, na którym panu wcale nie zależy. Peter ruszył ramionami. Na to już nie ma rady. Miejmy nadzieję, że do takiego spotkania nie dojdzie. Ja pana tam zaprowadzę, wyrwała się pełna zapału Iris. Co? Pani? Zdumiał się Peter. Iris niecierpliwie potrząsnęła krótką czupryną. Niechże pan mnie nie tytułuje panią, bo jesteśmy żołnierzami na tym samym froncie rzuciła na sama. Dobra, bardzo chętnie będę panią nazywał Iris, o ile pani zapamięta, że mnie na imię Peter, odparł Bierge z uśmiechem, wyciągając poprzez tu rękę do dziewczyny, którą ona z ociąganiem się uścisnęła. Gospodarz paląc fajkę z uśmiechem rozbawienia przysłuchiwał się zawieranej ugodzie, potem uprzedził Biergę go pytaniem, które tamten miał zamiar postawić. Naprawdę Iris chciałabyś się podjąć czegoś podobnego, czy nie uważasz, że to zadanie raczej dla mężczyzny? Jesteś pewna, że przydasz się na co naszemu przyjacielowi biergemu? Iris odpowiedziała z bardzo bojową miną. Więc po pierwsze, jak powiadasz, dlaczego miałabym się tego nie podjąć? Mężczyzna czy kobieta równe prawa, równe obowiązki, a po drugie Ponieważ nie chcę pozbawiać Petra prawa do sławy, nie będę mu się wtrącała do jego głównego zadania, czyli zniszczenia tej ciężkiej wody. Oczywiście, jeżeli uzna, że sam nie da sobie rady, bardzo chętnie mu pomogę. I wreszcie po trzecie. Znam całą okolicę stąd aż po rzekę Mene lepiej niż własną kieszeń, ponieważ nie bardzo dbam o łaszki, najchętniej chodzę w spodniach i kurtce. Trzy razy chodziłam z dziewczętami na długie wycieczki, obozowałyśmy dwa razy nad jeziorem Mar, a raz nad obfitującym w pstrągi strumieniem Nyset. Przewędrowałyśmy tam cały teren wzdłuż i wszerz. Jestem przekonana, że znam takie ścieżki, o jakich panom z Wojskowego Instytutu Kartograficznego, którzy tu kiedyś szkicowali mapy, nawet się nie śniło. Iversen wybuchnął śmiechem. Peter mu wturował. Potem, gdy wrócił poważny nastrój, obaj starali się wyperswadować Iris i pomysł. Rzecz dziwna. Gospodarz robił to mniej stanowczo niż Peter, który tu właściwie występował wbrew własnym intencjom. Wiedział, że towarzystwo tej dziewczyny byłoby mu bardzo miłe. Nigdy nie był wrogiem ładnych kobiet, ale myśl o tym, jak wielki musiałaby podjąć ryzyko, kazała mu wyrzec się egoistycznych uczuć. Pierwszy ustąpił gospodarz. Wiem, że i tak zrobisz, co zechcesz, rzekł zrezygnowany. Zawsze byłaś uparta, moja Iris, tak jak i twoja matka, a moja siostra. I tak jak ty sam roześmiała się Iris. To dziedziczne obciążenie rodu wersenów, wskaza rodzinna, jak powiadają lekarze. Patrzcie, co za mądrala, jaki to przyszły lekarz, mruczał wieśniak grzebiąc w swej fajce. Peter zgasił niedopałek papierosa i zatroskany spojrzał na śliczną w rumieńcach podniecenia dziewczynę. Do rana się prześpisz i chyba zmienisz zdanie, zauważył. Tylko widoczny w jego oczach podziw sprawił, że dziewczyna odpowiedziała mu mniej gwałtownie niż pierwotnie miała ochotę. Choćbym spała nawet całą zimę jak borsuk, decyzji nie zmienię. Przecież tu wchodzi w grę wielka rzecz, więc nie ma o czym mówić. A właściwie dobrze by było, żebyście wy obaj ze stryjkiem Narem poszli już spać. Zakończyła wstając od stołu. Musieli uznać, że rada jej jest rozsądna. Trzeba się było wyspać, a zrobiło się już późno. Peter z przyjaznym uśmiechem życzył jej dobrej nocy. Odpowiedziała mu pełnym buntu spojrzeniem. Ale odpowiedziała grzecznie i nie odtrąciła wyciągniętej ręki. Peter zamyślony poszedł za gospodarzem do małej izdebki na poddaszu, gdzie było dla niego przygotowane posłanie. Głowę miał pełną wrażeń, przypuszczał więc, że niełatwo uśnie, ale zmęczenie wyczerpującym marszem zamknęło mu powieki ledwie tylko zdmuchnął świeczkę. Spał mocno, bez snów. Gdy obudziło go mocne szarpnięcie za ramię, miał wrażenie, że ledwie co usnął. — Całe szczęście, żeś się wreszcie obudził, ależ ty masz sen — mówił ktoś cicho. Peter szeroko otworzył oczy. Chwilę trwało, zanim na dobre oprzytomniał. Głos wydał mu się jakiś znajomy, ale tej pochylającej się nad nim kobiety z umęczoną twarzą i nasuniętą głęboko na twarz chusteczką zupełnie nie znał. — No, rusz się wreszcie — nalegała zniecierpliwiona kobieta. — Masz piżamę? — zmieszany skinął głową. To możesz w mojej obecności wyleźć z łóżka. Narzuć ubranie na piżamy, a resztę wszystko wpakujemy do plecaka. Gdzie go masz? Energicznie zgarniała jego bieliznę leżącą na krześle i wkładała do worka. Iris, to ty? osłupiał ze wrażenia. Co się stało? Wyskoczył z łóżka i szybko naciągał ubranie. A stało się. Niemcy jadą, będą tu lada chwila, odpowiedziała spokojnie. Ja jestem młodszą dziewką od krów na imię mi Agnieszka. Papiery mam w porządku. — Ale ciebie tu zastać nie mogą. Musimy cię ukryć. — Gotowe? — Gotowe. — To mi poświeć. Wytknęła mu w rękę dużą, stajenną latarnię i szybko ścieliła łóżko. — No już. Nic nie zostawiłeś? Nie mogą trafić tu na najmniejszy ślad. Zadowoliwszy się pobieżną kontrolą, szybko wypchnęła go za drzwi. Szedł przodem z plecakiem i latarnią. — Stryj śpi, to znaczy udaje, że śpi, a ja i Dora już wstałyśmy. Trzeba wcześniej rozczynić chleb, taki tu zwyczaj. Ale co tu z tobą zrobić? Najlepiej chyba będzie na stryżku, gdzie trzymamy siano. To już lepiej w psiej budzie, mruknął niechętnie. Poczekaj, przyszło mi coś na myśl lepszego. Macie tu jakie bydło? Sześć krów i parę koni, chociaż konie to nie bydło, odpowiedziała, śmiejąc się. A gdyby tak ukryć się w żłobie, czy będzie on dość długi i głęboki? Wspaniały pomysł! Przystanęła na ostatnim stopniu, aż zatoczyła się ze śmiechu. Będziesz tam sobie leżał jak Jezusik w noc betlejemską. Zgasiła latarnie i wyszła wraz z nim na podwórze oświetlone ubywającym księżycem. Przystanęli i nasłuchiwali uważnie. Z budy dobiegało warczenie psów, czujących zbliżanie się obcych. Dziewczyna skarciła je cicho. Gdy umilkły do uszu ich, dotarł daleki, głuchy, niewyraźny łoskot. To potrwa jeszcze co najmniej dziesięć minut, zdecydowała Iris. I prowadząc Petra Kustajną, mówiła dalej półgłosem: Jak zauważyłeś, zapewne mamy ciężarówkę, którą odstawiamy mleko i masło do stacji, a tam prowadzi znacznie dłuższa droga niż ta, którą przyszedłeś. Nasz kierowca LIFE musi wyjeżdżać po północy, by zdążyć na pociąg odchodzący o trzeciej do Berget. Nie masz przy sobie przypadkiem kawałka sznurka wisielca. Niespodziewane pytanie tak zaskoczyło Petra, że przystanął osłupiały ze zdumienia. O, przepraszam, tłumaczył się, gdy dziewczyna wpadła nań z tyłu. Tak mnie to zaskoczyło: co to ma wspólnego ze sznurem? Nic, tylko nie umiem sobie inaczej wytłumaczyć faktu, że mieliśmy takie szczęście. Otóż Life zauważył, że mu jedna bańka z mlekiem cieknie, więc przystanął, by usunąć uszkodzenie. Droga w tym miejscu tworzy serpentynę. Widział więc daleko w dół. I tam dostrzegł niemiecką ciężarówkę wojskową pochyloną na jedną stronę, bo odleciało jej koło. Wóz był pełen żołnierzy, którzy gotowali się właśnie do marszu pieszo. Widocznie uszkodzenia nie udało się tak szybko naprawić. Tu w pobliżu nie ma nigdzie żadnej farmy prócz naszej, więc ta wyprawa dotyczy nas. Tego zdania był także Leif, chociaż wcale nie jest bardzo sprytny. Zostawił samochód i pognał z powrotem. Śpieszył się więc, wyprzedził ich o dobry kwadrans. Rozmawiając, doszli do obory. Dziewczyna otworzyła drzwi. Nagrzane powietrze obory uderzyło Petra w twarz. Krowy zaczęły odwracać głowy do światła. Jedna z nich zamuczała cicho. Nie bój się, ruda, przyprowadziłam wam gościa, zaśmiała się dziewczyna. Za cienkim drewnianym przepierzeniem słychać było tupanie koni. Będziesz tu leżał jak w łóżku, zakpiła Iris, rozgarniając siano. Odcinek XIV. Peter ułożył swój plecak i sięgnął do tylnej kieszeni po pistolet. Iris zauważyła ten ruch i uśmiech zniknął z jej twarzy. Do zobaczenia, Petrze, rzuciła cicho, podając mu rękę. Pochylił się ku niej i pocałował ją w policzek. Do zobaczenia, Iris. Dosłyszał, jak gwałtownie wciągnęła w płuca powietrze, przygotowany więc był na gniewną reakcję. No właśnie tam, przykryję sianem — powiedziała, a głos jej brzmiał inaczej niż przedtem. Gdy odchodziła uniósł się na swym niewygodnym posłaniu i spostrzegł, że w drzwiach odwróciła się raz jeszcze. W dni później Peter Biergaj i Iris Jergensen obozowali w wąskim wąwozie nad jeziorem Mar. Wejście do ich miejsca ukrycia tak było zarośnięte ostrężynami i dzikimi różami, że z trudem się przez nie przedarli, starając się pozostawić po sobie jak najmniej śladów. Ustawili namiot przy małym strumyczku ściekającym po skale. I wsiąkającym nieco dalej w mchy i paprocie, mieli zamiar przetrwać tu drugą noc swej wyprawy, noc miłości, taką samą, jaka była ta pierwsza. Peter raz po raz przyłapywał się na myśli, że świt nadchodzi zbyt prędko. Nie idziemy tak szybko, jak należało, rzekł z wymówką do samego siebie, gdy, trzymając się w ramionach, siedzieli przy dogasającym ognisku. Pocałował jej włosy, połyskujące złotem w świetle księżyca. Po cóż się śpieszyć, Petrze, odpowiedziała cicho. Szczęście to rzadki gość nie lubi powracać. Podniosła ku niemu głowę, a Peter tak gorąco i mocno przygarnął ją do siebie, aż jęknęła. Noc była ciepła i piękna, duszny namiot nie zachęcał wcale leżeli przed namiotem okryci kocami. Peter z oczyma utkwionymi w gwiazdy nasłuchiwał cichego oddechu śpiącej Iris. Cel jego wyprawy był już blisko, lecz teraz wydawał mu się jakiś daleki, mglisty, nierealny. Impreza się uda, musi się udać, o tym był przekonany, ale nie była już tą rzeczą najważniejszą. Miłość zmniejszyła jej znaczenie, odsunęła ją na plan dalszy. Jak to Iris powiedziała? Szczęście to rzadki gość, nie lubi powracać. Dlaczegoż nie miałoby powrócić? Kiedy wykona swoje zadanie, a będzie to już jutro, może pojutrze, wróci wraz z Iwis na Farnę i Wersena. Zostanie tam do czasu, gdy wybuchnie otwarte, powstanie. Wtedy spełni swój obowiązek, ale dlaczego i później nie miałby powrócić do Iwis? Obliczał, jakie jest prawdopodobieństwo powrotu. Stale wydawało mu się, że wystarczająco wielkie, by nie dopuścić myśli o niepowodzeniu. Jak dotąd szczęście im sprzyjało. Rewizja przeprowadzona przez Gestapo na farmie Iversena miała przebieg pomyślny. W pierwszej chwili Peter skojarzył ją ze spotkaniem z profesorem Weichmannem na dworcu w Bergen, ale wszystkie fakty przemawiały przeciw temu. Wiedział na pewno, że po drodze ze stacji wóste Oset do farmy nikt go nie śledził. Kiedy szedł, starannie zwracał na to uwagę. Parę razy krył się za przypadkowym występem skalnym, czekając, czy nikt go nie wyprzedzi. Zresztą komisarz gestapo, przeprowadzający rewizję, pokazał Iwersenowi list z donosem. Hitlerowcy lubili robić takie rzeczy, szczuli jednych ludzi na drugich. Zmącona woda zawsze coś wyrzuci na powierzchnię, zwłaszcza gdy się dosięgnie błota na dnie. Zgromadzonych w górskiej, z dala od ludzi leżącej farmie zapasów broni i materiałów wybuchowych nie znaleziono. I Wersen ukrył je dobrze na niedostępnym urwisku skalnym o kilkaset kroków od zabudowań. Biergo osobiście przeżył ciężki moment, gdy gestapowiec otworzywszy drzwi obory na czele patrolu żołnierzy wszedł do środka. Uratowało go bydło, co wspominał ze wdzięcznością, spokój krów, nie dopuszczający podejrzenia, że przed nimi w żłobie leży pod ścianem właściwy łup dla gestapo. Usnął. Obudził go wczesnym rankiem śpiew ptaków i chłód rosy. Iris jeszcze spała. Zarzucił na nią koc i wykonał kilka szybkich ruchów, by się rozgrzać. Pobiegł do pobliskiego zagajnika po suche gałęzie na ogień. Zbierając je, posłyszał głuchy warkot motoru. Wprost nad nimi leciał wielki transportowy Junkers. Był jednak zbyt wysoko, by ktoś z załogi zdołał ich zauważyć. Wieczorem tego samego dnia rozbili obóz nad słynnym z potokiem Nyset. Mogli dotrzeć nawet do wodospadu w ale znaleźliby się tam późnym wieczorem, kiedy w ciemnościach niepodobna orientować się dokładnie. Od celu dzieliło ich już teraz 10 do 12 mil prosto przez łańcuch gór Fagerstrand. Droga była krótka, lecz niebezpieczna. Leżała już w bezpośredniej okolicy Norsk Hydro. Na wszystkich szczytach rozstawione były baterie dział przeciwlotniczych, których załogi nie siedziały zapewne bezczynnie na miejscu. Plan Biergego był prosty. Chciał późnym popołudniem dotrzeć do wąwozu, w którym ukryta była ciężka woda założyć pod cysterną przyniesione cztery bomby zegarowe i odejść jeszcze przy dziennym świetle. Wybuch miał nastąpić w trzy godziny później, a w tym czasie on będzie już daleko. Chciałby Iris czekała na niego za łańcuchem Fagerstrand, ale natknął się na nieoczekiwany sprzeciw. Idę z Tobą aż na samo miejsce, nie zostawię Cię samego. Odpowiadała uparcie na wszelkie jego perswazje Iris. Niepotrzebnie narazisz się na niebezpieczeństwo, a mnie nie pomożesz. Przeciwnie, oponował zrozpaczony. Będę się denerwował, a przecież muszę tam dobrze panować nad wszystkimi pięcioma zmysłami. A dlaczego już przy mnie miałbyś stracić opanowanie? — Jeżeli mnie tu zostawisz, i tak pójdę za tobą, a raczej wtedy mogę zrobić jakieś głupstwo, niż kiedy będę z tobą — tłumaczyła i nalegała tak gorąco, że na razie dał spokój perswazjom. Powrócił do nich znowu dnia następnego, gdy schodzili z południowych zboczy łańcuka Fagerstrand. Ostatni odcinek drogi był wyjątkowo trudny. Miejscami musieli czołgać się tak ostrożnie, jak indiańscy wyjadowcy — Okazało się, że niemieckie baterie przeciwlotnicze są świetnie zamaskowane, a prowadzi do nich cała sieć mało widocznych, wąskich ścieżek. W pewnej chwili, gdy musieli przejść w poprzek taką ścieżkę, niewiele brakowało by się wpakowali w sam środek plutonu artylerzystów maszerujących ku baterii na zmianę obsługi. Cofnęli się dosłownie w ostatniej sekundzie. Ten właśnie fakt wykorzystała dziewczyna, gdy Peter znowu starał się ją namówić, by poczekała na niego w bezpiecznym miejscu. A gdzież jest takie miejsce? Musiałabym wrócić aż nad potok Nyset. Chciałbyś, żebym aż tak daleko szła sama? Najbezpieczniej czuję się przy tobie. Peter zrezygnował z dalszych nalegań. Szli ostrożnie, rozglądając się na wszystkie strony przez wysokopienny las, gdzie podszycia było stosunkowo niewiele, a drzewa rosły dość daleko od siebie. Las ten nie dawał im dostatecznej ochrony, musieli więc bardzo uważać, by nie natknąć się na kogo. Wodospad ryjukański był już blisko. Słuchać było jego głuchy łosko, taki kierunek skąd pochodził był dla Petra potwierdzeniem, że są na właściwej drodze. Miał w ręku szczegółowy plan całej okolicy wodospadu, specjalnie dla niego przygotowany na podstawie zdjęć lotniczych przez Intelligence Service. Oznaczone na nim było wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów boczny jarwą wozu i rosnące nad urwiskiem trzy sosny. Huk wodospadu nasilał się, ale kiedy już blisko celu, czołgając się, mijali szeroką leśną przesiekę, do grzmotu spadającej wody dołączył się jeszcze jakiś inny dźwięk, dochodzący słabo i z daleka. W pewnej chwili otworzył się przed nimi widok na dół w dolinę, ukazując gromady uwijających się na gruzach fabryki ciężkiej wody robotników. — To był ten hałas — rzekł zadowolony Peter i dał znak Iris, by zatrzymała się na chwilę. Spójrz, Niemcy starają się wznowić produkcję ciężkiej wody. Ucieszyliby się, gdyby im tak ktoś powiedział, że mają tuż pod ręką solidny zapas tej dziwacznej wody. Roześmieli się cicho i ruszyli znowu naprzód. Ostatnie pół godziny wspinali się stale pod górę. Teraz jednak teren opadał dość stromo w dół, aż do miejsca, gdzie wchodził pod ziemię nowy tunel odprowadzający nadmiar wód z rujkańskiego wodospadu do drugiej elektrowni. Zgodnie z mapą las tworzył tu samotny, zwężający się stale cypel otoczony z obu stron wrzosowiskiem. Grupa trzech sosen wskazująca drogę do groty z ciężką wodą powinna się była znajdować jakieś sto kroków na północ od samego krańca leśnego języka. — Tam są! — zawołał radośnie biergę. Wskazał przerwę między drzewami na trzy samotne sosny. Stały tam poskręcane skorą pozdzieraną przez gwałtowne wichury. Pnie ich połyskiwały czerwonawo w promieniach zachodzącego słońca. — Powinnaś zaczekać na mnie tutaj w tym lesie, Iwis, prosił Peter raz jeszcze. — Założę bomby i zaraz wracam. Wahała się, ale gdy nalegał, coraz mocniej ustąpiła. — Podejdę z tobą jeszcze na sam brzeg lasu, ale gdyby to zbyt długo trwało, zejdę do ciebie. — Nie, nie rób tego — Mogłabyś wszystko zepsuć, gdyby cię tak kto przypadkiem zauważył, stanowczo sprzeciwił się Peter. Nigdy przecież nie wiadomo, ile czasu zabierze tak niezwykła robota. Rozmawiając dotarli na skraj lasu. Peter miał teraz przed sobą krótki kawałek odsłoniętej drogi do wejścia do wąwozu. Już chciał się z nią pożegnać, gdy nagle dziewczyna schwyciła go za rękę. Co to jest? wykrztusiła przerażona. Las zachodził za występ skalny górujący nad niewielką kotliną. Mimo iż na mapie w kotlinie tej nie było żadnej drogi, dobiegał stamtąd warkot motoru pracującego na wysokich obrotach jak w samochodzie wspinającym się pod stromą górę. Kilku krokami dopadli w brzegu lasu i ukryci za drzewami spojrzeli w dół. Cały teren widny był jak na dłoni. Nierówną trawiastą, bardzo stromą kotliną piął się w górę samochód ciężarowy zatłoczony do ostatniego miejsca brygadą więźniów z żółtymi opaskami. Każdy z nich miał w ręku rydel lub łopatę. Peter spojrzał w dół i w górę kotliny. Oddech zamarł mu w piersi. Zauważył, że kończy się ona stromym urwiskiem, niedostępnym nawet dla motocykla, i że z kotliny prowadzą w bok tylko dwa wąwozy, jeden szerszy, leżący pod nimi na prawo, drugi węższy znacznie i bliższy. Ten, właśnie, w którym ukryta była ciężka woda. Samochód mijał właśnie szerszy wąwóz. Kilka najbliższych sekund miało zadecydować o wszystkim. Peter stał i nie spuszczał wzroku z wozu, który podskakując na nierównym terenie przechylał się raz po raz z boku na bok. Stało się to, czego obawiał się najbardziej. Wóz minął wejście do pierwszego wąwozu i zmierzał ku drugiemu, gdzie znajdowała się ciężka woda. Motor warczał już bezpośrednio pod nimi, przyszliśmy za późno. To moja wina, szepnęła zgnębiona Iris. — Nie, jeszcze nie jest za późno jeszcze tam nie dotarli odparł surowo Peter. Zdjąwszy ciężki plecak z bombami z pistoletem, otworzył go szybko. Położył się na ziemi i mierzył starannie. Uwaga ludzi w wozie skupiała się na karkołomnej drodze. Nikt nie spojrzał w stronę występu skalnego leżącego powyżej. Seria ze stena rozpłynęła się w łoskocie motoru. Przestrzelona chłodnica nie mogła od razu spowodować zatrzymania samochodu, ale prawdopodobnie któraś z kul trafiła w przewód benzynowy. silnik ucichł. Nagle zachrapał krótko, a zaskoczony kierowca ledwie zdołał zahamować wóz, by nie potoczył się w dół. Peter z całym opanowaniem przerwał serię ze stena w tej samej chwili, gdy na dole zaległa cisza. Tylko zdradliwy obłoczek spalonego prochu strzelniczego rozpływał się powoli nad kotliną. choć syknął. Schwycił iris za rękę i pociągnął ją szybko pod trzy sosny. Pobiegli nad kotliną, skąd dobiegał gwar głosów. W kilka sekund dopadli samotnej grupy drzew. Peter wyciągnął z plecaka wszystkie cztery bomby zegarowe. Przewlekł przez ich pętle rzemyk i przywiązał go sobie do paska. — Schodzę na dół do wąwozu, a ty idź stale naprzód wzdłuż niego. — O, w tym kierunku — mówił szybko wskazując ręką. — Jakiś sto kroków stąd jest płytki parów prowadzące z powrotem do lasu. Idź tamtędy i poczekaj na mnie na skraju lasu. — Ja bym chciała — zaczęła zaniepokojona Iris — na irys. miłość boską. Nie sprzeciwiaj się, tu chodzi o życie. Usłuchaj mnie — wybuchnął z pasją, ale zaraz wstyd mu się zrobiło własnego nieopanowania. — No idź, kochanie — dodał łagodnie. Nie czekając na jej odpowiedź, sunął się po stromym, kamienistym zboczu wąwozu. Rozdział 13. Peter wiedział doskonale, że podjął w tej chwili szaleńczą walkę z czasem o każdą sekundę. Lecz mimo to musi działać spokojnie i z rozwagą. Nie miał żadnych bliższych danych co do położenia skrytki z ciężką wodą. Wiedział tylko tyle: znajduje się ona o 100 kroków od grupy sosen. Szedł szybko i uważnie liczył kroki. Wąwóz zwężał się i zakręcał w lewo. Trzeba było także przedzierać się przez jeżyny, które najwidoczniej swobodnie rosły tu od tego czasu, gdy Dal wraz z swymi pomocnikami ukrył wśród skał ciężką wodę. Doliczywszy się ostatniego kroku, przystanął i rozejrzał się wokoło. Wąwóz był tu szeroki, zaledwie na pięćdziesiąt stóp. Pod jedną z jego ścian leżała kupa kamieni sięgająca w wysokości kilku stóp. Mogło to być przypadkowe usypisko, a woda równie dobrze mogła być zakopana głęboko w ziemi, tuż pod jego nogami. Ale Bierge gorączkowo uchwycił się tej właśnie ostatniej nadziei. Przypadł do sterty i zaczął szybko drzucać kamienie. Po paru zaledwie minutach oczom jego ukazał się otwór. Omal nie krzyknął z radości, lecz opanował się i powrócił do pracy, zwiększając jeszcze tempo. Pod strumieniami spływał mu z czoła. Skórę na palcach zdartą miał do krwi, ale ostatecznie odsłonił cały otwór. Teraz schylił się i wczołgał do małej groty. Po dwóch krokach natknął się na zbiornik z ciemnego metalu cysterna z ciężką wodą. Przykucnął i rozwiązał rzemyk przytrzymujący bomby zegarowe. Teraz tylko nastawić wybuch na czas możliwie najkrótszy, by Niemcy nie zdołali mu przeszkodzić. Przy wpadającym do groty świetle przyjrzał się pierwszej bombie i skamieniał z rozpaczy. Taśma zegarowa kończyła się na godzinie pierwszej. Wcześniej niepodobna było spowodować wybuchu. Kiedy się opamiętał, odłożył bombę i szybko zaczął przeglądać dalsze. Niestety wszystkie miały te same taśmy. Sprawa była przegrana. W bezgranicznej desperacji stał, patrząc szklanym wzrokiem na owe narzędzia zniszczenia, za godzinę, a tymczasem Niemcy, idąc nawet powoli piechotą, będą tu najpóźniej za kwadrans. Zapominając, że grota ma nieznaczną wysokość, poderwał się gwałtownie i uderzył głową o skałę. Ostry ból przywołał go do rzeczywistości. Zatoczył się lekko, noga zaczepiła o coś. Pochylił się. Spostrzegł długą rurkę metalową i tkwiący w jej zakończeniu lejek. Natychmiast zorientował się w jej przeznaczeniu i uszczęśliwiony odetchnął z ulgą. To przy pomocy tej rurki dal wlewał ciężką wodę do cysterny, więc musi tu gdzieś być zamknięcie. Macając ręką powierzchni cysterny, znalazł je tuż przy frontowym narożniku. Oceniwszy średnicę rurki, zaczął ją z całej siły zginać na kolanie, tuż przy lejku, szybko przeprowadzając w myślach obliczenia. Tak, przy pomocy tej rurki uda się... 350 litrów wycieknie przez nią w ciągu kwadransa. Pokonawszy wreszcie opór twardego metalu i wygiąwszy odpowiednio rurkę, rozpoczął z kolei walkę z nakrętką cysterny. Była zardzewiała i nie dawała się odkręcić. Kiedy zmógł ją ostatecznie, szybko wetknął rurkę w odsłonięty otwór. Westchnął z radości, gdy sięgnęła samego dna. Teraz ciężka woda wycieknie z cysterny do ostatniej kropli. Trzeba było tylko podciągnąć ją w górę, pokonać opór powietrza. Nie było innego sposobu, jak przyłożyć usta do lejka i powietrze z rurki wciągnąć do płuc. A było go tam sporo. Już niemal tchumu brakowało, gdy nagle poczuł na wargach pierwsze krople płynu. Wypluł wodę z łus, trochę jednak musiał jej połknąć. Przypomniał sobie, co o niej mówiono: że jest trująca, że wrzucone do niej ryby giną, ale kto by tam zwracał uwagę na takie drobiazgi. Z radością obserwował spływający po pochyłej ścianie lejka wąski strumyczek. Zdumiał go fakt, że tak lśni, odbijając wpadające tu z zewnątrz światło. Strumyczek spływał na głazy i ginął wśród nich. Nagle Petra uderzyła myśl, jakże po barbarzyńsku obchodzi się z tym drogocennym płynem, który wart jest tyle, ile czyste złoto. Przeniósł wzrok na lejek. Miał jakieś podświadome uczucie, że coś nie jest w porządku. Istotnie, woda nie wyciekała tak szybko, jak oczekiwał. Nagle przyszło mu na myśl, że to przecież rzecz naturalna, bo przez zgięcie zmniejszyła się przepustowość rurki. Nie, to nie to, coś tu... Coś innego jeszcze przeszkadza. Starał się koncentrować myśli, do których wdarł się chaos od chwili, gdy dostrzegł niemiecki samochód. Z zamyślenia wyrwał go huk strzałów. Nasłuchiwał przez chwilę, skąd pochodzą, lecz w skalnej jaskini niepodobna było tego określić. Wybiegł na zewnątrz i natychmiast ustalił kierunek. Strzały dobiegały od wejścia do wąwozu. Na moment strach go ogarnął, że to Niemcy strzelają do IRIS. Ale zaraz przypomniał sobie położenie kotliny, którą dziewczyna miała uciekać do lasu. Wąwóz łączył się z kotliną za sporym zakrętem, gdyby więc strzały wymierzone były w dziewczynę, słuchać by je było z lewej strony od przodu, nie zaś od tyłu na prawo. Czas najwyższy wracać do ilis. Badał wzrokiem zbocze, wypatrując najbliższej drogi do lasu i machinalnie wsłuchiwał się w nasilającą się coraz bardziej strzelaninę. Wybijał się wśród niej jakiś specjalny dźwięk, którego początkowo nie umiał sprecyzować. Kiedy wreszcie mu się to udało, zanim jeszcze wdrapał się na krawędź wąwozu, szaleńczy strach schwycił go za gardło. Ten dziwny, tak odmienny od innych dźwięk to bez wątpienia angielski pistolet maszynowy Wickersa. Nie, nie, nie mógł się mylić. Słyszał go tyle razy. Nie słuchał już rzucił się bez namysłu w stronę ujścia wąwozu. Nie zwrócił nawet uwagi na fakt, że strzały były coraz mniej regularne i wreszcie umilkły. Zanim jeszcze dobiegł do trzech sosen, zauważył Iris. Leżała na wznak, z lewą ręką przy boku, a prawą, z której wypadł automat odrzuconą w bok, z palcami zarytymi w ziemię w ostatnim skurczu śmierci. Wąska stróżka szkarłatu przysła już na bladej twarzy, krwawiący otwór w skroni był tak mały, że ledwie widoczny. Peter. Przypadł do nieruchomego ciała, podniósł je, lecz głowa opadła bezwładnie w tył. Daremnie wołał iris. Całował jej usta, włosy, szeroko otwarte oczy. Powieki nie drgnęły, a uparcie zaciśnięte wargi pozostały nieme. Tylko jakby w odpowiedzi na jego wołania niżej w dolinie odezwały się strzały. Ostrożnie złożył nieruchome ciało na trawie. I podniósł broń, skuliwszy się za głazem, spoza którego przed chwilą jeszcze strzelała jej spojrzał na dół w kotlinę. O sto kroków od wejścia do wąwozu leżeli nieruchomo dwaj żołnierze. Powyżej nich na zboczu kryli się strzelcy, trzymający pod obstrzałem wejście do wąwozu. Dołem szła powoli w jego stronę gromada więźniów z łopatami i kilofami nadzorowana przez żołnierzy, którzy za tą gromadą nieszczęśników kryli się jak zatarczą przed pociskami niewidzialnego strzelca. Peter zacisnął zęby i czekał. Nierówność terenu rozproszyła idącą kolumnę i na chwilę odsunęła zasłonę z ciał ludzkich od żołnierzy. To właśnie był moment, na który liczył. Nacisnął spust i wygarnął resztę znajdujących się w magazynku pocisków. Dwaj ludzie zatoczyli się, wypuszczając broń z rąk, pozostali natychmiast padli na trawę, a grupa więźniów rozbiegła się z krzykiem. Teraz strzelanina ze zbocza skupiła się na stanowisku Petra. Nie zwracał jednak na to uwagi. Rozglądał się, szukając wzrokiem swojego plecaka. Wykrył go wreszcie kawałek dalej. Obok leżał plecak Irisa, w nim lekkie wyposażenie niezbędne do biwakowania. Szybko poczołgał się w tę stronę. Po drodze coś stuknęło go w lewy łokieć, ale nie przejął się tym. Plecak był pusty. Magazynek w automacie był ostatni. Wszystkie inne wystrzelała Iris. Pozostał mu tylko rewolwer, ale zasięg jego był mały. Teraz zjawiła się pokusa, przytknąć go do własnej skroni, ale rzuciwszy spojrzenie na spokojną twarz dziewczyny, wyczytał w niej wyrzut. Masz rację, Iris. Wykonałbym tylko za nich robotę. Stał patrząc na nią. Nie miał sił rozstać się z nią. Gdybyż można. Ją było chociaż ukradkiem pochować, by nie wpadła w ręce tych morderców. Naraz coś bzyknęło mu koło ucha, jakiś rozpalony drut boleśnie smagnął mu twarz. Instynkt samozachowawczy zmusił go do szukania schronienia w trawie za korzeniami sosen powykręcanych w dziwaczne łuki. Niemcy wciąż jeszcze nie odważyli się wejść do wąwozu, ale ich strzelcy, kryjący się w załomach wysokiego zbocza, mieli cały wąwóz pod obstrzałem. Kuląc się do ziemi, Peter zaczął się czołgać po zboczu w górę. Gdyby mógł dotrzeć do płytki kotlinki, którą miała się wycofać Iris, wówczas zasłonięty przed niemieckimi kulami mógłby jeszcze się wymknąć. Pasmo odsłoniętej trawy stanowiło teraz punkt krytyczny. Peter porzucił czołganie się, postawił wszystko na szybkość. Udał się. Zdyszany położył się w kotlince, a tymczasem Niemcy, Pasmo trawy, przez które zdołał przebiec, zasypywali wprost strzałami. Dopiero teraz Peter zauważył, że ma przestrzeloną lewą rękę. A rana zaczęła boleć, ale co gorsza, krwawiła mocno, pozostawiając za nim czerwone ślady. Przewiązał w chusteczką do nosa, jej końce uwiązał do guzików kurtki i pobiegł płytkim rowem do lasu. Nie był to szczęśliwy kierunek, ponieważ jego prześladowcy wiedzieli, że tam będzie uciekał. Cóż, na razie nie miał innego wyboru. Na zakręcie, za którym zaczynała się kamienista droga, przystanął. Poczuł bezgraniczne zmęczenie, a las wydawał mu się jeszcze tak daleko. W tym miejscu płytki rów zmieniał się znów w głębszy wąwóz o bardzo stromych ścianach. Zrezygnował więc z poprzedniego planu ucieczki do lasu i ostatkiem sił próbował wspiąć się na górę po stromym zboczu. Nie bardzo mu się to udawało. Kamienie usuwały mu się spod nóg, parę razy obsuwał się w dół, ale ostatecznie zdołał wydostać się na mniej strome zbocze. Przy czołganiu się mógł pomagać sobie tylko jedną ręką, a to wyczerpywało go bardzo. Z trudem chwytał oddech ustami, dusząc się z braku powietrza. W głowie huczał szalony łomot krwi. Wreszcie zabrakło mu sił, nie mógł posuwać się dalej. Zobojętniały na wciąż jeszcze bliskie niebezpieczeństwo. Skulił się jak szczute zwierzę za małą kępą gęstych krzaków dzikiej róży. Leżał bez ruchu, z oczyma utkwionymi w głąb wąwozu, skąd lada chwila powinni zjawić się jego prześladowcy. Nie myślał o nich, nie myślał o niczym konkretnym. Gnębiło go tylko uczucie ogromnej straty, zaprzepaszczenia czegoś, czego już w żaden sposób nie da się odzyskać. Uczucie to powoli przeradzało się w głuchy, rozpaczliwy ból. Obojętnie patrzył na mały oddział żołnierzy, który pojawił się nagle na urwisku i z bronią gotową do strzału powoli posuwał się naprzód. Żołnierze bacznie rozglądali się na wszystkie strony. Robiło to wrażenie, że ich zadanie wcale im się nie wydaje przyjemne. Minęli miejsce, gdzie ukrył się Peter, on zaś bez zainteresowania obserwował ich powolny marsz w stronę lasu. Co oni zrobili z Iris? Myśli jego bezwiednie skupiły się na tym jednym problemie. Wciąż miał przed oczyma skamieniałą, pobladłą twarz z grymasem uporu na zaciśniętych, pozbawionych już krwi wargach. Nie usłuchała go. Wróciłaby osłaniać jego pracę. Czyż to było potrzebne? Czy nie byłoby się udało także i bez jej ofiary? Można oszaleć, krążąc nieustannie w zamkniętym kole stale tych samych pytań. Poszli wykonać określone zadanie, jak żołnierze na froncie. Zadanie to wykonali. Ukryta w skale ciężka woda, niezbędnie potrzebna wrogowi, wyciekła do ostatniej kropli. Nagle podświadome uczucie, z jakim wyszedł z groty, że coś nie jest w porządku, skrystalizowało się w całkowitą pewność. Zataił oddech. Spokojniejsze, już tętno krwi, znowu uderzyło gwałtownie w skroni. Teraz już wszystko widział jasno. Cała rozpacz, z której tak bardzo pragnął się wyzwolić, drapieżnie skoczyła mu do gardła. Nie, nie zniszczył zapachu ciężkiej wody, nie mógł jej zniszczyć. Otwór lejka umieszczony był zbyt wysoko, więc po nieznacznym obniżeniu się powierzchni woda przestała wyciekać. To przecież podstawowe prawo fizyczne naczyń połączonych, o którym on fizyk nie pamiętał. Lecz gdyby nawet pamiętał, sprawa i tak była przegrana. Zdusiło ją w zarodku nieoczekiwane nadejście Niemców. Fakt, że bomb niepodobna było nastawić na wcześniejszy wybuch, że rurka, którą znalazł w grocie nie była odpowiednia, to już sprawy podrzędne. Ale kto zdradził Niemcom istnienie skrytki? Czy Iris mogła mieć rację, mówiąc, że to z jej winy przybyli na miejsce za późno? Tyle samo winien był i ona, może nawet i więcej, że niepotrzebnie zatrzymywali się po drodze. Nagle tuż za jego plecami ktoś lekko zakasłał, powoli odwrócił głowę, nie próbował nawet sięgnąć po rewolwer. Mężczyzna stało parę kroków od niego, ponad krzakami widoczna była górna część jego postaci. Miał twarz proroka ze Starego Testamentu, niepotrzebna była nawet żółta opaska na podartej bluzie, bo Peter zorientował się, że stoi przed nim żyd więzień. Oczy ich spotkały się. Co mu obiecali ci faszyści? Za to, że mnie odnajdzie, przemknęło Petrowi przez myśl. Może tylko dodatkową porcję jedzenia, może nawet skreślenie z listy transportu do komór gazowych. Chwilę tak patrzyli sobie w oczy. Potem Żyd wyciągnął rękę do krzaka róży. Peter obserwował jego ruchy. Żyd oderwał ostrożnie listek poplamiony krwią, zdusił go w malutką kulkę i rzucił w trawę. Peter, tając oddech, nie spuszczał z niego oczu. Chciał coś powiedzieć, lecz że zaschnięte gardło nie zdobyło się na dźwięk. — Znalazłeś coś, ty, żydowska świnio? — odezwał się głos z dołu. — Garnix her, soldat! Absolutnie nic, panie żołnierzu! — odpowiedział pokornie Żyd i kuląc się pod gradem przekleństw, jakimi zasypywał go tamten odszedł. Odcinek piętnasty Nagle wrócił się. I podszedł znowu do kryjówki Petra. Teraz tego pożałował i wróciłby mi powiedzieć, że musimy mnie wydać, pomyślał Peter. Uważał za swój obowiązek ułatwić tamtemu zadanie, odciążyć jego sumienie od poczucia winy. Moje życie i tak już nic nie warte argumentował, więc skoro mogę pomóc w ten sposób Żydowi za ten jego gest, o tym lepiej. Już otwiera usta, by mu to powiedzieć, gdy nagle Żyd sięgnął do kieszeni i rzucił mu skórkę brudnego, zgniecionego chleba. I zanim Peter zdołał ochłonąć ze zdumienia, zniknął. Rozdział 14. Z małego przedpokoju, w którym czekał Peter Bierge, przez szerokie okno widać było obszerny plac, ratusz z masywną czworoboczną wieżą i wznoszącą się nad nią smuklejszą dzwonnicą. Przez zamknięte okno dobiegała aż tutaj hałas dworca głównego Sztokholmu. Gwizdanie lokomotyw, głuchy łoskot kół odchodzących pociągów, zgrzytanie hamulców. Po ulicach chodzili tu ludzie, którzy jęk syren alarmowych znali tylko z ćwiczeń obrony przeciwlotniczej. Było południe. Mieszkańcy szczęśliwego miasta, które nie znało wojny, szli właśnie na obiad. Peter obojętnie obserwował ruch uliczny, czekając cierpliwie, aż zechce go przyjąć pan Henry Conington. Mr. Conington. Oficjalnie był głównym przedstawicielem na Szwecję firmy British First Sewing Machines Company. Lecz troska o wywóz maszyn do szycia z Wielkiej Brytanii nie wypełniała całego jego czasu bez reszty. Znacznie bardziej absorbowała go działalność, którą mu zlecono jako jednemu z najzdolniejszych pracowników British Intelligence Service. Sporo już. Czasu minęło od chwili, gdy Bierge doręczył mu w kopercie swój numer rozpoznawczy, ale mister Connington zwlekał. Więc Bierge cierpliwie czekał. Pogrążony w myślach, nie czuł nawet, jak czas ucieka. Myśli jego nieustannie powracały do wypadków pod wodospadem w Ryukanie, zatrzymując się uparcie na dwóch wspomnieniach. Jedno charakteryzowała nieruchoma postać dziewczęcia z przestrzeloną skronią. Drugi stary żyd więzień, który rzucił mu skórkę chleba. Były to dwa najbardziej wstrząsające momenty w jego dotychczasowym życiu. Jeden uzupełniał drugi. Pierwszy był niejako jego prywatną własnością. Pozostały świat nie miał doń żadnego prawa. Natomiast drugi przypomniał mu w krytycznej chwili więź łączącą go z wszystkimi ludźmi. Ich ideały, o które teraz rozdarty świat, Toczył walkę ostatnią decydującą. Ten drugi zjawił się w odpowiedniej chwili. Obudził go do nowego życia. Drzwi otwarły się cicho. Do poczekalni wszedł niski, grubawy pan z głową łysą jak kolano. Jestem Henry Conington, przedstawił się ściskając lekko rękę Petra. Puścił go przed sobą do bardzo skromnie urządzonego gabinetu i starannie zamknął za sobą drzwi, obite grubą warstwą izolacji dźwiękoszczelnej. Czym mogę panu służyć? Zapytał, gdy Peter usiadł. Peter zrobił zdziwioną minę. Posłałem panu kartkę z numerem. Owszem, przerwał mu handlowiec, ale numery mogą mieć rozmaite znaczenie. Czy chciał mi pan przekazać coś konkretnego? Peter zawahał się. Ostatecznie to także mogła być pułapka. Któż może mu zaręczyć, że ten tak nieciekawie prezentujący się handlowiec jest istotnie agentem Intelligence Service? Wprawdzie adres jego otrzymał w londyńskiej centrali wywiadowczej, ale bez dokładnego rysopisu. Niejedno mogło się wydarzyć w ciągu długiego czasu jego podróży. Hitlerowcy wszędzie mieli swoich szpiegów. W Szwecji roiło się wprost od nich. Któż może mu zaręczyć, że naprzeciw niego nie siedzi niemiecki szpicel admirała Kanarisa? Poruszył się i nieznacznie przesunął rękę ku kieszeni z rewolwerem. Od chwili wejścia do tego pokoju miał nieprzyjemne uczucie, że ktoś go obserwuje. Daremnie jednak poszukiwał oczyma tej trzeciej osoby. Po tej twarzy tengiego mężczyzny przemknął ledwie widoczny uśmiech. Pan chciał zawrzeć jakąś transakcję z naszą firmą. Uprzedzam, że teraz skutkiem wojny terminy dostaw są bardzo długie. Mówiąc to, pan Konington bawił się marmurowym przyciskiem od którego biegła cienka, ledwie widoczna, znikająca gdzieś pod biurkiem nitka. Bierger obserwował ruchy jego rąk i nie odpowiadał. Nagle umieszczony po środku przycisku szklany guzik zabłysnął zielonym światłem, które natychmiast zgasło. Mr. Conington wyprostował się i wyraz obojętności zniknął z jego twarzy. Tak, pan istotnie nazywa się Peter Bierger, był pan wysłany w tajnej misji do Norwegii, rzekł, odkładając przycisk. Peter zorientował się, że jakiś niewidzialny pomocnik agenta zdążył go przez ten czas zidentyfikować. Bez wątpienia przy pomocy dokładnej fotografii, jakich cały szereg zrobiono w londyńskiej centrali i sygnałem świetnym, zawiadomił o tym swego szefa. Nie powiodło się panu, a pańska pomocnica Iris Jergesen zginęła w akcji, ciągnął dalej człowiek z Intelligence Service. Peter zacisnął wargi. Słowa agenta dotknęły owego czułego punktu w jego wspomnieniach, do którego za wszelką cenę starał się nie wracać. Agent spojrzał na niego uważnie, zorientował się, ale tylko częściowo. Dziwi się pan, że zna jej nazwisko. W całej norweskiej prasie była jej fotografia, a nawet w większych pismach Szwecji. Zidentyfikowali ją koledzy kislingowcy z Wydziału Lekarskiego. A co się stało z stryjem? Agent machnął ręką. — Przypuszczam, że jeszcze żyje. — Dajmy temu spokój. Niech mi pan raczej powie, jak się pan uratował. Peter zaczął opowiadać bez entuzjazmu. W kryjówce swej przetrwał aż do nocy. Potem zgłodniały i osłabiony znacznym upływem krwi... Próbował dostać się do lasu. Udało mu się to, ale w ciągu krótkiej, trwającej zaledwie dwie godziny nocy nie zaszedł zbyt daleko. O świcie upadł zemdlony w pobliżu miejsca, gdzie pracowali drwale wycinający drzewa dla niemieckiej fabryki celulozy. Znalazł go jeden z robotników i na plecach przyniósł do obozu. Byli to wspaniali ludzie, wszyscy bez wyjątku, nie znalazł się wśród nich zdrajca. Ukryli go, a gdy rana zaczęła jątrzyć się i ropieć. Młody leśnik nadzorujący pracę całego szeregu takich obozów przywiózł na motocyklu lekarza aż z Kongsbergu, miasta kopalń Srebra, odległego o 50 mil. Poprzez łańców niemieckich patroli poszukujących Biergego przewiózł go nocą do obozu. W obozie przeleżał pełnych pięć tygodni. W tym czasie dwa razy zjawili się Niemcy na rewizję, ale oba razy drwale uprzedzeni zawczasu przez wartowników przenosili chorego na niedostępne urwisko. Na które wejście zamaskowane było wysoko spiętrzonym drewnem. Kiedy wreszcie Peter wyzdrowiał, leśnik przewiózł go w przebraniu gajowego do Kongsbergu. Stąd, za cudzym dowodem osobistym, dostarczonym także przez jego opiekuna, przedostał się pociągiem przez Oslo do Kongsvinger w pobliżu granicy szwedzkiej. Od leśnika dostał również adres pastora Patrioty, ten zaś dał mu przewodnika na przejście granicy, miejscowego przemytnika. Teren był trudny, droga, jaką musieli zrobić w ciągu krótkiej, letniej nocy, wyjątkowo męcząca, ale za to nie spotkali na niej nikogo. Na krótko przed świtem Bierge znalazł się na terenie kraju, który nie zaznał niemieckiej okupacji. Ciężka woda, której nie udało się panu zniszczyć, jest obecnie w Berlinie, ściśle mówiąc w Dalem pod Berlinem w Kaiser Wilhelm Institut. Poinformował go Konington, gdy Peter skończył opowiadanie. Peter zmarszczył brwi. Ale teraz chyba to już nie takie ważne, skoro mamy drugi front. Rzucił z przymusem. Wojna wnet się skończy. Sprawy nie idą tak szybko, jak to sobie wyobrażaliśmy, przyznał niechętnie agent, przymykając oczy. Dopiero wczoraj zdobyto Szerburg, który już od czternastu dni powinien być w naszych rękach. Czy wie pan, że 15 dwadzieścia minut przed północą Niemcy zaczęli ostrzeliwać rakietami Londyn? Wiem, Bierwie skinął głową, ale sądzę, że to da się wytrzymać. Agent uśmiechnął się smętnie. To zależy, co zdaniem pańskim da się wytrzymać. Na razie, specjalnie mocno zaakcentował ostatni wyraz. Potem nachylił się w stronę Petra, położył mu rękę na kolanie. Jakkolwiek od samego początku mówił cicho, teraz głos zniżył się do szeptu. Powiem Panu coś, o czym wie niewielu ludzi. Jak dotąd Niemcy używają niezbyt szybkich rakiet o stosunkowo niewielkim zasięgu wszystkiego, 300 mil nie więcej. Ale posiadają już rakiety udoskonalone o zasięgu trzykrotnie większym, z niezwykle małą komorą dla ładunku wybuchowego. Znaleźliśmy resztki takiej rakiety odpalonej na próbę z Peneminde poprzez Bałtyk. Oni sobie wyobrażali, że spadnie gdzieś za brzegami Norwegii, a tymczasem jakoś zmieniła trasę i spadła nad rzeką Torne, w i Lapoń. Przebyła pełnych 900 mil, całych 14 stopni szerokości geograficznej. Resztek znalazło się tyle, że udało się ją zupełnie dobrze zrekonstruować, oczywiście w głównych zarysach. Dlaczego ma taką małą komorę na ładunek wybuchowy? Specjaliści uznali, że zmieści się w niej 200-funtowy ładunek. Agent zamilkł. Peter milczał także. On wiedział, co znaczą te niezwykłe wymiary w nowej rakiecie, a był przekonany, że przedstawiciel brytyjskiego wywiadu wie o tym także. Nawet o połowę ładunek jądrowy wystarczy, by większą część Londynu obrócić w gruzy. Wszystko zależy tylko od tego, ile masy uda się przy wybuchu zamienić w niszczącą energię. Rosjanie są świetni, ale stale jeszcze stoją przed Mińskiem. Pobiją Niemców na Wschodzie, a my pobijemy ich na Zachodzie, to oczywiste, ale jak długo to jeszcze potrwa? Wojna na pewno przeciągnie się przez zimę. Ruch jaki wykonał Peter zdradzał zaskoczenie. Agent uśmiechnął się. Wielu ludzi u nas wiadomość taka równie by zaskoczyła jak pana, gdyby do nich dotarła. Niech pan sobie wyobrazi, że te rakiety można wystrzelić na Londyn nawet i z płonącego Berlina podpalonego przez nasz czy rosyjski obstrzał artyleryjski. A jakież to będzie zniszczenie, jeżeli użyją ładunków atomowych? Umilkł, pozostawiając Petrowi czas na zastanowienie się. Myśli Petra biegły szybko. Hitorowcy stale mówili, że losy tej wojny nie są jeszcze bynajmniej przesądzone i że w ostatniej chwili odwrócą się na ich korzyść. Poznał ich dotąd jako ludzi myślących realnie. Ta ich wiara musi się opierać na czymś konkretnym. Nie wątpił o tym ani na chwilę. Bomba atomowa to ich zasadniczy atut. W dalem pod Berlinem, w potężnym kompleksie gmachów instytutów naukowych nazwanych imieniem ostatniego cesarza, Robią ostatnie przygotowania. Może dałoby się jeszcze coś zrobić tam na miejscu, zaczął. Byle tylko tam się dostać. Mr. Connington popatrzył nań ze zdziwieniem. Miałby pan ochotę spróbować raz jeszcze i to bezpośrednio w jaskini lwa? Peter potwierdził z całą energią. Tak, winien to jestem samemu sobie i tym, którzy mnie wysłali. Pan jest fizykiem, a profesor Han, pierwszy odkrywca istoty łańcuchowego wyzwalania się energii atomowej, który bez wątpienia kieruje obecnie pracami nad bombą atomową, to chemik. Ciągnął zamyślony agent. Może nie stanowiłoby to przeszkoda, nawet przeciwnie. Jeżeli to, co mamy w przygotowaniu, powiedzie się, mogłoby się okazać nawet pomocne. Nic nie wskazywało, że agent zechce wyjaśnić swe zagadkowe słowa. Wstał, podał Petrowi rękę. I polecił mu zgłosić się do niego za trzy dni. Kiedy w trzy dni później Peter Bierge zameldował się swym nowym nazwiskiem, pod jakim figurował wśród mieszkańców hotelu Regina, wprowadzono go od razu do gabinetu Koningtona. Zastał agenta w świetnym humorze. Nie będę pana długo zatrzymywał, rzekł, otwierając szuflady biurka. Oto pański nowy paszport. Podał cienką książeczkę w zielonej okładce. Peter otworzył ją i osłupiał. Zawierała jego własną fotografię z pieczęcią szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pod lwem wazów trzymającym topór w łapach widniała w językach szwedzkim i francuskim normalna formuła, nazwisko i dane. Gustav Nilsson, doktor filozofii, lat 29, asystent Instytutu Fizyki przy Uniwersytecie w Lund. Czy istnieje naprawdę jakiś Gustav Nilsson? pytał zdumiony. Agent skwitował pytanie uśmiechem. Istnieje i jest na najlepszej drodze do zrobienia majątku, ale teraz dajmy temu spokój. Ma pan tu adresy dwóch ludzi w Berlinie, podał mu kartkę. I ma pan dokładnie pięć minut czasu, by nauczyć się ich na pamięć, bo kartki tej panu nie dam. A tu ma pan pieniądze, oczywiście, tylko szwedzkie, jest ich niewiele, ale gdyby pana rewidowano, fakt, że młody asystent uniwersytetu ma dużą sumę pieniędzy, mógłby wywołać zdziwienie. Gdyby panu było potrzeba więcej pieniędzy, dostanie je pan pod którymś z tych dwóch adresów, ale najlepiej będzie zwracać się tam tylko w ostateczności. Odebrał od Petra kartkę z adresami i wsunął ją do szuflady. Potem podał mu małą buteleczkę z żółtego szkła zatkaną szklanym korkiem. Peter ze zdziwieniem spoglądał na wypełniający ją do połowy biała wyproszek. To jest rzecz bardzo cenna, która wprowadzi Pana do profesora Hanna, oświadczył agent, lecz nie dowierzając własnej pamięci, zajrzał do małego notatnika z gęsto zapisanymi stronicami. Próbka polucytu, rudycezu, w której znajduje się nieco rubidu i strontu. Pański szef, profesor Svedberg z Lund, przeprowadził analizę jej składu objętościowego przy pomocy spektografu mas. No, jak się to nazywa? Ja bym się. W tym nie wyznał. Mam wrażenie, że się to nazywa izotop strontu. Niech się pan tym nie kłopocze, przerwał mu szybko Biergę. Dla mnie to jest zupełnie jasne. Profesor Swedberg dokonał analizy fizycznej tego minerału, by określić jego wieka. Teraz z kolei profesor Hahn dokona analizy chemicznej. Ja mam nauczyć się od niego metody tej analizy chemicznej, prawda? Chodzi o nową metodę określania wieku kuli ziemskiej, czy tak? Świetnie się pan orientuje, potakiwał zachwycony mister Konington. Byle tylko miał pan tyle szczęścia, ile ma pan wiedzy. Rozdział 15. W owym piątym roku wojny komunikacja między Szwecją i Niemcami była bardzo ograniczona. Ciężkie statki, pod których pokłady wjeżdżały w Treleborgu całe pociągi, by opuścić się dopiero na niemieckiej ziemi w Sasnic, nie kursowały. Bierge musiał więc do przeprawy przez Bałtyk posłużyć się małym, szybkim statkiem pasażerskim Gustav Waza. Rewizja w małym porcie w Zasnic była bardzo szczegółowa. Mimo iż miał dokumenty kuriera szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i list polecający ambasady niemieckiej w Sztokholmie, musiał otworzyć wszystkie swe bagaże. Mała skrzynka, w której wiózł parę funtów rudy polucytowej spowodowała, że oddzielono go od grupki innych pasażerów i kazano czekać, w drewnianej hali zbombardowanego dworca. A tymczasem fachowcy pirotechnicy bez wątpienia poddawali niewinną rudecezu jakimś analizom. Bierge z całym spokojem podporządkował się wszystkim tym formalnościom. Nic złego stać się nie mogło. Wszystko do ostatniej literki było prawidłowe i w porządku. Wyjątek stanowiła tylko jego własna osoba. Mało jednak, że było prawdopodobne, by w tym na wpół wyludnionym nadbałtyckim porcie mógł natknąć się na ludzi znających go pod jego własnym nazwiskiem. W ciągu paru godzin wyczekiwania przeżył dwa małe naloty lotników radzieckich, a w pociągu do Berlina trzy dalsze. Co prawda, front radziecki w tym czasie znajdował się jeszcze gdzieś pod Wilnem, odległy o dobrych 500 mil, lecz to nie stanowiło przeszkody dla radzieckich lekkich bombowców, które w małych formacjach nadlatywały jak roje komarów. Do Berlina dotarł już po ciemku, a ponieważ w zaciemnionym mieście niełatwo było znaleźć hotel, a portier na dworcu szczecińskim na pytanie, czy jest nadzieja na znalezienie wolnego pokoju w jakimś pobliskim hotelu. Wzruszył tylko wymownie ramionami, Peter postanowił więc spędzić krótką noc w poczekalni. Wczesnym rankiem wyruszył tramwajem do konsulatu szwedzkiego, ale musiał czekać tam parę godzin, zanim zjawił się urzędnik dość wysokiej rangi by załatwić jego sprawy. Szwedzki język Biergego był w pewnym sensie zbyt poprawny, jednakże u sekretarza Lundegarda nie wzbudził podejrzenia. Z mieszkaniem będą trudności, ale może profesor Hanu lokuje pana bezpośrednio w dalem, zauważył sekretarz. Bierga miał swoje powody, dla których bynajmniej nie pragnął zamieszkać na tym przedmieściu składającym się niemal wyłącznie z gmachów Instytutu Naukowego. W pierwszym rzędzie groziło mu natknięcie się na kogoś, kto znał go pod prawdziwym nazwiskiem z czasów Getynze. Po wielu telefonach znalazło się wreszcie mieszkanie, które odpowiadało mu w zupełności. Zamieszkał więc w zachodnim Berlinie w dzielnicy drobnych urzędników i zamożniejszych robotników u pani Kete Miller, żony elektrotechnika pływającego na okręcie podwodnym gdzieś na Atlantyku. — My normalnie nie wynajmujemy — zastrzegła się z resztkami dawnej dumy drobna, zakłopotana kobieta o siwiejących włosach. — Ale teraz niełatwo nastarczyć na wszystko — zamilkła przerażona, że powiedziała zbyt wiele. Wynajęty pokój był wyraźnie dawniejszą małżeńską sypialnią. W sąsiednim, mniejszym pokoiku... Mieszkał synek państwa Millerów, zaledwie piętnastoletni, bezczelny smarkacz, którego jedynym zajęciem było obijanie się w mundurze Hitler Jugend, od rana do wieczora i chodzenie na apele. Do Birgego odnosił się pogardliwie, a młodego Norwega, ilekroć go spotkał, aż ręka świeżbiała. Z matką i jej dziesięcioletnią córeczką stosunki układały się dobrze. Główną zasługę w tym miały cukierki i czekolada, przesyłane normalnie ze Szwecji w paczkach, na których jako nadawcy figurowali jego rodzice mieszkający w Lund. Organizacja brytyjskiej służby wywiadowczej nie lekceważyła żadnych drobiazgów, a stałe utrzymywanie korespondencji z rodziną uważane było za rzecz bardzo istotną. Przyjęcie ze strony profesora Hanna było serdeczne. Przebiegło spokojnie, chociaż uprzednio Bierge miał pewne obawy – Wiedział wprawdzie od Koningtona, że Han nie zna swego nowego współpracownika, ale łatwo mogło się zdarzyć, że spotka się w jego instytucie z kimś, kto znał go w Getyndze. Lecz laboratoria badawcze Hanna były niemal wyludnione. Prócz pierwszego asystenta Strasmana pracowało tu tylko dwóch starszych ludzi. Nikt z nich Petra nie znał. Musiał także profesor większą część swego gmachu odstąpić licznej grupie naukowców, na której stał dość młody i niesłychanie arogancki pracownik, — Heres waffen namtu, dawny asystent Uniwersytetu w Heidelbergu, Heppel. W swoim mundurze Oberstrumbannfuhrera SS już na pierwszy rzut oka wydał się Biergemu wstrętny, a uczucie to wzmogło się jeszcze, gdy Heppel z butną miną zawrócił go ze schodów do podziemi, na które wszedł, udając, że nie dostrzega tabliczki z napisem — wstęp surowo wzbroniony. — Przepraszam — tłumaczył się z niewinnym uśmiechem — Opanowując nurtującą go złość, pomyliłem schody, miałem zejść do pracowni mechanicznej, jestem tu dopiero trzeci dzień. — Ma pan oczy, a pismo na tabliczce jest dostatecznie wyraźne — warknął po chamsku z doktorskim tytułem i władczym ruchem, wskazał mu schody do pracowni mechanicznej. Peter długo jeszcze czuł na swych plecach podejrzliwy wzrok tamtego. Trop był dobry. Najwyraźniej schody te prowadziły do podziemnego schronu, gdzie pracowano nad energią atomową. I tą właśnie pracą zajmowała się grupa naukowców Heppla. Bierge jednak bardzo był zdziwiony, stwierdziwszy po krótkim pobycie w laboratorium Hanna, że profesor sam w ogóle z Hepl'em się nie styka, a przecież Heppel nie jest poważnym, samodzielnym autorytetem naukowym, by mógł rozwiązać tak niełatwy problem, jak produkcja bomby atomowej. W pierwszej chwili okoliczność ta obudziła w nim pewne nadzieje, kiedy jednak pierwszy tydzień jego pobytu w laboratorium Hana dobiegał końca. W holu wejściowym spotkał się z wybitnym teoretykiem profesorem Wernerem Heisenbergiem z Lipska. Heisenberg nie znał osobiście Birgego. Obojętnie minął go więc, kierując się do zakazanego korytarza. Spotkanie to wywarło na młodym Norwegu wielkie wrażenie. Zrozumiał, że za niemiecką bombą atomową kryje się nie Heppel lecz inny potężny mózg. Świadomość ta zdopingowała go do energiczniejszego działania. Wkrótce udało mu się ustalić, że schody, z których przepędził GSS-Man, nie stanowią jedynej drogi prowadzącej do schronu z aparaturą atomową. Podczas pierwszego alarmu lotniczego zabłąkał się w jakimś bardzo odległym korytarzu. Tam po paru krokach natrafił na zamykający korytarz niskie żelazne drzwi. Mimo zwykłego napisu, głoszącego surowy zakaz wstępu, nacisnął lekko klamkę, ale drzwi nie ustąpiły. Zamek z wąskim otworem na klucz wymagał ręki specjalisty, lepszego niż młody fizyk. Z tych dwóch nieudanych prób wyniósł pewien zysk: zlokalizował w przybliżeniu położenie schronu atomowego, jak nazywał ową niedostępną, podziemną część budynku. Wykrycia drugiego dostępu do aparatury atomowej dokonał Bjerget tego pamiętnego dnia 20 lipca, kiedy to jednoręki Stufenberg przeprowadził zamach na Hitlera, a kapryśna opatrzność obrała za swe narzędzie, co uniemożliwiło wcześniejsze zakończenie wojny tępego młodego kapitana SS, dowódcę berlińskiej gwardii przybocznej oddanego ślepo Führerowi. Nazajutrz słuchając obowiązków wraz z personelem laboratorium przemówienia wodza, Peter z trudem hamował śmiech przy ochrypłych słowach. Widzę w tym palec opatrzności, że nadal muszę prowadzić swe dzieło i dlatego będę je prowadził. Próbki tego dzieła widoczne były w centrum Berlina na każdym kroku, a wypalony gmach kancelarii Rzeszy, którego butna fasada była dziś tylko pustą powłoką, nie należał do najbardziej przyjemnych. Parę dni po zamachu, kiedy Bierger, przeszedłszy obok niego w drodze do biblioteki uniwersyteckiej, mijał właśnie pusty budynek ambasady angielskiej, nagle ktoś krzyknął jego prawdziwe nazwisko. Przyspieszył kroku, starając się zniknąć wśród przechodniów, ale krzykliwy i jakże natarczywy głos kobiecy powtórzył wyraźnie – Herr Bierger! W łamku sekund opanował chęć ucieczki, która mogła się skończyć tylko katastrofą i z morderczym uczuciem w sercu odwrócił się w stronę głosu. Mała limuzyna szaro-czarnej barwy wozu Wehrmachtu podjechała tuż do chodnika. Zaraz potem otworzyły się drzwiczki. Cóż to, co za miła niespodzianka, Peter, tutaj u nas w Berlinie. Peter przełknął przekleństwo i z pewnym ociąganiem uściskał obie ręce, które wyciągnęła ku niemu, siedząca przy kierownicy kobieta. Niech pan wsiada, Petrze. Pojedzie pan ze mną. Musimy uścić tak miłe spotkanie. Wściekły Peter usiadł na wolnym siedzeniu obok kierowcy i zatrzasnął drzwiczki. Poznał tę kobietę od razu po wysokim dyszkancie, jakim go witała. posługiwała się nim zawsze w stanie podniecenia, obserwował spod oka jej nieładną, teraz rozjaśnioną uśmiechem twarz. Tak, to była ta sama Hilda Grineke, znajoma jeszcze z Gettingi, entuzjastka i propagatorka równych praw dla kobiet, także i w dziedzinie ekscesów seksualnych. Narzucała mu się wtedy, a nawet, jak wspominał z niesmakiem, jedną noc spędziła w jego pokoju. Hilda z wypukłym czołem, wodogłowa, jak ją nazywano, fanatyczna faszystka, ale też właśnie ją wypadło mu spotkać. Czujny przygotowywał sobie zawczasu wytłumaczenie swego pobytu w Berlinie. Cóż pan tak milczy, jak ryba, Petrze? Czyżby pan zapomniał niemieckiego języka? Przerwała wybuchy swej radości z powodu spotkania. Jestem oszołomiony szczęściem, odparł Peter. Ale ostre spojrzenie, jakie mu rzuciła, ostrzegło go, by nie ironizował. Ale pani nic się nie zmieniła, Hildo, w ciągu tych pięciu lat, kiedy pani nie widziałem szybko naprawiał poprzednią niezręczność, starając się nadać głosowi mocny wyraz zdumienia. Jakże pani to robi, że w ogóle się pani nie starzeje? Uśmiechnęła się zalotnie. Nie mam czasu interesować się lustrem, Petrze, ale dlaczego przeszliśmy na pan? Przecież w Getynze mówiliśmy sobie po imieniu. Peter pomyślał, że lustro nie ma czego żałować. Nie odważyłbym się, pani jest teraz wielką damą. Hildo jeździ pani sobie limuzyną sił zbrojnych Rzeszy odpowiedział pokornie. Dobra, odnowimy w winem. A teraz niech mi pan powie, co pan tu robi. Zgłosiłem się jako ochotnik do pracy dla Rzeszy i zostałem przydzielony do działu prądów słabych zakładów Siemensa. Zahamowała tak gwałtownie, że mal nie wpadł na szybę ochronną że to cudownie, ależ z pana zuch odsunął się przerażony, bał się, że na oczach tłumów spacerujących po chodnikach bulwaru pod lipami, rzuci mu się na szyję. Oczy postawiła w słup, jak to robiła zazwyczaj w chwilach najwyższego podniecenia, obiema rękami oparła się na jego łokciu. Więc przyjechał pan pomagać do zwycięstwa sprawiedliwej sprawy ratować kulturę przed azjatyckimi hordami brudnymi angielskimi kupczykami, przycisnęła szerokie wilgotne wargi do jego twarzy. Ależ Hil do pół Berlina na nas patrzy, protestował przerażony. To cóż z tego, oni wszyscy całowaliby pana także, gdyby słyszeli pańskie słowa. Dzisiaj, kiedy rozmaite szczury spośród moich rodaków próbują opuścić statek, sądząc, że zatonie. Pan obcokrajowiec zgłasza się do pracy na pokładzie. U Kępińskiego jej entuzjazm doszedł do szczytu. Nie usiedli w sali przeznaczonej dla publiczności. Usłużny dyrektor, traktujący Hildę z oznakami wyjątkowej uprzejmości, zaprowadził ich do małego prostokątnego pokoju urządzonego bez gustu w stylu barokowym. Tylko jeden stół był tam zajęty. Siedziało przy nim czterech mężczyzn. Trzej z nich przywitali się z Hildą dość poufale z zaciekawieniem przyglądając się jej wysokiemu, jasnowłosemu towarzyszowi. Usiądziemy z dala od tego towarzystwa. Tyle mamy sobie do powiedzenia, a oni by nam przeszkadzali, oświadczyła Hilda z promiennym uśmiechem. Peter biernie poszedł za nią do małego okrągłego stolika w odległym kącie, na wpół ukrytego za dekoracją z kwiatów. Hilda sama zamawiała. Jergiego zaskoczył jej wybór. Jajka w majonezie, pasztet z gęsi, wątróbek i sardynki na zakąskę. Dalej pstrągi na maśle, kapłon i tort czekoladowy. Do tego stare reńskie i butelka pomery grenosek. Odcinek szesnasty Pochłonie to kartki za cały miesiąc, próbował zażartować Peter. Co kelner notując na bloku zamówienie Hildy skwitował życzliwym uśmiechem. Jest pan moim gościem, Petrze. Niech mi pan nie psuje zabawy, zaczęła prosić, gdy gestem zaakcentował protest. No dobra, a więc dziękuję i na zasadzie rewanżu, co pani stale robi, Hildo? Kelner przysunął stolik z wiaderkiem lodu do wina i zaczął nalewać z długiej, wysmukłej butelki stare winoreńskie. Hilda podniosła w górę kieliszek ze złocistym płynem. Wypij do dna na naszą dawną przyjaźń, Petrze. Wino było wspaniałe, prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Szkoda wypić je duszkiem, uświadomił sobie Peter z żalem. Trącił się z nią kieliszkiem i wypił do dna. Postawiwszy kieliszek, powtórzył swe pytanie: Teraz pomagam ojcu. Przeniosłam się na biologię. Bierge zastanowił się i skąd w pamięci wyłowił znanemu mu personalia ojca Hildy. Był zupełnie przeciętnym biologiem podrzędnego niemieckiego uniwersytetu. Przed samą wojną wydał jakieś dwie bynajmniej niewybitne prace z zakresu hematologii. Partia ogromnie go protegowała, a ponieważ ludzie zdolniejsi z tego działu nauki zawczasu wyemigrowali, awansowała go do roli profesora. Ojciec ma teraz pod Wannsee duże laboratorium, pracuje nad bardzo ważną rzeczą, a ja razem z nim. Będzie to dowód, że istnieje samodzielna grupa krwi aryjskiej, której niepodobna wymieniać z innymi grupami krwi. Jesteśmy już blisko celu. Patrząc na dumny wyraz twarzy Hildy, Bierge z trudem opanował uśmiech. Znowu więc natknął się na to, z czym teraz w Niemczech spotkał się wielokrotnie a co nie mieściło się w ramach logicznego myślenia i wnioskowania, jakie znał ze swego kraju i z Anglii, a nawet z romańskiej i tak łatwo połudliwej Francji. Na tę specyficznie przewrotną i niczym nieuzasadnioną moralność, jaka występowała u zwolenników Hitlera w postaci gromadnego szaleństwa przejawiającego się zarówno u ludzi prostych, mężczyzn i kobiet z ludu, jak i u wysoko wykształconych intelektualistów ich wiara krystalizowała się niejako na trzech przesłankach że Niemcy są nad ludźmi, przeznaczonymi z woli jakiegoś bóstwa o typie germańsko-faszystowskim, do władania całym światem. Że Hitler to geniusz obdarzony nadprzyrodzoną siłą i że Niemcy odniosą zwycięstwo, chociażby nawet sprzymierzeni stali już na bulwarze pod Lipami. Nawet jeżeli Hitler upadnie, tym ludziom nikt na świecie nie wybije z głowy ich urojeń, a w każdym razie niecałkowicie, mówił sobie w duchu Peter, słuchając Bredni Hildy. Tak głęboko się zamyślił, iż nie zauważył nawet, że kelner postawił przed nimi półmiski z zakąskami. Jedzże wreszcie, Petrze, o czym tak nieustannie myślisz? Głos Hildy wyrwał go z zadumy. Myślę o tym, jaka to z ciebie zrobiła się teraz ważna osobistość. A kto to ci trzej mężczyźni, którzy witali się z tobą tak serdecznie? Tak dobrze udało mu się zabarwić swój głos akcentem zazdrości, że Hilda uśmiechnęła się uszczęśliwiona. — Ach ci! — zaczęła niedbale na wpół odwracając się w stronę zajętego stolika. — Ten ciemny, niski w mundurze SS to generał Walter Schellenberg, adjutant Himmlera. Ten jasnowłosy, szczupły obok niego to Otto Olendorf, szef jednego z oddziałów Sicherheitsdienstu, a tamten gruba ze świńskimi oczkami to profesor Theodor Morel, lekarz przyboczny Führera. Wszyscy trzej są przyjaciółmi mego ojca, często u nas bywają. Bierge przesunął spojrzenie po pierwszych dwóch mężczyznach. Prosty podpis każdego z nich wystarczył, by głowa jego spadła pod toporem. Przez sekundę przyglądał się grubemu doktorowi, o którym niedawno profesor Han wyraził się drwiąco do swego pierwszego asystenta, jako o szarlatanie. Wreszcie zatrzymał się na osobie czwartego kompana, o którym Hilda nie powiedziała ani słowa. Miał ciekawą, o surowych rysach twarz, okrutne usta i chłodne spojrzenie stalowo-szarych oczu. Coś go wyraźnie różniło od tamtych trzech, lecz Peter daremnie starał się sprecyzować, co to takiego. — A kto to ten czwarty? Hilda pochyliła głowę nad talerzem. — Jakiś Wize, znam go tylko z nazwiska, starała się mówić obojętnie, ale cień niepokoju w jej głosie nie uszedł uwagi Petra. Masz wysokie znajomości, Hildo, zauważył z uśmiechem. Kiedy będzie mi potrzeba protekcji, zwrócę się do ciebie. Uśmiechając się, skinęła głową i skierowała rozmowę na osobę Petra. Powiedział jej o sobie tylko tyle, ile zdążył wymyślić w ciągu tak krótkiego czasu. Wydawała się zadowolona, nalegała jednak, żeby jej powiedział, gdzie mieszka. Ja nie mam przyjaciół wśród wysokich dygnitarzy i mieszkanie moje jest bardzo skromne, Hildo rzekł. Darem nie starał się ukryć niezadowolenie z faktu, iż zdołała wyłudzić od niego adres jego mieszkania. Zresztą Frau Miller bardzo by się wystraszyła, gdybym w nim przyjmował damskie wizyty. Przy wynajmowaniu musiałem się zobowiązać, że kobieta nie wejdzie do mego pokoju. Uderzyła go serwetką po ustach i wybuchnęła śmiechem. Ależ z ciebie nie Petrze. Prawdziwy Norwek z fiordów — nawet mi na myśl nie przyszło składać ci wizytę skoro ty możesz przecież przyjść do mnie. Chcę tylko wiedzieć dokąd mogę do ciebie pisać. Ostatecznie mogłeś sobie zachować ten swój adres, mogłabym przecież napisać na Zimmerstadt. To już lepiej pisz na adres mieszkania, w fabryce tak niepunktualnie doręczają nam pocztę, szybko wyjaśnił Peter. No dobra, trzeba będzie powiedzieć pani Millerowej, że jego przyjaciel Schwedt Bierge, został przeniesiony gdzieś poza Berlin, prosił go o przyjmowanie poczty na jego nazwisko tak długo, póki nie będzie mu wolno podać nowego adresu. A czasem trwało to bardzo długo. Niemcy w tej sprawie byli wprost dziecinni. Właśnie przed kilku dniami skazali na karę śmierci starego żołnierza, który w domu niepotrzebnie się wygadał, gdzie ich oddział otrzyma następną kwaterę. Może zresztą Hilda nie będzie pisywała często, a pani Millerowa nie zauważy, że listy przychodzą stale od jednej i tej samej osoby. Od chwili spotkania z Hildą nic tylko same kłopoty pomyślał, że też diabeł nie wpakował jej auta pod tramwaj, zanim go dzisiaj spotkała. Napisała jednak już za trzy dni, miał pecha, że jej się podobał. Zamawiała go sobie na całą niedzielę, nie mógł się wykręcić. Piękny letni dzień spędzili na przejażdżce po zielonych okolicach Berlina. Obiad jedli w poczdamie, niedaleko zabawnej kopii Wersalu, znowu u znajomego restauratora. Tym razem jednak Peter postawił na swoim i on fundował. Z obawą myślał o reszcie dnia. Hilda już przy obiedzie poczynała sobie bardzo swobodnie. Jechali lasem nad brzegiem Haweli, gdzie pełno było niedzielnych spacerowiczów. Prowadziła wóz jedną ręką, drugą zarzuciła mu na szyję i przytulała się do niego raz po raz, tak że musiał stale korygować kierunek jazdy, by kogoś nie przejechać. Czuł, że konflikt dochodzi do szczytu. Mógł wprawdzie pod jakimkolwiek pozorem zażądać, by zawrócili do Berlina, ale znając jej histeryczne usposobienie, obawiał się skutków swego oporu. W ataku histerii niezdolna była do panowania nad sobą, i kaprys mógł beznadziejnie zaprzepaścić całą sprawę. Nie protestował, gdy skręciła w odległą część lasu, z zaciśniętymi ustami wysiadł za nią z samochodu. Pociągnęła go za sobą na trawę i z zamkniętymi oczyma przywarła z całych sił do jego ust ławił się wstrętem do niej i do samego siebie. Jej wielkie, nieregularne zęby napawały go obrzydliwością. Wspomnienie innych ust, które jeszcze tak niedawno uśmiechały się doń promiennym kręgiem dwóch białych łuków, potęgowało jeszcze to uczucie. Szarpnął się, chcąc wstać, ale ona, jakby nie czując odruchów oporu, przywarła do niego jeszcze mocniej. Peter czuł, że śmieszne zasłanianie się zmęczeniem to zbyt słaba ochrona, kiedy Hilda oświadczyła, że ów piękny dzień muszą zakończyć u niej. Mieszkała w własnej garsunierze na najwyższym piętrze nowoczesnego domu przy Kirfirsztendam. Stojąc za nią w windzie, Peter uśmiechnął się, gdy go zapewniała, że nikt im nie będzie przeszkadzał. Po dzisiejszym popołudniu wszystko wydawało mu się tak podłe, haniebne i nędzne, że teraz już mu na niczym nie zależało. Obojętnie potraktował nakryty na dwie osoby stół jako dowód z góry przygotowanego planu. Równie obojętnie zajął przy nim miejsce. Nie próbował nawet zabawiać Hildy przy kolacji. Także wino, którego mu stale dolewała, nie sprowokowało go do mówienia. Atakowała go pytaniami, dlaczego jest taki milczący, a gdy nie śpieszył się z odpowiedzią, sama znalazła na nie odpowiedź: Przyznaj się, Petrze, że jesteś zazdrosny. Było to takie ordynarne, że mimo całego przygnębienia z najwyższym wysiłkiem opanował śmiech. Istotnie, jak się tego domyśliłaś, Hildo? I wiesz, o kogo jestem zazdrosny? Uszczęśliwiona skinęła głową z uśmiechem o tego gościa, którego widziałeś u Kępińskiego. Doskonale widziałam, jak na mnie spojrzałeś, kiedy ci powiedziałam, że znam go tylko z nazwiska. Petrowi, jak żywy, stanął w oczach tamten mężczyzna, i pełne niepokoju zachowanie się Hildy, gdy zaczął niego wypytywać. — Masz rację — rzekł zamyślony. — Ten pan widzę, może budzić zazdrość. Chociaż gdybym był dziewczyną, wątpię, czybym się w nim zakochał. Kto to właściwie jest? Hilda jeszcze się wahała. — Jak nie chcesz, możesz nie mówić — uśmiechnął się Blado. — Nie, właśnie ci powiem. Chociaż wie o tym niewielu ludzi, a mnie... Nic by nie uratowało, gdyby się ujawniło, że dowiedziałeś się o nim ode mnie. Wychyliła kieliszek do dna. Peter cały czas obserwował ją bacznie. Tajemnica państwowa, zażartował. Nie, tajemnica Himmlera to dużo więcej, więc powiem ci krótko. Na czele naszego oficjalnego wywiadu stał admirał Canaris. Wywiad miał kropnie głupią nazwę, obrona, a także równie głupie kierownictwo, ale to już dziś nieważne. Przecież admirał Canaris jest zaplątany w spisek generałów, przerwał jej Peter. Mówiono już o tym niemal publicznie, mógł więc wspomnieć o tej wersji z całym spokojem. Skinęła głową, a w oczach jej błysnął gniew. Dostanie za to sprawiedliwą nagrodę, tak jak wszyscy zdrajcy rzuciła z pasją. Peter, bojąc się, że znów zacznie histerycznie bredzić na temat wielkości firera, szybko starał się zwrócić jej myśli na poprzedni temat. Ale co z tym ma wspólnego wizę? Zaraz się dowiesz. Wiesz zapewne, że Himmler jest nie tylko ministrem i naczelnym dowódcą SS, ale także szefem Gestapo i innych formacji policyjnych. Oczywiście, że wiem, odparł Bierge ironicznie. Idealny wódz Pretorianów, Tygelin numer dwa. Człowiek, który trzyma w ręku losy imperium. Możesz sobie z niego drwić, ile chcesz, bo ja też go nie znoszę. Chociaż co prawda to zupełnie uczciwy człowiek. Peter ze zdumienia aż poruszył się na krześle. Ten człowiek, setkami tysięcy wysyłający Żydów do komór gazowych, w którego obozach ludzie ginęli dziesiątkami tysięcy, a jego siepacze demonstrowali światu najstraszliwsze męczarnie średniowiecza, człowiek, który oświadczał cynicznie, że na terenach zamieszkałych przez Słowian jest miejsce tylko dla Niemców, zdaniem Hildy ten potwór był człowiekiem uczciwym. W oczach stanęła mu jego fotografia. Tak. Ta najbardziej pospolita twarz w okularach, twarz drobnego urzędnika bankowego, śpieszącego do domu rodzinnego, by tam zjeść kolację wydzieloną na kartki, należała bez wątpienia do uczciwego człowieka. Wyczuła jego zdumienie. To naprawdę uczciwy człowiek i ma bardzo czułe serce. Byłam raz świadkiem, jak jego duński dog wbił sobie w łapy kawałek szkła. Sam go opatrzył i omal przy tym nie płakał. Peter machnął tylko ręką. To znów jedna z tych psychologicznych zagadek, którymi zaskakiwały go faszystowskie Niemcy. Dajmy spokój czułości Himmlera i trzymajmy się Wizego. Co to za figura? Himmler równolegle do organizacji Canaris'a zorganizował swoją własną służbę wywiadowczą na wzór angielskiej Intelligence Service, którą zawsze bardzo podziwiał. Wize był jednym z jego najlepszych ludzi. Pracował w Stanach Zjednoczonych. Tam powiodła mu się nieprawdopodobna sztuka z niezwykle ważnym dokumentem, przedarł się przez całą Kanadę i uciekł na statku wielorybniczym. Peter nie starał się ukryć zdenerwowanie. Przed wyjazdem z Anglii poinformowano go o ściganiu człowieka nazwiskiem Michael Christon, który posiadał kopię informacji o tajnym ukryciu ciężkiej wody w wąwozie pod rójkanem. Według informacji policji nowojorskiej statek wielorybniczy, na którym się ukrywał, najechał na niewidoczny wrak i wraz ze wszystkimi obecnymi na pokładzie zatonął. To niemożliwe, wykrztusił chrapliwie, dlatego w ostatniej chwili przełknął słowa, które mogły go zdradzić. Dlatego, że musiałby objechać całą kulę ziemską, chciałeś powiedzieć. Z uśmiechem dumy uzupełniła jego zdanie. I właśnie zrobił coś podobnego. Słucha się tego jak bajki, a przecież to wszystko zgadza się z prawdą co do Joty. Statek wielorybniczy, na którym się ukrywał płynąc przez cieśninę Beringa, przekazał krótkowalówką umówiony sygnał do naszej centrali szpiegowskiej w Tokio. Na polecenie tej centrali Japończycy wysłali duży okręt podwodny, który za pomocą radia nawiązał kontakt ze szkunerem i spotkał się z nim w nocy na uprzednio uzgodnionym miejscu jakieś 200 mil od brzegów Ameryki gdzieś na wysokości Los Angeles. Wszystkie te szczegóły znam od Schellenberga. Tam okręt podwodny przejął wizego i całą załogę szkunera na pokład, pozorując rozbicie wielorybnika przez naprowadzenie go na minę. Okręt podwodny był tego typu, że mógł przebywać pod wodą od 6 do 8 tygodni bez uzupełniania zapasów materiałów pennych, pokonując przy tym odległość 20 tysięcy mil morskich. W tych warunkach przepłynięcie całego Pacyfiku. Opłynięcie Nowej Zelandii i przybicie do wybrzeża portugalskiego Mozambiku, gdzie znajduje się jedna z tajnych baz okrętów podwodnych państwosi, nie stanowiło żadnego problemu. Tam właśnie wysadzono na ląd załogę szkunera, natomiast Wizego przejął nasz okręt podwodny i odwiózł go do Norwegii. Musiał zatem opłynąć Shetlandy. Dość miał przy tym kłopotów, by wymknąć się angielskim ścigaczom, ponieważ jednak był wyposażony w takie urządzenia, jakich nie mają nawet angielskie czy amerykańskie okręty podwodne i mógł ładować akumulatory podczas przebywania pod wodą, więc udało mu się pokonać wszelkie trudności. Wizę z owym tajnym dokumentem przyleciał samolotem do Berlina, natomiast Schellenberg był wściekły, twierdząc, że to wcale nie było potrzebne, bo ten szyfr był tak naiwny, że mógł go rozwiązać każdy początkujący agent służby szpiegowskiej. Ale to już wyraźnie nie leży w sferze kompetencji wizego. Ostatecznie to bardzo wiele czego zdołał dokonać. Podobno informacja ta przyszła w ostatniej chwili, ponieważ Intelligence Service Wysłała jakiegoś człowieka, któremu pomagała młoda kobieta, by zgodnie z informacją w tej notatce zlikwidował całą sprawę. No i naszym ludziom udało się przeszkodzić mu w ostatniej chwili. Nie wiem dokładnie, o co to właściwie chodziło. Tego Schellenberg nie chciał mi powiedzieć, ale i tak sztuczka Wizego była wspaniała. Czy nie sądzisz? Ach, jakiż z ciebie głuptas, że o niego jesteś zazdrosny. Pierge siedział nieruchomo. Oczy miał otwarte szeroko, nie mógł przemówić słowa. Opowiadanie Hildy... Każdym słowem zapadało w obolały mózg, wyciskając na nim palące piętno. Wszystko, co mówiła Hilda, było w gruncie rzeczy proste i opowiedziane prostymi słowami, mimo iż głos jej nabrzmiewał pychą i radością z powodu niezwykłego wyczynu rodaka, ale za tym wszystkim kryły się potworne płomienie płonących miast i hekatomba istnień ludzkich. Lecz obraz ten szybko zatarł się w podświadomości Petra. Pamięć skupiła się na jedynym wspomnieniu, przesłaniającym bezlitośnie wszystkie inne. Z ciemnego kąta, w którym utkwił tępe spojrzenie, patrzyła nań woskowo blada twarz z zaciśniętymi ustami. Mimo woli poruszył się i odwrócił oczy. Hilda krzątała się po pokoju, sprzątając ze stołu. Właśnie w chwili, gdy na nią spojrzał, podeszła do szkarłatnej zasłony odgradzającej wnękę w pokoju i pociągnęła za jedwabny sznur. Zasłona rozsunęła się bezgłośnie, ukazując szerokie, rozesłane łóżko. Rozdział 16. Po owej niedzieli Peter nie spotkał się już z Hildą, zabrakło mu na to odwagi. Wiedział, że będzie go szukała, dlatego też napisał do niej list, donosząc, że fabryka wysyła go na prowincję, gdzie zabawi jakiś czas. Poprosił Frau Miller, by Hildzie, którą jej opisał dokładnie, zakomunikowała, iż pan Bierge bawi poza Berlinem. Gospodyni mieszkania mogła to zrobić z czystym sumieniem, ponieważ nie przypuszczała, że to chodzi o jej lokatora, pana Gustawa Nilsona z Lund. Teraz Peter skupiał całą uwagę na swej chemicznej pracy w laboratorium Hana i na zadaniu, które przywiodło go do Berlina. W ciągu ostatnich dni zauważył wśród członków zespołu Hepla jakieś niezwykłe poruszenie, z czego wywnioskował, że przygotowuje się coś nadzwyczajnego. Musiało się to wiązać z prasą nad bombą atomową, dlatego też podwoił swoje wysiłki, by dotrzeć wreszcie do celu. Wiedział, że podziemnymi korytarzami w żaden sposób nie dostanie się do schronu z aparaturą atomową, ale to przecież nie mogła być jedyna droga. Każdy schron podziemny powinien mieć swój własny system wentylacyjny. Ten zaś schron jeszcze bardziej precyzyjny niż wszystkie inne, ponieważ przy rozszczepianiu atomów uranu powstaje bardzo szkodliwy dla zdrowia gaz radioaktywny. Gdy tylko wpadł na ten pomysł, niewiele już poświęcił trudu na odnalezienie ujścia przewodu wentylacyjnego, jakkolwiek było ono umiejętnie zamaskowane przez krzaki wysokich rododendronów. Ogród dokoła pawilonu chemicznego był dość duży, ale otworów wentylacyjnych było tylko cztery. Dwa z nich bez wątpienia należały do normalnego schronu przeciwlotniczego, zaś drugie dwa leżały w tym miejscu, gdzie Peter umiejscowił podziemną halę z aparaturą atomową. Nie mógł określić, który z nich jest właściwy. Mógł tylko liczyć na szczęśliwy przypadek lub zbieg okoliczności, dzięki którym, jeżeli już raz dostanie się do schronu atomowego, będzie mógł się tam poruszać swobodnie. Dalszym problemem, nad którym zastanawiał się dość długo, było samo dotarcie do otworu wentylacyjnego. Pracownicy Instytutu mogli w ciągu dnia spacerować po ogrodzie. Sam profesor Han zachęcał ich do tego, twierdząc, że jest to konieczne, jeżeli człowiek zagrożony napromieniowaniem ma utrzymać się w dobrym stanie zdrowia. Dlatego też stosunkowo łatwo udało się Petrowi wykryć otwory przewodów wentylacyjnych, dalej jednak utknął jak w ślepej uliczce, z której daremnie szukał wyjścia. Mógł co prawda rozpocząć długoterminową pracę i poprosić profesora, by pozwolił mu pozostać w laboratorium po skończonym dniu pracy. To jednak nie zbliżyłoby go do celu. U wejścia do pawilonu czuwał dozorca, który kontrolował godziny wyjścia. Wyjść jak zwykle i ukryć się gdzieś w ogrodzie też niepodobna, bo normalnie kończyli robotę koło siódmej, a dzień był długi. Jakkolwiek grupa hepla, korzystająca z górnego piętra, pracowała często do późna w nocy. Było więc jeszcze zupełnie widno. Bierge stał zamyślony przy oknie laboratorium, wpatrując się w wąską uliczkę, bocznicę Lei Tiela, dzielącą olbrzymi kompleks gmachów Instytutu Cesarza Wilhelma na dwie części. Po obu stronach uliczki rosły stare kasztany, sięgające potężnymi konarami ponad kraty płotów otaczających teren Instytutu. Twarz mu rozjaśniła się nagle pod wpływem szczęśliwego pomysłu. To chyba jedyna droga. Stare drzewo, na które właśnie patrzył, sięgało grubą gałęzią w głąb pogrodu zakładu chemii organicznej, sąsiadującego z terenem ich pawilonu. Już jak tam się dostanie, sprawa jest wygrana. Niski płotek dzielący teren obu budynków nie stanowi żadnej przeszkody. Postanowił, że jeszcze tego samego dnia dotrze do schronu atomowego. Pogoda była odpowiednia, dzień pochmurny. Przelatywały deszcze, zmrok zapadnie wcześniej niż zwykle. Spojrzał na zegarek, było w pół do piątej. Za dwie godziny skończy swą robotę. Wpadnie do domu, poza wczasu już przygotowane narzędzia potrzebne do usunięcia blaszanej pokrywy wentylatora oraz krat. A razem z kolacją wystarczy mu to na dwie godziny. Zrobi się ciemno. Uliczka, z której podejmie wypad, będzie idealnie pusta. Dalem to... Kolonia instytutów naukowych i willi, nawet w południe ruch na ulicach jest bardzo niewielki. Zadowolony powrócił do pracy. Szybko filtrował roztwór przygotowany jeszcze przed południem. Pracował w małym laboratorium, gdzie zazwyczaj bywał sam, dlatego też zdziwił się, gdy drzwi się otwarły i wszedł profesor Hans z dwoma panami. Szybko odstawił zlewkę i podszedł do nich. — To nasz szwedzki współpracownik z Lund, doktor Nilsson. Profesor przedstawił go przybyszom. Bierge daremnie czekał, że dowie się także ich nazwisk. Milczeli, bacznie mu się przyglądając. Łatwo odgadł ich zawód, zanim jeszcze jeden z nich zwrócił się do profesora z pytaniem. — Czy z tym panem wszystko w porządku? — Gestapo. Peter wstrzymał oddech na chwilę. Kogóż innego mogli tu szukać, jak nie jego? Spojrzał na profesora, Han się uśmiechał. — W absolutnym porządku — odpowiedział stanowczo. — Ambasada nasza w Sztokholmie ręczy za niego, a profesora, u którego jest asystentem, znam od wielu lat. — No dobra — zgodził się starszy gestapowiec — zresztą i tak go tu nie będzie. Przy tej zagadkowej uwadze zawrócił do wyjścia, kiwnąwszy Petrowi głową na pożegnanie. Już sięgał do klamki, gdy drzwi się otwarły i wszedł drugi asystent. Przepraszam, panów tłumaczył się, ale jest tutaj pani od profesora Grineke po fosfor radioaktywny. Śpieszy się bardzo, dlatego pozwoliłem sobie przeszkodzić panom. Stał w otwartych drzwiach, za jego ramieniem Bierge dostrzegł wpatrującą się w niego ze zdumieniem Hilde. Obaj gestapowcy odsunęli się pod ścianę, by asystent mógł przejść, a ponieważ drzwi były otwarte, nie mogli widzieć korytarza. Peter zdawał sobie sprawę z faktu, że w najbliższych sekundach wszystko się rozstrzygnie. Wystarczy tylko, by Hilda głośno zdziwiła się, iż jest obecny w Berlinie, by zwróciła się do niego nazywając go prawdziwym nazwiskiem. Nie było sposobu porozumienia się z nią. Między nimi stało kilka osób, trzeba byłoby mówić głośno. Powolnym ruchem rozsunął niezapięty płaszcz laboratoryjny i prawą rękę oparł na biodrze nad kieszenią z rewolwerem. Profesor miał zafrasowaną minę. — A jak mi przykro przy tych wszystkich przygotowaniach na śmierć, o tym zapomniałem. Panie Kedding, niech pan będzie tak łaskaw i wyda tej pani preparat fosforowy. Asystent zmieszał się. — Niech pan się nie gniewa, panie profesorze, ale nie miałem od rana czasu odważyć preparatu, a teraz naprawdę bardzo się śpieszę. Muszę przygotować nowe ładunki dla komór liczników cząsteczek do nocnego doświadczenia. Dobra, no to może pan Nilsson będzie łaskaw, przerwał mu zniecierpliwiony profesor, zwracając się do Petra. Peter zauważył, że na dźwięk tego nazwiska wyraz zdumienia na twarzy Hildy pogłębił się jeszcze. Bardzo chętnie, panie profesorze, odpowiedział z uśmiechem, przechodząc obok obu gestapowców, którzy cofnęli się ku ścianie, by pozwolić mu przejść. Pani będzie łaskawa pójść za mną? poprosił Hildę w korytarzu. Szedł przed nią do laboratorium, gdzie ważono substancje aktywne. Przy wagach siedział stary brandenburczyk Poze, inwalida z pierwszej wojny światowej, postrzelany francuskimi kulami jak Rzeszoto. Petrowi zawsze wydawał się wstrętny, dziś jednak pierwszy uśmiechnął się do niego przyjaźnie. Za nic na świecie nie chciał zostać z Hildą sam na sam, zwłaszcza tutaj, gdzie tak wiele niepowołanych uszu słuchało. Poze podniósł się grzecznie. — Służę panu, panie doktorze, proszę bardzo. I ku rozpaczy Petra wyszedł z pokoju. W szklanych drzwiczkach wak odbijała się blada z gniewu twarz Hildy. Oczy miała postawione w słup. Oznaka najwyższego stopnia podniecenia. Pamiętał to jeszcze z getyngi. Westchnął i zaczął wyważać pustą ampułkę. Ledwie za pracownikiem zamknęły się drzwi, Hilda wybuchnęła jazgotliwym dyszkantem. Petrze, co to ma znaczyć? Jesteś w Berlinie, a do mnie napisałeś, że musiałeś wyjechać i pracujesz tutaj pod obcym nazwiskiem. Czy profesor Han w ogóle wie? Poczekaj, Hildo, nie krzycz. Czyż cały instytut musi wiedzieć, o czym rozmawiamy, przerwał jej chłodno. Ile ci potrzeba tego fosforu? Z trudem chwytała oddech. W ataku histerii zdolna jest do wszystkiego. Wiedział o tym. Myśli pracowały szybko. Niewiele się przejmował wagą przejrzystego płynu, który za pomocą pipetki wprowadzał do ampułki. Gestapo jest jeszcze w gmachu. Dość będzie jednego słowa, by zaprzepaścić całą sprawę. Nagle ogarnął go szalony gniew. Przyłapał się na myśli, że dobrze byłoby obu rękami schwycić jej szyję i tak długo dusić, aż przestanie oddychać. Opanował się jednak i wstał od wagi. Bądźże rozsądna, Hildo. Wyjaśnię ci wszystko, ale nie tutaj. Uspokajającym gestem objął ją w pół. W tym jest jakaś kobieta. Kręciła przecząco głową. Powiedz, przyznaj się, szeptała. Peter odetchnął, mówiła cicho, podejrzewała go jakieś miłosne historie. Jakaś ty nie mądra, uśmiechnął się. Przecież ja prócz ciebie nikogo tu nie znam. Pochwycił w jej spojrzeniu wyraz podejrzenia i znowu się zaniepokoił. Hilda nie jest głupia, jak tylko przestanie się interesować swą rywalką i zacznie się zastanawiać, łatwo wpadnie na trop prawdy. Nerwowo obracał włoskowatą rurkę ampułki nad płomieniem. — No, gotowy, jeszcze tylko napiszę ci karteczkę z datą. Podniósł się ze stołka. Hilda milczała. Ze spojrzenia jej wyczytał, o czym myśli. Podszedł do niej bliżej. — Przyjdę do ciebie jutro rano i wszystko ci wyjaśnię — obiecywał szeptem. Przywarła do niego całym ciałem i objęła rękami. Nie, Petrze, dziś ja nie mogę czekać, szeptała namiętnie. Dziś nie mogę, mam wieczorem roboty, opierał się stanowczo. Gdzie, ja ci nie wierzę, masz randkę z inną, rzekła z groźbą w głosie. Przemógł się i delikatnie pocałował jej włosy. Głuptasy jesteś. Pracuję nad czymś razem z profesorem Hanem, muszę więc zostać dłużej, przyjdę rano. Czy Han wie, jak się nazywasz? Spytała podejrzliwie. Peter roześmiał się nerwowo. Naturalnie, że wie jutro ci wszystko wytłumaczę. Nie, dzisiaj. Będę na ciebie czekała. Koło dziesiątej możesz być u mnie. Nie próbuj mówić, że nie możesz. O dziesiątej dopiero stąd wychodzę. Pomyśl sama. Odłóżmy to do rana. Bronił się zniechęcony. Nie, nie ustąpi ani minuty. O dziesiątej. A jeżeli do tej pory nie przyjdziesz, to poczekaj, nie groź mi. Jakoś się dogadamy. Przyjdę jak będę mógł najwcześniej. Najpóźniej o wpół do jedenastej. Ktoś szedł w stronę drzwi. Peter modlił się w duchu, by wszedł do laboratorium i zakończył tę rozmowę. — Dobrze, czekam do wpół do jedenastej — powiedziała, krótko wkładając ampułkę do torebki. — Ale jeżeli nie przyjdziesz... Głos jej wciąż jeszcze drżał ze złości. — A jak nie przyjdę? Ktoś nacisnął klamkę. Wszedł laborant, niosąc naczynie z wodą destylowaną. Odcinek siedemnasty Peter odetchnął, chociaż chciałby usłyszeć jej odpowiedź. Czym mu chciała zagrozić? Już się tego nie dowiedział. Teraz po korytarzu wciąż chodzili ludzie, nie mogli więc rozmawiać swobodnie. Stary Fritz postawił balon z wodą i powoli z uwagą, jak wszyscy laboranci na całym świecie, zaczął napełniać strzykawki. Peter wiedział, że będzie się z tym grzebał dobrą godzinę. Zrozumiała także i Hilda, że dłużej nie można sprawy przewlekać. Pożegnawszy Petra skinieniem głowy, mocno zatrzasnęła za sobą drzwi, pozostawiając bez odpowiedzi Heil Hitla, jaki machinalnie szczeknął Stary Fritz. O rozdział 17. Tego dnia po raz pierwszy Peter mógł właściwie ocenić berlińskie zaciemnianie. Ciemności były tak nieprzeniknione, że z trudem odszukał drogę ze stacji kolejki podziemnej do zakładu profesora Hana, mimo że znał ją doskonale. Dochodziła dziewiąta. Ulice miasta ogrodu były jak wymarłe. Przez całą drogę spotkał jednego policjanta i trzech przechodniów. Mżył deszcz, gdy podszedł do upatrzonego za dnia drzewa. Przytuliwszy się do jego pnia rękami, szukał gałęzi, pewien, że ciemne ubranie maskuje go znakomicie i że nikt nie mógłby go dostrzec, nawet gdyby go mijał w odległości kilku kroków. Otarł trochę skórę na dłoniach o szorstką kory drzewa, poza tym jednak przedostanie się do ogrodu pawilonu chemii organicznej nie nastręczało mu większych trudności. Chmurne niebo wytworzyło tak idealne ciemności, że musiał macać rękami dla ustalenia właściwego kierunku. Przystanął przy niskim siatkowym płocie oddzielającym oba pawilony, podciągnął rękaw i spojrzał na świecącą tarczę zegarka. Minęła dziewiąta, jak ten czas ucieka. O wpół do jedenastej powinien być u Hildy. Licho wie, co ta histeryczka gotowa zrobić, gdyby się spóźnił. Tak gdy wpadnie w pas jest zdolna jest do wszystkiego. Całym wysiłkiem woli odwracał myśl od Hildy, skupiając się na oczekującym go zadaniu. Już gotował się do skoku przez płotek, gdy nagle, z ogrodu zakładu, profesora Hana dobiegł go odgłos kroków, cofnął się w ostatniej chwili i zaczął słuchać. Były to regularne kroki ciężkich, solidnie obutych nóg, stąpały stale w tym samym miejscu. Strażnik skądże się tu wziął? Nigdy przecież nie słyszał, by zakład był strzeżony, nigdy też nic podobnego nie zauważył. Z przykrością uświadomił sobie, że wartownik krąży tak blisko płotu, iż na pewno by go zauważył, gdyby noc nie była taka ciemna. Schyliwszy się, sprawdził rękami drogę, poczołgał się wzdłuż siatki płotu kawałek dalej. Ledwie oddalił się o parę metrów od poprzedniego miejsca, posłyszał inne kroki. Nowy wartownik. Widocznie jest ich tu dokoła cały łańcuch. Chwilę stał bezradny, potem zaczął szukać na ziemi. Wszędzie tu było dużo kamyczków. Po chwili miał ich pełną garść. Podniósł się i szybko zaczął rzucać jeden po drugim naukos przez płot. Padały z chrzęstem wilgotne krzaki. Wartownik zaraz przy pierwszym szeleście przystanął, potem coś krzyknął. W ciemnościach błysnęła wąska smuga niebieskiego światła. Na wyszutrowanej ścieżce zazgrzytały pośpieszne kroki drugiego wartownika, który przyłączył się do tego z latarką. Peter mocno rzucił jeszcze całą garść kamyków. Cicho podbiegł do miejsca, gdzie jeszcze przed chwilą stał drugi wartownik i bezszelestnie przeskoczył przez ogrodzenie. Słysząc cichą rozmowę dwóch ludzi, próbujących odgadnąć, co to były za szmery, które ucichły tak nagle, postanowił wykorzystać okazję. Znał drogę na pamięć, nic mu teraz nie przeszkadzało. Straże rozstawione były tylko wzdłuż krańców ogrodu. Deszcz wzmógł się jeszcze. Krople padały, pluszcząc głośno, co Petrowi było bardzo na rękę w chwili, gdy jego pilnik zaczął zgrzytać na kłódce zabezpieczającej pokrywę przewodu wentylacyjnego. Uśmiechnął się na myśl, że to wspaniałe z solingenowskiej stali narzędzie wypożyczył sobie z kompletu narzędzi zakładu profesora Hana. W kwadrans przepiłował kłódkę, palcami sprawdził, gdzie znajdują się zawiasy pokrywy, z oliwiarki polał je obficie oliwą i bez najmniejszego hałasu podniósł daszek. Już z poprzednich oględzin wiedział, że przewód wentylacyjny jest dostatecznie szeroki, by się w nim mógł zmieścić. Teraz chodziło tylko o to, czy znajdzie tam oparcie dla nóg. Trzymając się obu rękami brzegu przewodu wentylacyjnego, opuścił się całym ciałem w głąb wąskiego szybu i nogami badał wszystkie cztery jego ściany. Po chwili znalazł pierwszą klamrę, spróbował postawić na niej nogę, utrzymała go, potem już łatwiej odnalazł dalsze. Zanim ruszył po klamrach w dół, ostrożnie przymknął daszek. Schodząc, liczył klamry, było ich sześć. Wreszcie stanął na śmieciach i na wpół zeschniętych liściach, które wiatr nagnał do szybu wentylacyjnego. Schron nie był zbyt głęboki, wszystkiego trzy metry. Bierge pomyślał, że szczęśliwie rzucona jednotonowa bomba łatwo dałaby mu radę, niszcząc także i całą aparaturę atomową. Nie próbowali sięgać głębiej w ziemię, bo prawdopodobnie podłoże było skaliste, albo też bali się uszkodzić fundamenty budynku. Przestał się tym interesować, zaczął szukać wyjścia, ponieważ ciemność była tu absolutna, musiał zdać się na dotyk. Macając rękami wokół siebie zaraz na drugiej ścianie natknął się na metalową żaluzję. Między jej listwami szpary były tak szerokie, że mógł w nie wetknąć mały palec. Wysnuł z tego wniosek, że w pomieszczeniu, od którego dzieli go żaluzja, także jest ciemno, gdyż inaczej światło przewijałoby przez szpary żaluzji do wnętrza szybu. Sięgnął po latarkę elektryczną. Kiedy ją jednak zaświecił, okazało się, że światło jej jest zbyt mocne. Przesłonił ją więc chusteczką do nosa. Żaluzja wentylacyjna była szeroka, ale za to krótka. Nie miał jednak obawy, że się przez nią nie przedostanie, byle ją tylko otworzyć. Otwierała się do środka, do pomieszczenia, ale mimo, że ją nacisnął, nie ustąpiła. Liczył się z ewentualnością takiej przeszkody, lecz mimo to zirytował się. Bo czas zbyt szybko uciekał, dość łatwo znalazł zawiasy żaluzji. Po przeciwnej stronie powinien być zamek. Oczywiście był, ale Peter Omal nie krzyknął z radości, gdy wyczuł po swojej stronie wystający z zamku uchwyt kluczyka. Schwycił go ostrożnie kleszczykami i przekręcił raz drugi. Naoliwił jeszcze zawiasy. Żaluzja otworzyła się bez zgrzytu. Powiódł smugą niebieskiego światła po pomieszczeniu. Była to widocznie pracownia, świadczyły o tym stoły laboratoryjne z rozmaitymi aparatami pomiarowymi i inną potrzebną aparaturą. Otwór wentylacyjny znajdował się pod sufitem, natomiast dno szybu sięgało prawie metr niżej. Mimo to jednak dość się namęczył, zanim przedostał się do pracowni. Dalej już nie miał żadnych trudności, pracownia była niska. Trzymając się ręką brzegu żaluzji, bez trudu dosięgnął nogami podłogi. Pracownia była niewielka, ale potrójne drzwi w pierwszej chwili wprawiły go w zakłopotanie. Przypuszczał, że drzwi na wprost wentylatora powinny prowadzić do przedpokoju albo na korytarz. Chwilkę się jednak wahał, czy wybrać drzwi na lewo, czy też na prawo. Na chybiu trafił, wybrał drzwi na prawo. Nasłuchiwał przez chwilę i stwierdziwszy, że nigdzie nie słychać najmniejszego szmeru, ostrożnie nacisnął klamkę. Dech mu zapierał ze wzruszenia, gdy przesuwał smugę niebieskiego światła po plątaninie doprowadzających wodę rur i kabli elektrycznych zbiegających się od wszystkich ścian po środku bardzo niskiej, lecz obszernej izby, przy dziwacznym szaro-czarnym prześcianie, z którego sterczał cały szereg rur z chromowanej stali. Na jednej z nich wisiały aparaty podobne do woltomierzy tarczami zegarowymi i wskazówkami. Inne kończyły się lśniącymi czernią ebonitowymi dźwigniami. Był w laboratorium z aparaturą atomową, nie miał wątpliwości. Szerokie rury doprowadzały do ścian sześcianu wodę chłodzącą, tarcze zegarowe to były aparaty pomiarowe do mierzenia intensywności neutronów lub promieni gamma, a sześcienny zbiornik zawierał ciężką wodę z metalicznym uranem. Powierzchnia jej tak go zainteresowała, że przez chwilę zapomniał, co miał sprawdzić w pierwszym rzędzie. Podszedł do zbiornika i dotknął go palcem. Potem przesunął po nim całą ręką, zdziwił się, że umazana była na czarno grafit. Niemcy otoczyli swą aparaturę uranową grafitowym płaszczem. Zastanawiał się nad tym przez chwilę, wnet jednak uświadomił sobie, że nie ma czasu na rozwiązywanie zagadek naukowych. Zaczął szukać wodowskazu. Naturalnie są po dwa na każdej ścianie zbiornika. Peter starannie zapamiętał, jak wysoko na każdym z nich sięgało lustro ciężkiej wody. Znalazł także i dwa kurki. Jeden o szerszym, drugi o węższym przekroju. Przyniesiony przez niego szlauch łatwo dał się nasunąć na węższy kurek. Przylegał doń ściśle. Z szafy stojącej w kącie laboratorium wyjął wielki, pięciolitrowy pojemnik i ostrożnie zaczął go napełniać, uważając, by woda cieknąc nie robiła hałasu. Napełnianie nie trwało długo, mimo to sprawdziwszy zegarek skonstatował, że musiałby mieć dwie godziny czasu, by ująć ze zbiornika 300 litrów ciężkiej wody, przywiezionej z Ryukanu. A tak długo nie mógł tu pozostać. W każdej chwili mógł ktoś nadejść. Odstawił naczynie na miejsce i zaczął szukać w laboratorium. W niskiej szafce znalazł cały zwój szerokiego szlauchu. Odetchnął z ulgą, stwierdziwszy, że przylega doskonale do szerszego kurka. W rogu laboratorium pochyła cementowa podłoga kończyła się kratownicą ścieku. Tam więc wetknął koniec szlachu. Teraz woda, cicho bulgocąc, uchodziła szybko. Bierge niespokojnie rozglądał się dookoła. Były tu jeszcze jedne drzwi. Gdy je uchylił, do laboratorium wtargnęła smuga żółtego światła pochodząca z długiego, niskiego i wąskiego korytarza. Wychylił się ostrożnie. Korytarz był pusty. Mimo to jednak, zamknąwszy cicho drzwi, powrócił szybko naprawić niedopatrzenie, jakiego się uprzednio dopuścił. W świetle latarki elektrycznej znalazł pod sufitem drugą żaluzję od szybu wentylacyjnego, identyczną jak ta, przez którą się dostał do sąsiedniej pracowni. Podsunął pod nią skrzynkę, otworzył tkwiącym w zamku kluczykiem i pozostawił uchyloną. Teraz chron był przygotowany na wszelki wypadek, gdyby go ktoś zaskoczył. Zadowolony Peter podszedł znów do wodowskazu. Powierzchnia wody opadła już do pożądanej wysokości. Czas było zakręcić kurek. Rur doprowadzających zwyczajną wodę było tu wiele, nałożył więc na jedną z nich szlauch, który dotąd odprowadzał wodę ze zbiornika i odkręcił kurek. Poziom wody na wodowskazie zaczął się podnosić. Gdy zbliżał się do uprzedniej wysokości, Bierge zmniejszył dopływ wody, by uzyskać ściśle tę samą zawartość zbiornika, jaką zastał. Udało się doskonale. Z uczuciem wielkiego zadowolenia wytrząsnął nad ściekiem resztę wody ze szlachu i odłożył go na miejsce. Teraz naprawdę był zadowolony z dokonanej pracy. Odjął z aparatury około 300 litrów, jak obliczał w przybliżeniu ciężkiej wody i na jej miejsce wlał zwyczajną wodę lekką. Nikt nic nie zauważy, lecz aparat nigdy już nie będzie pracował. Czy na pewno nie będzie? Bierge przeraził się nagle, jeżeli może pracować i przy rozrzedzonej ciężkiej wodzie, a jeżeli przy tak wielkiej ilości to rozrzedzenie nie będzie przeszkodą. Szybko wydobył z kieszeni składaną miarkę i zaczął mierzyć zbiornik. Tak był zajęty swą robotą, że kroki w korytarzu posłyszał dopiero w momencie, gdy odezwały się tuż za drzwiami. Zamarł bez ruchu, z miarką w ręce, tak zaskoczony, że zapomniał o broni. Kryjówka była niedaleko, lecz droga do niej wymagała trochę czasu. Schował miarkę i sięgnął po rewolwer. Kroki przeszły. Ale zanim jeszcze zdążył schwycić rękoma brzeg otworu żaluzji, posłyszał, że otwierają się drzwi do sąsiedniej pracowni. Musiał ryzykować, że przyłapią go w chwili, gdy będzie bezbronny, z głową i rękoma w szybie wentylacyjnym. Przymknął za sobą żaluzjowe drzwiczki właśnie w chwili, gdy silna lampa pod sufitem zalała jasnym światłem całe obszerne laboratorium. Przez szpary w żaluzji dostrzegł młodego człowieka z grupy Hepla, który przyniósł jakiś aparat. Bez jakichkolwiek podejrzeń podszedł do grafitowego zbiornika i zaczął się zajmować jedną z szerokich rur wychodzących ze zbiornika na zewnątrz. Bierge, spojrzawszy na zegarek, zaczął go kląć w duchu. Za parę minut dziesiąta, gdyby nawet zaraz mógł wyjść, to i tak nie dotrze do Hildy na pół do jedenastej. Nie odważył się wejść po klamrach na górę szybu wentylacyjnego i tam przepiłować zamykającą go kłódkę. Bał się bowiem, że w panującej w całym podziemiu ciszy ten człowiek przy aparacie na pewno by usłyszał. Starając się nie myśleć o Hildzie i jej atakach histerii, szybko zaczął obliczać objętość zbiornika. Był to regularny sześcian, o boku długim na półtora metra, czyli że jego objętość wynosiła ponad trzy i jedną trzecią metra sześciennego. Odliczywszy objętość grafitowej obudowy oraz pewną ilość na naczynie zawierające wodę z uranem doszedł do wniosku, że ciężkiej wody w zbiorniku może być nie więcej niż 2000 litrów. Rozrzedził ją więc o jedną siódmą to powinno wystarczyć. Powróciło uczucie pełnego zadowolenia. Nareszcie, po wszystkich niepowodzeniach osiągnął swój cel. Iris byłaby szczęśliwa. Pamięć o zmarłej opanowała go bez reszty, spychając na plan dalszy myśl o randce z Hildą. We wspomnieniach o krótkotrwałej miłości, jaką przeżył w Norwegii, nie było już tak wiele goryczy i cierpienia jak dotąd. Sukces w akcji działał jak ofiara za dość uczynienia za śmierć dziewczyny. Machinalnie obserwował mężczyznę pracującego przy zbiorniku z aparaturą uranową. Teraz poznał, że to młody fizyk z Uniwersytetu Lipskiego. Scharfirer Benke, jeden z licznych asystentów hepla. Co on tam montuje? Benke wsuwał do wystającej z czarnego zbiornika rury jakąś inną, która miała na końcu umieszczoną małą komorę. Peter poznał, że to licznik neutronów. Teraz przypomniał sobie, co powiedział asystent Hanna, kiedy miał iść odważyć fosfor radioaktywny dla Hildy, że musi przygotować nowy ładunek komór liczących gaz fluoroboranowy. Wspomnienie Hildy zaniepokoiło go. Spojrzał na zegarek, minęła dziesiąta. Doszedł do przekonania, że nie ma nadziei, by szybko się stąd wydostał. Obecność Benkego przy aparaturze świadczyła, że będą pracowali w podziemnym laboratorium, bo po cóż inaczej napełniałby na nowo komor liczące. Jedyną nadzieję pokładał w tym, że może Benke odejdzie na chwilę, przez ten czas jemu uda się wydostać przez wentylator w sąsiedni pracowni. Ale asystent Heppla nie miał zamiaru wychodzić. Peter zdał się na łaskę losu. Może nie będzie tak źle, Hilda się uspokoi, a wyjaśnienia jego przyjmie równie dobrze rano jak wieczorem. Pech byłby tylko w takim wypadku, gdyby ludzie Hepla mieli pracować w schronie atomowym aż do rana. Nie mógłby przecież przy świetle dziennym wydostać się z szybu wentylacyjnego do ogrodu, musiałby czekać, aż znów zapadną ciemności. Przebywanie w ciasnym szybie nie należało co prawda do przyjemności, ale podczas walk w Afryce wytrzymywał i w nieprzyjemniejszych sytuacjach. Krótkotrwały głód też jakoś można przytrzymać. Teraz dopiero uświadomił sobie, że już nie ma powodu, by siedział dłużej w Berlinie. Nigdy dotychczas nie kłopotał się o to, jak się wydostanie z Niemiec. Cały jego wysiłek myślowy skierowany był na problem zniszczenia aparatury atomowej. Teraz jednak zaczął myśleć i o tym. Szybko doszedł do wniosku, że chyba się to nie uda bez pomocy jednego z owych dwóch agentów, których adresy otrzymał od przedstawiciela Intelligence Service w Sztokholmie. Z ironicznym uśmiechem obserwował Bękego przy aparaturze atomowej. Męcz się męcz, pomyślał, bardzo się wszyscy zdziwicie, jak wam nic z tego nie wyjdzie. Nagle przestał się uśmiechać. A jeżeli wpadną na to, że ciężka woda została rozrzedzona zwyczajną wodą, to co wtedy? Ciężki wodór bardzo łatwo oddziela się od lekkiego, ponieważ waży dwa razy więcej. Pytanie tylko, gdzie mogliby takie oddzielenie przeprowadzić. Norsk hydro w Ryukanie jest całkowicie zniszczona. Gdyby nawet i odbudowali, Lotnictwo sprzymierzonych rozwali fabrykę znowu i Niemcy nie będą mieli możliwości jej obronić. Gdzie indziej też pracować nie mogą. Niedawno udało mu się usłyszeć, jak Hepel skarżył się Hanowi, że instalowanie produkcji zastępczej ciężkiej wody w werkę posuwa się w żółwim tempie, i miną jeszcze długie miesiące, zanim te zakłady wyprodukują pierwsze próbki ciężkiej wody. Dalej nie miał już czasu rozmyślać, drzwi od korytarza otwarły się gwałtownie. Weszli dwaj oficerowie SES i ustawili się po obu stronach drzwi. Benke cofnął się od aparatury, trzasnął obcasami i sztywno wyciągnął rękę w hitlerowskim ukłonie. Bierge z trudem opanował śmiech, gdy w odpowiedzi na ukłon asystenta wybiegł do laboratorium przez otwarte drzwi do rodnów Idący za psem mężczyzna zatrzymał się w drzwiach na moment. Głowę w czapce polowej podniósł na sekundę ku lampie na suficie, zamrugał oczami i przygarbiony wszedł powoli do laboratorium. Szedł niepewnie, powłócząc nogą, lewą ręką przykurczoną w łokciu, poruszał nieustannie ruchem, jakby liczył pieniądze. Uśmiech z ust Biergego zniknął. Tając oddech w piersi, obserwował człowieka, którego znał tylko z filmów i portretów, tutaj, w Niemczech, narzucających się każdemu co krok. Więc to jest Adolf Hitler, firer faszystów, przyczyna krwawej wojny trwającej już od pięciu lat. Gdy tamten podniósł głowę do światła, Bierge spotkał się ze spojrzeniem jego szaro-niebieskich oczu. Hilda brydziła coś na temat, że to wzrok magnetyzujący, nieodparty. Na nim nie zrobił wrażenia. Porównał pospolitą, mieszczańską twarz Churchill'a z tą szarą, plamistą, wychudłą maską, i wstręt fizyczny, jaki budził się w nim zawsze przy spojrzeniu na fotografię Firera, pogłębił się jeszcze. Brzydziłby się podać rękę temu człowiekowi nawet, gdyby nie wiedział, że to Hitler. A Hitler przystanął obok bękego, który zamienił się w nieruchomy posąg. Stał niezdecydowany, jakby niczym się nie interesując. Z górną częścią ciała pochyloną do przodu, jakby lada chwila miał się przewrócić. Zdawało się, że tego samego obawia się także potężny mężczyzna z odznakami generała SS, który czujnie stał tuż obok niego, gotów każdej chwili pochwycić go w ramiona. Laboratorium zapełniło się ludźmi. Za olbrzymim adjutantem wszedł mężczyzna w cywilu, w którym Bierger rozpoznał profesora medycyny szarlatana Morela. Za nim Oberströmbann Führer ze swoim sztabem naukowców, kilku oficerów różnej broni oraz profesor Hahn który usłużnie przepuścił przed sobą jakiegoś drobnej postaci cywila o ciemnych, siwiejących włosach. Bierge poznał słynnego fizyka profesora Heisenberga, który w dotychczasową ścisłość badań naukowych wprowadził nieoznaczoność, podnosząc ją do rangi zasady. Spotkał go już kiedyś w laboratorium profesora Hanna, ale teraz znowu patrzył nań z prawdziwym podziwem. Nagle uwagę jego zwróciło głuche warczenie psa. Owczarek węszył gdzieś tuż pod nim. Biergemu lodowaty pot wystąpił na czoło. — i do nogi! — odezwał się chrapliwy głos, którego intonację znał tak dobrze z radia. Pies warknął znowu, ale usłuchał. Na jego węszenie po laboratorium nikt nie zwrócił uwagi. Wszystkie albo prawie wszystkie spojrzenia skupione były w fanatycznym napięciu, na twarzy człowieka w butach z cholewami, skromnym mundurze, przybranym tylko nie rzucającym się w oczy żelaznym krzyżykiem. No, szczeknął Hitler. Nie zwracał się przy tym do nikogo osobiście. Rzucił ten krótki wyraz jakby gdzieś w przestrzeń. Heppel wysunął się naprzód i szeroko napuszonym stylem zaczął opowiadać o aparaturze atomowej, odkryciu wiedzy niemieckiej. Bierge w swojej kryjówce uśmiechnął się przy tym twierdzeniu, jakąż pracę wykonali przednio inni, zanim Han wpadł na pomysł rozszczepiania atomów uranu. A gdzie wtedy byli Niemcy? Hitleryzm prześladował niearyjską wiedzę w państwie, a nawet tę aryjską popierał bardzo skromnie. W całej wielko niemieckiej Rzeszy nie było ani jednego cyklotronu, a tymczasem Rosjanie, o których Hitler wyrażał się z taką pogardą. Już przed wojną mieli kilka takich aparatów i dokonywali ze ich pomocą niezwykłych prac. Przegra każdy, kto nie docenia wiedzy, pomyślał Peter z żarliwością młodego badacza. Obserwował nieustanny ruch palców Hitlera, jakby liczącego niewidzialne pieniądze. Ruch ten przykuł jego całą uwagę. Tak wyglądało, że Führer w ogóle nie słucha wykładu Hepla, błądził oczyma po laboratorium i po zebranych w nim osobach. Han, na którym wzrok jego zatrzymał się na moment, z trudem pohamował ironiczny uśmiech, z jakim przysłuchiwał się entuzjastycznym słowom swego młodszego kolegi w mundurze SS. Nagle Hitler rzucił głową i podniósł prawą rękę. Heppel urwał w połowie zdania. Czyje to odkrycie? spytał chrapliwie Hitler. Heppel wyraźnie się zmieszał. Tych oto dwóch panów, profesora Hana i profesora Heisenberga wodzu rzucił niechętnie, wskazując obu profesorów, którzy wysunęli się naprzód. Wykryłem tylko rozszczepianie atomów uranu na neutrony wodzu, odpowiedział Hans skromnie. A ja opracowałem tylko teorię aparatury wodzu, rzecz prosta, bez żadnych gwarancji, dodał z nieoczekiwaną szczerością Heisenberg. A ci panowie, wskazał ręką Hepla i jego asystentów, wszystkich w paradnych mundurach, zaplanowali całą aparaturę, jaka się tu znajduje i przeprowadzali próby. Ku zdumieniu Petra Hitler uśmiechnął się i podał Heisenbergowi rękę. Potem zwrócił się do Hanna i machinalnie znów wyciągnął rękę, w ostatniej jednak chwili cofnął ją i gwałtownie odwrócił się do Hepl'a. Zaczynajcie — polecił krótko. Olbrzymi adiutant podsunął mu krzesło. Hitler jednak szorstkim ruchem odmówił. Długim, niepewnym krokiem przeszedł przez laboratorium. Przy ścianie od pracowni zawrócił i znów podszedł do szarego zbiornika aparatury atomowej. Zmieszany Han cofnął się w głąb laboratorium, po twarzy jego przemknął uśmiech pełen goryczy. Bierge domyślił się, dlaczego Hitler nie podał profesorowi ręki. Mimo woli z podziwem pomyślał, jak fantastyczną pamięć ma ten na wpół wariat. Otóż Han przez dłuższy czas zatrudniał w swym zakładzie zdolną fizyczkę Żydówkę lizę meitner, a nawet zdobył dla niej pozycję nieodzownego dla gospodarki narodowej Żyda. Ale Liza Meitner wzgardziła tym niezwykłym zaszczytem, i tuż przed wybuchem wojny z Polską wraz z swym siostrzeńcem Frischem uciekła do Kopenhagi. Peter widział ją w Sztokholmie przed wyjazdem do Niemiec. Hitler nigdy nie zapomniał o tej sprawie. A część wściekłości z powodu takiej zniewagi przeniósł na nieszczęsnego Hanna. Zapewne jeszcze gorsze czasy nadejdą dla profesora, kiedy Gestapo stwierdzi, że do jego laboratorium przedostał się agent Intelligence Service, pomyślał Peter. Może do tego czasu wojna się skończy, próbował się pocieszać. Teraz zwrócił uwagę na Heppla, który wraz z asystentami żywo krzątał się wokół grafitowego sarkofagu. Woda z szumem popłynęła przez rury chłodzące. Asystenci sprawdzali aparaty pomiarowe, a Heppel zwrócił się do Hitlera. W ręku trzymał na drążku małą szklaną rurkę wypełnioną szarym metalicznym proszkiem. To jest rat zmieszany z berylem wodzu, mówił z szacunkiem. Tłumaczył dalej, że promieniowanie radu wyprodukuje z berylu w tej rurce neutrony. One zaś zaczną rozszczepiać atomy metalicznego uranu zanurzonego w małych kostkach w ciężkiej wodzie, wyzwalając z nich przy tym nowe neutrony. Te zaś rozszczepią dalsze jądra atomów uranu i reakcja potoczy się jak lawina. Gdyby aparatura nie była chłodzona wodą, rozgrzałaby się nadmiernie, a gdyby nie poskramiano neutronów prętami, jak dzikie zwierzęta, ostatecznie wszystko to razem eksplodowałoby jak bomba. — Tu właśnie są te pręty, które zanurzamy w ciężkiej wodzie, na mniejszą lub większą głębokość — wskazał na jeden z nich. — One zdołają wchłonąć nadmierną ilość neutronów. Przy słowie bomba Hitler ożył nagle. — Jak prędko będziemy mogli produkować bomby atomowe? — zapytał chrapliwie. Heppel był wyraźnie zaskoczony. Za kilka miesięcy będziemy je mieli, wodzu, odparł stanowczo. To jest pierwsze doświadczenie z nowym wyposażeniem aparatury, która nas wreszcie doprowadziła do celu. Najwyższą nagrodą, jaka nam przypadła w udziale, jest pańska obecność przy tej pierwszej próbie, wodzu. Kiedy Heppel zapewnił, że bomby atomowe będą już za kilka miesięcy, Hitler z zadowoleniem pokiwał głową. Lecz Han przy tych słowach poruszył się niespokojnie, jak gdyby chciał podejść i coś powiedzieć. Bierge zauważył, że w tej chwili Heisenberg schwycił go za rękę i coś mu szepnął do ucha. Na co jednak Han niezdecydowanie kręcił głową. Po tym drobnym epizodzie Bierge przeniósł wzrok na aparaturę, na której teraz skupiały się wszystkie spojrzenia, także Hitlera i strażników. Znajdując się stosunkowo wyżej od innych, widział wyraźnie wskazówkę jednego z instrumentów pomiarowych neutronów. Przywarł więc do niego spojrzeniem. Teraz wskazówka drgnęła, zatańczyła koło zera i powoli zaczęła posuwać się w górę. Lodowaty pod przerażenia zrosił czoło Petra. Aparatura atomowa pracuje, neutrony zaczynają się mnożyć, więc wszystko, co zrobił, nie przydało się na nic. Machinalnie otarł pod czoła, lecz jak zaczarowany wpatrywał się dalej we wskazówkę. Posuwała się powoli, ale nieustannie. Na twarzy Hepla malował się triumf. Aparatura pracuje tak, jakieśmy tego oczekiwali, wozu. Hepel ostrym tonem przerwał ciszę. Neutrony się mnożą i rozbijają nieustannie nowe atomy uranu. Strzałka na aparacie pomiarowym wskazuje, ile ich już przybyło ponad te, jakie doprowadziła rurka z radem i berylem. Obecnie jest ich już siedem razy więcej. Za chwilę będzie pięćdziesiąt razy więcej, a potem. Nie dokończył. Patrząc na licznik, wytrzeszczył oczy. Wskazówka nagle przestała się poruszać. Uparcie tkwiła na siódemce. Heppel przyskoczył do innego aparatu pomiarowego, ale i na jego tarczy wskazówka nie przekroczyła siódemki. Pręty wyjąć zupełnie, krzyknął na swoich asystentów, z wyrazem rozpaczy na twarzy sam skoczył do stalowego pręta wystającego z szarego zbiornika i wyciągnął go do końca. Wskazówka licznika neutronów zakołysała się zaciąganiem, przesunęła się o trzecią część stopnia na skali i stanęła. Co to znaczy? Zacharczał Hitler. Nie wiem, wodzu, coś nieprzewidzianego. Rano jeszcze aparatura pracowała doskonale, panowie są świadkami. zdruzgotany Heppel wskazywał na swych asystentów. Zdobył się jednak na bardziej przekonywającą intonację. To mała przejściowa usterka wodzu, zaraz ją usuniemy. Program produkcji bomb atomowych nie ucierpi na tym, nie opóźni się. Przykro mi tylko, że próba nie powiodła się właśnie podczas pańskiej cennej wizyty wodzu. Hitler już chciał coś powiedzieć, ale nim jeszcze zdołał się odezwać, Han wyrwał się Heisenbergowi i zdecydowanie wysunął się naprzód. Przykro mi wodzu, że jako uczciwy Niemiec muszę zaprotestować przeciwko opinii pana doktora, wskazał na Hepla. Bez względu na to, czy aparatura pracuje, czy też nie, od niej do bomby atomowej jest jeszcze daleko. — To nieprawda! — uniósł się gniewem Heppel. Hitler władczym gestem podniósł rękę. Obaj przeciwnicy zamilkli. Odcinek osiemnasty Do schronu wdarł się jękliwy dźwięk syren alarmowych, wzmocniony przez szyby wentylacyjne, ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Hitler dostał histerycznego ataku szaleńczego gniewu. Mówił szybko, wpadał w dalsze słowa, zanim dokończył poprzedni. Harczał, sapał, parskał, wymachiwał rękami, mściwie wygrażał pięścią to jednemu, to znów drugiemu z obecnych. W jego sposobie mówienia i zachowania, mimo całej śmieszności, było coś tak demonicznego, że Peter zrozumiał, dlaczego wszyscy Zalęknieni cofają się przed nim. Dlaczego tak wybitni naukowcy jak Han i Heisenberg milczą o jak mali uczniacy w obliczu rozgniewanego nauczyciela? Hitler mówił tak szybko, że Bierge z trudem go rozumiał. Ze słów jego jednak zorientował się, że obrzuca wezwiskami niemiecką wiedzę, wskazując na sukcesy sprzymierzonych, a nawet przeklina własny naród. Musicie zginąć wy, a z wami wszyscy, ponieważ nie jesteście godni zwycięstwa. Powtarzał to zdanie wielokrotnie. Głucha kanonada dział przeciwlotniczych i nieregularne detonacje ciężkich bomb lotniczych tworzyły dramatyczne tło dźwiękowe dla tego jego wyroku. Bierge, opanowawszy zdenerwowanie, spojrzał na zegarek. Minęła dwunasta. Ulubiona godzina nalotów sprzymierzonych. Tym razem uwaga ich skupiła się na południowej części Berlina. Bomby eksplodowały nieprzyjemnie blisko. Bombardowano miasto, ogród dalem. Hitler wciąż mówił jeszcze, gdy drzwi z korytarza nagle się otwarły i w progu stanął mężczyzna w mundurze SS z ręką uniesioną w ukłonie. Daszek czapki przysłaniał mu twarz, ale gdy wypowiadał słowa pozdrowienia, uniósł nieco głowę i w okularach odbiło się światło. Biergę poznał Himmlera. Obudziło się w nim nagle jakieś nieokreślone poczucie niebezpieczeństwa. Najwyższy dowódca SS Naczelnik Gestapo i Policji Kryminalnej w jednej osobie podszedł do Hitlera, wyraźnie zaskoczonego jego przybyciem i coś cicho powiedział. Gest zdumienia i przerażone spojrzenie Hitlera wzmogło jeszcze poczucie zagrożenia Petra. Sięgnął po rewolwer, ale w tej samej chwili Hitler szybko wyszedł, a za nim pies, olbrzym, adiutant i cała świta. Wszyscy proszę wyjść rzucił Himmler głośny rozkaz znajdującym się tu jeszcze ludziom z zakładu. W tym momencie wzmógł się znacznie huk bomb eksplodujących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Biergę już łudził się nadzieją, że Himmler zjawił się tylko wobec zagrożenia atakiem lotniczym skoncentrowanym, jak wyglądało wyłącznie nadalem. na dalem. Naraz drzwi sąsiedniej pracowni otworzyły się gwałtownie i banda gestapowców z gotowymi do strzału pistoletami wpadła do laboratorium. Rozbiegli się, szukając po wszystkich kątach. Za każdym najmniejszym przedmiotem, a tymczasem ich najwyższy dowódca dla ostrożności wycofał się na korytarz. Peter sprawdził, że ma w rewolwerze pełny magazynek i jeszcze jedną kulę w lufie. Jedna z nich będzie dla mnie, reszta dla ludzi z Gestapo, pomyślał z całym spokojem. W tym ostatnim niemal momencie życia powiedział sobie, że odejdzie bez żalu. Zadanie jego zostało wykonane. Unieszkodliwił bezpowrotnie aparaturę atomową, już hitlerowcy nie wyprodukują ani jednej bomby atomowej dla zniszczenia demokratycznego świata. Jeden z ludzi podniósł wzrok na sufit i z okrzykiem triumfu zwrócił uwagę na żaluzję wentylatora. Dwaj inni podbiegli do skrzynki, którą Peter ustawił przy ścianie, wskoczyli na nią, teraz Bierge wypchnął drzwiczki żaluzjowe kolanem. Za wszelką cenę musicie wziąć go żywcem, odezwał się z korytarza władczy głos Himmlera. Peter uśmiechnął się, oddał pięć strzałów. Trzy z nich sięgnęły dokładnie celu. Jeszcze ostatni strzał. Podniósł rewolwer do skroni. Nagle cały schron zakołysał się od wybuchu. Światło zgasło, a on sam runął przywalony rozsypującymi się ścianami. Rozdział 18. Ostry ból głowy przywrócił Petrowi świadomość. Otworzył oczy i natychmiast zamknął je znowu. Ostre, elektryczne światło było nie do zniesienia. Spróbował spojrzeć przez przymknięte powieki. Z nachylającej się nad nim męskiej twarzy widział tylko oczy i nos, resztę zakrywała biała gaza. Lekarz, jestem w szpitalu uświadomił sobie. Żywo i wyraźnie stanęły mu w pamięci wszystkie wypadki ostatnich godzin. Straszliwy huk, który dosłyszał już na wpół omdlały. Celna bomba trafiła w sam Instytut Kaiser Wilhelm. Może przy tym sprzymierzeni zniszczyli także aparaturę atomową. Nie, to im się na pewno nie udało, bo inaczej by tu nie leżał. Mimo iż głowa bolała go bardzo, a w lewej nodze odczuwał dziwne kurcze, mógł jednak logicznie myśleć. Było oczywiste. Wpadł w ręce gestapo. Koniec będzie zupełnie prosty. Chodzi tylko o to, by jak najmniej powiedzieć. Dreszcz mu przebiegł po skórze, gdy wspomniał okrucieństwa przesłuchań gestapowskich, o których słyszał w Anglii i Norwegii. Zeszywając mu ranę szarpaną głowy, lekarz zaliczył ten odruch na konto dokonywanego zabiegu. Przerwał więc na chwilę swą pracę. Bierg otworzywszy szeroko oczy, starał się wyczytać coś z jego twarzy. Spojrzenie odbiło się jednak od profesjonalnego spokoju chirurga. Pod jego rękami leżał przypadek, nie człowiek. Przytomny? Możecie mówić? Spytał szorstko lekarz. Tak. Proszę nie mówić, nie skończyliśmy jeszcze. Igła znów weszła w skórę. Chirurg szybko kończył szycie. Peter zacisnął zęby z bólu i odwrócił spojrzenie w bok. Ostre światło lampy mniej go już raziło. Nie roztapiało już wszystkiego w tym jaskrawym blasku. Wzrok Petra napotkał pełne nienawiści oczy we wstrętnej twarzy zasuszonej chudej pielęgniarki. Ta widzi w tobie nie przypadek, ale zajadłego wroga świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego, pomyślał z drwiną. Za pielęgniarką stali jeszcze jacyś dwaj drągale w cywilnych ubraniach. Wpatrywali się w Biergego zimnym, nieludzkim wzrokiem, a to spojrzenie dekonspirowało ich bardziej niż mundur lub dystynkcję. Pachołki Himmlera, pomyślał Peter i zniechęcono odwrócił oczy. To, co oni tu urządzają, to przecież komedia, przyszło mu nagle na myśl. Dają mu całą fachową opiekę lekarską, by doprowadzić go do normalnego stanu, a przesłuchanie w Gestapo zrobi z niego ruinę człowieka, który marzy, by topór kata uwolnił go od mąk ciała. Powrócił myślami do ostatnich wypadków. Klęska przyszła w ostatnim momencie, kiedy był przekonany, że już odniósł ostatni sukces. Na pewno sypnęła go Hilda, co do tego nie miał wątpliwości w ataku histerii traciła rozum zdolna była do wszystkiego skoro nie stawił się w oznaczonym terminie zatelefonowała do swych znajomych zicher z dinstu może kierowała się nie tylko zazdrością chyba w tym jej donosie było więcej logiki niż należało się spodziewać w tej fanatycznej czcicielce hitlera musiał budzić podejrzenia człowiek który pod fałszywym nazwiskiem śliznął się do przybytku niemieckiej wiedzy może do złożenia doniesienia zmusił ją także wyrzuty sumienia, bo przecież sama mu była pomocna swą przyjaźnią. Na myśl o niej otrząsnął się ze wstrętem i zamknął oczy. Gotowe, rzekł zadowolony lekarz. Na psownie wydał surowe polecenie. Dwaj mężczyźni w białych płaszczach pielęgniarzy bezgłośnie podsunęli łóżko na kółkach. Wieźli go długim, wymalowanym na biało, zalanym jasnym słońcem korytarzem, który zdawał się nie mieć końca. Wszystko to robiłoby wrażenie wielkiego spokoju, gdyby nie owe dwa milczące gestapowskie cienie, nieodstępujące wózka na krok. Osłabienie skutkiem głodu i bólu działało jak przypadkowy narkotyk. Bierge drzemał, nawet w chwili, gdy przekładali go z wózka na niski stół operacyjny. Poczuł ostry ból, to płyn zastrzyku wdzierał się w głąb tkanki podskórnej. Nastawianie złamanej kości było już mniej przykre niż poprzedzający jej zastrzyk. Mimo to zemdlał, zanim zabieg się skończył. Ocknął się dopiero, gdy przekładali go na łóżko w małym ciasnym pokoiku z okratowanym oknem. Gestapowcy siedzieli na krzesłach przy łóżku. Sanitariusz przyniósł mu miskę mocnego rosołu, po którym poczuł się przytomniejszy. Rad był z tego powodu, ponieważ zaraz po jedzeniu nastąpiło pierwsze przesłuchanie. Rozpoznał człowieka, który wszedł pierwszy. Był to Olendorf, naczelnik trzeciego oddziału Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Ile to czasu minęło od chwili, gdy widział go po raz pierwszy przy wystawnym obiedzie w winiarni Kępińskiego. Z chłodnego spojrzenia Olendorfa wyczytał, że i on poznał go także. Być może jednak, że hitlerowiec tylko udawał, bo ci służalcy Hitlera to po prostu ludzkie maski w dosłownym tego słowa znaczeniu. Szybko przygotowywał sobie odpowiedzi, tylko kilka, które będzie stale powtarzał. Gestapowcy uwijali się usłużnie wokół Olendorfa, jednego z ich wyższych szefów. Przynieśli mu stolik i krzesło, potem jeszcze drugi stolik dla protokolanta. Bierge machinalnie obserwował ich ruchy. Cóż za komedia rozegra się tu w związku ze sprawą zabicia jednego człowieka? Przesłuchanie rozpoczął mały, grubawy komisarz. Olendorf siedział spokojnie, pozornie bez zainteresowania, tylko od czasu do czasu rzucał szybkie, zimne spojrzenie na delikwenta. Kiedy Bierge podał swe przydrane nazwisko, Gustav Nilsson z Lund, wydało mu się, że tamten uśmiechnął się nieznacznie. — To nie jest pańskie prawdziwe nazwisko — rzekł surowo komisarz. — Pan nazywa się Peter Bierge i pochodzi z Norwegii. — To omyłka — odpowiedział spokojnie Peter — Nazywam się tak, jak panu powiedziałem, a jestem asystentem profesora Swedberga na Uniwersytecie w Lund. Ambasada szwedzka to panu potwierdzi. Komisarz skrzywił się i podał Olendorfowi wydobytą z papierowej teczki kartkę papieru. Olendorf rzucił na nią okiem, skinął głową i zwrócił mu ją. Nie będziemy się na razie zajmowali kwestią identyfikacji pana, zaznaczył komisarz pogardliwie. Dlaczego pan wtargnął do podziemnego laboratorium fizycznego? Bierge zauważył, że nie użył nazwy aparatura atomowa. Przyszło mu na myśl, że tego rodzaju nazwa prawdopodobnie nigdy nie wejdzie do akt sądowych. Chciałem zobaczyć aparaturę atomową, odpowiedział zgodnie z prawdą. W jakim celu postawił pierwsze pytanie Olendorf? W celu czysto naukowym, panie Olendorf, odparł z zuchwale Peter. Hitlerowski dygnitarz drgnął lekko, usłyszawszy własne nazwisko, którego dotąd nikt z obecnych nie wypowiedział. Potem uśmiechnął się ironicznie. Freilich, być może, rzucił drwiąco i przekazał dalsze śledztwo komisarzowi. Komisarz najwidoczniej nie był na wysokości zadania. Świadczyło o tym choćby jego następne pytanie. Wiedział pan, że wejście do tego schronu jest surowo wzbronione. Oczywiście, dlatego do dostałem się tam z zewnątrz przewodem wentylacyjnym, jak panowie zapewne już zdołali ustalić odpowiedział drwiąco Peter. Komisarz milczał. Nagle przechylił się przez stół i wyciągnąwszy rękę w stronę łóżka, zawołał groźnie. Wiedział pan o tym, że Führer przyjdzie zwiedzać ten schron? Jak błyskawica olśniła go nagła myśl. Ci durni myślą, że przyszedłem tu dokonać zamachu na ich boskiego wodza. Nie mogło być lepszego postawienia sprawy, jakkolwiek rezultat będzie taki sam, katowski topór. Ale nikomu nie przyjdzie na myśl, że przyszedł zniszczyć aparaturę atomową. I nikt z tego punktu widzenia nie będzie się zajmował tą aparaturą. A to była jedyna sprawa, na której mu zależało. Trzeba więc utwierdzić ich w tej wierze. Nie wolno dopuścić, by wpadli na inny trop. Starannie zaczął dobierać słowa. Komisarz wciąż atakował go nowymi pytaniami. Rzecz prosta, iż wiedział, że przyjdzie wódz. Przecież gestapo bez jakiegoś powodu nie będzie przeprowadzać inspekcji w laboratorium, gdzie pracują tylko ludzie godni zaufania. Obecność ward wojskowych wskazywała na to, że spodziewana jest wizyta bardzo wysoko postawionej osoby. Komisarz miał bardzo zadowoloną minę. Teraz Olendorf zwrócił się do Biergego, a na jego twarzy zjawił się wyraz niezwykłego zainteresowania. Robiło to wrażenie, że chce coś powiedzieć, ale milczał ciągle i nad czymś rozmyślał. Dalsze pytanie komisarza dotyczyło broni, czy przyniósł ją z zamiarem zrobienia z niej użytku. Nie, nic podobnego nawet mu na myśl nie przyszło, po prostu miał zwyczaj chodzić z bronią. W zaciemnionym berlinie rozmaite rzeczy się dzieją, odpowiedział Peter z niewinną miną. Na tę obraźliwą opinię o stanie bezpieczeństwa w stolicy komisarz chrząknął groźnie. Sięgnął do teczki i wydobył mały, czarny przedmiot. Biergę zaciekawiony uniósł się na łóżku, poznał swój rewolwer. Browning belgijski, wyprodukowany w fabryce broni w Leodium, numer 654879, magazynek pięciostrzałowy, kaliber 6,35, dyktował komisarz protokolantowi. Skąd pan wziął tę broń? Zwrócił się do Biergego. Mam ją z domu, z Oslo, z domu z Lund, powtórzył Peter z uśmiechem. Jak ją pan przewiózł przez granicę? W kieszeni nikt mnie nie rewidował. Komisarz westchnął niezadowolony i schował broń. Wreszcie wystąpił z pytaniem, na które Peter czekał od początku przesłuchania. — Skąd pan zna panią dr Hilde Grynekę? Nie znam absolutnie nikogo o tym nazwisku — odpowiedział stanowczo Bierge. Olendor wrzucił mu spojrzenie spod oka, ale zaraz potem odwrócił się znowu w inną stronę. — Czy profesor Hahn wiedział, że Nilsson to nie jest pańskie prawdziwe nazwisko? — Nilsson to jest moje prawdziwe nazwisko. Olendorf wstał. Komisarz niezadowolony zaczął składać swe dokumenty. Podszedł do niego protokolant z papierami. Nie spojrzał na niego, tylko skinął głową. Biergemu podano pióro i zażądano, by podpisał protokół. — Czy mogę to przeczytać? — spytał Bierge grzecznie. Olendorf kiwnął głową i wyszedł z pokoju. Bierge szybko czytał gęsto zapisany arkusz. Wszystko było w porządku. Protokolant zanotował dokładnie pytania komisarza i jego własne odpowiedzi. Pewnym ruchem ręki podpisał i został sam ze swymi nieodłącznymi gestapowcami. Potem przyniesiono mu bardzo smaczny obiad. Zjadł z apetytem człowieka, który pościł przez 24 godziny. Dwa dni jeszcze był w szpitalu, potem samochodem osobowym, oszczelnie zasłoniętych firankach, mimo iż była ciemna noc, przewieziono go do więzienia. Miał jakieś niewyraźne przeczucie, że wiozą go do północno-wschodniej części Berlina, ale nie był tego pewien. Wsadzono go do pojedynczej celi i przez tydzień miał spokój. Potem przyszło nowe przesłuchanie, prowadzone już przez innych ludzi i innymi metodami. Postawiono go twarzą do ściany, ale nie mógł się utrzymać na złamanej nodze i z bólu zemdlał. Oblali go zimną wodą i posadzili na krześle. Przesłuchanie toczyło się dalej. Nastąpiło parę pytań. Potem jeden z asystujących wstał i wielkim ciężkim kluczem wybił mu przednie zęby. Jeszcze pluł krew wraz ze śliną, gdy ktoś z tyłu zarzucił mu na szyję drut z jedwabnej izolacji. W miarę następujących pytań i oczekiwania na odpowiedzi, pętla zaciskała się coraz bardziej. Zimna woda przywoływała go do przytomności. Wreszcie świadomość rozpłynęła się w straszliwym bólu i rozpaczliwym uczuciu duszącego się człowieka. Ale Peter Bierge zeznań swych nie zmienił. Odzyskawszy w celi przytomność, powiedział sobie, że jedynym rozsądnym wyjściem z tej hitlerowskiej katowni jest samobójstwo. Będzie to nieco innego tylko przybliżenie owego momentu, gdy życie jego się skończy. Przedłużanie egzystencji o kilka dni czy tygodni za cenę strasznych katuszy nie ma sensu. Zaczął trzeźwo rozmyślać, jak pozbawić się życia. Możliwości miał niewiele, podejrzewał, że hitlerowcy brali pod uwagę taką jego decyzję. Cela przypominała separatkę groźnych furiatów. Mebli nie było żadnych, tylko materac i koc tak twardy, że nie mógł go rozedrzeć i skręcić z niego wyzwalającą pętlę na szyję. Nie było także jej na czym umocować. Drzwi bez klamki od wewnątrz, a małe, gęsto kratowane okienko z mlecznego szkła tak wysoko, że kraty nie mógł dosięgnąć. Nie miał ani ubrania, ani bielizny, tylko kaftan i kalesony z jakiegoś cienkiego materiału, który rwał się natychmiast, gdy próbowało winąć kaftan wokół szyi i zaciągnąć go jak pętle. Zorientował się, że próba ta była bezsensowna, dał więc temu spokój. Straciłby przytomność, zanim zacisnąłby pętlę tak mocno, by mógł się udusić. Podbiegł do ściany, ale nie zdołał uderzyć głową tak mocno, by czaszka pękła. Zwalił się na ziemię z uczuciem tępego bólu. Chwilę odpoczywał, zbierając myśli. Roztrząsał znowu wszystkie sposoby gwałtownej śmierci, i doszedł do przekonania, że pozostają mu tylko dwa: przegryźć tętnice na rękach albo rozpocząć głodówkę. Czuł, że na głodówkę nie będzie miał sił, zdecydował się więc na pierwszy sposób. Ledwie sięgnął zębami na pięstka, drzwi się otwarły i niewidzialny strażnik, który z sadystyczną rozkoszą obserwował jego dotychczasowe próby samobójstwa, interweniował. Najpierw skopał Petra do utraty przetomności, potem rozsiadł się w jego celi na stałe. Od tej chwili więzień ani na moment nie był sam. Otępiały zdał się na łaskę losu. Brud więzienny, obrzydliwa strawa, stała obecność strażnika, wszystko to sprzysięgło się, by zabić w nim resztki sił ciała i ducha. Fanatycznie tylko koncentrował resztki swego umysłu na paru zdaniach. Jestem Gustav Nilsson z Lund, nie znam Hildy Grünecke. Chciałem tylko zobaczyć aparaturę atomową. Przy drugim przesłuchaniu, kiedy powieszono go głową w dół i gdy niezagojone złamanie powodowało szaleńcze bóle, zgodził się, że chciał dokonać zamachu na Führera. Zostawili go w spokoju dłużej niż tydzień, potem jednak przyszło trzecie przesłuchanie z biciem drutem kolczastym i posypywaniem ran proszkiem. Zemdlał, a gdy go przyprowadzono do przytomności, krwawiącymi wargami powtórzył, że nazywa się Gustav Nilsson, że nie zna ani Hildy Grineke. Ani nikogo innego, z wyjątkiem ludzi z zakładu profesora Hanna i rodziny swej gospodyni. Po tym śledztwie dostał gorączki. Rany na skatowanych plecach zaogniły się i zaczęły ropieć. Skoro hitlerowski wymiar sprawiedliwości życzył sobie, by wytrzymał do reżyserowanego Volksgerichtu, czyli komedii urządzanej z tzw. sądem ludowym, musiał przekazać Biergego na jakiś czas pod opiekę szpitala. Spędził w szpitalu więziennym blisko czternaście dni, a tam, przy lepszym wyżywieniu, stan jego, tak fizyczny, jak i psychiczny, poprawił się znacznie. Chodził bez laski, ale utykał, a lekarz więzienny zrobił ironiczną uwagę, że będzie tak utykał aż do śmierci. Do celi wrócił znacznie spokojniejszy, chociaż tam czekał na niego ów nieodłączny towarzysz. Ujrzawszy go znowu uśmiechnął się, teraz nie próbowałby już samobójstwa. Ten wieczny cień obok brudnego materaca był zupełnie niepotrzebny. Gdy w bezsenne noce wpatrywał się w matową mrugającą żarówkę, oświetlającą stale jego cele, analizował samego siebie. Zaskoczyła go myśl, że ta jego nowa ochota do życia pochodzi z świadomego przekonania, iż to przesłuchanie, które skończyło się pobytem w szpitalu, było już ostatnie, że nie czekają go już żadne dalsze męczarnie, budzące w nim tak wielkie przerażenie. Wstyd mu się zrobiło własnej małoduszności. Przelotną pociechę znalazł w stwierdzeniu, że nawet Chrystus na górze oliwnej bał się, jak twierdzi Biblia. Wsłuchując się w ciche chrapanie strażnika, który doskonale umiał spać w pozycji siedzącej, zastanawiał się, co będzie dalej. Oczywiście sąd, ale chyba nie publiczny. Hitlerowcy przywiązywali wielką wagę do komedii sprawiedliwości, więc nie wyślą go zapewne do celi śmierci bez odpowiedniej, pompatycznej uroczystości. Czeka go jeszcze. Jedna zła chwila, dzień, który już nie będzie miał jutra, ale tylu ludzi przeszło przez tę próbę, przejdzie i on nie bał się śmierci, przynajmniej to sobie wmawiał. Tyle już razy jako żołnierz patrzył jej w oczy. Wtedy właśnie na chwilę odezwał się w nim matematyk. Spróbował zakłócić jego spokój cyniczną uwagą, by nie mieszał pewności katowskiego topora z prawdopodobieństwem śmierci w walce, gdzie zawsze istnieje tylko pewien procent straty. Odtrącił ostatecznie tę myśl i spokojnie usnął. Ponieważ Bierge zgubił się już w rachubie kalendarza, nie wiedział więc, czy sąd wypadł na 8 czy 9 listopada. Ale, że nadszedł w dzień, wiedział już zawczasu, gdy do celi wszedł z dozorcą milczący fryzjer. Ogolił go starannie, przystrzygł mu włosy. Więc jednak będzie publiczność. Pomyślał i poprosił fryzjera, by dał mu lusterko. Odmówiono mu. Znalazło się jednak coś, co zastąpiło lustro, pełna miska wody, którą przyniósł dozorca do mycia. Cóż za nieoczekiwany luksus? Bierge potrafił to ocenić, myjąc piaskowym mydłem ręce i górną część ciała. Zanim jeszcze woda zmętniała, nachylił się nad tym skromnym zwierciadłem i spojrzał zdumiony. Jak bardzo zmienił się jego wygląd. Głęboko zapadnięte policzki. Od skroni aż po szyję biaława blizna od rany szarpanej, wyniesionej ze schronu atomowego, włosy na skroniach mocno szpakowate. Dziś już Hilda nie zatrzymałaby dla mnie swego auta, pomyślał z goryczą. Chociaż się bronił, myśl o niej powracała znowu. Stwierdził ze zdziwieniem, że właściwie nie czuje do niej żalu. Doszedł już do takiego stanu, w którym jedyną formą wiary odpowiadającą jego sytuacji stał się fatalizm. To los, to tylko los rządził jego życiem, tak jak i życiem setek milionów innych ludzi, za pośrednictwem szalonego kaprala. A ten kapral znowu był tylko kukłą w rękach losu, który umieścił go na jedynej możliwej, stanowiącej idealną pożywkę glebie, w Niemczech, dyszących od lat dwudziestu, rządzą odwetu. W tych Niemczech, które sam szatan ustawił. Na diabelskiej przełęczy między kapitalistycznym liberalizmem na zachodzie i marksistowskim socjalizmem na wschodzie. W trakcie tych rozmyślań wszedł dozorca. Przyniósł mu garnitur, który miał na sobie ostatniego dnia pobytu na wolności. Szorstko wydał mu polecenie, by szybko się przebrał. Peter patrzył na swoją własność, która nasuwała mu wspomnienia tego, co było kiedyś, a co, jak sądził, skończyło się bezpowrotnie i nieodwołalnie. Uczucie, że ma na sobie to samo ubranie jak za czasów wolności, czy też prawie wolności, w tym bowiem policyjnym państwie niewolników i sadystycznych katów nikt nie był wolny, może nawet i sam, tzw. filer, dziwne w nim wywołało wrażenie, ale przerzuciło myśli na inne tory. Pogrążony we wspomnieniach, utykając, wszedł za dwoma dozorcami. Dwaj inni deptali mu po piętach. Na niewielką salę sądową, pełną wyborowej, jak się zdawało publiczności. Nie zwrócił specjalnej uwagi na stół prezydialny. Bardziej zainteresował go stojący z boku mały stolik, przy którym siedział samotny mężczyzna. Aha, to obrońca z urzędu pomyślał. Komedia musi być konsekwentna. Ci hitlerowcy kultur-tregerzy nie chcą pominąć nic ludzkiego w jej inscenizacji. Potem już całą jego uwagę przykuła długa, wygięta w ława z pulpitem, a w niej pięciu czy sześciu siedzących mężczyzn. Przemknął po niej spojrzeniem. Wzrok jego ze zdziwieniem zatrzymał się dłużej na gładko ogolonej, przebiegłej, szczurzej twarzy. Nie omylił się. Widział ją przecież zawsze jednakowo na tak wielu reprodukcjach. To był bez wątpienia Józef Goebbels, Mefisto III Rzeszy. Diabeł kulawy, który tyle już razy starał się udowodnić światu, że prawda to tylko zwykłe słowo bez znaczenia. To jednak powód do dumy, że tak wysoka osobistość poświęca uwagę skromnemu sierżantowi norweskiej armii powiedział sobie z przelotnym uśmieszkiem w chwili, gdy wzrok jego natknął się na przeszywające spojrzenie ministra propagandy Rzeszy. Pierwsza część procesu była nieciekawa. Ograniczała się głównie do powtarzania jego wypowiedzi, ale kiedy przewodniczący sądu podniesionym tonem odczytał zeznanie, że oskarżony chciał dokonać zamachu na Führera, gwar powstał wśród publiczności. Peter był ogromnie ciekawy, jakiego urzędowy obrońca będzie go bronił wobec takiego oskarżenia, ale na razie trzeba było uzbroić się w cierpliwość. Sąd przeszedł do dalszego, bez wątpienia ciekawszej części. Przewodu sądowego. Do ustalenia jego tożsamości. Wystąpiła teraz wraz z synem zmaltretowana pani Miller. Najwidoczniej przyprowadzono ich oboje z więzienia. Było to wyraźnie znać na twarzy udręczonej kobiety. Jej zuchwały snalek był teraz bardzo pokorny. — Widzisz, łobuzie — pomyślał Bierge z satysfakcją — pokazali ci hitlerowcy na twojej własnej skórze owe metody, jakich cię uczyli, by się stosował do ludzi niższych raz. Żal mu było natomiast Millerowe i ciekawe, czy dostała wiadomość od męża, na którą czekała już od trzech miesięcy. Służba na okrętach podwodnych to bardzo niepewna hipoteka. Frau Miller i jej chłopak znali tego pana tylko jako Gustawa Nilsona, ale udręczona kobieta przypomniała sobie, że kiedyś dał jej pewne polecenie dla jakiejś pani, a także i list. Miała jej powiedzieć, że jakiś pan wyjechał na parę tygodni. Nie, jak się nazywała, nie wiedziała. Dobrze byłoby, gdyby wiedziała, mogłaby się stąd wydostać, o ile to w ogóle wchodzi w rachubę, pomyślał Peter. Przewodniczący kazał ją wyprowadzić i polecił wezwać Hilde Grineke. Peter wstrzymał oddech i poczerwieniał. Miał zobaczyć Hilde w obliczu całego sądu. Przygotował się więc do stawienia czoła nowej sytuacji. Zanim zdołał uładzić rozpierzchłe myśli... W korytarzu rozległ się triumfalny okrzyk pani Millerowej. To właśnie ta pani, co przyszła po list, panie przewodniczący. To, napoznaję ją zupełnie dokładnie, jęcza Frau Miller. Dozorca uspokoił ją pałką. Przewodniczący sądu polecił przyprowadzić ją z powrotem przed trybunał, gdzie rozdygotana powtórzyła swoje zeznanie. Peter ze zdumieniem zauważył na rękawie Hildy więzienną opaskę. Jak to więc ją zamknęli, mimo iż złożyła doniesienie, mimo iż zajmowała tak wpływowe stanowisko w wysokich kołach hitlerowskich? Nie tylko ją aresztowano, ale i wpakowano do więzienia. Świadczyły o tym wyraźne ślady na jej twarzy. Wpatrywała się w niego tempo i uporczywie, ale spojrzenie jej tak było bez wyrazu, że nic z niego nie mógł wyczytać. Niechętnie odwrócił głowę, dostrzegł swego obrońcę, który nawet nie próbował ukryć, jak bardzo się nudzi. Dosłyszał głos Hildy, jakby gdzieś z daleka. Tak, była u tej kobiety, ponieważ pan Bierge powiedział jej, że tam mieszka. Ta wypowiedź zdezorientowała sędziów. dobrą chwilę trwało, zanim tępi ławnicy zrozumieli, jak się to stało, że Hilda już wtedy nie wpadła na oszustwo z nazwiskiem Nilsson. Pani Millerowa po prostu zgodnie z poleceniem powiedziała Hildzie, że pan Bierge wyjechał, bo fabryka wysłała go na prowincję. Hilda zaś nie wypytywała o nic, zadowoliła się zostawionym dla niej przez Biergego listem. Czy pani poznaje tego człowieka? Spytał przewodniczący, wskazując Petra teatralnym gestem. Peter wstał i spokojnie wytrzymał zabójcze spojrzenie Hildy. Tym razem czaiła się w nim już nieskrywana nienawiść. Tak jest, poznaje. Panie przewodniczący, znam go dobrze ze studiów w Gettyndze, rzekła gwałtownie. Ta pani się myli, panie przewodniczący. Tu chodzi o jakieś przypadkowe podobieństwo. Jestem Gustaw Nilsson, powiedział Peter spokojnie. Odcinek dziewiętnasty. Przewodniczący uśmiechnął się ironicznie i kazał odprowadzić świadka. Gdy odchodziła, Peter nie spuszczał z niej wzroku. Obejrzała się, jak oczekiwał, ale w tej krótkiej sekundzie w oczach jej wyczytał takie przerażenie i taką rozpacz, że zrobiło mu się jej serdecznie żal. Wiedział, że podzieli jego los, że sąd nie uwierzył jego zeznaniom, lecz podejrzewał ją także o prowadzenie podwójnej gry. W tej chwili był przekonany, że i Hilda orientuje się również, co ją czeka. Całym wysiłkiem woli skupił myśli na dalszym przebiegu przewodu sądowego, który zbliżał się do dramatycznego zakończenia. Przewodniczący sądu z wielkiej sterty papieru wyciągnął jakiś arkusz, z którego podniesionym tonem zaczął odczytywać szczegółowe personalia oskarżonego. A było w nich wszystko. Że wraz z ewakuowanymi zdradzieckimi wojskami króla Hakona VII opuścił Norwegię, że na obczyźnie służył we wrogich szeregach przeciwko swojej ojczyźnie. Z ironicznym uśmiechem słuchał Peter tej przewrotnej lekcji norweskiego patriotyzmu, a na pytanie przewodniczącego, czy do przeczytanych danych Chciałby coś dodać? Odpowiedział, że nie, ponieważ te dane nie jego dotyczą. Przeprowadzona zaraz potem konfrontacja z profesorem Hanem nie wniosła nic ciekawego. Petrowi przez chwilę wstyd było, że musi konsekwentnie prowadzić dalej fałszywą grę wobec człowieka, którego darzył szacunkiem, o ile można było w ogóle darzyć szacunkiem członka narodu, ponoszącego kolektywną odpowiedzialność za rozpętanie wojny. Ale szybko odzyskał pewność siebie i badawcze spojrzenie uczonego wytrzymał spokojnie, bez zmieszania. Han zeznał, iż zawsze był przekonany, że pracuje u niego Gustav Nilsson, asystent profesora Swedberga z Lund, a ten człowiek, wskazał na Biergego, wykazał się wszelkimi możliwymi dokumentami, jakie on sam uważał za nieodzowne ze względów na bezpieczeństwo niemieckiej wiedzy. Posiadał nawet polecenie ambasady niemieckiej w Sztokholmie. Prokurator natychmiast ukazał specjalne zainteresowanie tą kwestią, ale przewodniczący sądu mógł tylko skonstatować z kwaśną miną, że polecenie sztokholmskiej ambasady jest autentyczne. Potem profesora Hanna zwolniono. Przy wyjściu bardzo zakłopotany odpowiedział kiwnięciem głowy, na pełen szacunku ukłon Petra, a ten z zadowoleniem zdołał zauważyć, że profesor nie miał opaski więźnia zatrzymanego do śledztwa. Widocznie zbyt był hitlerowcom potrzebny. Dalszy świadek, rzucił krótko przewodniczący. Już sam fakt, że nie wymieniono jego nazwiska, a także podświadome uczucie, że jest w tym wszystkim jakaś gradacja, zmusiły Biergego do wzmożenia czujności. Przed sądem skłonił się wysoki, chudy, łysy człowiek w staromodnych, w złoconej oprawie binoklach na nosie. Na polecenie przewodniczącego obejrzał się na Petra. Sala ucichła, skupiona w oczekiwaniu. Niepotrzebne było nawet pytanie przewodniczącego, by Peter zorientował się, kogo ma przed sobą. Atmosfera sali sądowej zelektryzowana była tragicznym wyczekiwaniem. Czy świadek zna tego człowieka? Pytał przewodniczący. Świadek mocniej nasunął binokle na nos. Przez chwilę wpatrywał się w Petra spojrzeniem szaro-niebieskich oczu, potem znów odwrócił się w stronę trybunału. Nie znam, panie przewodniczący. Nigdy w życiu go nie widziałem powiedział stanowczo z mocnym cudzoziemskim akcentem. Nim jeszcze wtajemniczeni, znając nazwisko świadka, zdołali wyrazić zdumienia, także i zadowolenie, to bowiem była największa sensacja całego procesu, odezwał się spokojny głos Petra. — Jak to, panie profesorze Swedberg? Pan wypiera się swego długoletniego asystenta Gustawa Nilsona? Boi się pan, że będzie pan oskarżony o współudział w zamachu na Führera? Ostatnie słowa Biergego rozpłynęły się w gwarze, jaki podniósł się na sali. Kiedy wreszcie udało się przewodniczącemu przywrócić ciszę, Petra zaatakowano od razu z dwóch stron. Przewodniczący powtórzył upomnienie, aby odpowiadał tylko gdy go pytają, a profesor Svedberg, który poczerwieniał po jego słowach, teraz karcił go gorączkowo, nazywając kłamcą i oszustem. Zaparł się mnie jak Piotr Chrystusa, powiedział drwiąco Peter, gdy profesor Svedberg skończył, a przewodniczący zapytał, czy chciałby coś dodać do zeznania ostatniego świadka. Profesor wyszedł gestykulując nerwowo. Przemówienie swe rozpoczął prokurator. Nie było ono ani zbyt długie, ani interesujące. Apogeum stanowił wyświechtany frazes, od czasu tak zwanego zamachu monachijskiego wielokrotnie już powtarzany, że zbrodnicze władze Wielkiej Brytanii raz jeszcze nasłały wynajętych zbirów na fiurera, Lecz na szczęście opatrzność boska uchroniła go, i to już po raz drugi w tak krótkim czasie, a po raz nie wiadomo który od czasu, gdy stanął na czele Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Peter odetchnął z ulgą, był bardzo zadowolony. Fikcja zamachu na Hitlera przyjęła się, zapuściła głębokie korzenie. W aktach tego paszkwilu na sąd stała się absolutną prawdą w stylu Gebelsa. Przypomniawszy sobie tego wielkiego propagandzista, odwrócił głowę, ale na ławie dla wyborowych gości już go nie było. Pan minister Rzeszy nie był ciekaw wyroku, ponieważ znał go już dobrze, pomyślał, i uśmiechnął się ironicznie. Pogłaskał się po ogolonej brodzie, jak to przyjemnie, że znikła wreszcie ta szczycina zarostu. Mowa obrońcy, na którą cieszył się od samego początku, nie przyniosła mu rozczarowania. Znudzony człowiek podniósł się, złożył wszystkie przepisane ukłony, a potem w jednym zdaniu prosił sąd o miłosierdzie, przytaczając jako okoliczności łagodzące, że oskarżony przyznał się do winy, że opatrzność boska, nie jest zbyt oryginalny, pomyślał Peter skoro musiał się posłużyć oklepanym frazesem, pokrzyżowała zamiary oskarżonego, że bez wątpienia oskarżonego namówili do tego ludzie, którzy powinni znaleźć się na jego miejscu. Jak dotąd uniknęli oni sprawiedliwej kary, ale ostatecznie nie ujdą jej w nowej Europie Adolfa Hitlera. Potem obrońca skłonił się sądowi, napił się wody i usiadłszy, pogrążył się bez reszty w absolutnej obojętności na wszystko, co działo się wokół niego. Teraz sąd udał się na naradę. Trwała ona wszystkiego kilka minut. Peter stojąc wysłuchał wyroku, w którym przewodniczący wymieniwszy cały szereg rozmaitych paragrafów, zakończył oświadczeniem, że oskarżony Peter Bierge zostaje skazany na karę śmierci. Rozdział dziewiętnasty. Mijały dni, jeden taki jak drugi, żadnej między nimi nie było różnicy. Jedzenie było stale tak samo podłe, tylko mały skrawek dorsza w cuchnącej zupie podkreślił datę Wigilii Bożego Narodzenia. Bierge ze zdziwieniem uświadomił sobie, iż tradycje tego święta tak są silne, że nie oparło się im nawet hitlerowskie więzienie. Jego strażnik zniknął zaraz po zakończeniu przewodu sądowego, teraz gdy śmierć jego została już urzędowo zaakceptowana, nikt nie próbował przeszkadzać mu w popełnianiu samobójstwa. Po trzech dniach zawiadomiono go, że jego prośba o łaskę została odrzucona. Był to dla niego mocny wstrząs, ale opanował się i spokojnie czekał, aż ten następny dzień będzie już ostatni. Był przekonany, że wykonanie wyroku następuje w odpowiednim terminie, prawdopodobnie zaraz po odrzuceniu prośby o łaskę. Teraz zrozumiał, że był w błędzie. Co to może znaczyć? Orientowali się, że kłamał, skoro tak dokładnie przynajmniej we własnym pojęciu stwierdzili jego tożsamość, której Peter wypierał się tylko dlatego, że takie były zasadnicze wymagania Intelligence Service które wbijano mu w głowę w Londynie. Nigdy Pan nie chybi celu, jeżeli będzie Pan przyjętą rolę konsekwentnie grał do końca, proszę to sobie zapamiętać raz na zawsze i na odwrót narobi Pan masę złego, jeżeli przyzna się Pan do swego własnego nazwiska pouczał go stary, doświadczony urzędnik. Wciąż nic się nie działo. Peter sam był zdziwiony, gdy zaobserwował, że cieszy go jękliwe wycie syren przeciwlotniczych, chociaż ono także niosło śmierć, tyle że w innej postaci. Naloty powtarzały się coraz częściej, aż pewnego dnia obudziły w sercu Petra szaleńczą nadzieję, że może wojna skończy się zanim hitlerowcy przypomną sobie o nim. Pewnego dnia leżał na cienkim materacu owinięty w kocarz po szyję, cela bowiem była lodowato zimna, i wpatrywał się w ciemność. Od czasu, gdy strażnik opuścił jego cele, żarówka nie świeciła już w nocy. Nagle usłyszał cichutkie pukanie w ścianę. Wsłuchał się i rozpoznał alfabet Morsa. Przysunął się do ściany. Kto tam? Odczytał parokrotnie. Spróbował sam stukać palcem. ściana była z betonu. Może tam go usłyszą. Skazany na śmierć. Dobrze było słychać ponieważ więzień po drugiej stronie odpowiedział tutaj także Słuchaj i podaj dalej Rosjanie weszli do Brandenburgi zakończył zwykłym skrótem oznaczającym koniec wiadomości Peter odpowiedział skrótem że zrozumiał aż drżał z nieuzasadnionej radości przekazując wiadomość przez drugą ścianę nawet fakt że więzień z drugiej strony nie znał alfabetu morsa na jego stukanie odezwały się tylko nieregularne uderzenia, które nic nie mówiły. Nie potrafił zmącić jego radości. Rosjanie idą. To była Ewangelia niewiarygodnej, nieprawdopodobnej radości. Rankiem w dzień aresztowania słyszał ze szwedzkiego radia, że dopiero zdobyli Dniepropietrowsk. Tak, ale to był koniec sierpnia, jest koniec stycznia. Peter uwierzył w nią całym sercem. Teraz każde kroki w korytarzu budziły w nim przerażenie, że idą po niego, że nie doczeka wyzwolenia przez Rosjan. Z upragnieniem czekał na dalsze wiadomości, ale pukanie w ścianę już się nie odezwało. Uniesienie Petra powoli przygasło, może to był żart zbrodniczy, może i samych hitlerowców. Przekonanie, że w żaden sposób nie zdoła uniknąć nieodwołalnej śmierci, wzmogło się jeszcze, gdy otrzymał słowa pożegnania od Hildy a dotarły do niego w dziwaczny sposób wyryte na brudnym dnie blaszanej miski, w której strażnik przynosił mu zupę. Peter byłby ich nie zauważył, ale dozorca podniósł miskę nad głowę, zaczął ją oglądać, by obejrzeć dno, klnąc, że ta łajdacka banda nie szanuje własności państwowej i na wszystkim coś ryje. Było to wyraźne zwrócenie uwagi. Peter zrozumiał je w momencie, gdy po wyjściu tamtego z ciekawością spojrzał i odczytał ostatnie pozdrowienia Hilda. Podstawił miskę nie tknął nawet jej zawartości. Jakimś ślepym trafem procedury sądowej Hilda wyprzedziła go w drodze na szafot. Przebaczyła mu w ostatniej chwili i za pomocą tych trzech wyrytych na brudnym cynku słów żegnała się z nim. Myślało o niej o Iris, a także drogą dziwnych asocjacji o udręczonej pani Miller. Trzy kobiety musiały dać swe życie. By jego zadanie zostało wykonane, dzieliła je przepaść różnic pochodzenia i uczuć, a przecież śmierć połączyła je w jeden sposób. Dziwny, niezbadany los. Wpatrywał się w miskę, ale kiedy się w nim świadomość, że następne jedzenie dostanie dopiero za 24 godziny, sięgnął po łyżkę i zaczął jeść. Dozorca, zabierając pustą miskę, podniósł ją i spojrzał na dno. Nie wymyślał, chociaż przybyła tam gęsta siatka zadrapań, którymi Peter zakreślił wiadomość od Hildy. Zachęcony tym więzień postawił mu pytanie, którego to dzisiaj i co słychać nowego, ale odpowiedzi nie otrzymał. Był to największy nalot, jakiego sprzymierzeni dokonali w biały dzień na Berlin... Ale osłabiony Biergę mimo wszystko przespał go prawie cały. Nie obudziły go ani dzwonki alarmowe, ani bliskie eksplozje kilkutonowych bomb. Pierwsze bomby padły dość daleko, potem jednak trudno ustalić, czy to kaprys lotników, czy też ściśle sprecyzowany plan. przeniosł się w dzielnice, gdzie mieściło się więzienie. Straszliwy wstrząs zatargał całym gmachem. Celem Petra zasypały odłamki muru, a gdy przerażony próbował odetchnąć, zaczął się dusić od pyłu kaszląc raczej instynktownie niż z rozsądku, położył się na podłodze. W korytarzu rozległy się kroki i krzyki, potem otwarły się drzwi sąsiedniej celi i w krótkiej przerwie między jedną a drugą eksplozją brytyjskich bomb, a może były to amerykańskie, usłyszał suchy strzał rewolweru. Teraz ktoś stanął przed jego drzwiami, zaczął szarpać za Było ich dwóch, a może i więcej. Peter słyszał głosy, ale nie rozumiał słów. Podniecony zbliżył się do ciężkich drzwi i przytknął do nich ucho. Teraz słyszał zupełnie wyraźnie. Jeden z mężczyzn klął, że drzwi nie dają się otworzyć. Zaklinowały się pewnie, gdy bomba trafiła w sam środek gmachu. Drugi zaś mu odpowiadał, by dał wreszcie spokój. Stara buda i tak już się pali, więc czas najwyższy załatwić inne przypadki. Peter nie wiedział, co miał na myśli, mówiąc o przypadkach, ale brutalna wyraźna odpowiedź tego drugiego obudziła w nim szalone przerażenie. Masz rację, Willy. To przecież wszystko jedno, czy ten drań spali się, czy dostanie kulkę w tył głowy. Kroki oddaliły się, a Petra ogarnął niepohamowany strach. Krzyczał z całych sił i błagał, by go zastrzelono i nie pozostawiano na śmierć w płomieniach. Powoli do celi zaczął się wdzierać gryzący dym, zmuszając go do kaszlu. Rzecz dziwna, ta zwykła fizjologiczna reakcja podrażnionych śluzówek przywróciła mu opamiętanie. Zastanawiając się nad swoją sytuacją, doszedł do wniosku, że musi gdzieś być jakiś otwór, przez który dostaje się dym. Światła nie było, musiał więc zdać się na dotyk. Szybko zaczął obmacywać ściany, wreszcie znalazł. Między jego celą a sąsiednią, gdzie przed chwilą wchodzili dozorcy, by zastrzelić skazanego na śmierć więźnia, ściana była wywalona na sporej przestrzeni. To dziwne, że wcześniej tego nie zauważyłem, zastanawiał się Peter, szybko ręką sprawdzając otwór. Serce zabiło mu z radości, gdy próbując go nieco powiększyć, stwierdził, że beton usuwa mu się pod palcami. Wetknął głowę w otwór, udało mu się, ale ramiona ugrzęzły. Trzeba było się cofnąć, bo dym wdzierał się do środka i dusił. Kaszlał, łzy płynęły mu z oczu, ale ponownie wsunął się w otwór, tym razem zręcznie, ukosem, prawym ramieniem naprzód. Czuł, że jego kaftan więzienny drze się na strzępy, ale nie ustępował. Stało się tak, że i skórze mniejsza z tym powtarzał sobie. Raz jeszcze zaparł się i szarpnął całym ciałem naprzód. Z rozmachem wleciał do sąsiedniej celi. Może to wszystko nie ma sensu, trzeba było spokojnie czekać na śmierć we własnej celi, przecież dozorcy na pewno pozamykali za sobą wszystkie drzwi, mówił sobie w duchu jeszcze w chwili, gdy głową naprzód leciał w gryzący dym sąsiedniej celi. Ale gdy podniósł głowę, malnie krzyknął z radości, dostrzegł jasną, wąską, pionową szparę uchylonych drzwi, zamknięciem których dozorcy już nie chcieli się trudzić. Ostrożnie, mocnie otworzył drzwi i wysunął głowę. Nie widział nic, korytarz pełen był dymu. Przypomniał sobie kierunek do głównych schodów i ruszył w tamtą stronę, ale żar płomieni zastąpił mu drogę, zaraz na pierwszych stopniach. Nagle wydało mu się, że powietrze jest czystsze. Pod nogami zakrzęściło rozbite szkło. Na końcu korytarza, wybite wybuchem bomby, okno było zakratowane, jak wszystko w tym przeklętym budynku. Wysunął głowę i z rozkoszą wciągnął w płuca świeże powietrze nocy. Przez chwilę spoglądał także na rozjaśniony czerwonym blaskiem rac niebo. Niedobrze jednak było zatrzymywać się tu zbyt długo, albo cała ta przeklęta klatka wypali się do cna, albo zjawi się ktoś z rewolwerem w ręku i będzie koniec. Korytarz zakręcał na prawo, ciemno w nim było i pełno dymu, ale Peter nie miał wyboru. Szedł naprzód, mijał drzwi cel, za którymi rozlegały się dzikie wrzaski ludzi czujących, że czeka ich straszliwa śmierć. Nie mógł im nic pomóc, kto wie zresztą, czy zrobiłby to nawet mając klucze od ich cel? Zbyt mocny był w nim instynkt samozachowawczy, nic nie widział kierował się tylko dotykiem. Nagle ręce trafiły w pustkę. Dobra, to jakiś otwór, może drzwi. Krok naprzód i jakaś przeszkoda. Ręką natknął się na barierę, noga wyczuła stopień schodów. Przed nim wyraźnie zaczęło się rozjaśniać, chyba gdzieś jest okno, przez które dociera łuna pożarów czy blask rakiet. Oświetlenie gmachu zniszczyła bowiem celna bomba. Naraz stanął na coś miękkiego. Otrząsnął się ze wstrętu. Martwy człowiek, może więzień. Nagle olśniła go nowa myśl. Przystanął, zaczął obmacywać zwłoki leżące w dziwnie skulonej postawie na schodach. Wyczuł pod ręką grube sukno i pas. Potem palce jego natknęły się na kaburę rewolweru. To dozorca. Jakże się tu dostał i co mu się stało? Może kark skręcił uciekając? Takiego to nie szkoda, myślał, ciągnąc ciężkiego trupa na pobliski podest. Nie bardzo mu się to udawało, chociaż go tylko w luku miesiące więzienia zżarły jego mięśnie bez reszty. No, nareszcie leży, teraz byle tylko nikt mnie nie zaskoczył, myślał szybko, zdejmując ubranie z dozorcy. Prawdopodobnie jednak ta część więzienia była zupełnie pusta, kiedy bowiem w mundurze zdjętym z dozorcy zszedł na niewielkie podwórze, nie natknął się na nikogo. Bomby sypały się wciąż jeszcze, z czego wywnioskował, że niezbyt wiele czasu płynęło od chwili, gdy celna bomba padła na gmach więzienia. Błądząc po małym podwórku i potykając się na gruzach szukał jakiegoś wyjścia. Wreszcie jakaś furtka ustąpiła pod jego ręką, oczy przywykły do czerwonego blasku na tyle, że widział na parę kroków przed sobą. Za furtką było ciemno, zwały obsuniętych murów, ale powietrze było jakieś lepsze i chłodniejsze, widocznie przedostawało się z zewnątrz. Peter ruszył naprzód uparcie, przedzierając się przez sterty gruzów. Potykał się i padał, podnosił się i szedł dalej. Wreszcie z trudem opanował krzyk radości. Przed nim ział szeroki otwór wyrwany w murze padającą bombą. Za nim jarzyły się płomienie palącego się asfaltu. Inny rodzaj śmierci w ogniu, pomyślał i przystanął. Radość jego tak szybko zgasła, jak się zrodziła. Wyjrzawszy jednak przez otwór, stwierdził, że asfalt pali się tylko po przeciwległej stronie szerokiej ulicy. Tuląc się do muru, powoli zaczął się przekradać dalej, byle tylko uciec od tego ognia. Świst padających bomb pustał, ale nie wiadomo skąd, nadleciał jakiś odłamek szkła i przeciął mu brodę. Niewiele brakowało, by trafił w oko. Peter coraz prędzej kuśtykał w ciemność ulicy, ziejącej przed nim jak czarna przepaść. Świecące choinki lotników, sprzymierzonych już, gasły. Epilog z notatnika Irvinga Fire, fizyka atomowego i kapitana służb technicznych Siódmej Armii USA. W połowie kwietnia 1945 roku sztab główny armii amerykańskiej stacjonował w Rans. Były w nim oczywiście reprezentowane wszystkie rodzaje broni i służb, zaś do sztabu technicznego dołączona była grupa ludzi z alsos organizacji nadzorującej projekt Manhattan. Wchodziłem w skład tej grupy w randze kapitana z tytułem Naukowego Oficera Łącznikowego. Ów przymiotnik naukowy był w stosunku do wojen poprzednich absolutną nowością. Ja sam do owej funkcji nie przywiązywałem wielkiej wagi. Ileż chętniej kontynuowałbym swoje doprowadzone już dość daleko prace w innym sztabie, mianowicie w zespole naukowym profesora Artura H. Comptona na Uniwersytecie w Chicago. Miasto Reims mocno ucierpiało w czasie wojny, ale jako teren zakwaterowania było to miasto wesołe, tak jak i wszystkie inne francuskie miasta. W gruncie rzeczy była to prowincjonalna dziura, którą po paru dniach znało się na wylot. Wiedziałem, że zadaniem naszej małej grupy jest zabezpieczenie wszelkiej niemieckiej aparatury naukowej, mającej coś wspólnego z wojną, a więc aparatury atomowej w pierwszym rzędzie. Tego rodzaju praca interesowałaby mnie znacznie bardziej niż stare miasto koronacyjne królów francuskich, żyjące wciąż jeszcze w stanie upojenia wyzwoleniem. Dlatego też z wielką radością przyjąłem wezwanie do sztabu głównego, jakie otrzymałem dnia 20 kwietnia. Miałem bowiem przeczucie, że znajdzie się dla mnie coś ciekawego. Nadzieje mnie nie zawiodły. Generał Major Francis Grogan po krótkim wstępie wręczył mi dwa rozkazy. Jeden dla mnie, drugi podpisany przez samego Dwighta Eisenhowera dla generała porucznika Aleksandra M. Pacz, szefa siódmej armii. Chodziło nie o bagatelę, ale o aparaturę atomową, którą podobno hitlerowcy ewakuowali z Berlina, zbyt mocno już zbombardowanego przez lotników wszystkich trzech armii sprzymierzonych gdzieś do Niemiec Zachodnich w okolice Henchingen. Nie wiem w jaki sposób generał Grogan zdobył te informacje. Nie próbowałem ich nawet sprawdzać, bo i tak niczego bym się nie dowiedział. Zabrałem oba rozkazy i zająłem się tym, by je szybko i dokładnie wykonać. Przede wszystkim poleciłem trzem chłopakom z Kalifornijskiego Instytutu Technologii, doświadczonym mechanikom, którzy wraz ze mną wchodzili w skład grupy Alsosu, by pakowali swe rzeczy, ponieważ wyjeżdżamy natychmiast. Pełen optymizmu powiedziałem natychmiast, ale minęło parę dobrych godzin, zanim udało się zdobyć samolot, który miał nas zawieźć do miasta Heilbronn. W tym czasie miasto to uparcie bronione przez Niemców. Ponieważ otwierało ono przejście przez rzekę Nekar, było już zdecydowanie w naszych rękach. Trzeba było dotrzeć do generała Patrz, który wtedy stał ze swym sztabem gdzieś w Szwabisz Gmünd. Droga była stosunkowo bezpieczna, ale bardzo podła ze względu na walące po niej nieustanny transporty, więc też nasze auto, pilotowane przez wóz opancerzony, dotarło wreszcie do sztabu generała Patrz 21 kwietnia późnym wieczorem. Nie zwlekając, odszukałem generała, był. W lokalu sztabu, dokąd powrócił po kolacji. Początkowo przyjął mnie bardzo uprzejmie, ale przeczytawszy rozkaz najwyższego dowódcy, zrobił kwaśną minę. Jack zwrócił się do swego adiutanta od kiedy to do dowódców jednostek frontowych nadchodzą rozkazy za pośrednictwem kapitanów służb technicznych? Zapytany uśmiechnął się uprzejmie i ja uśmiechnąłem się także, ponieważ niezbyt grzeczna uwaga tego świetnego żołnierza nie dotknęła mnie wcale. — Niech się pan na mnie nie gniewa, panie generale, — powiedziałem z uśmiechem, — ale to nie moja wina. Potem wyjaśniłem mu pokrótce, o co chodzi, że to istotnie rzecz dużej wagi. Kiedy usłyszał o energii atomowej, zamrugał oczami, twarz jego wypogodziła się od razu. — Hmm, to bardzo wszystko ładnie, — rzekł, wstając z krzesła, — ale tam na górze wyobrażają sobie całą sprawę bardzo różowo, ponieważ są o tyle setek mil za linią frontu. Przecież my nie opanowaliśmy jeszcze całego kraju, przez który przeszliśmy. A wszystkiego... Wąskie pasma ziemi, jakie zdołały obsadzić i zabezpieczyć idące naprzód jednostki. Niech pan pozwoli ze mną. Wszedłem za nim do sąsiedniego pokoju, gdzie wrzało jak w ulu. Drzwi się nie zamykały. Szereg oficerów przyjmowało depesze radiowe i bezpośrednie meldunki poszczególnych dowódców. Właśnie gdy mnie generał wprowadził, podszedł do mapy oficer z arkuszem w ręku i zaczął przedstawiać gwoździki na dolnej części mapy. Spostrzegłszy generała, chciał się cofnąć. Ten jednak polecił mu dokończyć rozpoczętą pracę, ponieważ to właśnie jest mu bardzo potrzebne. — No, widzi pan, — zaczął generał, — patrz, gdy ostatni kolorowy gwoździk zajął swoje miejsce. — To właśnie jest moja siódma armia, — wskazał mi żółte gwoździki oznaczone różnymi cyframi. — Z grubsza mówiąc, trzymamy się teraz na linii Ludwigsburg-Kreilsheim-Normberga-Bayreuth. A te dwa ośrodki wymienione w rozkazie, przywiezionym mi przez pana, zajrzał do papierów, Hechingen i Heigerloch znajdują się w regencji Hohenzollern, czy w księstwie, jak tam to Niemcy nazywają. O, tu. Stupnął w mapę w miejscu położonym na północ od Nekaru, niezbyt daleko od miasta uniwersyteckiego Tybingi. Co się tam dzieje, nie wiem, ciągnął dalej generał. Francuska pierwsza armia wskazał na ciemno-niebieskie gwoździki, operuje koło Stuttgartu, ale przypuszczam, że samego miasta jeszcze nie zdobyła. — Co się stało, Jackie? — adiutant podał mu kartkę papieru, którą tylko co dostał od jednego z pracujących w tym pokoju oficerów. — Ostatni meldunek, sir. — wziął meldunek i zaczął go czytać. — O, właśnie to, czego nam było potrzeba, panie kapitanie. — zwrócił się do mnie. — De l'adre de Tassini to zuch. — dokładnie wykonał ze swymi ludźmi wyznaczone zadanie. — Stuttgart dziś padł, a oprócz tego Wulm Francuzi połączyli się z naszymi wojskami. Widząc radość na mojej twarzy ostrzegawczo podniósł rękę. Zaraz, zaraz, niech się pan jeszcze nie cieszy. Ta operacje Francuzów rozdzieliły Niemców na trzy części. Powstały w ten sposób trzy kotły, w których się oni jeszcze trzymają. Ten pierwszy w Czarnym Lesie pana nie interesuje, za to dwa dalsze bezpośrednio pana dotyczą. Jeden jest w okolicach Stuttgartu, drugi bezpośrednio w regencji Hohenzollern. Dokąd się pan wybiera na północ od Zigmaringen? — To no, wprawdzie rzecz nieprzyjemna, panie generale, ale tym bardziej należy się pośpieszyć, by zabezpieczyć te aparaty, zanim podczas walku legną zniszczeniu — odpowiedziałem. Generał skinął głową. — Dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Nie obiecywał mi wiele, jednak osobiście postarał się o to, by zrobić jak najwięcej. Wyruszyliśmy o szarym świcie, towarzyszył nam oddział lekkich czołgów i pułk zmotoryzowanej piechoty. Kiedy wyjechaliśmy poza Gmünd, zaczęliśmy spotykać na drodze grupki niemieckich żołnierzy, proponujących nam bardzo grzecznie, że chcą, byśmy ich wzięli do niewoli. Nie mieliśmy czasu zajmować się nimi, mogliśmy im więc tylko wskazać miejsce postoju sztabu głównego, gdzie mogą ich zabrać do niewoli. Wielka armia niemiecka najwidoczniej była już w stanie rozkładu. Zaskoczyło nas to, że działo się to właśnie tutaj. Mieliśmy przecież w pamięci żarliwe oświadczenia hitlerowskich przywódców, że południowe Niemcy z ich górami będą ostatnią redutą Rzeszy, której naród niemiecki nie odda nigdy. W podobnym także celu starali się nawet utrzymać Budapeszt przeciwko Rosjanom i jedyną, jaką mieli w rezerwie przyzwoitą, dywizję pancerną, tam wysłali na pomoc zamiast na Dodre. Zdawało się już, że cała wyprawa będzie miała przebieg spokojny, kiedy nagle na jakieś 10 czy 15 mil przed Hechingen trafiliśmy na barykady na drodze. Jechaliśmy dość głębokim wąwozem, a wąska droga zawalona była solidnymi pniami drzew, których lekkie czołgi nie mogły usunąć. Żołnierze zabrali się do usuwania przeszkody, gdy naraz posypały się na nich z obu stron kule. Żołnierze pokryli się, czołgi otworzyły ogień na nieprzyjaciela. Za mniej więcej kwadrans strzelań ucichła. Dowódca pułku zarządził atak. Czołgi wspięły się na strome zbocza, za nimi szła piechota. Jeszcze tylko parę strzałów padło od strony wroga, a potem nasi żołnierze przyprowadzili jeńców. Pięćdziesięciu, może sześćdziesięciu chłopaków, dosłownie chłopców. Najstarszy mógł mieć nie więcej jak szesnaście lat, najmłodszy był zaledwie trzynastoletni. Miny mieli zuchwałe i butne jak Indora, i dowódca oświadczył, że poddali się tylko dlatego, że zabrakło im amunicji. No, spójrzcie na nich rzekł zniechęcony pułkownik Bainbridge. Oto typowe oblicze młodych Niemiec Hitlera. Młode po których nic już nie naprawi, nikt nie przekona, że największą cnotą mężczyzny nie jest walka. Spuścić lanie, panie pułkowniku, radził starszy sierżant. Ta prosta rada ma swoje dobre strony, przyszło mi na myśl. Bardzo możliwe, że Ruzga w wielu wypadkach oddałaby lepsze usługi niż więzienie czy humanistyczne próby reedukacji. Gdy żołnierze śmiejąc się wesoło skoczyli na zbocza popręty, a byli w świetnych humorach, bo strat żadnych nie było, tylko dwóch ludzi odniosło lekkie zranienia, jeńcy byli coraz bardziej zaniepokojeni. Bez wątpienia to była największa hańba, jaka mogła spotkać ich Wychowanków szkół wojskowych, dzielnych werwolfów. Ostatecznie dowódca tej gromady zaczął prosić, by ich raczej zastrzelono. Dostanie cielanie, jak się patrzy, to już postanowione odpowiedział mu pułkownik. Bicie dostali solidne. Odchodząc, mieli miny raczej zbolałe niż bezczelne. Rękami osłaniali wiadome części ciała. Tylko dowódca panował nad sobą. Trzymał ręce jak należy, a przechodząc koło wozu, w którym siedziałem z pułkownikiem. Rzucił pod naszym adresem jakieś wzgardliwe słowo, które w zasobie znanych nam niemieckich słów się nie mieściło. Koło godziny pierwszej w południe zajęliśmy Hechingen, bez najmniejszego oporu. To tutaj został wyewakuowany Kaiser Wilhelm Institut. Zostaliśmy jednak tylko bardzo skromny personel, którego kierownik, jakiś profesor Grüner, oświadczył nam, że większość jego ludzi przebywa w Kaiserloch. Przy aparaturze atomowej był bardzo uprzejmy, robił wrażenie, że jest zadowolony, iż wraz z naszym przybyciem wojna się skończyła. Górską drogą dostaliśmy się bez przeszkód dość szybko, bo w pół godziny do miejscowości Heigerloch, gdzie zastaliśmy aparaturę atomową w największym porządku. Mieściła się w tak solidnym schronie w skałach, że nawet dziesięciotonowa bomba lotnicza nie dałaby jej rady. Odcinek dwudziesty po drodze wypytywałem profesora, jak funkcjonowała aparatura atomowa, ale otrzymywałem tylko wykrętne odpowiedzi. Jeden z młodszych asystentów w Hagerlok zwierzył mi się jednakże, że nie udało im się nigdy ilości początkowej neutronów rozszczepiających jądra atomów i wyzwalających z nich energię powiększyć bardziej niż siedmiokrotnie. Obejrzałem aparaturę, wielki sześcian z chromowej stali obłożony grafitem i wraz z chłopcami zabrałem się do rozmontowywania większość Niemców przyglądała mi się przy tym z ponurymi minami nie chcąc niepotrzebnie psuć im humoru poprosiłem pułkownika by kazał ich gdzieś zamknąć i pilnować roboty mieliśmy wyżej uszu ponieważ było tu licząc grubsza 2000 litrów ciężkiej wody w niej około 60 czy może 80 kostek metalicznego uranu każda około 50 funtów wagi i co najmniej 10 ton grafitu Pierwsza część mego rozkazu brzmiała próbki z wszystkiego, co znajdziecie, wysyłać natychmiast do sztabu głównego. Wykonaliśmy to od razu, opakowując starannie mniej więcej litr ciężkiej wody, jedną kostkę uranu i cegiełkę grafitu. Pułkownik odkomenderował kilka czołgów i kompanie wojska, które pośpiesznie wyruszyły z przesyłką do sztabu generała Pacz, skąd miał ją dalej do Reims przewieźć samolot. Trzy dni trwała praca przy solidnym pakowaniu wszystkiego i ładowaniu na samochody. Ponieważ generał Pacz nie przewidywał potrzeby obsadzenia na stałe owych dwóch miejscowości miasteczka Hechingen i wsi Heigeloch, położonych gdzieś w zapadłych górach cała asysta wojskowa powróciła wraz z nami do gmin. Generał Pacz, wraz ze sztabem już odszedł. Gmin spadł znów do roli małego, etapowego punktu łączności. Zostałem tu na rozkaz sztabu głównego, bym dołączył do sztabu w Dessau. Jak się później okazało, rozkaz ten motywowały pewne nadzieje, jakim nie wiadomo dlaczego łudził się sztab główny, że wojska angloamerykańskie obsadzą Berlin razem z Rosjanami, że więc usługi moje mogą być w stolicy Rzeszy potrzebne. Do Dessau dotarłem dnia 26 kwietnia i tam dowiedziałem się, że o dzień wcześniej patrole V korpusu generała Patona Natknęły się o 300 mil na południowy wschód od miasta, gdzieś koło Torgał, na pułk rosyjski, że więc Niemcy były już definitywnie rozdzielone na dwie części. To oznaczało zakończenie wojny w najbliższym czasie, koniec bezmyślnego mordowania ludzi i niszczenia wszelkiego dobra, powrót do pokojowej pracy. Bardzo się tym ucieszyłem, ale cały dobry nastrój popsuł mi radiogram, jaki dnia następnego otrzymałem ze sztabu głównego. Przytaczam go tutaj w dosłownym brzmieniu. Metallurgical Laboratory Komunikuję. Przesłana próbka wody ciężkiej zanieczyszczona jest wodą lekką w stosunku 15 do 85. Czy przy pakowaniu próbki zachowano czystość i konieczną precyzję? Odpowiedź odwrotnie. Generał Major Grogan. Kiedy minęła moja pierwsza złość, zdumiała mnie opinia Metallurgical Laboratory. Był to kryptonim sztabu naukowego komptona na Uniwersytecie w Chicago. Jakże to możliwe? że próbki, które dnia 22 kwietnia przesłałem do gmin, tak szybko dotarły do Chicago, że już 27 kwietnia miałem w ręku wyniki analizy. Wkrótce dowiedziałem się, że zaraz 23 rano próbki poleciały samolotem z gmin do Rans. Jeżeli tam natychmiast posłano je dalej samolotem, to Compton mógł je otrzymać nie później jak 25, a ponieważ analiza spektografem Mas przebiega szybko, radiogram zasiedzie jeszcze szybciej, nie było w tym więc żadnego cudu, że już 27 kwietnia otrzymałem naganę. W odpowiedzi wysłałem odwrotnie niezwykle długą depeszę. Muszę przyznać, że zawierała trochę słów rozgoryczenia. Napisałem, że hitlerowcy bez wątpienia pracowali za pomocą zanieczyszczonej wody. Dlaczego? O tym nic nie wiadomo. Żal mi było tylko, że nie mam pod ręką tych panów z instytutów w Hechingen, bym mógł ich o to zapytać. Następnego dnia siedziałem w klubie oficerskim, który panowie z trzeciej Armii urządzili sobie w dawnej sali gimnastycznej Hitler Jugend. Kiedy podszedł do mnie goniec ze sztabu V Korpusu, powiedział, że pan generał Hübner życzy sobie zaraz ze mną mówić. Dokończyłem whisky i wyszedłem wraz z gońcem. Generał był jeszcze na jakiejś odprawie, przyjął mnie więc jego adjutant podpułkownik McCoy. Bardzo uprzejmie przepraszał, że mnie fatygowano i że do tego wszystkiego muszę jeszcze czekać, ponieważ pan generał jest zajęty, ma jakąś odprawę. Ale to już chyba długo nie potrwa. — Mamy tu dziwną sprawę, panie kapitanie — mówił. Przed wczoraj rano patrol 273. Pułku 69. Dywizji naszego korpusu zatrzymało 10 mil na północ od Torgał bardzo podejrzanego człowieka. Podjechał pod nasze wysunięte czaty na motocyklu, miał przy sobie list polecający ministra Himmlera do naczelnego wodza wojsk amerykańskich, generała Eisenhowera i przepustkę dla wszystkich formacji wojsk niemieckich. Jakiś parlamentariusz, o którym zapewne Führer nic nie wie, o ile jeszcze w ogóle żyje, zauważyłem. Z początku i my także tak sądziliśmy, ale ledwie zaczęliśmy go przesłuchiwać. Ten człowiek oświadczył, że dokumenty te zdobył na wrogu, że jest agentem brytyjskiej Intelligence Service i że uciekł z Berlina tuż przed otoczeniem go przez Rosjan. Bardzo możliwe odpowiedziałem, ale to przecież łatwo sprawdzić w sztabie Intelligence Service. Każdy taki agent ma swój numer rozpoznawczy i tym podobne. Tylko naprawdę nie wiem, jaki to ma związek z moją osobą. Chwileczkę, zaraz to panu powiem, przerwał mu żywo podpułkownik McCoy. Oczywiście, że wczoraj wysłaliśmy zapytanie do Londynu, tylko odpowiedź jeszcze nie nadeszła. A pana poprosiliśmy dlatego, że ten człowiek, gdy go pytamy, co robił w Berlinie, opowiada jakieś niezwykłe historie z zakresu fizyki, a my, rzecz oczywista, nie jesteśmy specjalistami. Zainteresowała mnie sprawa tajemniczego agenta. Właśnie adiutant skończył, gdy go nieco otworzył drzwi do gabinetu generała i poprosił nas do środka. Generał Hibner przywitał mnie bardzo serdecznie. Podsunął krzesło, poczęstował papierosem i wydał rozkaz adutantowi, by wezwał protokolanta i kazał wprowadzić aresztowanego. Straż wprowadziła utykającego na lewą nogę mężczyznę, robił wrażenie młodego jeszcze, chociaż twarz miał okropnie mizerną, a włos na skroniach mocno siwe. Od chwili, gdy wszedł, nie spuszczałem z niego oka. Wydawał mi się dziwnie znajomy. Już miałem wrażenie, że go poznaję, kiedy nagle mówiąc, coś otworzył usta. Spostrzegłem okropną jamę, brak przednich zębów. — Nie, tego człowieka nie znam — powiedziałem sobie i zainteresowanie moje przygasło. Teraz znów on całą swą uwagę skupił na mnie i to do tego stopnia, że nie dosłyszał postawionego mu przez generała pytania. — Pan daruje ser — zwrócił się grzecznie do generała, który zniecierpliwiony powtórzył pytanie, w jaki sposób zdobył list polecający Himmlera. A potem znów spojrzał na mnie. Niech pan się nie gniewa, panie kapitanie. Może się mylę, ale czy to nie pan brał udział w sympozjum fizyki nuklearnej, jakie odbyło się w 38 roku w Cambridge u profesora Chadwicka? Zerwałem się z krzesła. Więc to jednak pan, no teraz wiem dokładnie, kim pan jest. Pan jest Norwegiem, nazywa się pan Peter Bierge. Przecież wtedy w Cambridge prowadziłem z panem długą dyskusję na temat, jak cząstki radioaktywne przenikają ciała stałe w różnych temperaturach. Gorąco ściskałem mu rękę. Nie mogłem pana poznać, jakże się pan strasznie zmienił, dodałem. No tak, trochę się zmieniłem, panie kapitanie Fire. Panu Irving, na imię, prawda? Dodał z uśmiechem. Potwierdziłem z radością. A więc wszystko jest w najlepszym porządku, wtrącił się do naszej rozmowy generał. Tym bardziej teraz ciekawią mnie pańskie przygody, panie Bierge. Bierge usiadł i namyślał się chwilę. Dobrze rzekł, przypuszczam, że nie ma żadnych powodów, bym nie mógł opowiedzieć panom całej mojej historii od początku. Generał kazał przynieść whisky i wodę sodową. Adiutant podał biergemu ognia do papierosa. Biergę zaczął opowiadać. Kiedy doszedł do tego, jak próbował unieszkodliwić aparaturę atomową, wyjaśniając, że do dziś dnia niestety nie wie, czy Niemcy na to nie wpadli, przerwałem mu, zdziwi się pan, ale nie wpadli. Ci bogom równi zdobywcy świata, którzy z góry wszystko starannie obliczyli, jak miał zwyczaj mówić ich Führer, tu ma pan dowód. Podałem mu radiogram z Chicago, który obwiniał mnie pośrednio za to, że przy pakowaniu ciężkiej wody jej próbki zostały zanieczyszczone. No, teraz mam wspaniałą satysfakcję w stosunku do Metallurgical Laboratory, dodałem. Wytłumaczyłem także generałowi, który nie znał tajników fizyki atomowej, dlaczego ta mała stosunkowo do mieszka zwyczajnej wody do ciężkiej wody musiała uniemożliwić pracę aparatury atomowej. Mianowicie zwyczajny lekki wodór łączy się z neutronami, nie pozwala im na rozbijanie jądra atomowych uranu, a zarazem na wyzwalanie energii atomowej. Stanowi więc swego rodzaju ochronę dla jąder atomowych uranu. Cieszę się, że nie wpadli na to, powiedział Bierge po prostu. Zwrócił mi radiogram i uśmiech rozjaśnił jego chmurną twarz. Potem ciągnął dalej swe opowiadanie. Po ucieczce z więzienia cały dzień ukrywał się w gruzach zbombardowanego domu. Potem odważył się wyjść, dręczył go straszny głód, a w ubraniu dozorcy więziennego znalazł pieniądze i kartki żywnościowe. Zjadł coś w najbliższej piwiarni i śpiesznie wrócił do swej kryjówki. Mundur zwracał na niego uwagę ludzi tym bardziej, że utykał. Postanowił zdobyć przy najbliższej okazji jakieś ubranie cywilne. Spróbował wykonać swój zamiar podczas nalotów, które teraz były na porządku dziennym i nocnym, chociaż łączyło się to z poważnym ryzykiem, ponieważ Niemcy strzelali na miejscu do ludzi obdzierających trupy. Znalazł mężczyznę trafionego dłamkiem bomby. Zabrał jego palto i portfel wraz z pieniędzmi, dokumentami i kartkami żywnościowymi. Zmienił się teraz w Alberta Yegera, urzędnika administracji miejskiej. Lecz miło to nie mógł zdobyć się na odwagę, by ze zdobytymi dokumentami rozpocząć nowe życie. Przypomniał sobie adresy agentów IS, jakie dostał w Sztokholmie, wyruszył na poszukiwanie jednego z nich. Dotąd poruszał się w północno-wschodniej części miasta na przedmieściu Weizenze, gdzie znajdowało się zbombardowane więzienie karne, skąd uciekł. Agent natomiast mieszkał na drugim końcu Berlina, w Charlottenburgu. Bierge wybrał się do niego okrężną drogą. Na mudurze miał palto Alberta Jagera na głowie jego kapelusz. Bez trudu odnalazł dom, w którym mieszkał agent, ale tylko o włos uniknął aresztowania. Bez wątpienia agent brytyjski został aresztowany przez Gestapo, a dozorczyni wysłuchawszy pytania Biergego z pełną podejrzenia miną, kiedy pan Meyer wróci do domu. Ledwie tylko Bierge po jej mrukliwej odpowiedzi, że pan Meyer nieprędko wróci, zdążył opuścić dom, pobiegła do najbliższego komisariatu policji. Zaszedł do najbliższej piwiarni na odrobinę nędznego, słabego piwa i tak się złożyło, że dostrzegł dozorczynię, która pośpiesznie gdzieś pobiegła. Doczekał się także i powrotu wraz z człowiekiem w mundurze. Gdy oboje zniknęli w domu, spokojnie wyszedł. Mimo, że policja miała teraz jego dokładny rysopis, utykanie było dobrym znakiem szczególnym, wybrał się pod drugi adres. Było to na przedmieściu Lichtenfeld, w południowej części miasta. Doszedł niebezpiecznie blisko swego dawnego miejsca pracy. Z domu zastał tylko gruzy. Cała ulica była niemal zrównana z ziemią. Był już początek kwietnia. Bierge postanowił, że będzie się ukrywał tak długo, póki sprzymierzeni nie wejdą do miasta. Jego zdaniem i zdaniem ludzi ukrywających się, podobnie jak on, to wszystko nie mogło już trwać zbyt długo. Angielscy, amerykańscy i rosyjscy lotnicy dniem i nocą krążyli nad miastem. A kiedy w ciszy nocnej człowiek przytknął ucho do ziemi, słychać było wyraźnie głuche dudnienie dział na wschodnim froncie. Bierge nie był sam. W rozwalonych domach na przedmieściach, gdzie ludzie z szupą nigdy nie zachodzili, ukrywały się całe gromady bezdomnych ludzi i uciekinierów przymusowo zwiezionych do pracy z obozów niemieckich, a nawet i z frontu czy z koszar. Łączyli się w niewielkie grupy, bez jakiejś określonej dyscypliny, o stale zmieniającej się liczbie członków, wałęsali się nocami wśród gruzów, szukając żywności. Mierge przyłączył się do małej grupki składającej się z dwóch Rosjan, uciekinierów z obozu, jeńców jednego młodego Niemca, dezertera pochodzącego z Sudetów i trzech starszych wiekiem cywilów, co do których miał podejrzenie, że umknęli z więzienia karnego. Jeden z nich objął komendę nad ich zespołem. A poczynał sobie tak sprytnie, że stosunkowo znośnie dożyli do połowy kwietnia. Ale potem przyszła katastrofa, wielka obława wojskowa w pogoni za dezerterami. Kordony żołnierzy kolejno kontrolowały różne części Berlina. Ale sprawa stała się głośna, więc też ludzie dowiedzieli się o tej akcji zawczasu i zanim nadeszła kolej na południowe przedmieścia, zdołali się rozproszyć. Bierge próbował przedostać się na wschód, uwierzywszy w informację, którą do ich kryjówki przyniósł jakiś uciekinier z Karl Horstu, że Rosjanie stoją już na wschodnich krańcach Berlina. Wiadomość była fałszywa. Doszło do tego dopiero w tydzień później, ale musiał zawrócić, bo natknął się na patrole wojskowe. Wyruszył na zachód w kierunku na Wannsee i na Hawele. przeszedł przez Potsdam. Jakże to już strasznie dawno, kiedy przejeżdżał tędy z Hildą jej autem, przyszło mu na myśl. A natrafiwszy na kolumny pospolitego ruszenia, maszerujący w stronę łaby na front przeciw sprzymierzonym, skręcił na południe. Dalej nie szedł już sam. Przewalały się tu tłumy ludzi, uciekinierzy, którzy wzięli dosłownie groźby gebelsowskiej propagandy i w szaleńczym popłochu przed Rosjanami porzucali swe domy, cały swój dobytek i uciekali na zachód. Po drodze Birgę dawał sobie jakoś radę. Czasem gdzieś na wsi dano mu jeść bezpłatnie. Było tego niewiele, najczęściej ziemniaki z kapustą lub brukwią. W większych osadach tu i ówdzie udało się coś kupić bez kartek, kawał chleba i ryby albo podłe kiełbasy. Pieniędzy miał dosyć. Portfel Alberta Jegera zawierał całą jego pensję miesięczną, mógł więc przepłacać. O dokumenty nikt nikogo nie pytał. Cała sprawnie działająca machina Wielkiej Rzeszy Niemieckiej rozpadała się kawałek po kawałku. Maszyna, w której pękła śruba napędowa i odpadły główne koła, zatrzymywała się ze zbyżytem. Jedyne pytanie, które zadawano Biergemu i innym uciekinierom, brzmiało: Gdzie są Rosjanie? Bierge najczęściej odpowiadał ruszeniem ramionami, ale inni uchodźcy z Berlina, którzy oczywiście nic nie wiedzieli, a za to posiadali bujną fantazję, nie szczędzili straszliwych szczegółów. Pytający słuchali bez tchu, potem biegli do domu pakować węzełki na drogę. Tu i ówdzie ktoś pytał, co się dzieje z Führerem. Na to ruszeniem ramionami odpowiadał nie tylko Bierge, ale jego niemieccy współtowarzysze. I tak Bierge zawędrował gdzieś aż w okolice Wittenbergu. Tam jednak stracił orientację. Miał wprawdzie kupioną w Pożdamie mapę, ale nie była ona na nic przydatna, bo po prostu nie wiedział, gdzie się znajduje. Tego dnia przelecieli nad nimi lotnicy amerykańscy i zaatakowali tłum bronią pokładową. Liczne gromady ludzi rozpierzchły się natychmiast, było późne popołudnie. Biergę zdrowo i cało przeżył ów grad kul, chroniąc się w pełnym błotarowie. Gdy podniósłszy się, zaczął szukać swych dotychczasowych współtowarzyszy, znalazł tylko kilka trupów. Wspierając się na lasce, kuśtykał dalej kiepską polną drogą, daremnie wypatrując jakieś ludzkiej osady. Już o zmroku doszedł do skrzyżowania polnej drogi z przyzwoitą szosą. Tam natknął się na człowieka, który ręczną pompką zupełniał zapas powietrza w oponie motocykla. Przepraszam, czy nie mógłby mi pan powiedzieć, gdzie my właściwie jesteśmy? zaczepił go. Mężczyzna odwrócił się od swej roboty. Biergemu, Oddech zamarł w piersi. Poznał od razu te ostro rzeźbione rysy. Wize, agent Himmlera, człowiek, który był przyczyną jego niepowodzenia w Ryukanie, śmierci Iris i wszystkiego, co się później stało. Zakręciło mu się w głowie. Cały świat przed nim utonął nagle w jakiejś krwawej mgle. Mężczyzna musiał zauważyć nagłą zmianę jego wyrazu twarzy. Puścił pompkę i szybko sięgnął do tylnej kieszeni, ale Bierge już skoczył. Zwalili się obaj. Wize znalazł się pod spodem, lecz rzecz dziwna nie bronił się wcale, leżał bez ruchu. Niepotrzebnie już Bierge zaciskał ręce na jego szyi, aż do chwili, gdy zabrakło mu tchu i wyczerpany docna zwalił się obok niego. To trzonek pompki, na który agent padając trafił głową, wykonał zasadnicze zadanie, przebijając skroń Wizego. Palce Biergego dusiły umierającego już człowieka. Minęła dobra chwila, zanim Bierge odzyskał w pełni świadomość. Wstrząs psychiczny, jaki w nim wywołało to nieoczekiwane spotkanie, kosztował go znacznie więcej niż wyczerpanie fizyczne. Skontrolował kieszenie wizego, zabrał z nich gruby portfel z wszystkimi papierami, odciągnął zwłoki do rowu i wsiadł na motor. Jechał szosą, na chybił trafił. Dopiero późno w nocy dotarł do Jesen, małego brandenburskiego miasteczka leżącego na skraju rozległych torfowisk. Przenocował w hotelu, który, rzecz dziwna, był pusty. Tutaj także przejrzał papiery Wizego. Podpisana przez samego Himmlera przepustka przydała mu się dopiero rankiem, gdy wybrał się w dalszą drogę i gdy zatrzymał go zmotoryzowany niemiecki patrol wojskowy. — Czy pan wie, Herr Vise, że mniej więcej o 10 kilometrów na południe są już amerykańskie patrole? — zapytał go uprzejmy podoficer dowódca patrolu. Pierge pohamował radość i tylko skinął głową. Nacisnął starter i pomknął prosto na południe. Ścigały go zdumione spojrzenia Niemców. W pół godziny później zatrzymał go patrol 273 amerykańskiego pułku piechoty. I to jest cała moja historia, Gentleman zakończył biergę gasząc niedopałek nie wiadomo już którego z rzędu papierosa. Fantastyczne, odezwał się z podziwem generał. Już chciał wstać, ale go zatrzymałem. Niech pan zaczeka, panie generale, to jest tylko połowa historii ciężkiej wody. Mogę opowiedzieć panu jej pierwszą część. Generał usiadł bardzo chętnie. Teraz znowu ja zacząłem opowiadać wszystko, czego się dowiedziałem w Departamencie Policyjnym Alsosu. Starałem się mówić możliwie zwięźle. Mimo to jednak minęła dobra godzina, zanim ze zniszczonego ciężkim nalotem Ryukanu dobrnąłem aż do wraka meksykańskiego szkunera Brio. Słuchano mnie z wielką uwagą. Najbardziej skupiony był Bierge. Cóż za dziwna historia, jak na tych rozstajnych drogach na bezludziu wśród moczarów koło jesen zamknął się cały krąg, zauważył generał kiedy skończyłem. Zaprosił nas na kolację i obiecał dać Biergemu wszystko czego mu potrzeba począwszy od mieszkania. O mieszkanie niech się panowie nie martwią. Wtrąciłem szybko. Mam ładny pokój z wygodną otomaną, prócz solidnego łóżka. Pan Biergę może wybierać. Dobra, więc do zobaczenia na kolacji. Pożegnał nas generał z uśmiechem. Szliśmy powoli w stronę mego mieszkania. Bierge milczał. Dopiero gdy skręciliśmy za róg, odezwał się cicho. Nie wiem, czy ostatecznie wszystko to nie było daremne. Chciałem mu odpowiedzieć, ale przeszkodził mi w tym warkot wielkiego samochodu ciężarowego, który ze zgrzytem hamulców zatrzymał się przy stacji benzynowej tuż koło nas. Staliśmy bez ruchu, ze zgrozą wpatrując się w ludzi siedzących w wozie na zbitych na prędce z desek ławkach. Mówiąc ludzie, używam tego wyrazu tylko jako normalnego określenia, bo te stworzenia, skulone na niewygodnych siedzeniach, tempo, bez zainteresowania, zapatrzone gdzieś w przestrzeń, niewiele miały z ludźmi wspólnego. Chyba tylko dusze. Do dziś jeszcze prześladują mnie we snach jak jakieś widma. Modlę się, by nigdy w życiu nie zdarzyło mi się już spotkać kogoś, kto byłby do nich podobny. Gdy minęło pierwsze koszmarne wrażenie, zwróciłem się z pytaniem do Sierżanta, który wyskoczywszy z wozu hałaśliwie domagał się benzyny. Był to Anglik, powiedział nam, że wraca z Belzen z pierwszym transportem uwolnionych więźniów. Wydają się panu tacy straszni? zaśmiał się Szorstko To jeszcze zuchy chłopaki. Niech pan pojedzie popatrzeć, jak tam w Belzen wygląda, zanim je nasi podpalą. Powiadam panu, kapitanie, pan jest kapitanem, no nie? Ma się w tych waszych amerykańskich dystynkcjach nie wyznaję, że nasz doktor pułkowy, ordynujący w szpitalu, sam nie wie, czy ma przed sobą nieboszczyka, czy żywego człowieka. Splunął głośno. Pan powiada, że to jest piekło, a ja mówię, że to jest najgorsze świństwo od czasu, jak świat istnieje. Podniósł rękę do hełmu i odwrócił się do nas plecami. Widzi pan, Biergę, oto ma pan odpowiedź na swoje pytanie powiedziałem, gdy szliśmy znowu dalej. Tak, ma pan rację, kapitanie, odparł zamyślony Bierge. Teraz już sam zaczynam wierzyć, że to wszystko nie było daremne. Koniec książki Franciszka Bechonka, Wąwóz pod Ryukanem czytał Piotr Olencki. Nagrano w zakładzie wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1987 realizacja akustyczna Joanny Ciborskiej i Anny Puzdrakiewicz